Tylko czy zechce cokolwiek mi wyznać. A może naprawdę to tylko szczeniacki wybryk. A jak udało się potwierdzić fakt, że kości pochodzą z ziemi świętej? Dociekał kolio. Znów odpowiedziała Ilina. Była zdenerwowana. Zbyt dużo faktów ujawniła. Swetan nie pouczył asystentki, na jakie pytania ma odpowiadać, a których unikać. To może świadczyć o jej niewinności. I obciążać cwetana. Dalej, Margarito. Przyznaj się do tego, ile byś dała, żeby to on zabił tego nieszczęśnika z teatru antycznego. Zdemaskujesz go i wsadzisz do więzienia. Ależby to była zemsta. Na nim. Na matce. Jakiś odwet za cierpienie mojej ojca. Przestań, Margarito. Miałaś nie być dziecinna. Jeśli pan zechce pójść ze mną, udostępnię wszelkie wyniki badań. Ogólnie mogę tylko powiedzieć, że to rutynowe badania i procedury. Ilina wchodziła na pewny dla siebie grunt. Badania radioizotopem węgla i ocena pyłków kwiatowych, szczątków roślin oraz odchodów zwierzęcych charakterystycznych dla rejonów Ziemi Świętej. Da się określić, o który konkretnie rejon chodzi? Zauważyłam, że cweton miał mnie dość, Kolio dobrze się bawił, Ilina się denerwowała, a Dymitr nie mógł się skupić. Okolice Jerozolimy. W jej głosie pobrzmiewała duma. A czemu nie powstało tutaj jeszcze muzeum i tak dalej? Dymitr stara się zaistnieć. Cwetan robi zmartwioną minę. Możemy przedstawić certyfikaty, ale nijak nie jesteśmy w stanie udowodnić, że chodzi właśnie o Jana chrzciciela. Nie chodzi jedynie o stare kości. W muzeach są starsze. My chcemy mieć miejsce kultu, nie muzeum. Czemu metody przypuszczał, że to Jan Chrzciciel? Czy tylko na podstawie tego, że szkielet nie ma prawicy i głowy? Wciąż wracam do tego pytania. Musiało być coś, co go do tego właśnie przekonało. Słabo go pamiętam, ale to nie był człowiek głupi, ani owładnięty myśleniem o Bułgarii pełnej relikwii. Ilina rozłożyła ręce. Ja także tego nie wiedziałam. Co odkrył metody, że zapłacił za to życiem? Co było tak ważnego, czy też kosztownego, że otruto jego i jego żonę? Gdzie list, który napisał do ojca, i co ważniejsze, księga, o której mówił. Czy ona była kluczem do rozwiązania zagadki? Tego nie wiemy przyznała niechętnie Ilina. Metody odtwarzał drogę Jana chrzciciela do Jerozolimy. W apokryfach znalazł fragment o tym, że Baptysta wraz z uczniami przemieszczali się w kierunku Jerozolimy. Chcieli wyjść Mesjaszowi naprzeciw. Prorok albo nauczyciel, bo tak go nazywali uczniowie, miał im w końcu wyznać, że istnieje proroctwo o męczeńskiej śmierci Chrystusa. O tym, że wśród uczniów znajduje się zdrajca, przez którego Mesjasz zostanie uśmiercony. Baptysta, niejako wbrew wierze... Starał się odnaleźć zdrajcę. Tym samym zapobiec męce i śmierci Mesjasza. Skąd o tym wiesz? Spytałam. Opowiadał mi o tym. Lekko wzruszyła ramionami. Byliśmy zaprzyjaźnieni, kiedy zmarł. Dla mnie to osobista tragedia. Pokazywał ci te apokryfy? Zerknęłam na cwetana, który uciekał wzrokiem. On miał mnóstwo starych ksiąg, apokryfów. Nawet papirusów, które zostały przetłumaczone na starocerkiewno słowiański, zaprzeczył energicznie. W kółko opowiadał o baptyście i o tym, że istnieje jakiś tekst o zdradzie. O innej zdradzie niż ta na krzyżu. O takiej, w wyniku której Jana Chrzciciela zamordowano. Wiemy o tym. Ta zdzira kazała go zabić. Ponoć śmierć Jana w wyniku kaprysu tej kobiety to legenda. Tak opowiadał metody. Znalazł nawet ważny fragment w jakiejś książce z antykwariatu. Widziałaś to na własne oczy? Oblało mnie gorąco. Zaprzeczyła ponownie. Tylko mówił, że przechodził obok sklepu ze starociami i wtedy coś go tknęło. Zobaczył tę książkę i kupił. Znalazł w niej fragment o Janie. Wtedy właśnie pokazały się doniesienia o znalezionych szczątkach. Metody postarał się o to, aby objąć w sozopolu parafię. Szczęśliwym zrządzeniem losu okazało się to możliwe, a na dodatek wyszło na jaw, że za odkryciem stoi Twoja mama, przyjaciółka jego i jego ojca. No tak. Szczęśliwe zrządzenie losu. Tylko nie dla metodego. Widziałaś tę książkę? Nie. Pokazywał mi przepisany swoją ręką fragment po bułgarsku, jakby przetłumaczony, bo księgę napisano w innym języku musiało ją wiele kosztować. Czemu Cwetan tego nie powiedział? Mówił ci, jak te kości się tutaj znalazły? Nie, on też nie wiedział. Ciągle szukał. I w pewnej chwili zaczął wątpić, że może to kości kogoś innego. Nie zdążyliśmy o tym porozmawiać. Mafiozi zmaterializowali się obok nas. Nie miałam szansy mocniej przydusić Liny. No tak. Swetan przypomniał sobie, że musi wrócić w południe na ląd, bo ma coś bardzo ważnego do załatwienia. Dziękuję ci za pomoc, zwróciłam się do Eliny. Tak, tak, absolutnie. Dziękujemy za tę wyjątkową możliwość. Kolio szczerzył zęby w uśmiechu. Wpiszę sobie w życiorys zawodowy, że oglądałem kości baptysty. Wsiedliśmy do motorówki. Elina została. Ciekawe, jak sobie poradzi. Nigdzie nie widziałam niczego, czym mogłaby wrócić na ląd. Może przepłynie w wpław. Mafiozi byli nieco bardziej rozluźnieni. Rozmawiali z Cetanem. Kolio i Dimitry z ożywieniem dyskutowali po cichu. Podeszłam do mafiozów. Panowie byli tak uprzejmi, uśmiechnęłam się sztucznie. Bardzo doceniamy panów pomoc. To dziwne, że osobiście nas zawieźli. Wystarczyło przecież dać Cwetanowi łódź, albo poprosić jakiegoś pracownika. Nie mogłam oprzeć się wrażeniu, że chcieli nas przypilnować. Tylko czy mnie i Dimityra, czy też Cwetana? Ależ, przerwał mi pierwszy, starszy, ale wciąż przystojny. Przyjaciele Cwetana są naszymi przyjaciółmi. Gdyby chciała pani obejrzeć Sozopol bardziej od środka, to zapraszam, dodał drugi. Jest młody i przystojny. Nawet bardzo przystojny. Wysoki, pięknie zbudowany. Wcześniej nie zwróciłam na to uwagi. Moje myśli wypełniał dymitr Nie zauważę innego mężczyzny. Choćby nie wiem jak atrakcyjnego. Dziękuję za propozycję. Dla dobra śledztwa, oczywiście. Przypomniałam sobie, że przystojniak przedstawił się jako Momciu. Carskie imię. Kolejne takie w sozopolu. Kubrat, krum, teraz mącił. Co o tych dwóch mężczyznach mówił cwetan? Zerknęłam na kłócących się dimityra i kolia. O co chodzi? Przepraszam. Uśmiechnęłam się ze skruchą do Momchiła. Rano byłam cokolwiek zmęczona. Podróż, mnóstwo wrażeń, świadomość, że zobaczę coś wyjątkowego. Pięknie tłumacie. To prawda, przyznał ten drugi. Petr. Przybijamy do brzegu. Wyspa jest bardzo blisko lądu. Tyle razy chciałem się stąd wyprowadzić i zawsze zostawałem. Śmiejemy się we czwórkę, z cwetanem i mączyłem. Skąd się znacie? Rzucam. Swetan i Peter popatrzyli po sobie. Chodziliśmy razem do szkoły, do jednej klasy. Swetan to prymusa ja. Macha ręką. Szkoda gadać. Co za czasy, prawda? Cweto? Cwetan pokręcił głową, że tak. Było w nim coś sztucznego, jakby się spinał. Cwetan był świetnym uczniem, ulubieńcem nauczycieli. Zwłaszcza nauczycielek, wspominał Petr. Zawsze miał kasę i najlepsze dziewczyny. I spadał jak kot na cztery łapy, a ja. Przyjęli mnie do Burgas, do szkoły samochodowej i wyrzucili po roku. To musiał być z ciebie niezły rozrabiaka, wpatrywałam się w niego z podziwem. Teraz też rozrabiasz? Jak z ucznia zawodówki samochodowej. W dodatku, wyrzuconego ze szkoły, stał się szanowanym obywatelem Sozopola, właścicielem licznych biznesów. Wtedy wzięli mnie w Kamasze, powiedział, pomagając mi zejść z łódki. I tam utemperowali. Wróciłem, jak nie ten sam człowiek. I od tego czasu jestem przykładnym obywatelem Sozopola, mrugnął do mnie, bardzo przykładnym. Swetan mówił po drodze, że Petr ma kilka hoteli, dużą restaurację w centrum i dwie galerie sztuki. Prowadzą razem interesy. Dużo bym dała, żeby wiedzieć o tym więcej. Jaki jest Sozopol od środka? Spytałam momciła. Z radością pokażę, o czym mu się rozjaśniły. Swetan niewiele o nim mówił. To syn jakiegoś partyjniaka z czasów socjalizmu, dużo takich w Bułgarii. Tatusiowie dorobili się wielkich majątków. W jedną noc przy zmianie ustroju przejmowali kopalnie, huty, przedsiębiorstwa, głównie TKZS, czyli nasze PGR. -y. Ich majątki są warte miliony. Dzieci tych bązów to już nowe pokolenie. Są dobrze wykształceni, studiują za granicą. Mówią kilkoma językami, zwykle pozostają w USA, Anglii czy Szwajcarii. Kiedy im się to opłaca, wracają i prowadzą interesy. Piją dobre wina, szoferzy wożą ich dzieci do prywatnych szkół, a ich kochanki jeżdżą terenowymi BMW. momczył przyjechał do Sozopola jakieś 10 lat temu. Zajął się podupadającą kopalnią uranu. Po śmierci tatusia, niegdyś bliskiego współpracownika Todora Żywkowa. Przejął interes i kręci biznes. Podobam mu się. Widzę to wyraźnie. Cwetan mówił, że nie ma rodziny. Czemu taki przystojnik się nie ożenił? Gej czy szuka tej jedynej? Dziś wieczorem? Spojrzałam odrobinę zalotnie. Jutro wracamy do Płowdivu. Dziś wieczorem, potwierdził. Często jeżdżę do Płowdivu, dodał. Prowadzę tam interesy. Ciekawe. Moja głowa aż huczała od domysłów. Mam nadzieję, że uda mi się coś z niego wyciągnąć. Najpierw jednak muszę dowiedzieć się, co powiedział im Cwetan. Kolio i Dimitry skończyli się kłócić, Cwetan wyglądał na zniecierpliwionego. Petr i Momciu zerkali na swoje samochody zaparkowane pod przystanią. Do zobaczenia zatem! Machnęłam ręką Momciułowi, uśmiechnęłam się do Petyra i Cwetana. Mówiłam mu, że po obejrzeniu kości idziemy na miasto. Nie dodałam, że czekają na nas Milena i Netko, tylko że do domu zamierzałam wrócić dopiero na kolację. Przyjął do wiadomości i mruknął, że przekaże matce. Siedzieliśmy w kawiarni przy brzegu morza wszyscy razem. I co myślicie? Spytał Kolio. Wcześniej pokrótce streściliśmy przebieg wizyty na wyspie Świętego Jana. Milena i Netko byli pełni podziwu. Z ich min wyczytałam, że i ona miałaby ochotę obejrzeć słynne kości. Kiedy będzie można normalnie oglądać relikwie? Zainteresowała się. Jeszcze nie uznano kości za relikwie. Odpowiedziałam, zastanawiając się, o czym Kolio dyskutował tak zawzięcie z Dymityrem, że ten nie zorientował się, że umówiłam się na wieczór z innym mężczyzną. Dopiero się o to starają. Nie można by tak po prostu uznać, że kości są stare i cześć? Pokazywać je ludziom za opłatą, organizować wycieczki na wyspę, zbudować kawiarni. Sęk w tym, że oni tego nie chcą. Z jakichś powodów zależy im na splendorze, chwale, religijnym kulcie. Chcą świątyni, a nie chatki z krzyżem, pokłonów przed relikwią, a nie starych kości wystawionych pod szkłem. Wiernych stojących w kolejce do świątyni od samego świtu, a nie turystów pijących piwo i zaśmiecających wyspę. Nie odpowiedziałam Netkowi. Miałam nadzieję, że moje karcące spojrzenie i rzucone przez Milenę, ale z Ciebie ograniczony kretyn, wystarczyło. No dobrze, mruknął Kolio, po czym wyjął z kieszonki na piersi długopis, wziął serwetkę ze stołu i narysował krzyż o równych ramionach. Co to jest? Popatrzył na mnie. Krzyż grecki. Wyrecytowałam nieco zdumiona. Uważany za najstarszy symbol krzyża. Czemu pytasz? Coś jeszcze symbolizuje? Przykrył dyskretnie serwetkę dłonią, bo kelnerka przyniosła nam wodę i kawę. upiła łyk. Życiodajny płyn rozlał się po moim ciele. Byłam w takim stanie, że powinnam przyjąć tę kawę dożylnie. Równe ramiona to cztery strony świata. Do chrześcijaństwa wprowadził go w trzysta dwudziestym drugim roku egipskim nich Pachomiusz, stąd też zwany jest Krzyżem Pachomiusza, dodałam. Znów Egipt, odezwała się Milena. To kolebki cywilizacji. Egipt, Grecja, Rzym, Chiny, wzruszyłam ramionami. Ludzie od wieków potrzebują porządku, wierzeń, symboli. Jeśli nie umieją ich wymyślić, pożyczają sobie albo zawłaszczają. To normalne. Ja bym nie przydawała temu jakiegoś szczególnego znaczenia. Próbuję myśleć tak jak Wy i znaleźć powiązania, nadąsała się Milena. Znajdziesz ich całe mnóstwo, pocieszyłam ją. Na przykład złamany krzyż grecki. To tak zwany Hakenkreuz, czyli swastyka. Hitler wziął ten znak z Azji, gdzie symbolizuje szczęście i powodzenie. Sam symbol jest wieloznaczny, wielokrotnie go modyfikowano. Ramiona mogą się łamać w prawo, w lewo, być zaokrąglone, całkiem okrągłe, wreszcie się łączyć. Każda taka odmiana to inna kultura, odmienna symbolika. Ale wszystko od wszystkiego wychodzi, da się powiązać ze sobą i tak dalej. Ergo milenka? Powiązań jest mnóstwo. My musimy trafić na te właściwe. Dymitr posłał mi spojrzenie, jaka ty jesteś mądra. Kolio złagodził nieco swoje ironiczne spojrzenie. Chodzi mi o to, że te wszystkie symbole są starożytne. Współcześnie nikt nie wymyśla takich rzeczy, upierał się netko. Bardzo się mylisz. Teraz też mamy pełno symboli. Większej bzdury w życiu nie słyszałam. Wszystkie znaki drogowe, logo. Nie udawaj, że nie wiesz, o czym mówię. Chodzi mi o coś naprawdę głębokiego. Teraz się tego nie wymyśla. Też się mylisz. Tłumaczyłam cierpliwie. Na przykład, Leonard Cohen ma na grobie wyryty charakterystyczny symbol. Sam go stworzył i używał na książkach i płytach od 1984 roku, czyli naprawdę współcześnie. To są tak zwane zjednoczone serca połączenie heksagramu, czyli gwiazdy Dawida, z symbolem pierwotnych sił Yin i yang. Kto? Netko zakrztusił się kawą. Leonard Cohen, odpowiedziałam zrezygnowana. Zapomniałam, że drugi bart w historii ludzkości po Orfeuszu nie jest znany w Bułgarii. Orfeusza pewnie też znają tylko dlatego, że Bułgaria, właściwie tracja, to jego ojczyzna. Taki piosenkarz z Kanady. Był Żydem, ale studiował zen. W ogóle czerpał z symboliki chrześcijańskiej. Bardzo znany. Zerknęliśmy na kolia. Minę miał nieprzeniknioną. Milena popatrzyła z politowaniem. Dymitr, któremu puszczałam piosenki w taktownie milczał. Moja babcia mówiła, że krzyż to symbol życia. Odezwał się netko po chwili milczenia... A ja nie mogłem tego pojąć. Przecież to śmierć. I to taka straszna śmierć. Odpuściłam symbolikę współczesną. Skupiłam się na pierwszym wieku po Chrystusie. Kolio i Milena zaczęli się śmiać. Zastanawiałam się nad słowami netka. Nie śmiecie się, zgasiłam ich. Netko ma rację. Kto wie, czy to nie jest właśnie klucz do wszystkiego? Krzyż uważany za symbol życia. Tu wyraźnie zwiastuje śmierć. Mamy śmierć. Jedną, drugą, trzecią. I nie widzimy tego. Patrzymy tylko na legendę o zmartwychwstaniu. Toś se panna pofilozofowała, wyszczerzył w uśmiechu zęby Kolio. Nic, nic, szukaj rozwiązania. Szukaj. Czemu narysowałeś ten znak? Spytałam. Myślałem, że już nikt mnie nie zapyta. Kolio podniósł palec. Ale zważywszy na trudy podróży i wydarzenia ostatniej... dymityr odstawił gwałtownie butelkę z wodą na blat stołu. Rozległ się trzask, ale szkło nie pękło. Netko i Milena spojrzeli zdumieni, ja nieco przestraszona. Kolio skpinął. Podeszła kelnerka. — Podać coś jeszcze? — Macie coś słodkiego? W głosie Mileny pobrzmiewała nuta zażenowania. Jest otyła. Powinna dbać o linię. Baklawe, lody, rewane, wyrecytowała kelnerka przez chwilę zagłuszana przez szum morskich fal. Jakie lody? Włączyłam się do dyskusji, podczas gdy mężczyźni mierzyli się wzrokiem. Deser lodowy albo oddzielne gałki. Śmietankowe, czekoladowe, truskawkowe, jagodowe, bakaliowe. To dla mnie czekoladowe, bakaliowe i śmietankowe. Bez żadnych sosów ani bitej śmietany, zamówiłam. Dla mnie czekoladowe. Zarumieniła się Milena. Dwie kulki i trochę orzeszków na to, też bez śmietany. Kelnerka spojrzała na mężczyzn, ale kolio i dymitr nie spuszczali z siebie wzroku. W końcu odeszła, kiedy netko zamówił drugą kawę. Cisza między nami nabrzmiewała w nieznośny sposób, chociaż znajdowaliśmy się w samym środku gwarnej kawiarni, nad naszymi głowami krzyczały mewy, a fale tłukły o przystań. Na plaży hałasowały dzieci. Z okolicznych barów dobiegała muzyka. Z pomocą przyszła nam mewa, oby żyła w zdrowiu i szczęściu, która z głośnym plaśnięciem postanowiła pozbyć się nieznośnego ciężaru. Zielone guano rozbryznęło się na samym środku stolika. Obserwowaliśmy wszyscy. Mieliśmy zielone kropki na ubraniach, dmitr i kolio na twarzy. Netko zaklął głośno. No tak. Włożył jakąś designerską koszulkę, która pewnie kosztowała fortunę. Nie trzejcie tego, powiedziałam głównie do Mileny, która ucierpiała najbardziej i z nieszczęśliwą miną usiłowała serwetką doprowadzić białą bluzkę do stanu sprzed obryzgania ptasim gównem. Zejdzie tylko trzeba pokropić sokiem z cytryny i uprać w chłodnej wodzie. Milena westchnęła. Posłałam jej pełne solidarności spojrzenie powściągnęłam chęć wytarcia Dymityrowi plam z twarzy wyszli razem z Koliem, najwyraźniej na poszukiwanie Łazienki. Zejdzie, zapewniałam ją, nie zostanie ślad. Zaraz ci też wyschnie na słońcu. Zjawiła się kelnerka z lodami. Na widok zielonej kupy na stoliku ledwie powstrzymywała śmiech. Wzięliśmy w ręce kawę i lody, dziewczyna zebrała brudne szklanki ze stołu, Zniknęła gdzieś, ale szybko wróciła ze ścierką i płynem do mycia. Po chwili postawiliśmy lody i kawę na czystym stoliku. Wrócili Dmitri i Kolio. Kolio, skąd wziąłeś ten krzyż? Podjęłam. Na ścianie wisiał zwykły prawosławny. Podobnie przy tablicy informacyjnej. Ten wydrapano na prawej kości piszczelowej. Prawie niezauważalny, ja zauważyłem. Ogłosił tę rewelację triumfalnym tonem. Nic nie zauważyłam. Czemu jesteś taka beznadziejna, Margarito? Krzywie się ze wstydu. Kolio podniósł filiżankę i wypił kawę. Może przypadek, przerywa ciszę Milena. Kolio posyła jej karcące spojrzenie. Może przypadek? Chociaż ja zawsze powtarzam, że w przypadki nie wierzę. Upił kolejny łyk. Postawił kawę na spodek i uniósł palec w charakterystycznym dla siebie geście triumfu. I mam dowód, że nie przypadek, bo w identycznym miejscu na kości piszczelowej lewej był inny znak. Taki. Narysował na serwetce pionową linię, następnie trzy przecinające ją linie poziome w górnej części krzyża. Krzyż papieski albo feruła? powiedziałam ze zdumieniem. A to znowu co? — No właśnie. Kolio miał minę poważną. Patrzył na mnie ze skupieniem na twarzy. — Czegoś takiego nie zauważyłem na ciele naszego denata. — Zastanawiałam się nad tym, co papieski krzyż może robić na kości proroka. — Twoja mama mówiła o tym, że widzi powiązanie z pierwszą wyprawą krzyżową i bogomiłami — przypomniał Dymitr. Dotychczas siedział cicho, wyraźnie zgnębiony rozmową z patologiem sądowym. — Kim? — netko spojrzał na niego ze zdumieniem. Wytłumaczyłam mu na prędce to, co powiedziała o symbolach moja matka. Wyłuszczyłam także kwestie bogomiłów, odrzucania przez nich wartości chrześcijańskich, ich niechęć do papiestwa i wschodnich hierarchów oraz świętej księgi, której losów nie znamy, ale przypuszczamy, że może mieć związek z zabójstwem. — Nic z tego nie rozumiem — pożalił się. — Przecież to Żydzi ukrzyżowali Chrystusa. Oni wynaleźli krzyż. Co papiestwo ma z tym wspólnego? — Netko jest katolikiem — trąciła Milena. — Pochodzi z wierzącej, katolickiej, bułgarskiej rodziny. Przyjął pierwszą komunię, a jak przyjechał do Płowdiwu Jan Paweł II, niech mu Bóg odpuści grzechy, Netko był z rodziną na prywatnej audiencji. Zatkało nas na moment. Netko miał taką minę, jakby zamierzał eksplodować. No co? Nie widzieliście wierzącego Bułgara w moim wieku? W dodatku katolika? Pokręciliśmy głowami, a potem wybuchnęliśmy śmiechem. Dobra, stłumiłam śmiech. Netko. Krzyż to nie jest żydowski wynalazek. To jeden z najstarszych symboli cywilizacji. Dwie kreski skrzyżowane ze sobą. Pewnie ludziom w jaskiniach łatwo je było narysować, a jednocześnie widzieli w tym coś fascynującego. Formą krzyża był egipski symbol słońca, ang. Tak, ten, który masz na szyi. Litera T z kołem na jej szczycie. Krzyże znajdują się w piramidach egipskich, na głowach mumii i pismach faraonów. Dostąd krzyż wziął się w kościele koptyjskim w Egipcie. W Ameryce był symbolem Boga Słońca, u innych Indian zaś przeciwnie. Symbolizował deszcz. W Chinach, co ciekawe, oznaczał liczbę pięć. Ma wprawdzie cztery ramiona, ale jako piąty uznawano jego środek. Mówiłam i jadłam lody. Czułam się już znacznie lepiej. Na szczęście. Cała czwórka słuchała mnie w skupieniu. Co do jego roli jako symbolu śmierci i tortur, to tutaj ponoć semiramida, ta od wiszących ogrodów, wpadła na pomysł, żeby torturować ludzi, wieszając ich na rzeczonych krzyżach. Jednym z pierwszych, którzy masowo zabijali przy użyciu tegoż narzędzia, był nasz kochany rodak Aleksander Macedoński. Po zajęciu Tyru w 1333 roku przed naszą erą kazał ukrzyżować dwa tysiące mieszkańców miasta. Rzymianie mieli raczej dyżurne krzyże do zabijania, ale nieszczęśnika przybijali do belki, którą wciągali na górę. Żydzi nawet nie stosowali krzyża do tortur. A jak zabijali, zatroskał się nagle Netko. kamienowali. Odpowiedzieliśmy razem z koliem. Dojedliśmy lody w milczeniu. Coś przyszło mi do głowy. Krzyżem papieskim oznaczano niekiedy budowle, które nie podlegały lokalnej hierarchii cerkiewnej, tylko należały niejako bezpośrednio do najwyższych władz. Może właśnie w ten sposób oznaczono te kości jako coś, co należy do wyższej instancji. Jak myślisz, Kolio, czy te oznaczenia były nowe czy stare? Sądzę, że stare, ale widziałem je przez gablotę. Są ledwie dostrzegalne, mają jakiś centymetr. Czy twój ojczym tego nie zauważył? Nie uznał za stosowne o tym powiedzieć? Czy też liczył, że nikt na to nie wpadnie? To nie jest mój ojczym, bo mój ojciec żyje, sprostowałam sucho. Nie wiem. On nie jest archeologiem. Moja mama jest. To możliwe, żeby nie zauważyła? Spytał cicho Dmitry. Spytamy ją przy kolacji. Może nie uznała tego za istotne, albo przeciwnie uznała za oczywiste. Rozważałam wszystkie za i przeciw. Moja matka zawsze stanowiła dla mnie zagadkę. Jej wiedza i możliwości intelektualne przytłaczały mnie od dziecka. Tak jest do dziś. Dała zresztą temu świadectwo podczas wczorajszego wykładu. W tyle głowy kołatała mi się myśl, którą odrzuciłam. Wracała jednak do mnie natrętnie i, chcąc, nie chcąc, zaczynałam rozważać jej potencjalną prawdziwość. Czy to możliwe, żeby moja matka ukrywała coś przede mną? Żeby miała cokolwiek wspólnego ze śmiercią Metodego i jego żony? Czy nie wiedziała, że na kościach są znaki? Wreszcie, czy podczas wczorajszej mowy nie nakierowała przypadkiem moich podejrzeń na inne tory? Bogomili. Według niej miejsce znalezienia zwłok jest jednoznaczne. To właśnie do Płowdivu pod koniec X wieku cesarz bizantyjski Jan I Cimiskes kazał przesiedlić część ormiańskich paulicjan. Stąd wziął się zakon bogomiłów. Jeśli ich święta księga rzeczywiście istniała, musieli ją przechowywać w jednym z pierwszych założonych zgromadzeń. Musimy wrócić do Płowdivu i kontynuować poszukiwania. Jeśli matka ma rację, tam znajdziemy rozwiązanie. Tylko czy rzeczywiście ją ma? Czy mamy iść tym tropem, czy też nie dać się na niego nabrać? A może jej chodzi o to, żebym opuściła Sozopol? Tylko po co miałabym nie ściągać do Bułgarii? Potem błagać nieomal na kolanach, żebym przyjechała do jej nowego domu. To kompletnie nie miałoby sensu. A wam jak poszło? spytał Dimitr. Netko i Milena spojrzeli jedno na drugie. Wreszcie Milena zaczęła recytować. Zajrzeliśmy do szpitala, w którym pracuje doktor Petrow. To on stwierdził zgon po metodego oraz jego żony. Jest ordynatorem oddziału wewnętrznego tutejszego szpitala. W pierwszej rozmowie tego nie powiedział. Jasny gwint, przeoczyłem to. Zdenerwował się Demitr. Miałam ochotę wziąć go za rękę i pocieszyć tym samym, ale zrezygnowałam. To jest prawdziwy facet, Margarito. Nie potrzebuję, żebyś trzymała go za rączkę. Ordynatorem? Zdziwiłam się. To w Bułgarii aktu zgonu nie podpisuje lekarz z pogotowia ratunkowego? Wezwano go. — uściśliła Milena i dodała z naciskiem — jako przyjaciela rodziny. — Rozmawialiście z nim? — wtrącił Dimitr. — Coś z niego wycisnęliście, czy ja mam go przemaglować? Milena spojrzała na Netka, on wyszczerzył do niej zęby. — Nie musisz — powiedział przeciągle. — Co nieco się dowiedzieliśmy. Netko był niesamowity. Milena spojrzała na niego z niekłamanym podziwem. Mogliby tworzyć parę. Chyba dobrze im się razem pracuje. Tyle, że on byłby typem, patrzcie, jaki jestem piękny, a ona to raczej nikt mnie nie kocha. Wszystko odbyło się w trybie szybko-szybko. Upierał się, że zmarli od czadu. Potem nas wyrzucał, bo bardzo zajęty. Netko spytał, dlaczego nie przeprowadzili sekcji zwłok, a on oburzony stwierdził, że popa nie kroi się bez potrzeby. I wtedy spytaliśmy. Czemu w takim razie nie poddano autopsji żony? Przecież to osoba świecka. I co on na to? Nie wytrzymałam. Wykręcił się sianem, że niby świecka, ale nie do końca. Pierdu pierdu. Jasne. Ja też w to nie wierzyłam. Mogło być jednak tak, że nikt niczego nie tuszował. Przyszedł lekarz. Nie dostrzegł rany. Uznał, że nieszczęście się stało i nie ma czego szukać. — A ta nadzwyczajna rzecz, którą od niego wyciągnęliście? Tym razem Kolio zadał pytanie. Znów popatrzyli po sobie. Ten pop miał cukrzycę. W młodym wieku. To się okazało tu, w Sozopolu. Doktor Petrow go leczył. Insuliną. W raporcie nie ma o tym mowy, ale doktorowi wypsnęło się, że ma dokumentację medyczną. Chcieliśmy obejrzeć? Nie dał. Bez nakazu nie da. Dimitr przebiegał palcami po blacie. Insuliną można zabić. Powiedziałam to, co dla wszystkich wydawało się oczywiste. Mogli zrobić zastrzyk metodemu i jego żonie. Podaje się ją podskórnie cienką igłą, nie ma śladu. Wystarczy tylko poczekać. Prosta sprawa. Bingo, zawołał Kolio i gwizdnął przeciągle. A kiedy wspomnieliśmy o możliwości ekshumacji żony popa, to się normalnie przeraził. Wyszliśmy, on odczekał kilka minut, wsiadł do BMW i pojechał. Zgadnij dokąd. Miałam tylko nadzieję, że nie do domu mojej matki. Na plebanie! Netko zatriumfował. Po drodze rozmawiał przez komórkę, nie wiemy z kim. Co mógłby robić na plebanii? Pomyślałam głośno. — Modlić się za nas? Za siebie? — podrzucił odpowiedź Kolio. Do cerkwi nie wszedł. Netko był lekko urażony. Siedział u nowego popa kilka minut, potem pojechał do domu. Sprawdziliśmy. Jego żoną jest Jordanka Petrowa, siostra niejakiego Petyra Todorowa. To jest właśnie wspólnik twojego... — No wiesz... — spojrzał na mnie z ukosa, ale ja wytrzymałam to spojrzenie. Nie biorę odpowiedzialności za kogoś, kto mi się dostał do rodziny. Bez przesady. Byliście na plebanii? Spytałam. Jasne, że tak, przetaknęła gorliwie Milena. Otworzyła nam starsza pani, Popadia. Pytaliśmy nawet czego chciał doktor. Pop gdzieś wyszedł. Doktor coś zostawił dla Popa, chwilę z nią porozmawiał i poszedł, bo się spieszył. Tyle nam powiedziała. To nie musiało czegoś oznaczać. Mógł zostawić mu leki albo książkę. Albo proponować, że zaśpiewa w najbliższą niedzielę w chórze cerkiewnym. Czego chciał Kolio? Spytałam, kiedy rozchodziliśmy się każde w swoją stronę. My zaplanowaliśmy spacer, a potem wizytę na plebanii. Kolio razem z Mileną i Netkiem mieli wolne. Chcieli pójść na plażę. Szliśmy uliczkami Sozopola. Jako dziecko przyjeżdżałam tu kilka razy z babcią. Podobało mi się, chociaż pamiętam, że nie pozwalała mi wchodzić do morza. Sama siadała na ręczniku w kapeluszu oraz czarnych okularach i robiła swetry na drutach. Pęskniłam za koleżankami i dymityrem, bo tu nikogo nie znałam. Mieszkałyśmy w skromnym domu w dwuosobowym pokoju z łazienką na korytarzu. Wieczorami wychodziłyśmy na spacery. Szłyśmy dystyngowanym krokiem. Babcia i ja za rękę, chociaż byłam już nastolatką. Cały Sozopol można obejść w kilkanaście minut. Potem siedziałyśmy na balkonie i każda z nas robiła to, co lubiła. Ja przeważnie czytałam albo pisałam wiersze o swojej niespełnionej miłości do angeła, babcia nuciła albo patrzyła w dal. Dzieciaków żadnych nie było. Po trzech dniach dostawałam świra i odliczałam dni do powrotu. Miałem z nim męską rozmowę. Mruknął Dimitr. Kolio jest dla mnie jak ojciec, mentor, opiekun. Jak trzeba przyciśnie do piersi, jak trzeba da w łeb albo pogrozi. — Groził ci w związku z czym? Popatrzył na mnie. Uśmiechnął się miękko, z miłością. — W związku z tobą. Jak cię skrzywdzę, to mi szczękę pogruchoczę. To chyba nie będzie konieczne. Zatrzymałam się i zajrzałam mu głęboko w oczy. Nie, bo to ty pewnie skrzywdzisz mnie, powiedział cicho. Zatrzymałam się gwałtownie. Figowce pachniały, słońce świeciło tak mocno, że kolory drzew i domów wyglądały na wyblakłe. Nie mów tak. Nie po wczorajszej nocy. Zostaniesz w Płowdivie? Uśmiechnął się lekko. Wczoraj mu to obiecałam. I wierzyłam święcie, że tak zrobię. Księżyc świecił, oplatały mnie jego ramiona. Dziś świeci słońce i stoimy naprzeciwko siebie, wdychając woń kwiatów i liści. Patrzyłam na niego poważnie. Twarz miał napiętą, wzrok utkwiony we mnie. Co mu zrobiłaś, Margarito? Czy jesteś pewna, że sobie z tym poradzisz? Że go nie opuścisz i nie zawiedziesz? Zostanę z tobą. Przyrzekłam cicho, mrużąc oczy. Słońce mnie oślepiało. — W Płowdivie, Sozopolu, Sofii, gdziekolwiek chcesz. Odetchnął z ulgą. — Wiedziałam, że zapyta mnie o to jeszcze wielokrotnie. Przy każdym zwrocie śledztwa, gorszym dniu, zaprzeczeniu dotyczącym innych spraw, dopóki mi bezgranicznie nie zaufa. Czy to wytrzymamy? — Słuchaj. Przybliżyłam się do niego. Jesteś pewien, że mamy czego szukać na plebanii? NETKO bardzo dobrze się sprawił. Pewnie nie mamy, ale chciałbym tam zajrzeć. Odparł, a potem uniósł twarz ku górze. Patrzył na słońce. Kompletnie się rozsypałem. To, że jesteś. Z jednej strony jestem tak szczęśliwy, że nie mogę tego opisać. Ale dziś zbudziłem się. I przeraziłem, że to był tylko sen. Wiele takich snów miałem w czasie ostatnich lat. Chwyciłam go za brodę i ściągnęłam w dół. Uszkodziłby sobie wzrok. Słońce mocno świeciło. Objęłam go, nie przejmując się tym, że stoimy na ulicy i mijają nas ludzie. Ja się nie boję, że znikniesz, powiedziałam z naciskiem. Nie teraz. Nie po wczorajszym dniu. Objął mnie i mocno przycisnął do siebie poczułam jego brodę na czubku swojej głowy a jaka jest ta druga strona spytałam nie teraz nie tutaj pocałował mnie delikatnie na drugą stronę przyjdzie czas staliśmy przed plebanią ja twarzą w kierunku okien dostrzegłam uchylającą się firankę choć ktoś nas zauważył pociągnęłam dimitra za rękę — Jest jeszcze trzecia strona Do — dodał. — Nie myślę. — Głowę mam wypełnioną tobą, poza tym pustkę. — Jana powinna odsunąć mnie od śledztwa, bo nie myślę. — Pstury. — Chodź — zaśmiałam się. Popadia była starszą panią ubraną w skromną, szarą sukienkę. Nie nosiła żadnych ozdób, tylko złoty krzyżyk. Przedstawiliśmy się, przeprosiliśmy, że zakłócamy jej spokój... Zaprosiła nas do środka i poprowadziła na werandę. Pachniało tam oszałamiająco drzewkami cytrusowymi rosnącymi w wielkich donicach. Zostawiła nas podziwiających ten niezwykły ogród i zniknęła w domu. — Nie wiem, w czym mogłabym państwu pomóc. Postawiła na stoliku tacę z wodą w karawce, dwie szklanki oraz małe talerzyki z konfiturami figowymi. Od razu się poczęstowałam. Mistrzostwo świata. Pochwaliłam głośno. Kiedy przyjechaliśmy z mężem było już dawno po pogrzebie tych nieszczęśników. Dodała, czy przesłuchiwała państwa policja? Spytał Dmitry. A czemu mieliby mnie przesłuchiwać albo mojego męża? Popadia unosi ze zdumieniem brwi. Faktycznie dobre pytanie. Czego mogliby chcieć od kolejnego popa, skoro uznali śmierć metodego za nieszczęśliwy wypadek? Ja bym ją przesłuchała za sam fakt bycia siostrą wspólnika Cwetana. Chcieliśmy jedynie się dowiedzieć, czy odziedziczyli państwo jakieś rzeczy po zmarłym tragicznie poprzedniku. Dymitr także pochwalił konfitury i niezwykły widok roztaczający się z werandy. Była starszą, staraną życiem kobietą. Wyglądała na umęczoną. Czemu? Przecież nie musiała nic specjalnie robić jako popadia. Zapewne nie pracowała. Mogłaby chadzać na spacery, a nawet dyskretnie opalać się na plaży. Nic. Już mówiłam policji i wszystkim innym, odpowiedziała. Usiadła z nami i także wzięła konfitury. A kto pytał? Wzięłam podsuniętą mi czekoladkę. To stary zwyczaj. Moja babcia zawsze miała w domu pudełko, otwierała je przy gościach i częstowała. Każdy brał jedną? Potem pudełko wracało do lodówki, w trosce o to, aby czekoladki się nie roztopiły. A różni pytali, odpowiedziała. Miejscowi zbieracze pamiątek, artyści szukający ikon do kopiowania, jakieś osoby z pomocy społecznej. Im chodziło o ubrania, ale z tego, co wiem, wszystko oddano. I z tutejszego muzeum. Chodziło o książki. Jestem córką Ewy Mitkowej, powiedziałam nagle. Kobieta okazała zdumienie. W pierwszej chwili nie mogła sobie przypomnieć, o kogo chodzi, potem jednak jej twarz rozjaśnił uśmiech. Ach, tak. To ta sławna archeolożka bardzo miła. Była tutaj, kiedy się sprowadziliśmy. Mój mąż nie wierzy, że na tej wyspie znaleźli kości świętego Jana. No tak, próżno by szukać związku przyczynowo-skutkowego między tymi dwoma zdaniami. Odwiedzała nas wielokrotnie, kontynuowała z ożywieniem. Mąż oprowadzał ją po cerkwi, bardzo się interesowała, też pytała o biednego popa i o to, co po nim zostało. Pożyczyła mu ponoć jakieś manuskrypty czy książki i chciała je odzyskać. Dziwne, że przyszła tak późno. Dopiero potem, jak przyjechał jego ojciec, popatrzyliśmy na siebie z Dimityrem. Musiała szukać tajemnej księgi w cerkwi. Pewnie przyszło jej do głowy, że Metody nie trzymał czegoś tak cennego w swoim pokoju. Ciekawe, czy znalazła. — Mówi pani o ojcu tego popa? — Tak. Nieproszona nałożyła nam na talerzyki kolejną porcję konfitur. Biedny człowiek. Oczywiście przyjechał na pogrzeb, ale zapewne z żalu nie myślał racjonalnie. Przyjechał jak tylko się sprowadziliśmy i prosił o pokazanie wszystkiego, co zostało. Powiedzieliśmy mu to, co twojej matce, że nie zostało nic. Widzieli państwo kości Jana Chrzciciela? spytałam. Zaprzeczyła z niezadowoloną miną. Mnie się to nie podoba, przyznała nagle. Rozmawiałam o tym z Petkiem. Ja rozumiem, że on bardzo chce, że można by zrobić sanktuarium, ale czemu bazować na oszustwie? Ciekawe. Uznała, że własny brat jest oszustwem. Czemu nie wierzy pani w autentyczność kości, skoro nawet ich pani nie widziała? Dociekał Dimiter. Popadia popatrzyła na niego obrażona. Mój drogi, Odpowiedziała po namyśle. Gdyby to była prawdziwa relikwia, nie trzeba by tylu nacisków. Ponoć trzy sozopolskie parafie zgodziły się świadczyć na korzyść tych kości. Tylko my się opieramy. Dlaczego? Teraz ja zadałam pytanie. Autentyczność całunu turyńskiego także jest poddawana w wątpliwość, ale nie przeszkadza to ludziom traktować płótna jako relikwię, obdarzać kultem. A nawet oficjalnie kwestionować wyniki badań naukowych. Kobieta miała nieprzenikniony wyraz twarzy. Czyżby należała do osób nie dających się przekonać żadnym argumentem? Nie ma w Biblii żadnej wzmianki, aby Jan chrzciciel przebywał na tych terenach. Poza tym to oficjalne stanowisko władz prawosławnych. Kości nie są autentyczne. Tamci duchowni, kiedy to usłyszeli, wycofali poparcie. I ci panowie, co tu chcieli biznesy na tym robić, musieli się obejść smakiem. Kogo konkretnego pani ma na myśli? Dimitr wbił w nią wzrok. Pani powinna więcej o tym wiedzieć, bo to zdaje się przyjaciele rodziny? Nie naciskaliśmy. Miałam wrażenie, że wiem, kogo ma na myśli. Mój brat, oblała się rumieńcem. Jako dziecko był nic po nim. Wpędził do grobu naszą matkę, niech Bóg odpuści jej grzechy. Chyba nie naciska na panią w sprawie tych kości, powiedziałam z oburzeniem. Rodzina powinna trzymać się razem. Rzuciła i nie odwróciła wzroku. Coś przyszło mi do głowy. Czy pani brat prosił panią o coś związanego z religijnym pokarmem? spytałam niezręcznie, a Dimitr wpatrywał się we mnie z mieszaniną zdumienia i uwielbienia. Zboże! Albo wino szalne? Nie, ale mąż się skarżył, że zginęła mu butelka takiego wina. Otworzyła szeroko oczy. Myśleliśmy, że to dzieciaki, albo ktoś dla żartu. Przecież to nie jest smaczne. Brat by tego nie zabrał. On pija piwo i rakije. Machnęłam ręką z lekceważeniem. Coś mi przyszło do głowy głupiego i tyle. Spytaj swojego, no. Męża Ewy. Powiedziała a ja zamarłam. On produkuje takie winom szalne, przaśne. Z tego co wiem, sprzedaje je do różnych cerkwi. My zaopatrywaliśmy się u niego. Spojrzeliśmy po sobie z Dimityrem. Czy jest pani zadowolona z tego, że przyjechała tutaj? spytałam jeszcze. Wcześniej państwo pełniliście posługę w. w Sofii. W tonie jej głosu pobrzmiewało lekkie oburzenie. Zesłano nas tu nagle. A nasza parafia dostała się w ręce młodego i niedoświadczonego popa. My opiekowaliśmy się trudnymi dzielnicami, prowadziliśmy działalność socjalną na szeroką skalę. Teraz szkoda mówić, i cerkiew wzruszyła ramionami. To cerkiew świętego Jerzego, wyjaśniłam cicho. Została wzniesiona na ruinach bazyliki z pierwszego wieku. To miejsce, Pamięta czasy, kiedy chrześcijaństwo stawało się religią państwową, trudno o coś bardziej odpowiedniego. Popadia nie wydawała się przekonana. I ta miejscowość, prychnęła. Owszem, jest tu pięknie. Ale to letnisko. Kurort. Przyjeżdżają ludzie i całymi nocami biegają po ulicach, krzyczą i śmiecą. Coś strasznego. Ja bym powiedział, że miasto jest romantyczne i czarujące. Dimitry uśmiechnął się ujmująco do popadi, ta spojrzała na niego nieco życzliwiej. Plaże są piękne, piaszczyste, klimat sprzyja artystom, stąd tylu tu malarzy i pisarzy. No, oparła się o krzesło. Obserwowałam uważnie mowę jej ciała. Dużo tu malarzy. Ciągle coś tu malują. Do cerkwi przychodzą i piszą ikony, potem je sprzedają. Biznes taki. Nic wspólnego z Bogiem, przeżegnała się trzy razy. O pisarzach nie słyszałam. Zebraliśmy się do wyjścia. Uznałam, że nic ciekawego od niej nie uzyskamy. Nieoczekiwanie popadia zmieniła temat. Mam syna w pana wieku, wskazała palcem na Dimityra. Z biednym metodem chodzili razem do seminarium. Usiadłam z powrotem na krześle. Ach, tak? Dimitr wpatrywał się w kobietę z wielkim zainteresowaniem. Czy syn nie otrzymał propozycji objęcia tej parafii? Syn jest w Watykanie, odpowiedziała sucho. Przy samym papieżu. Niech będzie żywy i zdrowy, bo to dobry człowiek. Czeka go wielka kariera. Wybrał drogę nieco inną niż my. — Wywnioskowałam, że ma na myśli syna, a nie papieża Franciszka. Widziałam, że Dymitr uniósł brew. Potem mu wyjaśnię, że syn nie objął parafii, nie wziął sobie żony, tylko będzie się pioł w hierarchii kościelnej. Czy mógł coś wiedzieć na temat zaginionej księgi? Zanotowałam w pamięci, żeby do niego zadzwonić i zapytać. — Pięknie — zapewnił ją gorliwie Dymitr. — Musi być pani dumna z syna niechętnie pokręciła głową. Czy pani mąż mógłby nam coś jeszcze dodać? Spytałam. Tym razem wyraźnie pokiwała głową na nie. Już mówiłam. Wstała, dając nam do zrozumienia, że pora zakończyć wizytę. Wszystkie przedmioty osobiste zabrała rodzina. Książki zostały, ale z tego co wiem znajdowały się tutaj, zanim metody objął parafie. Taki dobry chłopak, rozczuliła się nagle. Pamiętam go z czasów, kiedy mój Kirył studiował. Przychodził do nas do domu. Skromny jak mnich. Pobożny. Żona taka śliczna. Oboje nie żyją. Niech Pan Bóg odpuści im winy, a mnie pozwoli zrozumieć, czemu się trzeba godzić z jego wolą. Dziękujemy. Wstałam, a za mną Dymitr. — Długo tu zabawicie? — spytała uprzejmie, odprowadzając nas do wyjścia. — Skoro tu jesteśmy, trochę zabawimy. Nie umiałam się powstrzymać. Uwielbiam morze. Strasznie brudne skrytykowała kobieta i zamknęła drzwi. To najstarsze miasto na wybrzeżu powiedziałam z oburzeniem, kiedy szliśmy wąskimi kamiennymi uliczkami. Pierwsza wzmianka o nim pochodzi z epoki brązu. Okoliczne wody pełne są kotwic i szczątków statków sprzed dwóch, trzech tysięcy lat. Kotwica jest zresztą na monetach z VI wieku przed naszą erą. To symbol miasta. Rozkręciłam się. To dowodzi, z czego żyły te tereny i na jakim poziomie cywilizacyjnym. Zresztą jeden z dowodów na to, że już wtedy pływano. Ludzie handlowali, wymieniali się towarami. Cóż poradzisz, kiedy tej pani to nie pasuje? Woli Sofie. Nazywanie sozopola tylko kurortem, to jak mówienie, że Rzym jest pełen pomazanych ścian, albo że budowle w Egipcie są obtłuczone. Objął mnie ramieniem i zajrzał w oczy. Uspokoiłam się nieco. Oprócz tego, że metody pracował w świątyni zbudowanej na ruinach rzymskich z pierwszego wieku. Jakie mamy tu związki z chrześcijaństwem albo z tymi bogomiłami? Wzruszyłam ramionami. Sama nie wiem. Matka pewnie od razu by znalazła głębokie i jednoznaczne związki. Miasto zostało skolonizowane przez milezyjczyków. Nazywali je anteja. Nazwę wkrótce zmieniono na Apolonia. Ta z kolei wzięła się od tego, że na wyspie stał posąg Apollina. Myślałam głośno. Na wyspie? zdziwił się Dimitr. Tak, Sozopol był wyspą. Już nie pamiętam, kto kazał wybudować groble. Za to posąg polecił przenieść do Rzymu lokullus To musiał być wspaniały posąg, skoro mu się tak podobał. Przekomarzał się. Kolos! uśmiechnęłam się. Nie gorszy od rodyjskiego. Słońce przypiekało. Popatrzyłam na zegarek. Po pierwszej. Powinniśmy coś zjeść. Pytałem o te powiązania chrześcijańskie, to jedno z pierwszych miast, które stały się chrześcijańskie. Zapomniałam o jedzeniu i znów wskoczyłam na fachowe tory. Pierwszy biskup pojawił się na początku V wieku i to był, uważaj, biskup katolicki. Dopiero w XIV wieku pojawiły się wyraźne wzmianki o biskupach prawosławnych. Chodź! Pociągnęłam go za rękę. Wejdziemy. Weszliśmy do jednej z sozopolskich galeryjek, gdzie lokalni artyści wystawiają swoje prace. Przyglądaliśmy się pięknym ceramicznym rzeźbom przedstawiającym zwierzęta, słońce, drzewa, liczne obrazki z widokami morza i sozopola, wreszcie krzyże prawosławne i ikony. Nie dociekałam, czy to przypadkiem nie jest jedna z tych galerii Momchila albo Petyra. Powinnam powiedzieć Dymitrowi o tym, że jestem z pierwszym z nich umówiona na wieczór, ale odsuwam to na później. Miałam przeczucie, że nie będzie zachwycony. Kupiłam żółty ozdobny kafelek z wizerunkiem uśmiechniętego słońca. Zastanawiałaś się nad tym? Niezręcznie Cię pytać o to, ale serce mi biło, bo myślałam o Momchile. I o tym, dokąd zamierza zabrać mnie wieczorem. Nie chcę, żeby między nami było jakieś niezręcznie, odpowiedziałam. O co ci chodzi? O rolę Ewy w tym wszystkim. Owszem, analizowałam, dlaczego moja matka przeszukiwała cerkiew, chociaż to wydaje się oczywiste. Będzie trzeba ją zapytać o to. Dymitr zapłacił za drugi kafelek, bliźniaczy do mojego, przedstawiający księżyc i gwiazdy. I kruma, o tamto włamanie. Wyszliśmy wprost na oślepiające słońce. Zatrzymałam się przed wejściem i zdjęłam ciemne okulary, schowałam je do torebki. Objęłam go ramionami. Dotknął czołem mojego czoła. Skorzystałam z okazji i szybko wyznałam, że zamierzam wieczorem spotkać się z mołczyłem. O dziwo, nie potraktował tego osobiście. Byłam nawet nieco rozczarowana. Spodziewałam się sceny zazdrości. Nie puściłbym cię, ale wydaje mi się, że ten gość nic ci nie zrobi. Jednak był zazdrosny. Widziałam to po napiętej linii szczęki. Może coś od niego wyciągnę? Bardzo chciałam zaimponować Dimitrowi i całej reszcie. Moim zdaniem nic nie wyciągniesz, bo jeśli on ma coś za uszami, to na pewno nie będzie zwierzał się tobie. Jeszcze zobaczymy. Nie wyobrażaj sobie, Gitko, że jesteś dziewczyną bonda. dodał i wskazał palcem smażalnie ryb, gdzie wśród tłumu dostrzegliśmy wolny stolik. Po chwili sączyliśmy już piwo i czekali na zamówienie. Nie wyobrażam sobie, bo nie jesteś bondem. Moje piwo jest z sokiem malinowym. Kiedy upijałam młyk, Dmitry posłał mi zdumione spojrzenie. Kelnerka przyniosła Dmitrowi cace, a mnie makrele. Do tego bułgarskie frytki i dwie szopskie sałaty. Uwielbiam tutejsze frytki. Nie mają nic wspólnego z polskimi mrożonkami, podobnie ryby. Wiadomo, że zostały złowione świtem przez właściciela albo jego pracowników, względnie kupione na przystani prosto z kutra. Były wyśmienite. Musiały smakować przemysłałowi Tarkowskiemu. Jadł makrele na ostatni posiłek. Jesteś od niego przystojniejszy. Dokończyłam. Odbonda i odmąciła. Netko i Mile nas być blisko ciebie. Ja nie mogę, bo ten gość mnie zna. Mimo wszystko uważaj. Pochylił się nad swoim daniem. Minę miał zafrasowaną. A może miał na myśli to, że ja nie radzę sobie z mężczyznami? Chcę przywołać historię z Angełem. Margarito, nie pozwól traktować się protekcjonalnie. Nie potrzebuję nianiek, oceniłam zimno. Wiem, że pamiętasz, jak wtedy było, ale to była inna sytuacja. Nie będziesz musiał mnie ratować. I nie próbuj kontrolować. Nie mówię o ratowaniu i nie próbuję kontrolować. Gitka, czemu tak do mnie mówisz? Spojrzał zdumiony. Ależ z ciebie kretynka, Margarito. Po co się na niego rzucasz? Przeproś go i bądź profesjonalistką. Ma po mnie przyjechać, powiedziała łagodniejszym tonem. Nie wiem dokąd pójdziemy. Pewnie do jego restauracji. Spróbuję popytać o różne sprawy związane z Sozopolem. Może coś mu się wymsknie. W porządku? Pokiwał głową. Czyli nie w porządku? Ale da radę. A co ty będziesz robił w tym czasie? Uśmiechnął się, ale widzę, że był jeszcze nieco urażony. Spróbuję poznać twoją rodzinę. Może to będzie kiedyś moja rodzina. Pogadam z twoją matką o Płowdivie, o tym, jak tam kiedyś było, a jak jest teraz. Może nakieruję temat na Metodego, a twoja matka opowie mi wyczerpująco, czego szukała w cerkwi i czy to znalazła. A potem wybiorę się na spacer z nastolatkami i przypomnę sobie, jak miałem tyle lat co oni i chciałem zaimponować dziewczynie, w której beznadziejnie się kochałem. — Dobre plany? — Ależ ty jesteś głupia, Margarito. Nie zasługujesz na kogoś takiego jak Dimityr. — Nie spieprz sprawy, błagam cię. Judea. Pierwszy wiek. Siódmy dzień żydowskiego miesiąca Paschy. Koniec miesiąca Nisan. Opuściliśmy gościnne zielone Jericho. Do Jerozolimy wraz z nami ciągnie morze wiernych. Mieszamy się z tłumem. Nauczyciel, nawykły do odosobnienia i samotny nawet wśród nas, widać źle się czuje, popychany przez mijających nas wiernych. Powinniśmy znaleźć się w Jerozolimie przed nimi, albo przemówić do nich, zauważa: oby ta tłuszcza nie stratowała pana. To wszystko bogobojni Żydzi, nauczycielu, powiedziałem. Nie trzeba im wskazywać drogi, dodał długi Marek. Zobacz, wielu z nich idzie, powtarzając głośną modlitwę. Nauczyciel milczał przez chwilę. Pan mówił o pozorach. Nie dajcie się zwieść. Szatan czyha wszędzie. Trudno zrozumieć, czemu mówił o złym, kiedy zewsząd dochodzą głosy modlitw. Jeśli czai się tu coś złego, zniknie, kiedy złożymy ofiarę w Jerozolimie. Samuel uchylił się przed grupą pielgrzymów ciągnących barana na sznurku. Nie idziemy tam, aby złożyć ofiarę. Nie mamy nawet zwierzęcia ofiarnego. Minęła nas kobieta, niosąca w rękach koźle, beczące żałośnie. Muszę dać mu wody, powiedziała, inaczej zdechnie. Mało jest jej dla nas, a co dopiero dla zwierzęcia. Jej mąż spojrzał na nią nieprzychylnym wzrokiem. Nauczyciel uniósł swój bukłak. Proszę, dobrzy ludzie. Napijcie się mężczyzna podszedł i niepewnie wziął wodę, chciałem zaprotestować spinaliśmy się wysoką ścieżką od dwóch dni nie widzieliśmy świeżej słodkiej wody oszczędzaliśmy jak tylko się dało czemu nauczyciel chciał oddać naszą wodę obcym ludziom mężczyzna pił łapczywie, starał się nie uronić ani kropli poczułem skurcz suchego gardła. O nim bukłak przyjęła jego żona i także wpiła w niego usta. Później wpatrzyła się w nauczyciela. Ten zachęcił ją gestem i kobieta dała wodę zwierzęciu. Koziołek uspokoił się, wypił podaną wodę. Koło kobiety stała smutna dziewczynka. Koźle poisz, a o dziecku zapominasz, napomniał ją Abiasz. To nie moje dziecko, usprawiedliwiła się. Byłem oburzony szła do Jerozolimy z modlitwą na ustach a nie widziała nic poza czubkiem własnego nosa miał rację nauczyciel modły to jeszcze nie wiara ofiary to jeszcze nie chwalenie pana niech się napije zachęcił nauczyciel dziewczynka piła zachłannie stróżki wody ściekały po jej brodzie napojona rzuciła nam bukłak i uciekła w tłum złapałem bukłak w locie dostrzegłem zachętę ze strony nauczyciela i też wziąłem potężny łyk. Po nim następne, aż żołądek mi zaciążył. Woda była zimna, miała cudowny smak. Podałem bukłak po kolei wszystkim moim towarzyszom. Potem trafił między ludzi. Widziałem, jak dziesiątki, może setki, piją, ocierają usta i wznoszą oczy ku niebu w dziękczynnej modlitwie. Rozmnożyłeś wodę, nauczycielu, zauważył ze spokojem Izrael. Nie. Uczynił to Jezus. Jesteśmy już blisko. Nasz krok stał się żwawszy. Dlaczego nie rozmnożyłeś wody wcześniej? zapytał Samuel. O mało nie postradaliśmy życia na pustyni. Czy nasze życie nic dla ciebie nie znaczy? Trzeba było umierającego koźlęcia ofiarnego, abyś dokonał cudu? To niesprawiedliwe wobec nauczyciela. On nie dokonuje cudów siłą woli ani nawet wiary. Staje się tak niejako mimochodem. Trudno stwierdzić, za jaką przyczyną. Wierzę, że nauczyciel jest tylko narzędziem w rękach Boga. Wieczorem, kiedy odpoczywaliśmy, podeszła do nas tamta dziewczynka, której daliśmy pić i wskazała nas palcami. Oni powiedziała i skierowała wzrok na nauczyciela. On, jej ojciec i matka padają na kolana. Mesjaszu, bądź pozdrowiony, kłaniają się nauczycielowi. Nie jestem Mesjaszem. Odejdźcie, odezwał się Jan Chrzciciel. Tamto naczynie jest już puste. Daj nam inne pełne wody, poprosił ojciec dziewczynki. Cud się skończył, a dobrzy ludzie przyszli po kolejne. Oddałem wam wszystko. Nie mam już wody i nie mam naczynia, żeby ją zebrać. Widzieliśmy, upierał się mężczyzna. Wypito dziesięciokroć więcej wody niż mogło się pomieścić w bukłaku. Prorocy mówili, że Mesjasz rozmnoży cudownie chleb. Tak uczynił Jezus z Nazaretu. Zgodził się nauczyciel, rozmnożył chleb i rybę, żeby nakarmić ludzi. Byłem przy tym. Ja nie mam mocy, aby rozmnożyć wodę. Odejdź człowieku. Kobieta szarpała męża za rękaw. Odeszli i zabrali ze sobą dziecko. Potem podchodzili do nas ludzie, których napoiliśmy jako pierwszych. Zapraszali na wieczerze. Zabili koziołka. To miało być wasze zwierzę ofiarne. Czemu to zrobiliście? Spytał nauczyciel. Jesteśmy Mesjaszem, panie. Tobie złożymy ofiarę. Nie jestem Mesjaszem, nauczyciel pokręcił głową niezadowolony. Odejdźcie. Nie możecie składać ofiar człowiekowi. Nie jesteście poganami. Zjedzcie to zwierzę w pokoju. W Jerozolimie zaś złóżcie inną ofiarę. Nie chcieli odejść, a my byliśmy bardzo głodni. Zaczęliśmy błagać nauczyciela, aby pozwolił nam się posilić. Zezwolił. Sam nie chciał iść. Błagam cię, panie. Kobieta padła na kolana. Jeśli dotkniesz mięsa swoimi rękami, ono też się rozmnoży, jak woda, patrzyliśmy wyczekująco. Nauczyciel protestował, ale szedł z nami, gdzie czekali liczni kuzyni owej rodziny. Upieczone koźle było małe. Nie starczyłoby dla dwóch tuzinów ludzi. Każdy z nas spożył po niewielkim kęsie, nauczyciel modlił się przed posiłkiem, przyjął swoją część, ale nie doszło do cudu. Rodzina była rozczarowana. Może ty nie jesteś Mesjaszem? Zwątpił mężczyzna ogryzający kość. Nauczyciel bez słowa odszedł do odosobnionego miejsca, aby się modlić. My też odeszliśmy. Rodzina była wyraźnie niezadowolona, że podzieliła się z nami mięsem. Powinniśmy poprosić mistrza, aby wygłosił kazanie dla tych ludzi. Zauważyłem, kiedy szykowaliśmy się do snu. — Prosiłem — oznajmił Matias. — Eliasz i Izrael także. — Nawet nam nie odpowiedział. Mrowie ludzi zasnęło wśród rozgwieżdżonego nieba. Modliłem się do Boga, abyśmy zrozumieli, czego od nas oczekuje. Nikt bowiem nie ma wątpliwości co do jednego. Nadchodzi czas próby. Minęliśmy Betanie. Ponoć zaledwie kilka dni wcześniej był tu Jezus z Nazaretu z uczniami. Taką wiadomość przyniósł nam Luka, który ma w wiosce krewnych. Gościł u swoich przyjaciół. Zdał nam relację. Łazarza, Marii i Marty. Sześć dni i sześć nocy. Nauczał i błogosławił. Łazarz został przez Jezusa wskrzeszony. Wielu dało takie świadectwo. Nauczyciel także nam o tym mówił. Jeśli któryś z was wątpi, że Syn Boży wskrzesił tego człowieka, niech uda się do jego przyjaciół, powiedział. Kryliśmy się przed ludźmi w odosobnieniu na prośbę Jana. Ponieważ nie chciał, aby różni ludzie nagabywali go i prosili o chleb. Mimo to ciągle ktoś do nas podchodził, padał na kolana i albo chwalił Pana, albo prosił o jedzenie lub pieniądze. Żaden z nas nie wątpi, zapewniałem go Nauczycielu, nigdy nie zaprzemy się nauki Pana. Poszliśmy pokłonić się Łazarzowi oraz jego siostrom, tak jak nakazał nam nauczyciel. Początkowo nie chcieli nas przyjąć, ale nauczyciel wystąpił. Maria go poznała i zaprosiła nas do środka. Jezus mówił o niezwykłym poruszeniu, powiedział Łazarz. Prosił, abyśmy nie opuszczali wioski i nie szli za nim do Jerozolimy. Dlaczego? Spytałem. Łazarz miał na rękach wyraźne, chociaż zabliźnione ślady. Czy to blizny spowodowane rozkładem? Jezus Chrystus mówił o zburzeniu Jerozolimy. Wyszeptał. Jego siostry pochyliły głowy w modlitwie. Nauczycielu? Zwróciliśmy się do mistrza. Czy mówił o tym także w czasie kazań? Spytał nauczyciel. Mówił o tym do ludzi. Marta pochyliła głowę. Błagaliśmy, aby tego nie robił. Ludzie pragną wolności, lecz nie umieją o nią walczyć, dodała Maria. Wierzą, że wolność dokona się za sprawą Jezusa. Nauczycielu? Ponownie skierowaliśmy wzrok ku Janowi. Ja sam nie rozumiem tego, co ma nastąpić, odrzekł. Wiem tylko, że nie o takiej wolności mówi. Jeśli rozgniewa tłum, a faryzeusze powiedzą, że starał się zburzyć świątynię, lub w inny sposób podżegał do zamieszek, to będzie. Co na to jego uczniowie? Wtrąciłem. Pozostała ich jedynie garstka. Łazarz bezradnie rozłożył ręce. Wielu nie wytrzymało trudów wędrówki. Innych posłał w świat i pouczył, o czym mają mówić. Podobnie jak my, nie rozumieją jego dzieła. Czy prawdą jest, że byłeś martwy i Pan cię wskrzesił? Odważyłem się spytać. Moje pytanie nie spotkało się ze zrozumieniem ze strony moich braci. Zaczęli czynić mi wymówki, ale nauczyciel ich powstrzymał. Jezus dawał świadectwo. Także i tym czynem. Chciał, aby wierni o tym wiedzieli. Opowiedz, łazarzu, albo ty, Marto. Okazał nam Boską moc. My też nie wierzyliśmy, że coś takiego jest możliwe. Powiedziała Marta: Nasz brat skonał na naszych rękach. A Jezus? Widziałeś Jachwę? Zdziwiłem się. Nie widziałem. Łazarz pokręcił przecząco głową. Nie pamiętam też chwili śmierci. Byłem chory i pogodziłem się z tym, że odchodzę. Modliłem się. Pamiętam moje płaczące siostry nic więcej. Potem ktoś powtarzał moje imię. Otworzyłem oczy i jestem. Wiem, co powiecie. Marta miała łzy w oczach, że łazarz nie umarł naprawdę. Zaczęliśmy zaprzeczać. Otworzyła się moja skóra pod całunem i zalęgły się w niej robaki. Ciało zatruła śmierć. Skóra długo opadała ze mnie płatami niczym strędowatego. Teraz mam jedynie niewielkie blizny i żyję. Modliliśmy się wspólnie z Łazarzem i jego siostrami. Potem na prośbę nauczyciela poszliśmy do Jerozolimy pod osłoną nocy. Wydostaliśmy się z domu Łazarza tylnym wejściem, za wielką palmą daktylową, żegnani błogosławieństwami gospodarzy. — Zostańcie u nas — poprosiła Marta. — Kto wie, jakie dzieło zniszczenia ma się dokonać w Jerozolimie podczas kolejnej paschy? — Musimy być świadkami. Nauczyciel nie uległ prośbom. Przed frontową bramą domu czekały trzy tuziny ludzi, domagając się, aby wyszedł do nich Mesjasz. — Wiemy, że tam jest — krzyczeli. — Rozejdźcie się, ludzie! — uspokajał wzburzonych Łazarz. — Jezus z Nazaretu dawno opuścił ten dom. Jest w Jerozolimie. Tam go szukajcie. Nad ranem staliśmy u wrót miasta. Nie spotkaliśmy pana, chociaż wszędzie dało się odczuć jego obecność. — Był tu — mówił z przejęciem jeden z pielgrzymów. — Uzdrawiał chorych. Przywrócił wzrok córeczce mojego kuzyna. Chwalmy pana! Grubka ubogich wznosiła oczy ku niebu. Wjechał na oślicy do miasta. Ludzie rzucali mu swoje szaty, aby kopyta zwierzęcia nie brudziły się o jerozolimskie aleje. Tłum krzyczał i wiwatował, dodał wysoki mężczyzna z barankiem ofiarnym pod pachami. Rzucaliśmy liście palmowe, wtrąciła kobieta we wdowich szatach. Kiedy wróciłam do domu, zobaczyłam, że ktoś przyniósł mi wino, chleb i zwierzę ofiarne. To zbawiciel, potwierdzali wszyscy. Uwolni nas spod rzymskiego jarzma. Nauczyciel unosił rękę ku górze i raz za razem uspokajał rozentuzjazmowanych oraz nasycał nadzieją wątpiących. Gdzie Mesjasz teraz jest? Pytaliśmy. Naucza w świątyni, mówili jedni. Odpoczywa w domu swoich przyjaciół, dodawali drudzy. Rozmawia z uczonymi w piśmie, szeptali kolejni. Jerozolima będzie znów wolna. Jest wszędzie! Pisnęła dziewczynka bliźniaczo podobna do tej, którą napoiliśmy na górze. Pan nasz Jezus Chrystus, jest wszędzie. Poczekaj, krzyknąłem za nią, ale wmieszała się w tłum i straciłem ją z oczu. W świątyni zastaliśmy poruszenie. Stoły, na których handlowano, leżały porozrzucane, zwierzęta ofiarne biegały między nimi. W kopułę świątyni uderzały skrzydła gołębi. Zewsząd dochodził wrzask pokrzywdzonych handlarzy. Imię nie Jego niech będzie przeklęte, wrzeszczał tłusty kupiec. Daremnie próbował złapać biegające po dziedzińcu baranki. Niech zaraza spadnie na Jego rodzinę, wrzeszczał właściciel gołębi. Czemu oni złożaczą Jezusowi? Pytaliśmy zgromadzonych. Lichy człowieczek stanął obok nas i wysyczał przez zaciśnięte zęby. Przewracał stoły i zniszczył ich dobytek. Powiedział. Dom mój będzie nazywany domem modlitwy, a wy czynicie z niego jaskinie zbójców. Oj, niedobrze uczynił! Niedobrze! Chcemy usłyszeć jego nauki. Gabriel złapał człowieczka za rękę. Gdzie możemy go znaleźć? Niedobrze, czcigodni panowie! Niedobrze! Kapłani źli bardzo. Nie ukorzył się przed nimi? Kazałby to jemu się kłaniano? Wielki pan! Położył rękę na moim czole i guz, który miałem od dzieciństwa, zniknął. Moja matka łzami się zalewa i modli się gorliwie, modli się. Niewiele rozumieliśmy z tej mętnej przemowy. Krzyki pokrzywdzonych handlarzy i złożeczenia mieszały się z modlitwą wiernych. Moja matka kazała mi wrócić i ostrzec Mesjasza, dodał jeszcze. Moja matka żebrze przed kościołem wschodnim i słyszy, co mówią, słyszy. Co ci matka mówiła? Dociekał nauczyciel. Niech on ucieka, wyznał nieszczęśnik, trzęsąc się ze strachu. Jeden z jego zwolenników go wyda. Kapłanom nie podoba się, że tłumy idą za nim. Nie podoba się uzdrawianie. Mówią, że podrzega do wojny. Jezus nie podżega do wojny, zaprotestował Sariusz. Mężczyzna ogląda się trwożnie na boki. Sam słyszałem, jak mówił, że zburzy świątynię i odbuduje ją w ciągu trzech dni. Kapłani twierdzą, że budowano ją sto lat i żaden człowiek jej nie odbuduje. Jezus głosił, że tego dokona. Potem mówił o zrównaniu z ziemią całej Jerozolimy: kamień na kamieniu nie zostanie, bo to jest rzymskie miasto. Musi wrócić do Żydów, w przeciwnym razie Bóg zniszczy je podobnie jak Sodome i Gomorę. Patrzyliśmy na nieszczęśnika coraz bardziej przerażeni. Przeznaczenie się dopełnia, wyszeptał krótki Marek. Miałeś rację, nauczycielu. Tylko my możemy uratować pana. Niech uchodzi stąd! Człowieczek odbiegł na kilka kroków. Oddzielał nas napływający do świątyni tłum. Jeśli go kochacie, zabierzcie go stąd. Już go zdradzono! Co mamy robić, nauczycielu? Nauczyciel nie odpowiadał. Dobry człowieku, zwrócił się do jednego z lamentujących nad zniszczonym straganem kupców. Czemu płaczesz i złożeczysz Panu? Handlujesz w jego świątyni. Czytasz Pisma Święte. Człowiek spojrzał na nas z nienawiścią na twarzy. Zaczynam handlować piętnastego adar, wycedził. Właśnie przeniosłem się do świątyni. Prawo tego nie zabrania. Chcę wykarmić swoją rodzinę. Mam kilkoro głodnych dzieci i niedomagającą żonę. Jestem bogobojnym żydem. Muszę uiścić podatek świątynny w tutejszej walucie. Jak mam to teraz uczynić? Moje zwierzęta pouciekały. Rozsypane pieniądze wyzbierali żebracy i ci, którzy wcale nie umierają z głodu. Zabraniacie ludziom przynoszenia własnych zwierząt ofiarnych. Twarz nauczyciela była zacięta. Muszą je kupować od was. Bywa, że odkładają pieniądze cały rok że własnym dzieciom odejmują od ust. Nie muszą kupować. Mogą przynieść własne i wnieść opłatę. Dobrze wiedzieliśmy, że chciwi kupcy za pozwoleniem kapłanów ograbiają ubogich. Kazali płacić za własne zwierzęta ofiarne, celowo je czasami odurzając, aby zdesperowani Żydzi, którzy wędrowali tygodniami, pozostali bez ofiary do złożenia. Dobrzy ludzie uciszcie się, krzyknął Jan. Nie godzi się na powrót stawiać stołów lichwiarzy. Pozbierajcie monety i przeznaczcie je dla najbiedniejszych, a dzieło zbawienia stanie się i waszym dziełem. Przez tłum przecisnął się arcykapłan. Tłum umilkł na jego widok. — To nasz — dobiegły do nas szepty — wielki kapłan, właściciel świątynnych straganów. — Czy to prawda, że dzieła zniszczenia i bluźnierstwa Bogu dokonał człowiek zwany Jezusem z Nazaretu? nagle zaległa cisza. Modliłem się, aby nauczyciel nie wdał się z tym człowiekiem w dyskusję. To by mogło oznaczać dla nas więzienie. Wiemy, w której gospodzie zatrzymał się Jezus. Usłyszałem cichy głos Ezdrasza. Tam ci ludzie donieśli mi o tym, bo wiedzą, że szczerze go chwalimy. Chodźmy tam. Nauczyciel chciał coś powiedzieć, ale błagalny wzrok mój i moich towarzyszy sprawił, że się powstrzymał. Chodźmy tam. Zgodził się. Zniknęliśmy w tłumie. Nie było Chrystusa w gospodzie, o której mówili ludzie. Karczmarz nic nie słyszał o człowieku czyniącym cuda. Wziął nas za rzymskich szpiegów. Płacę podatki, powiedział wyjmując beczki z wozu. Jestem dobrym Żydem. Czy możemy przenocować w twoich pokojach? spytał nauczyciel. Karczmarz wymienił cenę. Nie mieliśmy pieniędzy. Zapłacimy modlitwą, błogosławieństwem twego domu, odezwał się ezdrasz. — Albo pozostawimy ci wyprawione skóry jaszczurek. Pokazał pęk skór, ale gospodarz nie zmienił zdania. Jego twarz wykrzywiała złość. Precz, bo psami poszczuje. Jestem myśliwym, spróbował Sariusz. Mogę nałapać dzikich królików, skoro nie chcesz skór jaszczurek. Precz, powiedziałem. Pozwól nam spać chociażby w oborze razem ze zwierzętami. Poprosił nauczyciel i uniósł dłoń. Gospodarz był wściekły. Kiwnął głową do jednego ze swoich pracowników, ten zawołał kolejnego i podeszli do nas we trzech. Darmo zjady — syczał, że co nie umieją żyć z pracy własnych rąk. Plenicie się niczym robactwo, plagi egipskie. Nauczyciel skłonił się mężczyznom i dał znak, żebyśmy odeszli. Odejdziemy zatem. Pozostańcie w spokoju, dobrzy ludzie. Spaliśmy na przedmieściach miasta w opuszczonej stodole. Bukłak, który nam pozostał, był pusty. Sariuszowi udało się wybłagać dwie kobiety idące ulicą, aby zaprowadziły go do siebie na podwórze i pozwoliły zaczerpnąć wody ze studni. Byliśmy głodni i spragnieni. Rano znów udaliśmy się do świątyni. Stoły były uprzątnięte. Tylko na tych z szarfami kapłana Annasza kupcy znów sprzedawali zwierzęta ofiarne. Ceny były tak wysokie, że biedacy z jękiem odchodzili na bok, złożecząc, że Bóg odwróci się od nich, ponieważ nie będą w stanie złożyć ofiary. Dla Boga ofiary nie są ważne, chodziliśmy między nimi powtarzając te słowa. Módlcie się, nie zabijajcie zwierząt, módlcie się do Boga i czyńcie dobrze innym. Nie wykorzystujcie ubogich. — Nie zasmucajcie bardziej nieszczęśliwych. Czyńcie dobro, gdzie tylko możecie. Znów nas przypędzali słudzy kapłana. — Kim jesteś? — spytał nauczyciela sam arcykapłan Annasz. — Ty jesteś jednym z nich? — Nie jestem apostołem, jeśli o to pytasz — odparł Jan z godnością. — Jestem tym, który idzie przed panem, aby przygotować ludzi na jego przyjście. — Jesteś jego sprzymierzeńcem czy moim? — powiedział śmiejąc się Annasz. — Przewrócisz moje stoły czy kupisz ode mnie gołębia niosącego pokój? — Był tłusty. Oddychał z wysiłkiem. Siwą brodę miał splecioną w kunsztowne warkocze. Nosił bogate szaty. Idąc schodami świątyni strącał drogim butem biedaków żebrzących u jej wrót. — Jestem sprzymierzeńcem ubogich. Wiem, kim jesteś. Z cię chrzcicielem, pokażesz ludziom zanurzać się w wodzie i w ten sposób dajesz im nową wiarę. Zaprzeczają naszym prorokom. Mówią, że Jezus z Nazaretu jest zbawicielem. Chrzczę w imię Boże, odpowiedział nauczyciel. Annaż był wyraźnie zły. Twój Jezus był tu dziś znowu. Pytałem mocą jakiej władzy wyrzuca handlujących. Nie odpowiedział. Tylko spytał, skąd pochodzi wiara i sakrament chrztu. Z nieba czy od ludzi? Mówił o tobie, nauczycielu, potwierdził Eliasz. Tak. Mówił o tobie, że tu jesteś i zjednoczysz się z nim niedługo. Oby pod rzymskim batem. Nauczyciel nie wydawał się przestraszony. Co rzekliście Jezusowi? Dociekał. Jedni mówili, że z nieba, a on wtedy spytał, czemuście nie uwierzyli. Inni powiedzieli, że od ludzi, a on na to Bójcie się Jana Proroka. On tu jest i czeka na mnie. A ci niepewni, wtrącił Abiarz. Oni mówili, że nie wiedzą. Wtedy Jezus rzekł, że nie powie im zatem mocą jakiej władzy czyni to, co czyni. Patrzyliśmy jeden na drugiego. Nastroje w świątyni poprawiły się od poprzedniego dnia, zapewne za sprawą potrojonej straży. — Gdzie przebywa Jezus z Nazaretu? — Dla Niego tu przyszliśmy. — Czy masz wiedzę, panie, gdzie jest Jezus z Nazaretu? — spytał Annasz. Nauczyciel pokręcił przecząco głową. — Zatem jeśli Go odnajdziesz, ja zwany prorokiem, wskaż nam miejsce Jego pobytu. Rzymianie wyznaczyli za niego nagrodę. Nie chcemy z nimi sporów. Odchodziliśmy stamtąd coraz bardziej zaniepokojeni. Co mamy robić, nauczycielu? Spytaliśmy bezradnie. Musimy odnaleźć naszego pana i zmusić go, aby opuścił Jerozolimę. Wreszcie go zobaczyłem. Jest zwyczajny, ale bije od niego siła. Bądź pozdrowiony panie. Schyliliśmy głowy, a on przywitał się z Janem i kiwnął do nas ręką. Byliśmy na górze oliwnej. Mesjasz siedział z Piotrem, Janem, Jakubem oraz Andrzejem. Pozostali jego towarzysze odeszli. Nie chciał mówić o nich, chociaż pytaliśmy, gdzie są. Musisz uciekać, mistrzu, powiedział Jan. Andrzej zerwał się. Był silny. Mógłby obronić mesjasza, gdyby groziło mu niebezpieczeństwo, tak też mówię Jezusowi, ale on nie chce mnie słuchać, mówi, że przemawia przeze mnie szatan, padł na kolana przed Jezusem. Jezus patrzył na niego i się uśmiechał, położył rękę na jego głowie i poprosił, aby wstał to co będzie moim udziałem musi nadejść, panie wystąpiłem do przodu. Mówiono nam, że oskarżałeś faryzeuszy ze świątyni, że kapłani chcą cię wydać Rzymianom. Czy dla niego porzuciłem Rebekę i Miriam? To dziwny człowiek. Wydawał się nieobecny, ale przecież rozmawiał z nami. Nie umiałem tego wyjaśnić. Ponownie powtórzył mi, że Bóg określa, co stanie się jego udziałem. Panie, Abiasz zabrał głos. Jeśli Rzymianie cię uwiężą, jak dokonasz dzieła zbawienia? Rzymianie byliby łaskawsi niż Żydzi, odezwał się apostoł zwany Piotrem. Siedzący obok młody i piękny mężczyzna patrzył to na niego, to na Jezusa. Jeśli dowiedzą się, że chcesz uwolnić Żydów z ich jarzma, złożył ręce jak do modlitwy. Jeśli Żydzi mają cię sądzić. Przypomniałem sobie, co mówił Annasz w świątyni i powtórzyłem to Jezusowi. Moi towarzysze wspierali mnie, podobnie jak uczniowie Jezusa, mówili jeden przez drugiego, wszyscy błagaliśmy go, aby uchodził z miasta. On nas nie słuchał. Poprosił, abyśmy pozostawili go w spokoju. Odszedłby się pomodlić. Kiedy wrócił, miałem wrażenie, że rozmawiam z innym człowiekiem. Był jakby wyższy, włosy miał dłuższe, a z rąk emanowało światło. Padliśmy na kolana. Zaiste przed nami stał Bóg, skoro potrafił się tak przeobrazić. Pójdźmy do Gospody po drugiej stronie góry. Uwolniłem syna gospodarza od demona, który go nękał, sprzyja nam i nas nakarmi. Zdjąłem z ramienia worek z kroniką. Uniosłem i ofiarowałem Chrystusowi. Co to jest? spytał Jakub. To kronika naszej podróży do Jerozolimy, panie. Spieszy z wyjaśnieniem Abiasz. Ariel spisuje nasze myśli i to, co nam się po drodze przydarzyło. Jezus zamknął oczy. Panie, pragnę spisać Twoje słowa, dać świadectwo, zaznaczyłem. Spisz zatem i daj zamiast przerywać mi co chwila i nakłaniać, abym uniknął przeznaczonego mi losu. Poszliśmy szybko, osłonięci ciemnością. Bałem się, że ktoś nas rozpozna i każe zamknąć. Minęła nas jedynie mała dziewczynka. Znów miałem wrażenie, że to ta sama, którą już napotkaliśmy na naszej drodze. Spojrzałem w nieodgadnione oblicze Jezusa. Obejrzałem się. Dziewczynka zniknęła. Cesarstwo bizantyjskie, dwunasty wiek. Myślałem tylko o księdze. Co dzień wstawałem, przygotowywałem z bratem Romanem posiłek, sprzątałem, zaprzęgałem wozy... Wymieniałem uprzejmości z pozostałymi braćmi, próbowałem rozmawiać z ochraniającymi nas rycerzami, chociaż to ostatnie było bardzo trudne. Starałem się zachowywać zwyczajnie. Odmawiałem często ojcze nasz, ale to niewiele pomagało. Nie przynosiło ukojenia ani zapomnienia. Nie rozwiewało wątpliwości. Nie gasiło głodu serca ani pytań w umyśle. Księga była we mnie, w głowie, w piersiach nawet w nogach. Walczyłem ze sobą, ale nie opuszczała mnie myśl, że to ja jestem najbardziej godny, aby wnieść ją triumfalnie do Konstantynopola i ogłosić wszystkim jej mądrość. Byłem pewien, że to, co noszę przytroczone do pasa, nie jest prawdziwą księgą, jedynie kopią, być może tą, którą samodzielnie wykonałem, pozbawioną wartości, która nie przetrwa wieków. Nie będzie świadectwem naszej mądrości, nie zmieni biegu historii. Tylko jeden, jedyny zbiór zapisów może to uczynić. Mój umysł nie chciał się oczyścić. Nawet podczas odmawiania modlitwy dźwięczało mi w głowie pytanie, który z nas niósł tę jedyną, najprawdziwszą i świętą tajemnicę? Czy jesteś chory, bracie? zapytał mnie zafrasowany Roman. Nie, nie, zaprzeczyłem. Jestem tylko zmęczony. Brat Roman naprawdę się o mnie troszczył, co mnie męczyło. Odpowiedziałem w końcu, że przeżywam śmierć brata Odrisa. To go uspokoiło, ale tylko na chwilę. Brat Odrys doznał łaski Boga, rzekł z pełną wiarą: Nie zmaga się już z materią. Tak, przepnąłem? I nagle spytałem brata Romana Czy najświętsza księga jest materią? Wytrzeszczył oczy. Nie! w jego głosie pobrzmiewała niepewność. Nasza święta księga nie może być materią. Żaden z bogomilów nie zadał takiego pytania. Ego byłem pewien. Przecież jest spisana, a zatem jest materią, czyli wytworem Satanaela. Z satysfakcją patrzyłem na udręczoną twarz Romana. najświętszym duchem. A to, co niesiemy do Konstantynopola, jest triumfem wiary nad duchem? Czy też dziełem szatana, pozornie tylko danym nam przez Boga? Roman był przerażony. Być może żałował, że rekomendował mnie jako członka wyprawy? Niech żałuje. Nie zależało mi na tym. Akt buntu ukoił nieco moje skołatane serce. Nie wolno ci myśleć inaczej. Dodał żarliwie, oczyść umysł, kochany bracie. Niech nic go nie zatruwa, pomódlmy się razem. Udałem, że odmawiam ojcze nasz. Przecież wiedziałem, że modlitwa nie pomaga. Myśleć mogłem co chcę, tylko musiałem ostrożnie wypowiadać myśli. Musiałem się z nimi kryć, udawać, że nie mam wątpliwości. Już w klasztorze kiełkowały we mnie zasadnicze pytania: Kto? Co? Dlaczego? Czy mają rację? Czy są godni? Czy ja nie jestem godniejszy? Podczas drogi nie musiałem tak bardzo uważać. Nie wygnają mnie, nie wychłoszczą, nic mi nie zrobią. Czasem myślałem o tym, aby odnaleźć księgę i uciec z nią. Widziałem siebie, jak triumfalnie wkraczam do Konstantynopola i składam przysięgę na wierność cesarzowi. Niosę mądrość od samego Boga i przekazuję ją niewiernym i błądzącym. Po co zwoływać kolejne wyprawy krzyżowe? Nie lepiej zagłębić się w mądrości księgi. Papieże, czekajcie na mnie. Poznajcie tę mądrość z moich ust. Ja, skromny mnich Cyryl, brat Bogu miły, przekażę ją wam. Jestem najbardziej godny. Jak myślisz, bracie? — zagadnąłem następnego dnia Romana. — Kto niesie prawdziwą księgę? Cały poprzedni dzień odmawiałem z nimi modlitwy. Wieczorem zbierałem zioła i przygotowywałem ludzi oraz zwierzęta na kolejny dzień podróży. W nocy usunąłem zropiały ząb jednemu z rycerzy, bo jego jęki nie pozwalały nam spać. Nie wypowiedziałem słowa skargi, chociaż byłem bardzo zmęczony. Wszyscy jesteśmy zmęczeni. Idziemy dwa miesiące. Spieszymy się, aby zdążyć na święto, którego nie celebrujemy, połowa miesiąca Augusta, święto tej, która mieniła się matką Chrystusa. Ja i Roman robiliśmy najwięcej. Lazar był najstarszy. Ograniczał się do intonowania modlitw i podziękowań, kiedy krzątaliśmy się przy nim. Podobnie czynił Edran, chociaż nie był tak stary i niedołężny jak Lazar. Matias, Ibrah i metody, Zbierali jedynie chrust na podpałkę i pomagali Lazarowi. Złościło mnie, kiedy widziałem, jak idą koło niego i jedrana, odmawiając modlitwę, wkupiali się w jego łaski. Może liczyli na to, że któryś z nich dostąpi zaszczytu niesienia księgi. Pozwalali się obsługiwać mnie i Romanowi, chociaż my także należeliśmy do starszyzny. Matias nawet nie mówił dziękuję. Jeśli jest ci ciężko, bracie, Odezwał się Roman, któremu poskarżyłem się, że żaden z braci nam nie pomaga. Mogę przejąć od ciebie część obowiązków. Będę wstawał godzinę wcześniej i kładł się godzinę później. Bracie, przerwałem, pracujemy tylko my dwaj, ponad siły. A musimy je mieć, aby dotrzeć do celu. Niech Lazar nakaże, aby Matias, Odris i Ibrah pomagali nam. Powiedz to naszemu najstarszemu bratu. Być może nie widzi, że tracimy siły podczas kiedy tamci nie mogę, bracie. Roman stanowczo potrząsnął głową. Wieczorem słyszałem, że jednak rozmawia z trzema braćmi, których wymieniłem, i prosi ich, aby przejęli część naszych zadań. Tylko tłusty Matjas się zgodził i obiecał, że będzie mył naczynia po wieczornych posiłkach i nosił wodę z rzeki. I brach i metody milczeli. Zerknąłem na metodego, miał obojętną twarz. Niosę dwie księgi. To wyczerpujące. Usłyszałem. Cóż za pecha. Niegodna bogomiła. Oczywiście. Przytaknął Roman, chociaż powinien go skarcić i zagrozić, że poskarży się Lazarowi lub Edranowi. Pozostali bracia także powinni pomagać. Idziemy razem. Nie godzi się, aby maszerowali w odosobnieniu. Jedli nasze jedzenie i korzystali z ochrony żołnierzy. Poskarżyłem się bratu Romanowi, kiedy szliśmy wreszcie na spoczynek. Bracie Cyrylu, nie poznajecie. Roman był zasmucony. Nie możemy o nic prosić, na pewno nie obcych. Bracia z naszego zgromadzenia przynajmniej z nami rozmawiali. Tesar z Presławia i Kusman z Trimontium przyjmowali od nas jedzenie i usługi, kiwając głowami, czasami dziękując, ale nie kwapili się do pomocy. Może to oni nieśli księgę. Kto wie? Rajko i Miro z Rodopów nie wypowiadali więcej niż kilka słów dziennie i nie były to słowa podziękowania. Prawie nic nie jedli. Nie wiedziałem skąd brali siły do marszu. Może byli przyzwyczajeni do ascezy. Widziałem przypadkiem, jak Miro myje się w rzece. Widok dość przykry. Wychudzone ciało i plecy, pokryte gęsto bliznami od ran zadanych biczem. Na szczęście bracia z rodopów nie biczowali się podczas drogi, jedynie sypiali na gołej ziemi. Trzymali się od nas z daleka. To dobrze, ponieważ ich szaty były brudne i wydzielały fetor. Moją głowę wypełniały złe myśli związane z poczuciem krzywdy. Brat Roman musiał to wyczuć, gdyż nie próbował mnie zagadywać. Widać uznał, że tylko modlitwa może mnie uspokoić. Kto niesie księgę? Ponowiłem pytanie. Nie wiem, bracie, odpowiedział. Znów poczułem złość, ale zdusiłem ją w sobie. Powiedział prawdę. Nie wiedział. Po Odrisie księga, którą niósł, dostała się w ręce metodego. Brat Lazar oraz Edran musi wiedzieć, kto niesie prawdziwą księgę. Wydaje się oczywiste, że któryś z nich jest strażnikiem największej świętości Bogomiłów. Musimy się tego dowiedzieć. Odezwałem się spokojnie do Romana. A ten przystanął na chwilę i spojrzał na mnie przerażony. Nie możemy, wyszeptał. Musimy, naciskałem. To dla bezpieczeństwa księgi. Księga jest na pewno bezpieczna, przekonywał mnie, ale już nie tak pewnym tonem. Zasiałem w nim ziarno zwątpienia. Czemu miałaby nie być? Było nas dwunastu. Teraz jest jedenastu. Brat lazar coraz bardziej nie domaga. Wrzody na jego nogach w niektórych miejscach się otworzyły. Wczoraj je opatrywaliśmy. Już nie wydzielały jedynie słodkawego zapachu, jak wcześniej. Cuchnęły z gnilizną. Bezskutecznie namawiałem naszego mentora, aby pozwolił przeciąć je i oczyścić lub choćby umyć ranę ługiem, który wziąłem jeszcze z klasztoru. Odpędził mnie, krzywiąc się z bólu. Potem pozwolił jedynie opatrzyć ranę na nowo doświadczenie uczy mnie, że w ranie gnieździ się złe. Trzeba je wydrapać, aby zginęło. Pod opatrunkiem złe będzie się mnożyło, aż zawędruje krwią wyżej i wyżej do serca, albo co najgorsze do umysłu. A może nie byłoby to wcale dla nas najgorsze? Będziemy wędrowali jeszcze tydzień, najwyżej dziesięć dni. Nasze zapasy się kurczą. Coraz trudniej znaleźć osłonięte drzewami miejsce, w którym może skryć się szesnastu uczestników wyprawy, dwa wozy i siedem koni. Drże przed rozbójnikami, którzy mogą spostrzec dym unoszący się w powietrzu. Czy pięciu rycerzy nas obroni? — Widziałeś nogę brata Lazara? — Zwróciłem się do Romana. Zaczerwienie nie podchodzi nad kolano. — Nie wiem, czy brat Lazar dojdzie do Konstantynopola. — Co radzisz, bracie? spytał. Uważał na pewno, że ciało jest tylko materią. Ja sam tak sądziłem, ale w tym przypadku ciało było nośnikiem naszej tajemnicy, naszej wielkiej sprawy. Jeśli ciało się rozpadnie, pociągnie za sobą także umysł. Kto zatem zaprowadzi nas przed oblicze wielkiego władcy? Musisz przekonać brata Lazara, aby pozwolił mi przeciąć wrzody. Mnie nie usłucha. Rozmawiam z nim, przyrzekł Roman. Zrób to szybko, Romanie. Przyjrzałem mu się badawczo. Jeszcze dwa, trzy dni złe wejdzie w krew i nie będzie innego ratunku, jak ucięcie nogi. W przeciwnym razie dojdzie do serca i zatrzyma je, wcześniej zatruje umysł. Żaden bogomił nie zgodziłby się na takie leczenie. Nasze ciała były niczym, ale nie wolno nam odcinać nic, co nie odrastałoby z woli Boga. Jesteś tego pewien, bracie? Tak pewien jak niczego wcześniej. Skinąłem głową. Zastanawiałem się, czy w czasie przecinania rany brat Lazar mógłby zdradzić mi tajemnicę. Mogłem podać mu zioło, które sprawiłoby, że wyzna, komu powierzono prawdziwą księgę. Jeśli to on ją miał, zamienię niepostrzeżenie swoją na jego. Ja stanę się strażnikiem tajemnicy. Późnym wieczorem przyszedł brat Roman. Zawsze trzymaliśmy się razem rozkładając posłanie na noc. Brat Lazar nie zgadza się na przecięcie rany. Dlaczego? Poczułem jakby mnie ktoś uderzył za nie moje winy. To Bóg jest strażnikiem księgi. Roman na mnie nie patrzył. Z jego woli idziemy do Konstantynopola. To on ją niesie. I on pokaże cesarzowi. Nie rozumiałem. Roman zobaczył w moich oczach wahanie. Jednym słowem, jeśli Bóg chce, aby Księga dotarła do Bizancjum, tak się stanie. Brat Lazar twierdzi, że jego zdrowie, a nawet życie, nie ma najmniejszego znaczenia. Czyli to nie on niesie Księgę. Zastanawiałem się głośno. A zatem Edran. A może Roman? Najlepszy i najszlachetniejszy, najsilniejszy z nas. Bracie mój, dobiegł cichy głos Romana. Porzuć te myśli. Z gruntu złe. Nie ulegaj szatanowi. Proszę. A niech brat Lazar zdechnie na zarazę skoro jest tak pyszny, że nie potrzebuje ludzkiej pomocy. Chciałem jedynie pomóc. Pochyliłem głowę. Roman tego nie powiedział ale dosłyszałem, że Lazarowi nie podoba się moja, jak to nazwał, gorliwość. Zasypiam, zastanawiając się, jakie przewinienie mogłoby zakończyć moją podróż. Co trzeba by uczynić, aby zostać odesłanym i nie dostąpić zaszczytu wniesienia księgi do Konstantynopola? Rano zbudził mnie krzyk. Zerwałem się na równe nogi i co sił pobiegłem w kierunku wibrującego w moich uszach dźwięku. Bracia Ibrah i metody siedzieli na swoich posłaniach z wytrzeszczonymi oczami. To jeden z nich krzyczał. Chyba Ibrah. Metody siedział przykryty pod brodę. Jego twarz także wyrażała cierpienie. Co się stało? Dopadłem ibracha, ale odepchnął mnie, wykrzywiając twarz w grymasie bólu. Musiał bardzo cierpieć, bo oczy miał wytrzeszczone, twarz zaczerwienioną, i szybko oddychał. Metody wyglądał podobnie. Pomogę, tylko muszę wiedzieć, co się stało! Chciałem zsunąć przykrywający brata plet, ale trzymał go kurczowo ręką. — Bracie, czemu nie chcesz mi pozwolić pomóc? Za nimi zbierali się pozostali bracia oraz strażnicy z wabieniem krzykiem. — Co wam się stało? Czy ktoś was napadł? — Szatan! — Zacharczał brat metody. Czemu zacni bracia przywołują to straszne imię? Sprawa musi być poważna. — Czyżby rzeczywiście ten, którego imię wymawiamy ze strachem i niechęcią, nawiedził nasz obóz? Brat Roman też tak musi myśleć, bo powiedział, jesteśmy coraz bliżej celu. Satanael może zrobić wszystko, aby utrudnić nam wyprawę. Pochylamy głowy i szepczemy ojcze nasz. Żołnierze odchodzą chwiejnym krokiem, ale to nie zwraca niczyjej uwagi. Wypędzić źródło szatana, odchwycił Matias. — Szatan, wypędzić go. Tym razem ja wypowiadam te słowa. Napawam się nimi. Szatan. Wydaje się wielkim nieobecnym, a mimo wszystko boimy się jego imienia. Czy ono wystarczy, abym zbliżył się do swojego celu? Dość tego! krzyczy brat Lazar i unosi sękatą rękę, a potem podchodzi do jęczących, zwijających się z bólu braci i zrywa z nich zasłonę. Ze względu na wysoką temperaturę w nocy śpimy w cienkich, krótkich koszulach. W blasku świtu ukazuje się nam dziwne zjawisko. Widzimy opuchnięte genitalia naszych braci. Cofamy się z przerażeniem. Brat Lazar sam zaczyna odmawiać ojcze nasz. Modlitwę odmawiają także metody oraz ibrah, chociaż głosy im się łamią z bólu i upokorzenia. Po modlitwie otaczamy ich ciasno w kręgu. Patrzę ze smutkiem. Nieprzystojne zabawy! wycedził brat Lazar po zakończeniu modlitwy. Wpuściliście szatana do waszych serc. Nie, bracie! Metody próbował wstać, ale ból musi być nieznośny. Miał jądra wielkości dojrzałych jabłek. Nieprzystojne zabawy, powtórzył głośniej Lazar. Wasza wina jest widoczna. Nigdy, jęczał z kolei Ibrach. On z kolei przyrodzenie miał nie tylko opuchnięte, ale także krwisto czerwone, cofnęliśmy się przerażeni. Zaraza dotarł do mnie pełen przerażenia głos brata Romana. Nie znam takiej zarazy, powiedziałem z mocą. Ja też, bracia. Nie znam takiej zarazy. Głos brata Lazara był straszny i zwiastował karę. Nie znam takiej zarazy, która powoduje podobne objawy. Wy, niegodni nosiciele księgi, potwory, pomioty szatana. Odpowiedział mu jedynie jęk chorych i przyspieszone oddechy pozostałych. Daremnie obwinieni zasłaniali się koszulami. Brat Edran podszedł do nich i odsłonił cienkie płótno. Przełknąłem ślinę. Nigdy nie widziałem nic brzydszego. Widok takich zmienionych, opuchniętych i zniekształconych narządów napełnił mnie obrzydzeniem. Pomioty szatana! Precz! Brat Lazar pieklił się straszliwie. Ponownie zastygliśmy wszyscy i przerwaliśmy mamrotanie modlitwy. Brat Lazar wyrzucił dwóch pielgrzymów? Jak to może być? Słyszeliście, co rzekł brat Lazar, najstarszy i najmędrszy z nas, odezwał się milczący do tej pory rajko z rodopów. Zabierajcie swoje nędzne ciała i precz stąd. Ani ibrach ani metody nie ruszyli się z posłań. Przeciwnie, skulili się jeszcze bardziej. Możecie wziąć zapasy jedzenia, które pozwolą wam przetrwać, dodał Rajko, tyle tylko możemy dla was zrobić. Precz. Nie słyszałem, aby kiedykolwiek wcześniej wypowiedział tyle słów. Podejrzewałem nawet, że nie zna naszego języka. Wszyscy patrzyliśmy na niego z szacunkiem. Wszyscy, poza oskarżonymi braćmi. Ma rację. Bracia, którzy mieli być strażnikami skarbu, narazili go na zbezczeszczenie. Mimo wszystko nie mogłem uwierzyć, że brat Lazar bez porozumienia z innymi braćmi, bez sądu, choćby bez rozmowy z Edranem, chce wygnać i bracha, i metodego. Litości! jęknął Roman, ale brat Lazar posłał mu gniewne spojrzenie. — Nie ma litości dla nikogo, kto swoim zachowaniem naraża naszą świętą wyprawę na klęskę. — Nie brońcie ich, bracia — dodał brat Rajko. — Nie są warci obrony. — Litości — powtórzył Ibrach. Lepsza jest śmierć, nie proście o nią. Lazar splunął i podszedł do obu leżących braci. Widziałem ból w jego oczach. Rana musiała bardzo mu dokuczać. Zwykle wykonywał tylko kilka kroków, głównie aby wstać z wozu i położyć się na posłaniu, potem z powrotem na wóz. W jego ręku błysnął nóż. Przez chwilę myślałem, że brat Lazar chce zranić albo wręcz zabić Metodego lub Ibracha. Oni także tak myśleli, bo obaj zamknęli oczy i zaczęli głośno odmawiać ojcze nasz. Lazar złapał jednak zaskórzany rzemień, którym była przytroczona do pasa księga i bracha. I przeciął go jednym ruchem. To samo zrobił z pasem metodego. Wracajcie do zgromadzenia, jeśli macie odwagę, wycedził. Albo niech was zjedzą wilki. Łaski, bracie! Metody z trudnością dźwignął się na kolana. Ta pozycja jeszcze bardziej zdenerwowała brata Lazara. Podobnie Edran, który nic dotychczas nie mówił, wydawał się wzburzony. Wystąpił przed szereg. I pomógł wstać Metodemu, a następnie i Brachowi. Nie możecie dalej iść z nami, powiedział. Odejdźcie. Zostaw ich, bracie, krzyknął Rajko i złapał za rękę Edrana. Stary brat cofnął się i pochylił głowę. Patrzyłem, kiedy odchodzili. Włożyłem im do worków nieco więcej ziarna, ryzykując gniew brata Lazara, dołożyłem po bukłaku na wodę. Żałowałem ich. Ból i obrzęk utrzymają się jeszcze co najmniej trzy dni i noce. Tak działa Herakleum. Z rodziny Apicae. Objawy są znacznie bardziej nasilone, kiedy natarta sokiem skóra styka się ze słońcem. Niestety nie mogłem uzyskać takiego efektu. Nie był jednak potrzebny, a i zadawanie cierpienia większego niż to konieczne nie wydawało się potrzebne. Przy Herakleum trzeba uważać. Musiałem wycisnąć sok z rośliny tak, aby nie podrażnić własnej skóry, co nie było łatwe, zwłaszcza że pracowałem pod osłoną nocy. Porodziłem jednak sobie. To roślina trująca. Wystarczy kilka kropel roztartych na genitaliach, a skóra robi się czerwona i pokryta pęcherzami nabrzmiewającymi płynem. Nikt nie będzie mnie posądzał, ponieważ do wieczornego naparu dodałem kilka łodyg maku, co działa nasennie. Wszyscy spali. Bracia i pilnujący nas żołnierze. Im dałem więcej maku do wody. Bałem się, że z racji swojej funkcji mają czulszy sen. Podobnie więcej wywaru dolałem do napojów obcych braci. Dobrze zrobiłem, gdyż jak zwykle wypili tylko kilka łyków. Gdyby zobaczyli mnie, jak nacieram genitalia i bracha i metodego, to teraz ja wracałbym do Filipopolis sam, z woreczkiem mąki na plecach bez księgi, honoru i nadziei. Nieszczęśnicy wypili wodę z mojej ręki, bo niczego nie podejrzewali. Sam udawałem, że piję ów płyn. Pod osłoną nocy dokonałem dzieła. Zostali wygnani, a ich księgi odebrane. Zyskałem tym samym pewność, że ani jeden, ani drugi nie byli strażnikami tajemnicy. Brat Lazar zabrał wprawdzie oba skórzane worki, ale nie poprosił nikogo, aby wziął na siebie ciężar noszenia dodatkowych ksiąg. Przeciwnie, zabrał je sam, a potem umieścił w schowku, w którym trzymaliśmy część pieniędzy. Było nas o trzech mniej. Brat Lazar umarł w męczarniach pięć dni później. Nie z mojej winy, nawet w najmniejszym stopniu. Opiekowałem się nim i towarzyszyłem mu do końca. To wielki zaszczyt dla tak zwykłego Bogomiła jak ja kolejny po dostąpieniu przywileju pozostania strażnikiem księgi. Brat Edran niechętnie zgodził się, abyśmy po wygnaniu Metodego oraz Ibracha znaleźli osłonięte od słońca i ludzkiego wzroku miejsce i poczekali, aż brat Lazar odejdzie do Boga. Wybacz, bracie, argumentowałem odważnie. Brat Lazar nie może iść, nie może także jechać. Mógłby podróżować jedynie na pierwszym wozie, a tam umieszczony jest zapas zboża. Morowe powietrze, jakie wydziela jego rana, może przesiąknąć przez worek i uszkodzić nasze zapasy. No rozumiem, że w klasztorze zajmowałeś się jedzeniem i może wiesz coś więcej niż zwykłym nich, ale tu nie chodzi o brata Lazara ani nawet o nasze bezpieczeństwo. Tu idzie o większą sprawę. Spojrzałem tęsknie na zachodzące słońce. Za lasem rosły słoneczniki, obecnie dojrzałe. Gotowe do zebrania i uzyskania gęstego oleju. Przypomniałem sobie, jak w klasztorze czekałem na te chwilę. Jak szukałem najlepszych, najbardziej dojrzałych słoneczników, a potem całymi dniami wyłuskiwałem białowe pestki. Skonstruowałem nawet własne żarne, aby nie męczyć rąk ugniataniem. Część z nich służyła mi do wyrobu oleju, część piekłem, aż ich chłopinka ciemniała, a potem posypywałem odrobiną soli. Sól kosztowała więcej niż słoneczniki, ale u nas w klasztorze pieczone pestki z solą uważano za danie sprzyjające ascezie. Bracia uwielbiali je i gromadzili się przed kuchnią niczym wygłodniałe ptaki. Czynili tak starsi i młodsi. Brat Lazar bardzo je lubił i przychodził po nie sam. Nie czekał, aż pestki zostaną mu przyniesione do celi. Uśmiechnąłem się do tych wspomnień. Wydały mi się tak odległe i zupełnie nie moje, jakby w klasztorze w Filipopolis przebywał ktoś zupełnie inny. Pozwalano mi zatem kupować sól od kupców, którzy z kolei nabywali ją, mocno zanieczyszczoną, u rybaków. Nauczyłem dwóch młodszych braci, jak oddziela się drobinki kamieni od rzeczywistej soli i jak wyskrobuje czarną rudę z powierzchni białych kryształków, a potem tłucze zapamiętale... Aby kryształ zmienił się w drobinki. Na to także mi pozwalano, od kiedy natknąłem brata Alberta, aby porozmawiał ze starszyzną i wykorzystał kupców do krzewienia naszej wiary. My, w przeciwieństwie do mnichów z Rodopów czy Presławia, nie pielgrzymowaliśmy. Cóż jednak przeszkadzało, abyśmy, podobnie jak apostołowie Chrystusa, krzewili naszą wiarę w taki sposób, jak to tylko jest możliwe? Przypomniałem sobie brata Alberta. Słoneczniki zwiesiły głowy w zachodzącym słońcu. Brat Lazar cicho sapał, odpoczywając w cieniu z nogą uniesioną ku górze, co przyniosło mu wyraźną ulgę. Ciekawe, czy w tym roku pod naszą nieobecność bracia kuchenni przygotują słoneczniki jak należy. Spojrzałem jeszcze raz w groźne oblicze brata Edrana. Czy brat Edran, jeden z doskonałych, mój wzór do naśladowania i niedościgniony w wierze? Zechce narazić naszą misję na niepowodzenie? Nie muszę z tobą rozmawiać, nie muszę niczego ci wyjaśniać. Mruknął niezadowolony, ale ton miał łagodniejszy. Byłem przekonany, że brat Edran mnie nie lubi. Nigdy mnie nie lubił. Może czuł, że jestem zagrożeniem. Byłem skromny, bogobojny, przyjmowałem kary i zaszczyty z równą pokorą, a jednak on bacznie mnie obserwował. Bracie Edranie. Kiedy nasz brat i przewodnik Lazar odebrał księgi wygnanym Metodemu i Ibrachowi, pozostawił je w wozie z zapasami. Brat Lazar wiedział co robi. Przerwał mi zagniewany Edran. Nie mam wątpliwości, że wtedy wiedział. Ale choroba podeszła już bardzo wysoko. Za chwilę zła krew zatruje umysł i zatrzyma serce. Bratu Lazarowi już miesza się w głowie. Bracie Edranie, Usłyszałem koło mnie pełen pokory głos brata Romana. Żołnierze stoją u wrót bram Konstantynopola. Nie wpuszczą do miasta chorego człowieka. Jeśli zobaczą nogę brata Lazara, to wszyscy zostaniemy wyrżnięci w pień i nasza misja. Głos rozsądku został wysłuchany. Nie bez znaczenia było wsparcie mnichów Mira i Rajka, którzy najwyraźniej poinformowani o sytuacji przez Romana zdecydowali się na rozmowę ze dranem. Dosłyszałem rozmowę Edrana z konnymi. Zostaniemy tutaj do niedzieli albo krócej, jeśli. Jeśli wasz mnich umrze wcześniej, spytał wysoki rycerz. Jeśli nasz doskonały brat opuści ciało i zostanie czystym duchem, wtedy przestań, mnichu, przerwał mu wysoki. Nam to jedno. Dotrzymajcie tylko słowa. Dotrzymamy. Brat Edran pochylił głowę, Chociaż powinien mu powiedzieć, że płacimy im szczodrze, chociaż palcem nie kiwnęli, i karmimy co dzień, kilka razy dziennie, aż bracia z rodopów, zwykle mało małomówni i obojętni, zrzymali się między sobą, że rycerzom rosną brzuchy i gdyby nadeszło niebezpieczeństwo, źli ludzie albo wilki, nie mieliby siły się ruszyć. A Kusman odpowiedział wtedy ze śmiechem, jakiego nigdy wcześniej ani później nie słyszałem. Że pewnie dlatego niektórzy z nich nie zdejmują kolczuk ani ubrań, gdyż boją się, że nie włożą ich z powrotem na pękate brzuchy. Gdyby wilki nas napadły, rycerze staną i zabiją zwierzęta odorem swoich ciał, stwierdził brat Matias. Dostąpiłem zaszczytu opieki nad chorym bratem. Pielęgnowałem go z oddaniem. Podawałem mu zioła uśmierzające ból i zbijające gorączkę. Zwilżałem mu wargi wodą poprosiłem pozostałych, aby nie zbliżali się do nas. Jeśli to, na co cierpi brat Lazar, jest zarazą, niech tylko ja ucierpię, powiedziałem. Brat Edran obdarzył mnie po raz pierwszy życzliwym spojrzeniem, a Roman, ten poczciwy, najlepszy z ludzi po Albercie, natychmiast zaproponował pomoc i wszelkie oddanie dla Lazara. Bracie Romanie, tu wystarczy jeden z nas. Ty Zajmij się żywymi. Ja pozostanę przy umierającym, zadeklarowałem. Wiedziałem, że gęsty, żółty płyn wypływający z rany starca jest groźny, ale tylko dlatego, kto dotknie go gołą, zranioną ręką. Nie wolno dopuścić, aby dostał się do czyjejś krwi. W przeciwnym wypadku nic nikomu nie grozi. Zaraza nie rozprzestrzenia się z powietrzem, jak sugerowałem. Brat Lazar cierpi na chorobę, z której powodu jego krew jest słodka niczym miód, a na urynie siadają muchy zwabione kwaśno słodkim zapachem. W krótkim czasie traci się wzrok i powstają rany na ciele. Znam się na tym. Studiowałem księgi, których nikt inny nie chciał czytać. Grecki, aramejski i łacina nie mają przede mną tajemnic. Bóg chciał, żebym posiadł tę wiedzę i ją wykorzystał. Skoro posłał mnie na wyprawę, miał w tym swój cel, musiałem tylko trzymać pełnego poświęcenia brata Romana z dala ode mnie. Na szczęście zrozumiał, że jego misją jest usługiwanie ponuremu bratu Edranowi, zniecierpliwionemu Matiasowi. Milczącym Tesarowi Kusmanowi oraz spoglądającym podejrzliwie Rajkowi i Mirowi Zrodopów. Mogłem zatem w spokoju wypytywać konającego, majaczącego starca o to, która księga jest prawdziwa. — Czemu mnie dręczysz, szatanie? — pytał w przebłyskach świadomości. — Umierasz, bracie — wyznawałem zgodnie z prawdą. — Wyjaw prawdę. — Nie zabieraj jej ze sobą do piekła. — Nie pójdę do piekła. Odejdź! Pukał? A ja wtedy dolewałem krople ziela bielunia dziennieżawy i czekałem, aż Lazar wyjawi prawdę. Majaki powodowane przez owo zioło są niezmiernie uciążliwe. Nie bardziej jednak niż te, które mieszkają w żółtej ranie, brata Lazara. Czułem się zatem usprawiedliwiony słuchając jego halucynacji. Zioło działa tak, że nawet jeśli nie chcesz, nie możesz bronić się przed jego działaniem. Brat Lazar, mimo że bardzo chory, Bronił się zaciekle przed jego wpływem, a ja czekałem cierpliwie, wiedząc, że w końcu ulegnie. Odris pragnął powierzyć najświętszą tajemnicę, znajdzie, mamrotał: Znajda, się księgę. Kto jest znajdą? szeptałem. A zatem to nie Roman ma prawdziwy rękopis, Ojca Bogomiła. Roman nie był znajdą. Opowiadał mi przecież o swojej rodzinie. Zatem Matias musi mieć księgę. — Czy Matjasowi powierzyliście najświętszy sekret bogomiłów? — spytałem z niedowierzaniem. — Temu leniwemu, wiecznie zaspanemu mnichowi, który tylko by jadł i spał i korzystał z owoców pracy innych? — Najbardziej niegodny niesie księgę. — Wił się konający Lazar. — Najbardziej niegodny. — Nie chciałem. — Boże nasz jedyny, nie chciałem. — Umieram, bom zasłużył. Otarłem mu pod z czoła. Chłód wody przyniósł mu ulgę. Słusznie prawisz. Zasłużyłeś na to, aby umrzeć. Cierpiałeś na słodką chorobę, a jednak ani razu nie odmówiłeś sobie słodkiego ani tłustego. Biłeś, kiedy my ulegaliśmy pokusie, a sam tuczyłeś swoje ciało. naciskałem. Nie chciałem. Nie chciałem. Zamknął oczy. Z Bieluniem nie wolno przesadzić. W przeciwnym razie halucynacje mogą nie dawać prawdy albo zabić chorego. Zwilżyłem mu usta wodą. Bieluń powodował, że wysychały i pękały. Nie chciałem powtórzył. Jego twarz wyostrzyła się. z Hipokratika. Świadectwo nieuchronności śmierci. Już niewiele mu pozostało. Niech wyjawi tajemnicę. Kiedy zaczynałem tracić nadzieję, że słowa nie chciałem brałem za żal za niedość ascetycznym życiem, brat Lazar otworzył oczy i spojrzał na mnie zupełnie przytomnie. Nie chciałem, aby brat Roman pozwolił ci cieszyć się przywilejami starszyzny. Drgnąłem pod wpływem tych spokojnych, przytomnych słów. Dlaczego? Nie mogłem powstrzymać żalu we własnym głosie. Nie dość dobrze wam służyłem jako bezimienny mnich? Założę się, że jedząc moje potrawy, pijąc olej na trawienie i korzystając z moich wynalazków, nie interesowałeś się nawet kim jestem. Miałem rację, sapnął. Zostałeś skażony przez tego. tego. brata Alberta, odpowiedziałem mu z satysfakcją. Dobrego, pobożnego człowieka, którego zabiliście. Sądzisz, że to spodobało się Bogu? Ten. ten. Szatan chciał zniszczyć nasze zgromadzenie wyszeptał. Ależ nie, zaprzeczyłem. Pochyliłem się nad nim, jakbym z troską i starannością obmywał mu twarz. Nie chciałem, aby ktokolwiek widział, że rozmawiamy. Albert nie chciał niczego zniszczyć. Wy go zabiliście. Albert to męczennik, taki sam jak Jezus Chrystus. Nasz Bóg jest dobry, a wy skaziliście jego pamięć bestialskim mordem. Spojrzał na mnie przytomnie. Nie spodoba mu się, że dopuściliśmy szatana do takiej wyprawy, wyszeptał. Powiem ci, bracie, że brat Albert także idzie z nami, wyznałem z lubością. Zabrałem jego kości i chciałbym pochować je w ziemi świętej. Ziemia, po której stąpał nasz Pan Jezus Chrystus. Uświęci męczeńską śmierć Alberta. Stare oczy zapłonęły gniewem, ale brat Lazar znajdował się jedną nogą na tamtym świecie. Czekałem na jego ostatnie słowa. Często zdarza się, że umierający odzyskuje siły i nieczym dopalająca się świeca wydobywa z siebie krótki jasny płomień, a potem gaśnie. Muszę uchwycić ten moment przed zgaśnięciem. Odpowiadaj zażądałem, omywając jego wargi wodą z bieluniem. Kto niesie księgę? Ty, niegodny. Umarł cicho. Zamknąłem mu oczy, wylałem zakażoną wodę, aby nikt przypadkiem jej nie skosztował, a potem zmówiłem modlitwę sam, zanim zawołałem pozostałych, aby uspokoić myśli. To ja byłem strażnikiem tajemnicy. To mnie powierzono księgę. Brat Lazar wyjawił mi to przed śmiercią pod wpływem zioła prawdy. Nie mógł kłamać. Kochany bracie, jestem najbardziej godny, aby zanieść księgę do stolicy Imperium. Najgodniejszy z godnych. Zbudził mnie szelest. Po przeżyciach ostatnich dni nie spałem najlepiej. Miałem majaki, nie potrafiłem ich odpędzić, chociaż próbowałem. Widziałem we śnie rozpadającego się brata Lazara, który próbował odebrać mi księgę, i żywego Alberta, który kradł własne kości. Lazar i tak by umarł. Bóg tak chciał. Ja mu tylko wydarłem tajemnicę. Dotknąłem mojej księgi, ukrytej w skórzanym, zaszytym pojemniku przytroczonym do pasa moja świętość, moja tajemnica. Czerpałem z niej siłę do dalszego działania szelest się wzmógł ogarnął mnie lęk było jeszcze ciemno czyżby wilki albo jakie inne zwierzęta do tej pory wędrowaliśmy względnie spokojnie nie licząc oczywiście śmierci Odrisa Lazara i wygnania Ibraha oraz Metodego nie napadli nas ani ludzie ani zwierzęta nie napotykaliśmy zresztą ani jednych ani drugich Wydawało się nawet, że wynajęci rycerze darmo jedzą nasze ziarno i przyjmują zapłatę za ochronę. Nie mieli przecież co robić. Czemu spokój nas opuścił? Czy to kara za winy? Moje? Czy te zadawnione? Za mękę zadaną Albertowi? Drgnąłem. Próbowałem otworzyć oczy, ale powieki miałem dziwnie ciężkie. Nie powinienem pić wody makowej, ale byłem bardzo znużony. Nie. wyciągnąłem rękę i dotknąłem delikatnie śpiącego towarzysza. Na szczęście był tam, niedaleko mnie, wierny, prawie równie dobry jak Albert. Nie poruszył się. Przeraziłem się. Czyżbym za bardzo nasycił wieczorną wodę makiem? Czemu Roman się nie rusza? Czyżbym popełnił jakiś błąd? Leżałem otumaniony i moje członki nie słuchały mnie, a jednak wstałem najwyższym wysiłkiem woli. Kręciło mi się w głowie. Zrobiłem niewielki krok, ale źle oceniłem odległość, dzielącą mnie od przyjaciela. Potknąłem się o leżące ciało Romana i upadłem. Na szczęście Roman się poruszył. A więc żyje. Poczułem ulgę. Za nic nie chciałbym go skrzywdzić. Romanie. Jęknąłem. Stań. Co się stało? Widziałem, jak przez mgłę. Złapałem Romana za rękę. Razem próbowaliśmy wstać. On także miał zawroty głowy. Daremnie usiłował wstać na nogi. Ratunku! zawołał przerażony. Obejrzałem się za siebie. Mgła, która spowijała moje oczy, zwolna znikała. Szelesty i trzaski narastały. Wtem dostrzegłem to, co wcześniej wypatrzył brat Roman. Jeden z naszych wozów, ten pełen zapasów, płonął. Ogień nie był jeszcze zbyt wielki, ale czerwone języki lizały drewnianą obudowę. Deski pokryte olejem wydzielały swąd spalenizny. Paliło się także płótno, które pokrywało wóz. Swąd dymu, początkowo niewyczuwalny, nagle uderzył mnie w nozdrza z całą mocą. Nasze zapasy płonęły. Nie taki miałem plan. Co mogło się stać? Ratunku! zawtórowałem. Odpowiedziała mi cisza. Wydawało się, że konni powinni rzucić się do gaszenia pożaru, ale nigdzie ich nie dostrzegłem. Jeden z nich zawsze czuwał, a pozostała czwórka spała, otaczając nas ze wszystkich stron. Teraz nie widziałem nigdzie ich posłań. Brakowało czasu na dywagacje i rozpamiętywanie tego, co się stało poprzedniego wieczoru. Ratunku! Zbudźcie się, bracia! krzyczeliśmy jeden przez drugiego, próbując ustać na nogach i dotrzeć do wozu, aby stłumić ogień. Wreszcie nasz krzyk zdołał poruszyć innych: Bracia! Roman trzymał się pnia drzewa. Stałem już całkiem dobrze na nogach. Działanie wody ze środkiem usypiającym ustępowało powoli. Pożar! krzyczał któryś z obcych towarzyszy, chyba brat Kusman zwarny. Dostrzegłem, że on również słaniał się na nogach i nie mógł zachować równowagi, ale czymkolwiek był otumaniony, czuł się chyba najlepiej z nas. Pierwszy dotarł do płomieni i właśnie polewał wóz wodą, którą wieczorem przynieśliśmy z Romanem z jeziora i przygotowaliśmy na rano, oczyszczając ją z mułu i pasożytów, które mogły dostać się do naszej krwi i poważnie nam zaszkodzić. Woda była daleko. Wróciliśmy z bratem Romanem ledwie żywi ze zmęczenia. Brat Matias chciał użyć wody, aby się umyć przed snem, ale skarciłem go ostrymi słowami i zasnął obrażony. Co jedliśmy wieczorem? Myślałem, tłukąc ogień miotłą owiniętą w worek, który pozostał po zjedzonej w drodze mące. Jakaś niepamięć pokrywała mój umysł. Trzeba zedrzeć materiał, usłyszałem głos Rajka. On pali się najmocniej. Rajko miał rację. Materiał został nasączony olejem i alkoholem, następnie wysuszony w słońcu, aby był sztywny i dobrze okrywał wóz, chroniąc zapasy przed upałem czy deszczem. Zostaw, bracie. — Krzyknąłem. — Poparzysz sobie ręce. Ale Miro, który się do nas przyłączył, nie zwracał uwagi na moje słowa. Podobnie Kusman, który nożem rozciął materiał z drugiej strony i rozdzierał go z determinacją i energią zdumiewającą, jak na osobę, która jadła w ciągu całego dnia kilka kęsów chleba i wypijała trzy łyki wody. Może przez to działanie trucizny go ominęło. Udało się ugasić płomienie, zanim na dobre się rozprzestrzeniły. Nikt nie odniósł większych obrażeń, poza niewielkimi poparzeniami dłoni brata Rajka. Spłonęły jednak nasze zapasy. Kiedy otworzyłem worki, buchnął duszący smród dymu. Mąka, kasza, ryż nadawały się jedynie do zakopania. — Co się stało? — Dosłyszałem głos brata Edrana. — No tak. Nasz przewodnik wstał najpóźniej, chociaż nie było po nim widać śladu działania środka nasennego... Nie pomagał w gaszeniu pożaru. Co więcej, na jego twarzy nie widniały ślady strachu. Ktoś podpalił jeden z wozów, gorączkowałem się. Wcześniej uśpił nas czymś, żebyśmy i my zginęli. Brat Edran stał spokojnie. Nie wydawał się wzruszony. Jesteś pewien, bracie, że sam nie zapruszyłeś ognia? Przyglądał mi się badawczo. Brat Miro podszedł i stanął koło mnie. Dołączyli do nas Rajko, Roman i Kusman. Staliśmy brudni, osmaleni i spoceni naprzeciwko czystych i spokojnych braci Edrana, Matiasa oraz Kusmana. Jestem pewien. Nie patrzyłem na brata Edrana. Nie chciałem, aby poczuł złość bijącą ode mnie. Nie miałem powodu, aby palić ogień. Było jeszcze zbyt wcześnie na śniadanie. Spałem, kiedy. Czemu nie pomogliście nam gasić ognia? Głos rajka pobrzmiewał gniewem. Nie czuliśmy dymu i nie widzieliśmy ognia. Brat Matias także przyglądał się nam badawczym wzrokiem. Kto dostrzegł ogień? Ja! Spojrzałem na niego wyzywająco. Czyż to nie ciekawy przypadek? Matias uśmiechnął się krzywo. Brat Cyril zawsze jest pierwszy. Pierwszy przy chorych, pierwszy przy zmarłych i pierwszy przy ogniu. Po wygnaniu Metodego to on stał się moim największym wrogiem. Czemu był mi tak bardzo niechętny? Zatrząsłem się z oburzenia. Wstaję pierwszy, gotów by służyć. Nie tłumacz się, bracie, przerwał mi Roman drżącym głosem. To brat Matias powinien się tłumaczyć. Co? krzyknął Matias. Ja? O czym zamachnął się na mnie, ale zanim zdołał uderzyć, powalił go na ziemię cios brata Rajko. Milcz podły człowieku. Rajko potarł dłonią pięść, nie posądzałem go o taką siłę. Nie jesteś godzien, aby z nami dźwigać zaszczyt, jakim jest strzeżenie tajemnicy. Matias leżał na ziemi i nie mógł się podnieść. Podszedłem do niego i podałem mu rękę. Uniósł głowę i spojrzał na mnie spojrzeniem pełnym niechęci. Po chwili wahania wziął moją dłoń i dźwignął się ciężko. Powinieneś zostać ubiczowany. Brat Edran miał pogardę w głosie. Jeśli brat Cyryl nie ujmie się za tobą, zostaniesz ukarany. Nie każ go, bracie Edranie, pochyliłem głowę. Nie uratuje mnie to, a jedynie przekona szatana, że zatriumfował. Brat Edran pokiwał głową. Szlachetna decyzja, powiedział brat Rajko. Pochyliłem skromnie głowę. Lepiej sprawdźmy, czy coś się da uratować, orzekł brat Kusman. I poszukajmy konnych. Podeszliśmy do wozu, a Roman, Kusman i Rajko poszli szukać rycerzy. Wszyscy, nawet Matias, chwiali się. Jedynie Edran trzymał się prosto. — Nie ma worka z suszonym mięsem oraz beczki z kiszonką. — mruknąłem rozczarowany po wstępnych oględzinach. — Nie ma konnych. Rajko miał na twarzy wypisane zdumienie. — Szukaliśmy ich w okolicy — dodał Kusman. — Są ślady kopyt wszystkich pięciu. Edran patrzył na nas podejrzliwie. Nie ma konnych, powtórzył Roman bezradnie, po czym opadł na ziemię. Jego ciałem wstrząsnął szloch. Rycerze uciekli, a wcześniej podpalili nasze zapasy, wrzasnął Matias. Gonić ich! Cicho, bądź bracie, przynajmniej dopóki nie dowiemy się, co się stało. Brat Edran był teraz najstarszy z nas. Po śmierci Lazara, a wcześniej Odrisa. To on przejął tytuł najdoskonalszego. Rycerze nas zdradzili. Oto, co się stało. Głos rajka zabrzmiał mocno, chociaż przebijało w nim rozgoryczenie. On też przysiadł na ziemi. Miałem rozmazany obraz przed oczami. Widziałem moich braci w podwójnej, a nawet potrójnej poświacie. Oni zapewne czuli się tak samo. Konni podali nam truciznę, a potem podpalili nasze zapasy i uciekli. Podsumował brat Miro to, o czym już wiedzieliśmy. Edran wciąż się nie odzywał. Dlaczego? Spytał bezradnie Roman. Właśnie. Dlaczego? Głos Matiasa był pełen rozpaczy. Najwyraźniej zapomniał już, że jeszcze przed chwilą mnie posądzał o zniszczenie zapasów. Czy zabrali także pieniądze? Zainteresował się Roman. Chociaż odpowiedź wydawała mi się oczywista. To Miro poczuł się najszybciej na tyle sprawny, że udał się, by przeszukać wozy. Z najwyższym wysiłkiem wstałem i poszedłem mu pomóc. W końcu to ja wiedziałem, gdzie co się znajduje. W ciszy dokonywaliśmy inwentaryzacji. — Zostawili nam jedynie trochę ziarna i ukryty przez brata Cyryla worek z suszonym mięsem — relacjonował Miro beznamiętnie. — Jest także oliwą powiedziałem, dotykając niewielkiego naczynia wypełnionego złotym płynem. Widocznie nie chcieli obciążać koni niewygodnym bagażem albo bali się, że rozbije się w drodze. Na co nam naczynie z oliwą? Rzucił ze złością brat Miro. Nie mamy pieniędzy, wyszeptałem. To jedyna cenna rzecz. Konni zabrali pieniądze. Nie wszystkie, bo część ukryłem między deskami powozu, w skrytce wydłubanej pod osłoną nocy. Inną część z kośćmi brata Alberta, w worku z dodatkowymi okryciami. To dlatego nie mogłem pozwolić, aby brat Miro przeszukiwał wozy sam. Wóz, który się palił, jest całkiem uszkodzony, stwierdziłem, pokazując spalony dyszel i oderwane koło. Nawet gdyby był sprawny, to i tak nie mamy koni, przypomniał mi brat Roman. Mamy jeszcze jeden wóz. Mniejszy i bez zapasów, ale to zawsze coś. Ocenił Edran. W jego głosie dosłyszałem zwątpienie. Dalej, bracie Edranie. Okaż się godny przywództwa. Tracisz resztkę zapasów i pieniądze, ale jesteś blisko celu. Pamiętaj, co jest najważniejsze. Czy spalony ryż i ukradzione kiszonki warte są rozpaczy? Jesteśmy o trzy dni drogi od Konstantynopola. Blisko miasta Edirne. Nawet z pustym brzuchem dotrzemy do celu. Ale czy mamy jeszcze jakiś cel? Czy mamy nasze księgi? — Co z księgami? — spytał. Dotknąłem swojej tajemnicy ukrytej pod mnisim habitem. Podobnie uczyniła reszta z nas ze zgromadzenia w Filipopolis. Jako ostatni księgi dotknął brat Edran... A potem zdjął z pleców niewielki worek i wyjął z niego księgi zabrane Metodemu i Ibrachowi. — Macie swoje księgi? — spytałem braci z innych zgromadzeń. Ku mojemu zdumieniu przecząco pokręcili głowami. Wtedy pojąłem. Oni nie nieśli fałszywych ksiąg. Tylko my je mieliśmy. Podszedłem do drugiego wozu. Był prawie pusty, nie licząc siana ułożonego starannie... I dwóch worków, jednego wypełnionego po brzegi woreczkami z ziołami, które zbieraliśmy z Romanem, drugiego, który zawierał wysuszone na słońcu grzyby, dorodne kapelusze kań, małe, żółte kurki i prawdziwki, nanizane na sznurek. O ile łatwiej byłoby podpalić drugi wóz, tyle że wtedy nie uczyniono by nam większej szkody. Sprawdziłem. Kości brata Alberta tkwiły pod ziołami. — Bracie Dranie — wpatrywaliśmy się w niego wszyscy — co mam czynić? — spytał bezradnie. Roman zaczął odmawiać modlitwę Ojcze Nasz. Miał rację. Te słowa koiły nasze dusze. Zawsze pomagały nam podjąć właściwe decyzje. Teraz też tak się stało. Brat Cyryl i brat Roman pójdą do miasta i spróbują sprzedać oliwę i... grzyby. Wypytajcie także miejscowych. Może dowiecie się czegoś o konnych. Dlaczego nas okradli i dokąd odeszli? — Nie mogli ujść daleko — zauważył Kusman. Ogień ledwie się tlił, a materiał na wozie jest łatwopalny. — Brat Tesar i brat Kusman pójdą ich śladem — decydował dalej Edran. — Znajdźcie ich i sprowadźcie z powrotem. Zostali sowicie opłaceni. — To niedobra decyzja. Tesar i Kusman, choć w sile wieku, byli mnichami. Nie mieli szans w starciu z pięcioma uzbrojonymi ludźmi. Oni są uzbrojeni i mają konie, zaprotestował Tesar. Już mają nad nami kilka godzin przewagi, a podróż konno jeszcze ją zwiększy. Nie powiedziałem, że macie z nimi walczyć. Brat Edran wydawał się zbity z tropu. — Nie mogą z nimi walczyć, wystąpiłem przed szereg. Brat Tesar ma rację. Konni zabiją ich. A kto wie, czy nie wrócą tu po nas, aby nas dobić, gdy dowiedzą się, że przeżyliśmy. Niech tak będzie. Edran pokiwał głową. To mądra rada. Pozostaniemy na miejscu i spróbujemy naprawić zniszczenia. Nie mogłem dopuścić do tego, aby bracia znaleźli kości Alberta. Nie możemy tu zostać, zaprotestowałem. Konni podali nam silny środek nasenny i okradli. Zabrali nam pieniądze i papiery uwierzytelniające naszą misję. Jak myślicie, bracia, dlaczego? Nie chcieli nas zabić, tylko udaremnić nam podróż do Bizancjum. Brat Roman pierwszy zrozumiał. Właśnie, potwierdziłem. Nie wiedzieli, że niesiemy cesarzowi świętą księgę, zaoponował Edran. Owszem, ale słyszeli nasze rozmowy. Musieli się zorientować, że idziemy do Bizancjum z jakąś misją. To rycerze Chrystusowi. Idziemy z zakonu, jesteśmy odziani w misie habity, a mimo wszystko nie modlimy się. Nie grzebiemy zmarłych, jak nakazuje tradycja chrześcijańska. Nie postawiliśmy na grobie Lazara ani Odrisa krzyża. Uciekli, bo się nas bali krzyknął Matias. Sądzili, że jesteśmy przedstawicielami szatana i idziemy, aby zniszczyć chrześcijański świat. Podsumowałem. Nie jesteśmy tu bezpieczni. Musimy porzucić spalony wóz, wziąć ten mniejszy, choćbyśmy mieli się do niego sami zaprząc, i pójść do Konstantynopola. Musi tam dotrzeć jak najszybciej. Wszyscy, nawet Edran, pokiwali głowami. Odetchnąłem z ulgą. Przyjęli moją wersję wydarzeń. Poczekajcie na nas. Z bratem Romanem spróbujemy rozeznać się, czy drogi są bezpieczne. Idźcie, bracia. Edran spojrzał na mnie życzliwie. My przygotujemy się do drogi. Wszyscy boją się szatana, a on nie jest groźny. Trzeba się tylko liczyć z jego mocą i omijać, gdyż walka z tym potężnym synem boskim nie ma sensu. To właśnie przekazałem konnym poprzedniego wieczoru. Jak zwykle trzymali się na uboczu, jak zwykle jedli posiłek, ale nie rozmawiali z nami. Zbliżamy się do celu. Zagadnąłem. Odpowiedział mi jedynie pomruk. Postawiłem misę z jedzeniem na serwetce, którą z kolei rozłożyłem na ziemi. Jedzcie na zdrowie, bracia! Wciągnąłem powietrze, gdyż jak zwykle otaczał ich smród. Ponury rycerz postawił koło misy z jedzeniem butelkę samogonu. Miałem już odejść, kiedy jeden z nich odpowiedział: Dziwni z was, mnisi. Przyjrzałem mu się uważnie zapewne przemawiał w imieniu ogółu. Jego słowa nie miały być obraźliwe, wyraził tylko to, o czym zbrojni szeptali w ukryciu. Jak zdumiewające jest postrzeganie innych, pomyślałem. Uważacie nas za bezbożników, dziwaków i innowierców. A jednak od prawie trzech miesięcy darmo jecie strawę, którą wam szykujemy i wędrujecie z nami gotowi oddać życie za naszą misję. My uważamy was za brudasów, Pijaków i głupców, a jednak poważamy wam za pieniądze bezpieczeństwo księgi. Dlaczego dziwni, bracie? Zatrzymałem się i pochyliłem głowę w pełnym szacunku geście. Nie jesteśmy twoimi braćmi, mruknął najstarszy. Nie on był ich przywódcą, ale wyglądał na najbardziej zaprawionego w bojach. Na twarzy miał szramę biegnącą od lewej skroni aż do kąta szerokich ust. Częściowo bliznę przykrywał potężny wąs. Milczałem. Wy możecie nas nazywać dziwnymi, ale ja nie mogę mówić do was bracia? Pozwoliłem sobie na zuchwalstwo. Wszyscy jesteśmy braćmi w Chrystusie, odezwał się ten pierwszy, prawie gładkolicy, młody z kędzierzawą czupryną. Wyglądał na wesołego i niestroniącego od alkoholu. Widocznie nie chciał sporu. Właśnie potwierdziłem, oni nie wierzą w Chrystusa. Odezwał się kolejny, podobny do zbuja, czarny, z kędzierzawymi włosami. Patrzył na mnie spod krzaczastych brwi. — To przecież bogomili. Słowa w jego ustach zabrzmiały pogardliwie. Drgnąłem. Musieli wiedzieć, kim jesteśmy. Przecież nie zdołalibyśmy ich oszukać. Dołączyli do nas wprawdzie, kiedy byliśmy dzień drogi od naszego zgromadzenia, ale musieli znać swoich zleceniodawców. Do tej pory ochrona odbywała się za milczącym przyzwoleniem. U kresu naszej wyprawy już po raz pierwszy usłyszałem, że się jednak różnimy. Że bycie Bogomiłem stanowi powód do wstydu dla chrześcijanina. Wierzymy, zaprzeczyłem. Logos był synem Bożym, to dlaczego nie stawiacie krzyży i nie budujecie cerkwi? zarechotał przywódca. Już ja tam wiem, że Wy w nic nie wierzycie. Zdecydowałem się w jednej chwili. Nie zaślepił mnie gniew. Nie poddałem się szatanowi. To ten człowiek był gniewem i szatanem zarazem. Wyznajemy ubóstwo, a w cerkwi aż kipi od złota. Jemy tyle, aby przeżyć, podczas kiedy wasi biskupi umierają z przejedzenia. Modlimy się do Boga i szanujemy szatana jako stwórcę świata. Podczas kiedy wy modlicie się do szatana, a boga się tylko boicie, wyjaśniłem ze spokojem. Zapadła cisza. Mógłbym cię zabić za te słowa. Ich przywódca nagle wstał. Ależ, panie, nie ruszyłem się nawet na krok. Przyjmując pieniądze za ochronę naszej sprawy, staliście się niejako naszymi wyznawcami. Nie! gniewnie zerwał się najmłodszy, którego nazywałem gładkolicym. Nie! nigdy! krzyknął zarośnięty. Pozostali zaczęli im wturować. Pozwoliłem ich gniewnym słowom przebrzmieć. Moi bracia byli daleko, nie słyszeli tej rozmowy. Brata Romana, który zwykle pomagał mi z jedzeniem dla rycerzy, także nie było. Udał się po wodę. Wiecie, że jesteśmy bogomiłami, przypomniałem im. Macie inną wiarę. My wam też nie wadzimy. Przeciwnie? Uczciwie płacimy za waszą pracę. Nasze modlitwy sprawiają, że lekka to praca. Liczyłem, że na mojej twarzy dostrzeże powagę, nie gniew. Ale tacy jak on tylko czekali, aby wzbudzić w sobie zapalczywość. Imię Chrystusa tylko pomagało im go wywołać. Skąd mieliście złoto, żeby nas opłacić? Odpowiadaj! krzyknął ten z blizną, kiedy nie kwapiłem się, żeby odpowiedzieć. Tego nie wiem. Jestem tylko skromnym mnichem. Pochyliłem głowę. To decyzja starszyzny, doskonalszych braci. Przecież jesteście tacy ubodzy, zakpił bliznowaty. Ślubujemy ubóstwo jak chrześcijańscy apostołowie, ukłoniłem się. Ale tak jak mówił ten, którego uważacie za syna Bożego, oddajemy Bogu co Boskie i cesarzowi co cesarskie. Złoto na wyprawę! zarechotał i rzucił z pogardą. Myślałby kto, że idziecie pokłonić się cesarzowi bizantyjskiemu. Za chwilę dowiem się, że przewodniczycie drugiej krucjacie. Wszyscy się śmiali. Nie byli daleko od prawdy. Brat Roman mówił mi o tym, kiedy odwiedził mnie tamtego pamiętnego dnia. Jeśli pozwoli to zachować wasze wartości, z mojej twarzy nie schodziła powaga. Nie bałem się go i on najwyraźniej miał tego świadomość. Moja postawa pełna pokory, a jednocześnie godności, musiała im imponować. Plenicie się niczym zaraza, wtrącił się przywódca. Gorsi jak niewierni, bo w ukryciu nie wierzycie. Jeśli chcemy przeżyć, musimy się ukrywać. Co przyszło Chrystusowi z jawnego obnoszenia się ze swoją wiarą? Czemu się nas nie boisz? Mruknął spokojny, stateczny rycerz, który do tej pory nie odezwał się nawet słowem. Możemy cię zabić. — Twoje życie nie jest warte funta kłaków. — Wiem o tym, panie — przytaknąłem. — Ale to Bóg zdecyduje, ile jest warte moje życie, a ile twoje. Widzisz zatem, jak nasza i wasza wiara podobna jest w pewnych aspektach. Przywódca wstał i uniósł miecz. — Zostaw go, Anzelmie. Spokojny stanął między mieczem a mną twarzą do swojego przywódcy. Najwyraźniej miał posłuch nawet u dowódcy, ponieważ ten opuścił miecz i splunął na ziemię. — Rozejdźmy się w pokoju — wycedził. Ja ani myślałem, żeby się ruszyć. — Jak myślisz, panie? — spytałem, jakby nic takiego przed chwilą nie zaszło. — Za czyją sprawą wędrujemy tyle dni, a nie napadają nas ani zbójcy, ani nie brakuje nam jedzenia? — Zostaliście sowicie opłaceni — ale nie spada na wasze głowy niebezpieczeństwo. Spojrzeli po sobie. Modlimy się do Pana naszego, odpowiedział. Dlatego jesteśmy cali i zdrowi. Przypominam ci mnichu, że dwóch twoich towarzyszy gryzie ziemię, dodał drugi i zarechotał. Nas jedynie pogryzły wszy. Czyje modły są zatem lepsze? Śmierć nie ma znaczenia, a nawet jest pożądana, wyjaśniłem spokojnie. Strawa im stygła. Wyraźnie dyskusja ze mną była bardziej interesująca niż napełniony brzuch. — A dlaczegoż to? To straszna śmierć. Ten z blizną otarł brodę ręką. Starałem się nie skrzywić z odrazą. W brodzie kłębiły się resztki gnijącego jedzenia. — My, bogomili, wierzymy, że ciało jest materią. Tak jak wszystkie rzeczy materialne... Zostało stworzone przez szatana. Śmierć uwalnia ducha od materii i pozwala spotkać się z Bogiem. Wiara w duszę jest chrześcijańska, przyznał gładkolicy i nieco uspokojony chwycił za łyżkę. Jest wiarą w moc sprawczą stwórcy. Zgodziłem się. My nie boimy się śmierci. A wy, którzy wierzycie w to, że po śmierci traficie do nieba albo piekła, czemu tak się jej lękacie? Przywódca zaczął kaszleć. Najwyraźniej coś utkwiło mu w gardle. Podszedłem i jednym niezbyt mocnym uderzeniem spowodowałem, że kawałek, który utkwił mu w przełyku, opadł spokojnie do żołądka. Mężczyzna zakaszlał kilka razy, a potem odetchnął głęboko. Spojrzał na mnie nie tyle z wdzięcznością, ale bez gniewu. Nie podziękował jednak. Dziękujemy ci, mnichu, za strawę, podawaną nam co wieczór, mruknął najstarszy. Dobry z ciebie człowiek. Lepszy niż tamci. Nikt nie jest lepszy. Znów się skłoniłem. Wszyscy jesteśmy równi w obliczu Boga tu na Ziemi. Dopiero po uwolnieniu ducha zaczynamy się różnić. Jego słowa pochlebiły mi. Konni musieli zauważyć, że ja i Roman pracujemy najciężej, podczas gdy reszta często odpoczywa albo zatapia się w modlitwie i rozmyślaniach. Jesteśmy już blisko celu. Najmłodszy czknął i się uśmiechnął. Miał jeszcze wszystkie zęby, chociaż niektóre wyraźnie czerniały. Bardzo blisko. Uśmiechnąłem się lekko, ale zanim dotrzemy, czekają nas próby, wyrzeczenia i cierpienia. Wpatrzyli się we mnie w milczeniu. Jakże to? Naznaczony blizną odrzucił na bok miskę. On nie powiedział słowa na temat tego, że kiedyś usunąłem mu ropiejący ząb, a tym samym. Jeśli nie uratowałem mu życia, to przynajmniej ulżyłem w bólu. Może nie pamiętał, zamroczony alkoholem, który wypił, że to ja mu pomogłem. Szatan będzie próbował przeszkodzić nam w naszej misji, wyjaśniłem z prostotą. Modlicie się do szatana. Przywódca spojrzał na mnie płonącymi z gniewu oczami. Ależ skąd? Zachowałem spokój. Tyle, że on jest czujny. Dopuścił nas aż tutaj, aby uśpić naszą czujność. Teraz zaatakuje ze zdwojoną siłą. Powinniście odejść i schronić się w mieście. Jesteśmy niedaleko Konstantynopola zdumiał się gładkolicy. Miałem na myśli Edirne. Dojedziecie tam w dwa dni. Wpatrzyłem się w nich uważnie. Mijaliśmy Edirne. To mieszane miasto chrześcijańsko-muzułmańskie. Od wieków nie szkodzimy sobie. Najstarszy znów uciszył przywódcę rycerzy, a ten ponownie posłuchał jego głosu. Mój ojciec brał udział w wyprawie na Jerozolimę. Fedirne przyjmowano nas jak przyjaciół, także i potem. Po utworzeniu się Królestwa Jerozolimskiego muzułmanie uznali się za pokonanych. Nie zaatakowaliby rycerzy chrześcijańskich. Będę się radował, jeśli po twojej stronie jest słuszność, panie. Najbardziej z tutaj zgromadzonych chciałbym dotrzeć do Konstantynopola całej zdrów. Cieszę się także, że już nie potrzebujemy waszej pomocy. Jak to? Odezwał się najmłodszy, ale umilkł pod karcącym spojrzeniem bliznowatego. Kończą się nam zapasy i pieniądze. Co ty mówisz, Mnichu? Przywódca posłał mi złe spojrzenie. Wybaczcie, panie, ale strawa, którą wciąż wieziemy, jest skażona. Kiedy brat Lazar umierał, przebywał zbyt blisko worków z jedzeniem, dlatego popatrzyli po sobie niespokojnie. Chcesz nas otruć? spytał najstarszy, patrząc na pustą miskę po zupie. Nie, panie, gdyby tak było, nie wyznawałbym wam prawdy. Jeśli ziarno jest skażone, sami też zginiecie. Tak jak mówiłem, panie, ponownie się ukłoniłem, to nasz Bóg zdecyduje, kto zginie. A kto dotrze przed oblicze samego cesarza? Wrócił brat Roman. Patrzyliśmy, jak stawia nieopodal naczynia z wodą. To woda, którą pijemy wieczorem. Powiedziałem cicho i sięgnąłem do kieszeni habitu. Wyjąłem z niego trzy strąki datury, pięknej kuzynki Bielunia. Wrzućcie to do naszej wody. Osłabi nas, ale nie zabije. Będziecie mogli odejść w spokoju. Jesteś pewien? spytał ten z blizną. Sam oceń panie, czy wasza obecność nie jest zbyt niebezpieczna. Ukłoniłem się. Najstarszy przyjrzał mi się uważnie. Jeśli kłamiesz. Nie oderwałem od niego spojrzenia. Czemu miałbym to robić? spytałem. Proszę o jedno. A więc jednak są jakieś warunki. Przywódca zaśmiał się krótko. Tylko prośba, odrzekłem. Proszę, abyście pozostawili nam konie, które ciągną wozy. A jedzenie? Wyrwało się najmłodszemu. Starałem się nie patrzeć na nich z politowaniem. Nie mamy już zapasów. Nie mamy także pieniędzy. Wy macie brzęczące monety i w najbliższym mieście kupicie za nie, co tylko będziecie chcieli. Dlaczego to robisz? Spytał najstarszy i pokiwał głową. Jego twarz wyrażała zdumienie i skupienie. — Chronię naszą tajemnicę — rzekłem zgodnie z prawdą. — Już nie jesteście nam potrzebni. Teraz stanowicie zagrożenie. Stary rycerz spojrzał na mnie uważnie. Przez krótką chwilę miałem ochotę odwrócić wzrok, ale nie zrobiłem tego. Przywołałem nieliczne strzępki opowieści, które słyszałem, kiedy im usługiwałem. O zabijaniu niewiernych, gwałtach na kobietach, mordowanych dzieciach, paleniu wsi — nawet jeśli mu się wydaje, że jest lepszy od innych, to nie ja go będę sądził, tylko jego Bóg. Odejdziemy w spokoju, Mnichu, rzekł. Ukłoniłem się i oddaliłem bez słowa, chociaż chciałem powiedzieć Amen. Leżeli dwie godziny drogi od obozowiska, jeden koło drugiego. Razem zażyli truciznę i razem umarli. Mieli twarze powykręcane w paroksyzmie bólu. Najmłodszy nie wiedział zapewne, co się z nim dzieje, bo w oczach miał bezgraniczne zdumienie. Ten z blizną umarł chyba pierwszy, bo leżał najbliżej obozowiska. Tuż po nim zmarł przywódca i dwóch kolejnych: ten, który się ze mnie naigrawał, i najstarszy, którego zdążyłem obdarzyć szacunkiem. Było mi go żal, ale cóż. Wszyscy oni wybrali. Ich bóg dał im wolną wolę. Brat Roman chwycił się za serce. Co oni zrobili? wyszeptał. Brat Roman w swojej dobroci chciał pozostać czysty. Nie wiedział, że moją misją nie było strzeżenie tajemnicy, ale pozbycie się rycerzy. Ukresu drogi miałem sprawić, aby konni nas opuścili. Nie chciałem tego robić. Obawiałem się, że morderstwo skazi moją duszę. Najdoskonalszy brat Bazylii wydał mi takie polecenie. Płakałem i błagałem go o to, aby odsunął ode mnie takie brzemię, wzbraniałem się, a jeśli moja dusza nie trafi przed oblicze Boga, a jeśli mój czyn nie będzie Bogu miły, brat Bazylii był nieugięty. To twoja najważniejsza misja, rzekł, jedyne zadanie, jakie masz wykonać. Jeśli nasz Bóg obwini kogokolwiek, nie będziesz to ty, ale ja. A jeśli to zrobię, czy dostąpię zaszczytu niesienia księgi? spytałem zbielałymi ze strachu wargami. Ta misja jest ważniejsza niż niesienie najświętszej tajemnicy. Uwierz mi. Nie uwierzyłem. Zgodziłem się zabić konnych, lecz nie własnymi rękoma. Otóż skłoniłem ich, aby sami pozbawili się życia. Najpierw przekonałem, aby opuścili nas i uciekli. Potem dałem do ręki narzędzie, którym mogli nam uczynić krzywdę. Czy rycerze z krzyżem na piersiach i imieniem Chrystusa na ustach mogą się połakomić na kilka sztuk złota i uszczuplone zapasy? A jednak tak się stało. Rycerze, którym płaciliśmy za ochronę, z którymi dzieliliśmy się pożywieniem i którym usługiwaliśmy przez trzy nowie, bez wahania podali nam truciznę, a następnie ukradli zapasy, by uciec pod osłoną nocy. Czy byłem pewien, że skuszą się na te okruchy, które mieliśmy? Nie. Ale pozostawiłem wszystko w rękach Boga, a on już dokonał okrutnego czynu za mnie. To nie było trudne. Wystarczyło powiedzieć, że nie mamy już pieniędzy, że mogą odejść wolno, a my nie będziemy ich ścigać. Jak bez broni i zbroi moglibyśmy ich skłonić, aby oddali nam konie i zapasy? Nie musiałem nawet straszyć ich diabłem ani opowiadać przerażających wizji potępienia odmalowanych w naszych księgach stworzenia. Ludzka natura jest bowiem zawsze taka sama. Człowiek pragnie spokoju i bogactwa. Skusi się, gdy zobaczy łatwy zysk. Nie trzeba mieszać do tego ani Boga, ani szatana. Dlaczego oni nie żyją? Brat Roman trzymał się za serce. A więc nie wiedział, czemu zawdzięczam uczestnictwo w wyprawie. Tak, bracie Romanie, nasz przeor wezwał mnie do siebie i kazał pozbyć się konnych tuż przed bramami Konstantynopola. W istocie to nie tobie zawdzięczam zaszczyt bycia pielgrzymem. Żaden z pozostałych pielgrzymów nie jest na tyle bystry, żeby to zrobić, wyznał. Czyżby widział we mnie kogoś więcej niż pokornego Bogomiła? Którym wydawało się, że byłem? Twoja wola, bracie, wyszeptałem leżąc pod jego stopami. Jest zbyt okrutna. Czyż nie wystarczy powiedzieć rycerzom, że mają nas opuścić przed bramami Konstantynopola? Nie mogą wrócić i rozprawiać o naszej świętej księdze. Papiści zorganizują wtedy krucjatę i ruszą na Konstantynopol, ścierając nas po drodze w proch. Nie dowiedzą się o niej, Próbowałem go przebłagać, aby nie obciążał mojej duszy zbrodnią. Nawet tak opaśli i gnuśni ludzie jak krzyżowcy są ciekawi. Bazyli wykrzywił twarz w pogardzie. Domyślą się, że Bogomili nie idą do Konstantynopola po wsparcie cesarza. A wtedy mogą nam wydrzeć naszą wiarę. Kto wie, czy nie dostali zadania w swoim zgromadzeniu, że mają nas zgładzić pod bramami miasta? Pojmowałem to aż nazbyt dobrze. Brat Roman sam mi o tym opowiadał. Skoda, bracie, dotknąłem czołem stóp doskonałego brata Bazylego. Oby moja ofiara miała sens. Cesarz Konstantynopola przyjmie naszą wiarę. Stanie się jednym z Bogomiłów, a my zaniesiemy tym samym naszą wiarę na cały świat. Wyrzucimy z cerkwi chciwych chrześcijan i spalimy ich nic niewarte ikony. Duch zatriumfuje nad materią. Wciąż leżałem z czołem wbitym w stopy najdoskonalszego, ale wyobrażałem sobie, jak na starej twarzy maluje się ekstaza. Musiał wyglądać tak, jak cztery wiosny temu, kiedy Wielki Cesarz pod osłoną nocy i w największej tajemnicy odwiedził nasz klasztor, aby pytać o naszą wiarę i wyrazić chęć, by ją wyznawać. Tak, rok 1114 był dla naszego klasztoru przełomowy. Odejdź. I wypełnij swoją misję, a Bóg wynagrodzi ci to stokrotnie. Opowiedziałem zatem bratu Romanowi o tym, co kazał mi zrobić nasz przeor. Przeraził się. Jesteś mordercą, zaczął dygotać na całym ciele. Nie, bracie, zaprzeczyłem. Ja im tylko kazałem odejść. Powiedziałem, że nie mamy już zapasów. Wskazałem, gdzie jest złoto. Złamałem nakaz brata Bazylego, który kazał mi zabić rycerzy. Niemożliwe, żeby ci to nakazał. Patrzył na mnie przestraszony. Skalałbyś się i nigdy nie dostąpiłbyś zaszczytu, dlatego złamałem zakaz. A konni zginęli z własnej ręki. Chciwość ich zabiła. Ja pozostałem czysty. Wpatrywał się we mnie z tym samym wyrazem grozy. Błagałem brata Bazylego, zacząłem. Bracie Cyrylu, wierzę ci. Przerwał. Teraz rozumiem, czemu pewne sprawy przybrały obrót taki, a nie inny, czemu brat Bazyli tak naciskał mimo sprzeciwu rady, czemu przedwcześnie zostałeś. za moją niejako sprawą. ukrył twarz w dłoniach. Pozostałeś czysty, jak i ja, zaznaczyłem. Pozbawiłeś nas resztek zapasów, wyszeptał. Już nie spoglądał na mnie nieufnie. Teraz patrzył z rozpaczą w oczach. Nie kazałem im palić naszego ziarna odparłem smutno. Wreszcie, nie kazałem im kraść naszych zapasów. Gdyby tego nie zrobili, żyliby. Opowiedziałem mu jeszcze, jak podałem kwiaty i pouczyłem, aby dodali je do naszej wody. Mogłeś nas otruć w jego głosie zabrzmiało niedowierzanie. Zrobiłem to aby nie pozarzynali nas swoimi mieczami. Gdybyś słyszał, z jaką pogardą wymawiali słowo Bogomili. Powiedziałem im, aby podali nam środek nasenny, żeby uratować nam życie. Trucizna znajdowała się w mięsie. Natarłem paski mięsa muchomorem sromotnikowym. Dla pewności dołożyłem kilka kapeluszy tych grzybów. Nie podałem im jej. Oni sami sięgnęli po śmierć, kradnąc nam mięso. Nie chciałbym mieć wroga w tobie, bracie. Roman patrzył na mnie z podziwem. Gdyby nas nie okradli, nie zginęliby. Dodał z całą mocą i tym samym wreszcie znalazł się po mojej stronie. Sami wybrali śmierć. Patrzyłem na leżącego najstarszego rycerza. Rozczarował mnie. On także jadł skradzione mięso. Uważałem go za sprawiedliwego. I byłem przekonany, że prawość go ocali i przeżyje. Patrzył na mnie pustym, martwym wzrokiem. Wyobrażałem sobie, ile bitew wygrał, jak wiele dni szedł o głodzie i chłodzie, aby wyrwać Jerozolimę z rąk niewiernych, jak wiele musiał poświęcić, aby mienić się rycerzem Chrystusa. Wystarczył jeden kęs zatrutego mięsa, by leżał na mchu otoczony przez larwy much. Podszedłem i wyjąłem mu z zapazuchy woreczek, w którym trzymał sproszkowaną mumię. Co to jest? spytał Roman. To rycerz pierwszej krucjaty, wyjaśniłem. Ci najbardziej znamienici wracali przez Egipt. Tam plądrowali groby faraonów. Dlaczego? Zainteresował się, jakby ten fakt był ważny w obliczu pięciu trupów rozkładających się na spalonej słońcem ziemi nieopodar Konstantynopola. Z dwóch powodów. Po pierwsze, szukali złota, a faraon bywał chowany z kosztownościami, o jakich się nie śniło. Może chcieli je ofiarować swoim świątyniom? Popatrzył na mnie z nadzieją. Wątpię, bracie Romanie. Odparłem zgodnie z prawdą. Kradli i niszczyli na potęgę. Byłem już prawie pewien, że ukradną złoto i zapasy. Są przyzwyczajeni do rozbojów. Ich Bóg im to wybacza. Nie mieliśmy wiele czasu. Odur trupów na palącym słońcu mógł sprowadzić na nas nieszczęście. A drugi powód? dociekał, kiedy nie odpowiadałem. Mumie kradli z powodów praktycznych. Wierzyli, nieszczęśni, że proszek z ciała faraona ma uzdrawiającą moc. Jest najlepszym lekarstwem. Musimy ich pochować, powiedział Roman, puszczając mimo uszu moje tłumaczenia. Okręciłem głową. Nie mamy na to czasu. Niech ich zwierzęta zjedzą albo niech tu gniją. Wskazałem dół porośnięty rzadką, wypaloną słońcem trawą. Zaciągnijmy ich tam. Pochyliłem się i ściągnąłem trupowi kolczugę. — Pomóż mi, bracie — poprosiłem. Roman pochylił się nad kolejnym martwym. Z wyraźną odrazą zaczął ściągać zbroję. Odrzucił ją, a następnie zdjął metalową ochronną kurtkę. Zabierzmy miecze, dodał. Nie znałem go takim. Sądziłem, że będzie się bał chrześcijańskich zwłok. Tymczasem on odganiał muchy chmarami obsiadające opuchnięte korpusy. Nie możemy ich zabrać. Są zbyt ciężkie i nie mamy ich do czego przytroczyć, zaoponowałem. Kolczugi założymy na własne grzbiety, a miecze poniesiemy. Są zbyt cenne, żeby je pozostawić. Chcesz nimi walczyć? Nie zdumiałbym się, gdyby brat Roman przytaknął. Nie, zaprzeczył. Ślubowałem, że nigdy nie użyję miecza do walki, nawet w słusznej sprawie. Ale to jest bardzo cenne. Możemy sprzedać te miecze albo dać je cesarzowi w darze. Pokiwałem głową. Miał rację. Miecze mogą się przydać. Musimy tylko dobrze je schować. Zostawmy ich. Wyprostowałem się. Trzymaliśmy w rękach pięć długich mieczy i trzy krótkie ostrza. Ale ich wiara wymaga, abyśmy... Roman odgonił urające się muchy. Ich wiara nie wymaga od nas niczego. Tym razem byłem stanowczy, ale nasze bezpieczeństwo wymaga, abyśmy uciekali. Powinniśmy czym prędzej dojść do miasta. — Zakopmy chociaż worek z mięsem, aby nikt innego nie znalazł — poprosił brat Roman. Kiwnąłem głową. Nie było powodu, by ginęli niewinni. Zaciągnęliśmy martwych, wrzuciliśmy ich ciała do płytkiego dołu i przysypaliśmy piaskiem. Brat Roman rękami wyżłobił jamę. Złożyliśmy tam worek z zatrutym mięsem i grzybami. Niech Bóg przyjmie ich do siebie, powiedział brat Roman. Przed oczyma stanął mi dobry brat Albert i jego niesprawiedliwa kaźń. Obym mógł pochować jego szczątki. Mówisz jak chrześcijanin, omal się uśmiechnąłem. To zmarli chrześcijanie, westchnął. Potem zasypaliśmy dokładniej dół, chociaż zwłoki i tak były widoczne dla każdego, kto podejdzie do skraju dołu. Po namyśle wrzuciliśmy spalone słońcem liście. Nie byłoby dobrze, gdyby ktoś znalazł umarłych krzyżowców. Poszukajmy koni, orzekł brat Roman. Na pewno odbiegły daleko. Nie mamy czasu. Musimy iść konie nam pomogą, zaoponował. Mogą pociągnąć wóz, albo iść z dobytkiem przytroczonym do grzbietów. Miał rację. Gdybyśmy znaleźli chociaż jednego konia, nasza wyprawa byłaby uratowana. To ważne. A jeśli po drodze spotkamy kogoś? Wskazałem na miecze, które trzymaliśmy w rękach. Mimo wszystko musimy poszukać. Gdybyśmy znaleźli chociaż jednego Brat Roman uniósł rękę do góry, a potem zamknął oczy. Zrozumiałem, że ma jakiś magiczny sposób znajdowania koni, które uciekły. Stałem, milcząc. Nagle zaczął wydawać ustami jakieś dźwięki, jakby kląskanie, mlaskanie. Co robisz? Spytałem. Idźmy tamtą drogą, jest w miarę osłonięta. Gdybym był koniem. Uciszył mnie i ponownie zaczął wydawać te same odgłosy. Wreszcie nasza cierpliwość została nagrodzona. Z oddali, po północnej stronie usłyszeliśmy ciche rżenie konia. Tam! Wskazał palcem. Pobiegliśmy. Koń wydawał się spokojny. Poznał nas i wyraźnie ucieszył, bo zastrzegł uszami. Gdzie są twoi towarzysze? Roman delikatnie złapał zwierzę za uzdę a potem przytulił twarz do lśniącej szyi. Przemawiał cicho w nieznanym mi języku. Nie wiedziałem, że tak dobrze rozumie zwierzęta. Przez całą wyprawę trzymał się daleko od koni. Nie podchodził, nie karmił ich, podobnie żaden z nas. To jedyna powinność konnych, dbanie o własne zwierzęta, które były czyste i pachniały lepiej niż ich właściciele. My zajmowaliśmy się tylko dwoma zwierzętami ciągnącymi wozy. Weźmy konia i wracajmy, ponaglałem go. Słońce stało wysoko. Za chwilę na drogach zaroje się od kupców zmierzających do cesarskiej stolicy. Jest jeszcze jeden, powiedział cicho brat Roman. Czuję go. Bądź cicho, bracie. W klasztorze nie dotykałem zwierząt. Mieliśmy parę koni, które służyły doskonałem, gdy podejmowali rzadkie wyprawy do Filipopolis. Brat Gryfon się nimi zajmował, ponieważ w dzieciństwie miał do czynienia z końmi. Prowadź koniku. Koń zrobił krok. I obejrzał się na Romana i na mnie. Podążyliśmy za nim w milczeniu, szliśmy dwa kwadranse, aż wreszcie zobaczyliśmy je. Dwa rumaki stały przy drodze, przy zaschniętym drzewie i strzygły uszami. Obok nich zobaczyliśmy dwóch mężczyzn we wschodnich ubraniach. Na nasz widok odsunęli się od zwierząt. Odejdźmy, wyszeptał brat Roman. Za późno, odpowiedziałem, widzieli nas. To nasze konie. Ukłoniłem się mężczyznom. Niech będzie pochwalone imię Najwyższego, powiedziałem po aramejsku. Nie zrozumieli mnie. Powtórzyłem te same słowa po łacinie, grecku i bułgarsku. Znów nic. Wreszcie uniosłem dłoń i nakreśliłem w powietrzu znak krzyża. Potem wskazałem na konie. Spojrzeli po sobie. Może to kupcy. Rzekł brat Roman, ściskając uzdę konia. To nasze konie powtórzyłem w stronę mężczyzn. Oddajcie nam je i odejdziemy w spokoju. Pierwszy zrozumiał gest. Zaczął coś szybko mówić do swojego towarzysza. Poznałem język Serbów. Nie znałem go, ale był bardzo podobny do bułgarskiego. Powtórzyłem zatem po bułgarsku prośbę o oddanie koni. Co tu robicie? — spytał mnie po bułgarsku z silnym wschodnim akcentem. — Idziemy do Konstantynopola, panie. — Ukłoniłem się. — Oczekuje nas sam cesarz. Drugi nieoczekiwanie się roześmiał. — Czyżby? — złapał oba rumaki za uzdy. — Dwóch obdartusów, którzy zgubili konie. — Oddajcie nam konie, dobrzy ludzie, i pozwólcie odejść. — odezwał się brat Roman. — Najpierw udowodnijcie, że są wasze. Pierwszy wyszczerzył zęby i dobył miecza gorączkowo zastanawiałem się, co mam robić. Nie umiałem walczyć. Nawet obecność dwóch mieczy za sznurem, które opasywał habit zakonny, w niczym by mi nie pomogła. Umiałem pisać i czytać w kilku językach. Wiedziałem, jak posługiwać się mocą ziół i miałem tajemną księgę, ale nie potrafiłbym unieść i utrzymać miecza. Było już za późno, aby odejść. Na ucieczkę nie mieliśmy szans. Brat Roman stał jak słup, a ja zastanawiałem się, co zrobić. Zapłacimy, powiedziałem. A zatem macie także pieniądze. Drugi się roześmiał i także dobył miecza. Możemy mieć konie i złoto. Brat Roman wyciągnął jeden z krótkich, ostrych mieczy zabranych rycerzom. Uniósł go w kierunku mężczyzn, a ci zaczęli się śmiać. Tym będziesz walczył, żałosny mnichu. Pomyślałem, że Roman chce bronić księgi przytroczonej do pasa. Nie wiedział przecież, że to ja niosę tę prawdziwą. Właśnie, księga. Nadeszła pora, aby użyć kopii, które nie mają żadnej wartości. Tam, gdzie rozbiliśmy obóz, mamy coś bardzo cennego. Żaden z mężczyzn nie opuścił miecza ani nie starł z twarzy szyderczego uśmiechu. Tam, gdzie rozbiliście obóz, jest was pewnie więcej. Któryś z was umie walczyć? rzucił pierwszy. Dalej, się psy! wrzasnął drugi. Nie mamy czasu na pogawędki. Oddawać miecze i złoto. W imię! krzyknął Roman i uniósł mieczyk wysoko nad głowę. Oddaj im księgę! krzyknąłem w tej samej chwili. Nigdy! Wrzasnął i ruszył na mężczyzn ciężkim krokiem ale upadł jak długi ponieważ długi miecz przytroczony prowizorycznie do pasa zaplątał się w suknię zakonną jeden z mężczyzn spojrzał na Romana z pogardą drugi podszedł do mnie z mieczem a tobie życie miłe pokiwałem głową to daj mi tę księgę o której wspomniałeś podszedłem do brata Romana nie odwracając się plecami do wojownika pochyliłem się nad nim nie nie błagał Roman zasłaniając księgę chociaż wzrokiem próbowałem go uspokoić prawdziwa księga znajduje się u mnie i nie może dostać się w ręce niegodnych siłą odebrałem mu kopię bezcennego dzieła a on płakał wzywając głośno imię Boże co jest w środku krzyknął ten pierwszy groźniejszy wskazując brodą na skórzany worek otwórz pewnie krzyki mężczyzn i płacz Romana sprawiły że żaden z nas nie usłyszał ten pentu końskich kopyt. Nagle między nas wpadło trzech mężczyzn na lśniących czarnych rumakach. Poznałem ich po strojach. Cesarscy żołnierze. Otoczyli nas i wyjęli miecze z pochew. Nasi oprawcy padli na kolana i dotknęli czołami ziemi. Brat Roman wciąż leżał skulony. Ja stałem trzymając w dłoniach skrytą w skórzanym worku księgę. Pochyliłem jednak głowę w pełnej szacunku pozie. Kim jesteście? spytał jeden z rycerzy po łacinie. Dostrzegłem dla nas szansę. My dwaj jesteśmy zakonnikami z dawnej Bułgarii, powiedziałem szybko, wskazując na siebie i brata Romana. Idziemy pokłonić się cesarzowi Bizancjum, świętego imperium, oczekuje nas. Jeden z konnych zeskoczył z rumaka i podszedł do mnie z uniesionym mieczem. Ci mężczyźni chcieli nam ukraść konie, dodałem szybko. Panie, on mówi nieprawdę, krzyknął jeden z kupców. Ten, który szydził z nas i pierwszy wyciągnął miecz. Znaleźliśmy te konie, a oni napadli nas i chcieli nam je odebrać. To nasze konie, zaprzeczyłem. To złodzieje, panie, dodał drugi z mężczyzn. To oni nas napadli. Spójrzcie, panie, ile mają mieczy. Nic nie powiedziałem. Nosiliśmy zakonne szaty, na nich kolczugi, a za sznur mieliśmy zatknięte po kilka mieczy rycerskich racja nie była po naszej stronie. No dalej, mnichu, ponaglił rycerz. Tłumacz się. Skoro zabrano ci konie, czemu nie umiałeś ich odebrać? Masz kolczugę i dużo broni. To nie moje miecze, panie, wyznałem cicho. Idziemy z Filipopolis do Konstantynopola, gdzie miłościwie nam panujący cesarz czeka na nasz pokłon. Jesteśmy mnichami i nie umiemy walczyć. Ochraniali nas rycerze chrześcijańscy, ale zdradzili i uciekli z resztką zapasów i końmi. Nie tylko swoimi, ale także tymi, które ciągnęły nasze wozy. Bez koni nie dotrzemy przed oblicze cesarza. Poszliśmy z bratem, wskazałem na wciąż leżącego na ziemi brata Romana, aby ich poszukać. I znaleźliście? spytał rycerz. Wciąż trzymał miecz wysoko uniesiony. Pozostali nie zsiadali z koni. Tak, panie, potwierdziłem, znaleźliśmy. Ale cała piątka była martwa. Pochowaliśmy ich, wcześniej zabrawszy miecze. Szukaliśmy koni i wtedy natknęliśmy się na tych ludzi. — To nieprawda, szlachetny panie — wrzasnął drugi z mężczyzn. — Oni nas zaatakowali. My się jedynie broniliśmy. — Chcieli przekupić nas cenną zdobyczą — dodał pierwszy. — Ten człowiek nie jest chrześcijaninem. Dali Bóg nie jest. A to, co ma w rękach, nazwał skarbem. Jesteś chrześcijaninem? Chciał wiedzieć rycerz. Jestem bogomiłem, panie, wyznałem z dumą, a to, co niesiemy do Konstantynopola, to nasza najświętsza księga. Jeśli kłamiesz mnichu, zabijecie, podszedł do mnie. Nie kłamie, panie. Nie cofnąłem się i nie spuściłem wzroku. Wyciągnąłem rękę, w której trzymałem księgę owiniętą w skórę. Spójrz, szlachetny panie. Dodałem, to jedna z ksiąg, które wieziemy w darze. Jesteśmy gotowi oddać za nie życie. Ten człowiek kłamie! krzyknął klęczący mężczyzna. To Bogomili, ścierwa, wierzą w szatana! Powiesić ich! Wrzasnął drugi. Rycerz uniósł miecz. Odruchowo zamknąłem oczy. Usłyszałem świst ciężkiego żelaza. Pierwszy agresor padł bez jednego jęku. Drugi zaczął się trząść. Darujcie, panie! Jesteśmy niewinni. W takim razie wstań i walcz ze mną polecił rycerz. Jeśli zdołasz sprawić, abym cofnął się poza tę linię, weźmiesz konie i pójdziesz wolno. Mężczyzna wstał niepewnie. Wyciągnął miecz i ruszył na rycerza z krzykiem. Ten powalił go jednym ciosem. Jeszcze przez chwilę nieszczęsny wił się z bólu, potem znieruchomiał. Możesz ich przeszukać zwrócił się do mnie. Co znajdziesz, to twoje. Bierzcie konie i odejdźcie wolno. Daruj, panie. Powiedziałem, my nie kradniemy. Nie będziemy przeszukiwać tych ludzi i nie zabierzemy im nic, choćby mieli złoto i kosztowności. Rycerz spojrzał na mnie z ogromnym zdumieniem. Pozostała dwójka zsiadła z koni. A zatem naprawdę te miecze należą do was. Już mówiłem, panie, nie należą do nas... Ale do rycerzy, którzy nas zdradzili. Zabraliśmy je, gdyż musimy dotrzeć przed oblicze cesarza. Rycerz, który ze mną rozmawiał, zbliżył się. Pozostali dwaj podeszli do brata Romana i pomogli mu wstać. Chcesz te miecze ofiarować najjaśniejszemu panu? Taki jest cel waszej wyprawy? Nie zaprzeczyłem zgodnie z prawdą. Celem jest przedstawienie naszej najświętszej księgi, największej tajemnicy. Konstantynopol czeka na nas. Nic nie może nam przeszkodzić w tej wyprawie, dlatego. Dlatego. Brat Roman wciąż się nie odzywał. Mnichu, powiedział drugi rycerz, jesteście dzień drogi od Konstantynopola. Ale dzień, w którym przekroczycie próg pałacu, może nigdy nie nadejść. Jak zamierzacie wejść przez bramę miasta? Jak dotrzeć do pałacu? To było moje zadanie. — odezwał się brat Roman, który odzyskał mowę. — Z pomocą Bożą dostąpimy zaszczytu przyjęcia przed oblicze najjaśniejszego z władców, pana tego świata, łącznika między tym, co wschodnie i zachodnie, przyszłości ziemskiego padołu... Rycerze spojrzeli po sobie. Tym razem ja stałem wstrząśnięty. — Rzeczywiście sprzyjają wam niebiosa — przyznał ten trzeci. — Należymy do gwardii cesarskiej. Zaprowadzimy was do miasta, jeśli przekonacie nas, że cesarz rzeczywiście was oczekuje. Cztery wiosny temu Najświętszy ze Śmiertelnych odwiedził nasze zgromadzenie, relacjonował Roman, i tym samym uświęcił naszą działalność. Mieliśmy dotrzeć na tę ziemię, kiedy słońce będzie wysoko w czasie miesiąca Augusta, rok pański 1118, jest rokiem, w którym ponownie pokazała się kometa zwiastująca nadejście przełomu. Ta data się zbliża. Spojrzałem na romana. Stał śmiało i rozmawiał z rycerzami. Już się nie bał. Teraz ja zaczynałem się obawiać. Pojąłem, że każdy z uczestników wyprawy ma swoje sekretne zadanie. Każdy nosi tajemnicę. Ja miałem sprawić, aby rycerze opuścili nas dnia ósmego miesiąca roku. Co miałeś powiedzieć, aby cię wpuszczono do pałacu? Spytał pierwszy rycerz. Brat Roman popatrzył na mnie a ja kiwnąłem głową. Granice odgradzające nasze imperium to w istocie dwa słupy. Herkules gdyby istniał, mógłby je postawić jeden na wschodzie, drugi na zachodzie. Możno władcy kazali zbudować ściany, aby chronić pana naszego przed zdradzieckim atakiem pan pogniewał się, gdyż zdrajcy drżeli przed nim, odkąd niewiernemu na kolana kazał paść, Roman przerwał, a ja wpatrywałem się z nadzieją w rycerzy. Milczeli chwilę, a potem ukłonili się nam. Bądźcie pozdrowieni, szlachetni bracia. Pan nasz, Aleksy Komnen, jego imię jest wielkie, oczekuje was. Wskażcie nam drogę do swoich towarzyszy, a my zaprowadzimy was wszystkich przed jego oblicze. Jerozolima, pierwszy wiek. Gospodarz nie był uprzejmy. Okazał zdumienie na nasz widok. Nakarm nas, jak obiecywałeś, zażądał Chrystus. Mężczyzna chciał coś powiedzieć, pewnie to, że jest nas zbyt wielu, ale pokornie pokiwał głową i wpuścił do środka. Czy nikt was nie widział, szlachetny panie? Spytał. Jezus milczał. Gospoda jest zajęta. Możecie zająć pokój z tyłu za budynkami. Nikt nie będzie wam przeszkadzał. Mężczyzna najwyraźniej był przestraszony. Musiał usłyszeć, że zamieszki i awantura w świątyni to dzieło Jezusa. Pewnie żałował, że obiecał gościnę w zamian za uzdrowienie syna. Nie możecie zostać na noc, dodał jeszcze, po czym poszedł po wieczerze. Pomieszczenie było niewielkie, dlatego tłoczyliśmy się na ławie. Gospodarz postawił przed nami chleb i zban wina oraz kilka ryb. To więcej niż skromnie chociaż dla tak głodnych jak my, nie do pogardzenia. Jeśli jednak pan nie rozmnoży jedzenia, znowu będziemy głodni. Zamknijcie drzwi. Poprosił Jezus, kiedy gospodarz miał wyjść, a potem modlił się długo. Usiadłem obok Luki i Matiasa, naprzeciwko Jezusa. Po jego prawicy Piotr, po drugiej stronie Jan, wpatrujący się w niego z podziwem i miłością, Jakub szeptał po drodze, że to jego ulubiony uczeń. Chciałem odpowiedzieć, że ja jestem ulubionym uczniem naszego nauczyciela, ale nie mogłem kalać swoich warg nieprawdą. Nauczyciel, mimo moich wysiłków, nikogo z nas nie wyróżniał. Osłabłem z głodu, czułem się gorzej niż zwykle. Matias popatrzył na mnie ze współczuciem. Jesteś głodny, prawda? Czy Marta i Maria nie ugościły was? spytał. Skąd on wie? że zatrzymaliśmy się w Betanii. Jezus nam powiedział. Czekaliśmy na Was tu w Jerozolimie. Pan wszystko wie. Zna nasze myśli, nawet zanim przyjdą nam one do głowy. Spojrzałem na Jezusa. Nie wiem, czy mi się tylko wydawało, ale jego sylwetka była bardziej niż wychudzona, oczy błyszczały niezdrowo. Czy Jezus nic nie je? Wyrwało mi się spod piersi. Nie. Zaprzeczył spokojnie Jakub: On nigdy nic nie je. Jest Bogiem. Jezus skończył modlitwę. Wciąż jednak nie zaczynamy wieczerzy. Poproś o wodę. Powiedział, a Andrzej udał się do gospodarza i wrócił po chwili ze sporym naczyniem pełnym wody. Ze zdumieniem obserwuje, jak Jezus rozbiera się z wierzchniej szaty i schyla kark przy stopach piotra. Obmywa je starannie mimo protestów najstarszego z apostołów i przechodzi do kolejnego. Gdzie nauczyciel? spytałem. Nie zauważyłem kiedy odszedł. Czy wszedł z nami do gospody? Nie ma jeszcze Ezdrasza, Samuela, Sariusza i Abiasza. W gospodzie są tylko uczniowie Jezusa i ja. Dokąd poszli moi towarzysze? Chcę wiedzieć. Kręci mi się w głowie. Zapewne z głodu i pragnienia. Kiedy Jezus obmywa mi stopy, staram się zapamiętać jego dotyk. Jest jak błogosławieństwo, jak chrzest udzielony mi kiedyś przez nauczyciela. Jest jak wspomnienie Rebeki i Miriam, oby nie doznały wielu cierpień z mojego powodu. Poprosiłem ich, aby się oddalili. Powiedział Piotr i uniósł kielich. Zostaw wino, Piotrze. Choć Chrystus nie patrzy na Piotra, w jakiś cudowny sposób wie, że chce on wznieść toast. Panie, zawstydzony Piotr odstawił kielich. Jesteśmy głodni i spragnieni, a ty myjesz nam nogi. Co to znaczy, panie? Wzrok Jezusa spoczął na mnie, ale odpowiedź skierował do Piotra. Będziesz kapłanem, Piotrze. Nie grzesz niecierpliwością. Wszyscy, którym umyłem dziś nogi, będą służyli innym tak jak ja im dziś usłużyłem. Pamiętajcie o tym. Jak mamy być kapłanami? Przecież potępiasz kapłanów! spytał tomasz, cichy człowiek, który wpatrywał się w chleb. Potępiam chciwych i pazernych, którzy tylko mienią się sługami bożymi. Wy będziecie sługami ubogich. Nie szanujcie nikogo, kto z moim imieniem na ustach pragnie bogactw. Nie służcie nikomu, kto nóż okręci szarfą z moimi barwami. Ukochałem jedynie ubogich i wierzących. Nie jestem pewien, czy dobrze zrozumiałem te słowa. Przywróćcie kapłaństwu prawdziwą wiarę, bądźcie przewodnikami ludzi. Nie miejcie bałwanów, tylko słowa pociechy, a mój wizerunek w sercu. Wszyscy pochyliliśmy głowy. Gdzie jest nauczyciel? Ponowiłem pytanie. Przybyliśmy tu dla ciebie, nasz panie, nie szczędząc trudów, Patrz, kronikarzu, przerwał mi, a potem zanotuj i przekaż pisanie potomnym. Będziecie mówili słowami z ducha świętego, ale świadectwo zginie. Nie zginie, panie, zapewniamy wszyscy naraz. Zginie i znajdzie się wypaczone, odpowiedział Jezus. Wypaczą i sprzedadzą je kapłani, kiedy was zabraknie. Nie dopuścimy do tego, panie. Pójdziemy w świat i będziemy uczyć inne narody. Jezus był jakby nierzeczywisty. A może to moja wyobraźnia płatała figle? Dziwnie się czuję. Uniosłem wraz ze wszystkimi kielich wina, który i on podniósł. Nie zrozumiałem słów, które wypowiedział. Pijecie nie wino, lecz krew moją. Pijcie i syćcie się nią. Gęste i słodkawe wino miało cierpki smak. Byłem bardzo spragniony, lecz nie mogłem się napić. Walczyłem z mdłościami. Jedna kropla spadła na stół, gęsta i lepka jak prawdziwa krew. Co się ze mną dzieje? Podzielimy się nie chlebem, kontynuował Jezus, lecz moim ciałem. Oto zamieniłem go w ciało moje. Spożywacie mnie. Chleb smakował jeszcze gorzej. Widziałem po minie jego i moich towarzyszy, że ledwie przełykają kęsy. Siłą powstrzymywałem się przed zwróceniem zawartości żołądka. Panie, odezwał się apostoł siedzący na samym końcu stołu, pójdźmy do tego gospodarza i powiedzmy mu, aby dał nam prawdziwe jedzenie. Wino jest kwaśne i słodkie zarazem. Kto wie, czy nie ma w nim octu i miodu? Chleb jest skażony jakąś nieznaną nam, nie trzeba nigdzie chodzić, przynajmniej nie teraz, oznajmił Jezus. Powiem wam, kiedy macie pójść. Wtedy, gdy przyjdzie na was czas. Potem zwrócił się do mnie. Twój nauczyciel i wskazani przeze mnie ludzie udali się do domostwa, o którym im powiedziałem. Ty także się tam udasz. Zapiszesz wszystko, co tu się stało. Potem odejdziesz. Tak, panie, schyliłem głowę. Ciągle czułem się źle. Będziesz trzymał Jana Baptystę z dala ode mnie, rozumiesz? Nie rozumiałem. Podobnie nie rozumieli tych słów inni. Jan nie może mnie zobaczyć po wschodzie słońca. Jak każesz, panie? Bałem się spytać o przyczynę. Jezus trzymał kielich, ale wino najwyraźniej także jemu nie smakowało, gdyż unosił je, jakby chciał wznieść toast i stawiał na stole. Miał rację, Jakub. Jezus nie jadł ani nie pił. Rozumiem, czemu mógł pozostawać na pustyni przez czterdzieści dni bez jedzenia i wody. Pozostali uczniowie powoli żuli chleb. Ty jednak przyjdziesz i zapiszesz ponownie to, co zobaczysz. Mówił, nie będziesz przyinaczał niczego. Nie zdradzisz mnie ani nie oszukasz. Nie do zachodu słońca. Potem ponownie wrócisz do Jana i swoich towarzyszy. Tak, powtórzyłem, starając się zapamiętać wszystko, choć nie rozumiałem do końca jego słów. Musicie szybko uciekać z Jerozolimy. Uczniowie Jana. Macie inne zadania niż oni. Wskazał na swoich apostołów. Jakie jest nasze zadanie? spytał Piotr. Twoje, to nie zaprzeć się mnie, powiedział Chrystus. Panie, Piotr przemawiał gorliwie, nigdy się ciebie nie zapre, choćby mnie miano ukamienować. Jezus spojrzał na niego surowo. Zaprzesz się mnie nieraz, nim wzejdzie słońce, odparł. Będziecie się bali własnego cienia, dodał drżeli przed podmuchem wiatru, a potem wstaniecie silniejsi i odważniejsi niż kiedykolwiek. Będziecie umierać w imię moje, lżeni i opluwani przez bezbożnych, odepchnięci przez tych, którym będziecie nieść wiarę. Dokonywało się tutaj coś dziwnego i wielkiego. Wieczerza dobiegła końca, towarzysze moi, moi umiłowani uczniowie. Wybrani spośród tłumu. Wierni i oddani. Spojrzałem na garstkę apostołów. Ponoć na początku było ich dwunastu, ale pokonały ich choroby podczas pielgrzymowania i głoszenia Słowa Bożego. Nauczyciel także wybrał nastuzin, ale my żyliśmy, mimo wycieńczającego marszu i tego, co się zdarzyło. Czy garstka świadków może zanieść nową wiarę we wszystkie miejsca na świecie? Nadszedł czas pożegnania. Przemawiał Jezus. Ci, którzy chcą, niech udadzą się ze mną do gaju oliwnego. Będę się modlił za wasze dusze i za swoją sprawę. Wszyscy zerwali się z miejsc, ale Jezus uniósł rękę i popatrzył na mnie. Kronikarzu, zapisz to, co widziałeś, potem odejdź. Nie będziesz niepokojony przez nikogo. Potem uczyń to, co ci nakazałem. Pokiwałem głową. Następnie Jezus zwrócił się do swojego ucznia siedzącego z boku. — Czyń, co masz czynić, niczego nie żałuj. Nie będziesz temu winien. Zbawienie dokona się dzięki tobie. Wymieniony cofnął się aż pod ścianę. Jego twarz wyrażała bezgraniczną rozpacz. — Idź, Judaszu — zachęcił go Chrystus. — Panie, oddal ode mnie to brzemię — poprosił apostoł — nie mogę dźwigać tego krzyża. Nie będziesz. Jezus położył rękę na jego głowie. Idź w pokoju. Potem zwrócił się do mnie. Wyjdźcie razem. Zapisz to, co on, wskazał na Judasza, ci powie. A oni? Pokazałem na pozostałych. Będą przy mnie. Potem oddalą się na moje polecenie. Muszę wypić swój kielich sam. Na twarzy Judasza widziałem ogromne cierpienie. Szedł szybko, mocno pochylony, z jego oczu płynęły łzy. Co masz uczynić, że tak bardzo cierpisz? Mam go zdradzić. Wyrzucił z siebie i zaczął krzyczeć w stronę gwiazd. Jego głos niósł się echem po ogrodzie oliwnym. Próbowałem go uspokoić, bojąc się, że zostaniemy pojmani, ale wydawał się głuchy na moje prośby. Krzyczał tak długo, aż przestał wydawać z siebie głos. Gdzieś w oddali modlił się Jezus, sprawca jego cierpienia. Jak to zdradzić? Komu masz go wydać? Arcykapłan Annasz i inni chcą go pojmać i oskarżyć o bluźnierstwo. Za to, co zrobił w świątyni? Tak. Położył się na ziemi wyczerpany krzykiem i płaczem i za to, co robił przez ostatnie trzy lata. Przecież nauczał, uzdrawiał i głosił Słowo Boże sprostowałem, wyjmując swoją kronikę. Zostało niewiele barwnika. Powinienem ważyć słowa. Czynił dobro. Czyni dobro zwykłym ludziom, ale przeszkadza możnym tego świata. Jeśli zostanie pojmany, co się z nim stanie? Zostanie umęczony i ukrzyżowany. Tak mi powiedział. Judasz znów spojrzał na mnie z rozpaczą. Niemożliwe. Jakie są jego winy? Że nazywa siebie Synem Bożym? Że dał temu świadectwo, choćby wskrzesiwszy łazarza, że mówi o ubóstwie? Nie ma przecież nic i nikomu niczego nie zabrał. Nie rozumiesz, zakrył dłoń mi twarz. Ma się dokonać zbawienie, a ja mam go wydać. On mi kazał. Zmusił mnie. Ciągle nie rozumiałem. Przecież ostrzeżono Jezusa. Tyle osób jest gotowych, aby Go ochronić. Na pewno ci, których uzdrawiał, karmił i pocieszał. Nie rób tego, prosiłem bezradnie. Zapisz to, dobry człowieku, wyszeptał. Zapisz to, co ci powiedziałem i to, co zobaczysz. Potem biegnij ile sił w nogach do swoich towarzyszy. Pan ich wybrał. Kazał im odejść wraz z nauczycielem i się ukryć. Każdy z nas ma swój udział w zbawieniu. Ja zawahałem się. Ja nie rozumiem. Zrozumiesz. Pisz, a potem biegnij, ile sił w nogach. Biegnij! Oddalił się. Stanąłem za drzewem oliwnym i obserwowałem gospodę. Wyszedł z niej Jezus w otoczeniu kilku uczniów. Potem udał się sam na niewielkie wzniesienie i padł na kolana. Długo się modlił. Zdążyłem zapisać dziwne słowa, które usłyszałem od Judasza i to, co miało miejsce podczas wieczerzy. Nie pominąłem niczego nawet dziwnego smaku chleba i wina. Spisałem wszystko, aby nie uległo zapomnieniu ani wypaczeniu. Skończyłem. Schowałem kronikę do skórzanego worka i zarzuciłem sobie na ramię. Wtedy Gaj wypełnił się żołnierzami rzymskimi. Rabbi. Głos Judasza był znowu silny i głośny. A potem zobaczyłem, jak podchodzi do Jezusa i składa pocałunek na Jego wargach. — Bądź pozdrowiony, rabi. Rzymianie natychmiast pojmali Jezusa. Uczniowie starali się go zasłonić. Jeden z nich, chyba Piotr, zabrał miecz Rzymianinowi i machał nim w powietrzu. Słyszałem krzyki i złożeczenia, a potem wszystko ucichło. Żołnierze odeszli z Jezusem, a uczniowie rozpierzchli się, nie wiem nawet gdzie. Nie pobiegłem od razu do gospody, w której czekali nauczyciel i moi towarzysze. Siedziałem w gaju oliwnym, modląc się i prosząc Boga o wskazówki. Jestem tylko marnym sługą. Składałem ręce a potem powtarzałem modlitwę pańską. Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Postępuj tak, jak kazał pan. Zadźwięczało mi w głowie. Idź do swoich towarzyszy i powiedz, co się stało. Może oni coś poradzą. Nauczyciel wie, co czynić. Co tu jeszcze robisz, nieszczęśniku? Ruszyłem przed siebie. Ale uszedłem ledwie sto kroków i zatrzymałem się pod jednym z drzew. Padłem na kolana, szlochając. Nade mną wisiało ciało Judasza, który nie zniósł cierpienia, które miałoby stać się udziałem Jezusa i odebrał sobie życie po wypełnieniu powinności. Czemu, panie, obarczyłeś jego tym zadaniem? pytałem grzebiąc wątłe ciało. Czy nie powołałeś go po to, aby służył ludziom dobrem? Czy musiałeś wyznaczać mu zadanie ponad siły? Czemu właśnie Jego tak bardzo doświadczyłeś? Potem modliłem się nad mogiłą. Przy pasie Judasza znalazłem sakiewkę, a w niej srebrne monety, nie liczyłem ile ich było. Zabrałem je, by oddać nauczycielowi. Zapłata za pozorną zdradę może uratować Jezusa. Nauczycielu? Zapukałem trzy razy po cztery uderzenia, dwa krótkie, dwa długie. Drzwi otworzył misariusz. Czy się dokonało? spytał nauczyciel. Uwięzili go, potwierdziłem. Możemy go uratować, zapłacić. Wyjąłem pieniądze Judasza. Nauczyciel pokręcił przecząco głową. Kazał nam odejść i nie patrzeć na jego mękę, powiedział. Jeszcze dziś w nocy ruszymy w drogę. Dokąd pójdziemy? odezwał się Abiasz. Pójdziemy w świat, rzekł nauczyciel pieniądze oddamy ubogim. Nauczycielu, nie możemy odejść bez naszych pozostałych towarzyszy, zaprotestowałem. Musimy ich odnaleźć. Byli w ogrodzie Gecemani, kiedy zabierano Chrystusa. Wiedzą, co powiedział. Jezus kazał mi być kronikarzem tych dziejów, spisać je dla potomnych. Teraz to już nie ma znaczenia. Nauczyciel pochylił głowę. Będą dawali własne świadectwo. Są do tego przygotowani. My także rozejdziemy się po świecie. Będziemy głosić prawdę. Samuel, Sariusz i Ezdrasz stanęli po mojej stronie. Nie. Szliśmy tutaj, aby towarzyszyć Chrystusowi w Jego dziele. Cokolwiek miałoby to dla nas oznaczać. Nie odejdziemy niczym tchórze. Zostaniemy do końca i damy świadectwo temu, co zobaczymy. Pomożemy Chrystusowi i Arielowi. Cokolwiek stanie się naszym udziałem, nie opuścimy Jezusa. Oznajmił abiasz. Nauczyciel pokiwał niechętnie głową. Świt zastał nas pod twierdzą Antonia, w miejscu zwanym Listrotos. Szpiedzy donieśli nam, że właśnie w niej przebywa Jezus. Razem z nami stało tam wielu ludzi. Wczoraj szydził z kapłanów, a dziś został zaprowadzony przed oblicza nasza, powiedział niski mężczyzna, którego twarz kojarzyłem z tłumu pod świątynią. Był jednym ze sprzedawców gołębi. Jezus wywrócił mu stragan. — Ty go przekląłeś — krzyknął inny, ten sam, którego Jezus wyleczył z bolesnego guza na głowie. — Trzymaj język za zębami — dodał inny, bo także możesz podzielić jego los. — Ludzie! — Ezdrasz zwrócił się do ludzi pod drzwiami twierdzy. — Dlaczego tak mówicie? — Ty — wskazał przysadzistą kobietę — Przyszłaś do niego i prosiłaś o błogosławieństwo, bo twoje dzieci nie miały co jeść. Tak, wykrzyknęła kobieta. I co z tego mam? Powiedział mi, abym dała ofiarę. Rzuciłam do puszki wszystko, co miałam, nie nakarmił mnie ani moich dzieci. To nie twoja ofiara jest za to odpowiedzialna, złościł się Ezdrasz. Po co tu przyszłaś? Idź do domu. Nie mam za co świętować paschy, odpowiedziała, po czym odeszła, zanosząc się płaczem. A ty? Abiasz wskazał mężczyznę z guzem na głowie. Co tu robisz? Modlę się za Jezusa z Nazaretu uniósł złączone dłonie. Aby jego prześladowcy zniknęli, sczeźli, aby ich ciała pokryły się strupami, a wrzody otworzyły się i aby nasiadały w nie muchy i czerwie dosyć wykrzyknął nauczyciel. Sądzisz, że pan potrzebuje twoich złorzeczeń? Nic innego nie mogę mu dać. Mężczyzna toczył pełnym pasji wzrokiem po twarzach zebranych. — Jeśli Bóg ześle śmierć na jego sędziów, wtedy pan będzie wolny. — Jeśli jest Bogiem, uwolni nas i siebie — krzyknęła inna kobieta. za jej pleców wychyliła się mała dziewczynka. Ta sama, którą dwukrotnie już widziałem. — Czekaj! — starałem się pochwycić małą, ale ktoś zasłonił kobietę, a potem dziewczynka zginęła w tłumie. — Tak! — podniósł się tumult wśród zgromadzonych. Niech udowodni, że jest Synem Bożym. Niech go jachwę uwolni. Ludzie, tak nie można, dało się słyszeć i inne głosy. Na jedno skinienie zlecą się anioły i uwolnią go, jeśli naprawdę jest Synem Bożym. Wrzaski zagłuszały moje myśli. Nie pomogła uniesiona ręka nauczyciela. Zwolennicy Jezusa wrzeszczeli na jego przeciwników. Ludzie złożyczyli sobie wzajemnie. Wy byliście z nim. Drobna kobieta nie mogła opanować złości. Ponoć wydał go jego własny uczeń. Może to wy go zdradziliście! Zdrajcy! Zdrajcy! To nieprawda! Zabrałem głos. Jezus zapowiadał, że to się ma stać, i on. wydał go jego uczeń. Może to ty! Zostawcie go! protestował nauczyciel. Nic nie uczynił złego. Albo on! Ludzie zwrócili się przeciwko Piotrowi, który stał w oddali. Nie, nie! bronił się. Nie znam go! Do lochu! Jest jednym z wichrzycieli, skandował tłum po prawej. Do lochu! To on wydał Jezusa z Nazaretu. Nie! Zaparł się ponownie Piotr. Nie znałem go, ludzie. Stałeś u jego boku w świątyni. Wrzasnął człowieczek w bogato zdobionej szacie. Nie! Zaprzeczył Piotr po raz trzeci. Mylicie mnie z kimś. Odwrócił się i zaczął uciekać. Nikt go nie gonił. Przypomniałem sobie słowa Mesjasza o tym, że Piotr się go zaprze. Słuchajcie. Mówiono, że zaprowadzono Jezusa do Annasza, a ten nie chciał go uwolnić, tylko potwierdził, że bluźnił przeciw Bogu i złorzeczył władzy. Annasz chce jego śmierci, relacjonował ktoś. Arcykapłan Annasz powinien smażyć się w piekle, skoro chce zgładzić Syna Bożego. Annasz bał się go skazać, dlatego odesłali Jezusa do Kajfasza. A gdzie jest teraz nasz pan? spytałem. Nie czułem lęku. Nie bałem się, że pojmą mnie i wrzucą razem z nim do więzienia. Gdyby tak miało się stać, Jezus kazałby mi oddać kronikę. Chociaż nie. Przeciwstawiłem się mu. Mówił, że mam być świadkiem jedynie jego pojmania w Getsemani, potem odejść wraz z nauczycielem. Jezus jest ponownie w twierdzy w Litostrotos. Odezwał się znów ten człowieczek. — Skąd wiesz? — spytałem. — Moja matka żebrze przy kościele wschodnim — powtórzył poprzednią odpowiedź. — Jej modlitw słucha Bóg bardziej niż innych. Jezus czeka na posłuchanie u Piłata z Pontu, namiestnika rzymskiego. Ani Annasz, ani Kajfasz nie chcą wydać wyroku. Chcą, by zrobił to rzymski namiestnik. — Piłat z Pontu nie skaże Żyda za winy, o które oskarża go Sanhedryn — stwierdził Sariusz. — Módlmy się. Westchnął jan chrzciciel. Kolejne godziny nie przyniosły rozwiązania. Ludzie odchodzili do swoich spraw, inni zajmowali ich miejsce. Nie dostrzegałem uczniów Chrystusowych, jedynie niewielką, szczupłą sylwetkę Jana, który, nie bojąc się pojmania, trwał blisko drzwi do więzienia. Wiedziałem, że był pogrążony w modlitwie. Podszedłem do niego i ukłoniłem mu się. Bądź pozdrowiony, kronikarzu. Jego głos był smutny. Pozbawione nadziei. Co się stanie? I dlaczego? Mesjasz to zapowiedział, wyjaśnił. Umrze i trzeciego dnia z martwych zmartwychwstanie. Tak jest zapisane w piśmie. Dlaczego? Musiał wam mówić o tym. Mówił, chociaż nie wszystko zrozumieliśmy. Brak mi nadziei, kronikarzu. Wszystko się ziści. Wszystko to, co zapowiadał. Miałem nadzieję, że się myli. Czy nie prosiliście, aby nie burzył tej świątyni? Błagaliśmy. A on powtarzał, że umrze za nasze grzechy. Módlmy się. Gdzie są pozostali? Ponowiłem pytanie. Zapewne pojmani albo uciekli, was także nie ma wielu. Pewnie wrócili się do bramy Rozolimy i czekają, aż do nich dołączymy, odparłem. Będziemy apostołami podobnie jak wy. Ja będę kronikarzem. Powinniście odejść już teraz. W przeciwnym razie zostaniecie pojmani, a twoje pisanie pójdzie na marne spojrzał smutno. To także przepowiedział. Odejdź, kronikarzu, póki czas Nie odejdziemy upierałem się. Musisz, jeśli nie chcesz zaprzepaścić jego dzieła. Wtem na balkonie pojawił się piłat z pontu. Tłum ucichł. — Posłuchajcie, co ma do powiedzenia Piłat z Pontu, namiestnik prowincji w imieniu cesarza Tyberiusza, Klaudiusza, Nerona, Druzusa, Agrypy, krzyknął eksponent. Słońce raziło nas, kiedy spoglądaliśmy w górę na oblicze Piłata. — Oto człowiek — przemawia Piłat. — Nie znajduje w nim winy. Uwolnię go. — Oto człowiek. Oto sprawiedliwość. — Wiwat namiestnik rzymski uczciwszy niż bogobojni Żydzi. — Wiwatujemy, ale zagłuszają nas przeciwnicy Jezusa. — Jeszcze raz wam powtarzam — Piłat ociera pod czoła — nie znajduje w nim winy. — Bluźnił przeciwko Bogu — rzekł Kajfasz. — Ogłosił się królem tej ziemi, a wszyscy wiemy, że jedynym prawdziwym królem jest cesarz rzymski. — Mówił, że królestwo nie jest z tego świata — dodał Annasz. Zamierza podburzać także inne narody. Tłum zaczął krzyczeć. Poczułem przerażenie. Opychają mnie i straciłem z oczu nauczyciela. Uciekaj, powtórzył mi bezgłośnie Jan, ukochany uczeń Chrystusa. Uciekaj, powiedział głos dziewczynki, ale nie dostrzegłem jej. Musiało mi się wydawać. Nauczycielu, zawołałem. Dostrzegłem Abiasa, niosącego na plecach bezwładne ciało. Nauczycielu, cóżeś ty uczynił? Dni postu zebrały żniwo. Spojrzeliśmy na zlaną potem nieprzytomną twarz Jana Chrzciciela. Wynieśmy go poza ten tłum, zwróciłem się do Abiasza. Dołączyli do nas ezdrasz, Samuel i Sariusz. Odchodzimy poza zgromadzenie? Ktoś życzliwy podał nam wodę, którą próbujemy wlać do gardła nauczyciela, ten zakrztusił się i otworzył oczy. Kogo mam uwolnić? Krzyczał tymczasem Piłat. Jest święto Paschy. Tradycja nakazuje, abym uwolnił wam któregoś z więźniów. Mam tu Barabasza, sprawcę okrutnych mordów i tego oto człowieka, którego z nieznanych mi powodów chcecie ukrzyżować. — Wolnij Jezusa — wyszeptał nauczyciel. My krzyczymy głośniej, ale nasze głosy niknęły w zbiorowym wrzasku. — Uwolnij Barabasza! — Uwolnij Barabasza! — Jak oni mogą? — jęknął Ezdrasz. — Tak chciał pan. Nauczyciel ponownie stracił przytomność. Musimy stąd odejść i znaleźć medyka, rzekł Abiasz. Nie zostawimy Jezusa samego, zaprotestował Sariusz. Głupcze, powiedział Abiasz. Dziwią mnie ostre słowa w jego ustach. Oni już go ukrzyżowali. Co chcesz zyskać, jeśli wejdziesz tam i będziesz próbował zasłonić pana własną piersią? Zginę, oznajmił hardo Sariusz. Nie ochronisz go, panie. Usłyszałem głos dochodzący nie wiadomo skąd. Straciłem przytomność. Ktoś polał moją twarz wodą. Płyn dostał się do płuc. Zakrztusiłem się. Gdzie jestem? Spytałem bezradnie. Nic nie widziałem w ciemności. Ukrzyżowali pana. Zawlekli go na golgotę i przybili do krzyża, powiedział Abiarz. Zaczekajmy, kiedy rzymianie znudzą się rozrywką i uwolnijmy go. To był inny głos, chyba Sariusza. Ciągle słyszałem jak przez mgłę: Chcesz podejść na golgotę i zdjąć skazańca z krzyża zanim wyzionie ducha? Zaczekajmy, aż słońce zajdzie. Wszyscy udadzą się na święto Paschy, a my przekupimy Rzymian. A my srebrniki Judasza. Rzymianie dadzą nam ciało. Chrystus na pewno będzie żył. Widziałeś, jak go bili? Jak umęczyli? Bili biczem z miedzianymi kulkami. Mięso odrywało się od kości i spadało dookoła. Już nie powinien żyć. Nikogo tak nie męczyli przed nim. Czyje to głosy? Kto to mówi? Czy moi towarzysze? Ponoć nie wydał jęku. Byłem przy tym w przeciwieństwie do ciebie. Krzyczał, a kiedy już mu nie starczyło sił, jęczał i złorzeczył. Nie, nie mógł złorzeczyć. To syn Boży. Przyjmie każde cierpienie. Nie przyjął. Słyszałem, jak złorzeczył Bogu. — Nie, ty zdrajco, nie! — Tak! — krzyczał. — Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił! — To ktoś inny. — Nie, to Mesjasz! — Zdrajco! Mieszało mi się w głowie. Musiałem zebrać siły, wstać i uciekać. Nie, musiałem być tam i uratować Mesjasza, skoro nawet nauczyciel nie potrafił mu pomóc. — Bracia... Otworzyłem oczy i jęknąłem. Wszyscy płakali. Gdzie jesteśmy? Spytałem. W tym samym miejscu, w którym pojmano Jezusa, usłyszałem. Ogród Getsemani. Nagle robi się całkiem ciemno, chociaż godzina nie jest taka późna. Błyskawice przeszywają niebo. Jest naprzemian jasno i ciemno. Kulimy się ze strachu. Nagle wszystko cichnie. Co to było? Spytaliśmy nauczyciela. Rozłożył bezradnie ręce. To zbawiciel umarł na krzyżu. Wyznał ezdraż i zwiesił głowę. Musimy uciekać, wyszeptałem i spróbowałem wstać. Było jednak za późno. Ogród wypełnił się strażnikami. Przyszło ich co najmniej tuzin. Czy ciebie zwą Janem chrzcicielem? spytał jeden z nich. Nie czekali na odpowiedź. Zabrali nas. Szliśmy ze zwieszonymi głowami. Pewnie zabili Chrystusa, teraz zabijają jego uczniów. Przypomniałem sobie słowa Mesjasza. Czemu go nie posłuchałem i nie uciekłem? Sozopol, XXI Wiek. Mamczył był miły, ale nie straciłam czujności. Zaprosił mnie zapewne tylko dlatego, żeby dowiedzieć się czegoś o śledztwie udawał wprawdzie, że ten temat go nie interesuje, wypytywał za to o kości i o to, czemu ich szukamy. Tak sobie myślę, powiedział, nie spuszczając ze mnie wzroku, w twojej wizycie jest jakieś drugie dno. Nie przyjechałaś tu sama, tylko z policją. Moja mama pomaga nam w pewnej sprawie, zaczęłam tłumaczyć się, unosząc kieliszek ze znakomitym Jestem pewna, że doskonale wiedział o napisach na ciele zamordowanego. Nie miał tylko pojęcia, jak to połączyć z oględzinami kości. — W kryminalnej sprawie polsko-bułgarskiej? — wyciekał. — Powiedz coś. Zawsze mnie interesowały takie sprawy. Czytam skandynawskie kryminały. Mogę ci powiedzieć tylko to, co oficjalnie wiadomo. Specjalnie tak powiedziałam, żeby wziął mnie za naiwną. Dimitr w ostatniej chwili stchórzył i stracił pewność, że to tylko takie biznesowe spotkanie. Przyglądając się Momcziłowi, zaczynam rozumieć jego obawy. Poczułam, jak bardzo można się bać tego człowieka o przystojnej twarzy. — Jezu, uważaj na siebie — powtarzał Dimitr, chodząc po moim pokoju, kiedy przebierałam się do wyjścia i malowałam oczy. — Czemu się malujesz? — Dla mnie się nie malujesz. — Będę uważała — zapewniłam go rękami trochę drżała, ale kreski na powiekach wyszły równe. Dla ciebie też się maluję, zapewniam cię. Tylko, że nie robiłam tego przy tobie i nie widziałeś. To jest bez sensu, żebyś z nim szła. Skapitulował w końcu, usiadł na łóżku i wpatrzył się w sufit. Niczego się nie dowiesz, a ja tu umrę z niepokoju. Zaczynam tracić cierpliwość. Bez przesady. Nie gram w amerykańskim filmie. Nie będzie mnie gonić horda gangsterów ani czyhać na mnie wynajęty zabójca. Nie zostanę otruta przez potomków bogomiłów. — Czyżby, Margarito? — Metody i Przemysław Tarkowski też tak myśleli. — Uspokój się — podnoszę nieco ton głosu. — Zachowujesz się, jakbym szła na akcję z pistoletem. — To tylko randka. — Jakby randka — poprawiłam się. — Do niczego nie dojdzie. Bo po pierwsze, nie idę do łóżka na pierwszej randce. Po drugie nie sądzę, żeby on na to liczył. Po trzecie, jestem znajomą Cwetana i ten gość mnie nie tknie. Po czwarte, pójdziemy do jakiejś restauracji, a za nami pójdą Milena i Netko, co zepsuje erotyczną atmosferę. Niestety. Nie rozśmieszyłam go. Patrzył na mnie gotową, umalowaną nieco zbyt mocno, w kwiecistej sukience. Najbardziej eleganckiej sztuce mojej tutajszej garderoby. Zróbmy taki deal, powiedział Momciu, odganiając moje wspomnienia. Ja ci powiem, co wiem i co mogłoby ci się przydać w śledztwie, a ty mi podrzucisz coś, co pozwoli na otwarcie sanktuarium. Może być? Grawa bank. Kristo go sprawdził. Momciu był hazardzistą i bankrutem. Przegrał majątek tatusia i swój w ruletkę. Na boga to. Las Vegas, Monte Carlo, wysokie stawki, szampan, kobiety, głównie modelki. Ma długi. Jacht, na którym jedliśmy kolację, zastawił. Inne dobra, w tym Majbach, sprzedane. Pozostałe mu tereny na Wyspie Świętego Jana i perspektywa odkucia się, kiedy kości zostaną uznane za relikwie baptysty. Wybuduje sanktuarium, restauracje i hotele, będzie miał na wyłączność promy, które zawiozą pielgrzymów z miasta na wyspę. Zarobi miliony. Nie powiem mu tego, ale tacy jak on, tak czy inaczej przegrywają. Pierwsze potencjalnie zarobione pieniądze przegra w kasynie w Warnie. Nie dotrze do Las Vegas, ani nawet do Szwajcarii. Kto wie, czy już nie gra a konto potencjalnych zysków. Jako psycholog zajmowałam się kiedyś pacjentami uzależnionymi. Nie był to wprawdzie hazard, ale uzależnienie od komputera i dotyczyło dzieci. Jednak mechanizm pozostaje ten sam. Głód zarobku, irracjonalne przekonanie, że się odkuje, wiara, że musi się udać, wola działania za wszelką cenę, usuwanie z drogi potencjalnych wrogów. Kości są autentyczne, oznajmiłam. Nawet jeśli nie należą do Jana chrzciciela, to przecież mogłyby. Czy to nie wystarczy, by zbudować sanktuarium? Przysłał po mnie limuzynę z kierowcą. Dimitry się skrzywił, a ja odwróciłam się tyłem do tego wspaniałego czarnego samochodu i zrobiłam serię śmiesznych min. Chyba miałam wyraźnie wypisane na twarzy, jak bardzo nie imponują mi takie rzeczy. Czy aby na pewno, Margerito? Nie wolałabyś być z kimś, kto zapewni ci dobrobyt i spokój? Jeśli zostaniesz w Bułgarii, nie będziesz miała pracy. Co wtedy zrobisz? Zostaniesz utrzymanką Dimitra? Wystarczy, aby otworzyć muzeum. Ale papież ani inny wielki nie da nam błogosławieństwa. Muzeum to za mało. Ludzie nie będą przyjeżdżali do jakichś starych kości. A może. Postanowiłam podzielić się z nim pomysłem, który przyszedł mi właśnie do głowy. Można zrobić coś innego, co pozwoli zarobić. Zorganizować wycieczki, pozwalające poznać faunę i florę wyspy. Żyje tam wiele chronionych gatunków. Co za słabe, popatrzył ironicznie. Albo źródełko, które wypływa z miejsca, w którym tysiące lat temu ktoś zbudował świątynię? Może woda byłaby uzdrawiająca? Ty tak serio, Margarito? W kraju, gdzie cudowne źródełka mija się na każdym kroku, będziesz doradzała gangsterowi, żeby wykopał studnie? I niby na co miałaby pomagać ta woda? Na nerki? W serce? Głowę? Musiałaby ślepym przywracać wzrok, a chromych stawiać na nogi, aby ktoś się pofatygował na wyspę. Peter ma taki biznes, przyznał niechętnie mączył. Sprzedaje wodę. Ma dużo magnezu dobra na serce. Nie traci na tym interesie, ale zysk nie jest wielki. Pewnie to pralnia pieniędzy. Niczym te dewocjonalia cwetana. Na szczęście firma Boży Della, czyli boskie wyroby, jest zarejestrowana na niego, nie na moją matkę. W razie czego można powiedzieć, że nie wiedziała, co kryje się pod tym szyldem. Zresztą może to zupełnie legalny interes. Na pierwszy rzut oka wygląda bez zarzutu. Christo jeszcze w tym pogrzebie. Nie wiedziałam. Upiłam kolejny łyk. Sądziłam, że woda w kraju o takim klimacie jest w jakiś sposób deficytowa. Bułgaria to dziwny kraj. Nie zdołasz przewidzieć, co marketingowo zaskoczy. To skąd przekonanie, że certyfikat autentyczności szczątków daci tłumy turystów i wielkie zarobki? Nie chodzi o pieniądze, oburzył się. My, Bułgarzy, powinniśmy mieć relikwie. Jesteśmy antycznym ludem. Akurat. Czekał na mnie w jednej ze swoich galerii. Tam mnie zawiózł kierowca. Imponujące, musiałam przyznać. I jego zachowanie, i sama galeria zamknięta wcześniej, abym w spokoju mogła obejrzeć obrazy i ikony. Oprowadzał nas po niej przyjaciel mączyła. Ikonopisec i malarz, niejaki Deczo Deczew. Obrazy były dość ciekawe. Głównie marynistyczne z powodu miejsca, w którym się znajdowaliśmy. Trochę widoków Sozopola, cerkwie, nieliczne akwarele przedstawiające ogródki i pojedyncze przedstawiające martwą naturę. Pochwaliłam rysunek fig w starym ogrodzie i winogron rozpiętych na podwórzu stylowego domu. Naprawdę wysmakowane. Deczo zdjął ze ściany rysunek przedstawiający figi i podarował mi go, chociaż protestowałam. Prezent od firmy. Uśmiechnął się, odsłaniając złotą czwórkę po prawej stronie. — Niech ci przypomina wyprawę do Sozopola. Potem zaprowadził mnie do pomieszczenia z wyeksponowanymi ikonami. Takiego wyboru nie widziałam nigdzie, nawet w monastyrach rylskim i baczkowskim. Były ich setki, porozwieszane na ścianach jedna przy drugiej. Najbardziej zainteresowały mnie te przedstawiające świętego Jana Chrzciciela. — Tak lubisz świętego Jana? — spytał Deczo. — Nie tyle lubię, ile zetknęłam się z nim zawodowo. Odparłam mile, starając się udawać, że nie widzę, jak Deczo rozbiera mnie wzrokiem. W końcu dał mi ładny prezent i oprowadza mnie po galerii. Macie tu kości świętego Jana, dlatego mnie to interesuje. Jak przedstawia się go na prawosławnych ikonach? Ikony świętego Jana wiszą na wysokości oczu na najładniejszej ścianie. Można powiedzieć, że na poczesnym miejscu. To kopia ikony Desis. Pokazuje mi jeden z najsłynniejszych wizerunków baptysty, autorstwa mniszki jerozolimskiej. Jan chrzciciel jest na niej podobny do Chrystusa, tylko przystojniejszy, widoczny do pasa. Ma ręce wyciągnięte, zgięte w łokciach, nie widać wody, którą miałby chrzcić ludzi. To dziwny wizerunek. A tu jest razem ze świętym Andrzejem Apostołem. Wskazuje nie mniej słynny wizerunek obu stojących świętych. Jan chrzciciel trzyma Biblię, a święty Andrzej księgę z krzyżem na okładce. Coś mnie zastanawia. Już wiem. Na autentycznej ikonie krzyż jest zwykły. Tutaj ktoś namalował krzyże świętego Andrzeja na czterech rogach książki, a na środku namalowanej książki jest jeszcze krzyż jerozolimski. Ciekawe. Kto pisał tę ikonę? Spytałam. — Ja — odezwał się z głębi sklepu żeński głos. — To Matilda — przedstawia malarkę Momcził — który do tej pory trzymał się nieco w cieniu i oprowadzanie po galerii pozostawił Deczowi. Podałam jej rękę i zauważyłam, że nosi zegarek na prawej ręce. Czyli leworęczna malarka. — Bardzo ciekawa interpretacja — pochwaliłam. — Chodzi ci o te dodatkowe krzyże? — Mączył prosił, żebym wymyśliła jakieś modyfikacje. Przyszło mi do głowy, że święty Andrzej powinien na okładce mieć własny krzyż. Tylko ty to spostrzegłaś, stwierdziła z żalem. Ja bym też nie zauważyła, gdybym w ramach śledztwa nie przyjrzała się wszystkim najsławniejszym ikonom Baptysty. Pięknie napisana ikona. Masz prawdziwy talent. Dziękuję. Specjalizuję się w świętym Janie i Chrystusie. Unikam świętego Jerzego. Jakoś go nie lubię. Ikonicznie, naturalnie. Zaczęliśmy się śmiać. Była miła, spokojna, nie wyglądała na wspólniczkę zbrodni. Nie wyobrażałam sobie, żeby malowała krzyże świętego Andrzeja na trupie. Tak spokojna, jak ludzie nie mający nic na sumieniu. Inaczej zachowywali się Deczo i mączył. Zerkali na siebie raz po raz. Mączył był spocony, chociaż może to skutek uboczny wypitego dziś alkoholu, albo anabolików pomagających mu rzeźbić sylwetkę. Tu masz kopię uskrzydlonego świętego Jana. Matilda pokazała kolejne ikony. Ale to nie ja je pisałam, tylko malarka z Płowdivu. Przyjeżdża tu w wakacje na plenery. Maluje zwykle marynistykę, ale ta się słabo sprzedaje. Dorabia sobie pisaniem ikon. — Czy ona też jest leworęczna? — spytałam. Kątem oka zauważyłam kolejne spojrzenie wymienione przez momcziła i Decha. Matilda nie wydawała się zaniepokojona moim zainteresowaniem. Tak, przyznała ze śmiechem, to jakaś cecha charakterystyczna malarzy. Większość z nas jest leworęczna. Tu w galerii nie ma nikogo piszącego prawą ręką, oprócz mączyła. On posługuje się biegle dwiema. Mącił, zademonstrował sztuczny uśmiech. Piszesz ikony, Momcił? Zwróciłam się w jego stronę. Nie. Mógłby — odezwała się od razu Matilda. — Pięknie rysuje. Ma rękę do malarstwa sakralnego. Cudnie kopiuje pismo. Żebyś wiedziała, jak pędzelkiem odrysowuje chińskie znaki. Zatrudnili go nawet w jakimś filmie kręconym tu na miejscu. Mączył uśmiechnął się jeszcze szerzej. Deczo miał minę obojętną. Matilda sprawiała wrażenie zadowolonej. Gdyby tylko wiedziała, co sobie pomyślałam... Głodna? Spytał mnie mączył. O tak. Starałam się wyrazem twarzy nie zdradzać myśli. Tylko chciałabym jeszcze wiedzieć, skąd bierzecie drewno do ikon i farbę. Drewno mamy miejscowe. Matilda najwyraźniej nie rozumiała mojego pytania. Farba? Ze sklepu. Chodzi mi o tę, którą specjalnie mieszacie do pisania ikon. Słyszałam, że malarze nie kupują farb, tylko sami je przygotowują. A o to pytasz, muszę cię rozczarować. Ja kupuję wszystko w sklepie. W płowdiwie jest takie miejsce z artykułami malarskimi. Zamawiam tam wszystko od lat. Jeździsz często? Nie. Farbę przewozić trzeba w niskiej temperaturze. Petr ma samochód chłodnie, niewielki do własnych celów zaopatruje swoją restaurację. Jak jedzie do płowdiwu, robię zamówienie w sklepie i on mi wszystko przywozi. Teraz dopiero nie byłam bezpieczna. Mączył powinien wywieźć mnie w morze i rzucić na pożarcie rekinom. Minę miał zresztą taką, jakby właśnie planował podobną akcję. Może jednak pójdziemy coś zjeść, ponowił pytanie. Pewnie też jestem głodna, uśmiechnęłam się uroczo. Dokąd pójdziemy? W galerii tylko Matilda zdawała się nie mieć wobec mnie morderczych zamiarów. Gdyby mnie wróciła. Mam nadzieję, że powie Dimitrowi o wszystkim, co tu zaszło. Chciałabym kupić jedną z Twoich ikon. Naprawdę kupić! Dodałam, bo widzę, że chce mi zrobić prezent. Nie ma mowy. Proszę cię. Miała piękny uśmiech. Przyjęłam od niej dar. Miałam nadzieję, że będzie gwoździem do trumny Momciła, Petyra i Decza. Milena i Netko trzymali się za ręce, przechadzając się przed galerią wraz z tłumem turystów. Wcześniej dałam im znak, że pewnie pójdziemy do restauracji sławej, czyli słowik, należącej niegdyś do momciła sprzedanej Petyrowi. Stało się jednak inaczej. Limuzyna zawiozła nas na przystań, a tam wsiadłam na jacht Katerina. Zanim się obejrzałam, wypłynęliśmy na pełne morze. momcił zaprowadził mnie do mojej kajuty. Czekam na ciebie na górnym pokładzie. Niecierpliwie. Chciałam powiedzieć, że nie muszę odpoczywać w kajucie i możemy jeść od razu. Ale umilkłam, kiedy zobaczyłam na łóżku sporych rozmiarów pudło przywiązane ognistą wstążką. Zastanawiałam się, czy wypada zdjąć pokrywkę, i czy to lojalne wobec Dimityra. Jest piękna. Dziękuję. Powiedziałam, kiedy wyszłam z kajuty i dotarłam na górny pokład. Została stworzona dla ciebie, wyszeptał z przejęciem. Jeżeli mam nie wrzucić do wody, to mogę umrzeć tylko w takiej kreacji. Suknia z metką Valentino. Czarna, obcisła, cudownie miękka. Jakiej kobiecie mogłaby się nie podobać? Zapewne Momciu nie kupił jej z myślą o mnie. Poznaliśmy się dziś. Nie zdążyłby. Ciekawe, kto tak naprawdę miał ją dostać. — Umiesz stwarzać cudowną atmosferę — stwierdziłam z uznaniem. Oprócz krewetek i ostryk na stole znajdowały się delikatne paski bakłażanów oraz kabaczków, duszone w pysznym sosie, i sałata z orzechami włoskimi, sery wszelkich rodzajów, kruasanty. Tym ostatnim mnie ujął. Uwielbiam kruasanty. — Skąd wiedziałeś, co lubię? Spytałam pijąc wino małymi łykami. Obsługujący nas kelner stał w pogotowiu, aby dolać do kieliszków, ale ja się pilnowałam, żeby nie wypić za dużo. Miałam nadzieję, że ten kelner będzie stał przy nas cały czas. Nie zwracałem się do twoich rodziców, jeśli to masz na myśli, wyszczerzył zęby w uśmiechu. Sam wydedukowałem, co sprawiłoby ci przyjemność. Fakt, gdyby spytał matkę, może przypomniałaby sobie, że lubię banice. Nic ponadto nie umiałaby o mnie powiedzieć. A rozmiar? Częstuje jego przewrotnym uśmiechem. Tajemnica. On z kolei pił wino szybko, zachłannie. Kelner co chwilę mu dolewał. Za moment skończy się butelka. Czym zajmujesz się na co dzień? Ochłaniała mostrygi. Oprócz galerii, oczywiście. Przy okazji. Naprawdę piękne miejsce i wspaniałe obrazy. I tej kony. Choć przepadam za ostrygami, poprzestałam na zjedzeniu czterech. Chyba nie wypadało zjeść więcej. Jestem biznesmenem. Pół sozopola należy w sumie do nas trzech. Znaczy do mnie, cwetana i petyra. Handlujemy. Wszystkim na czym da się zarobić. Śmieje się nieprzyjemnie. Krewetki, dzieła sztuki, kwatery wakacyjne, sól morska, leki, dewocjonalia. Pokiwałam głową, że rozumiem. — A Deczo? — Nie jest waszym wspólnikiem? — Nie — zaprzeczył, szybko opanowawszy skrzywienie. — On tylko zarządza niektórymi z naszych interesów. — Wiesz, nie można nad wszystkim panować — Poza tym człowiek, jak się dorobi, chciałby mieć trochę wolności. Jasne. Wynajmuje się takiego, co pilnuje pralni pieniędzy, a samemu się zaprasza dziewczyny na statki, żeby użyć wolności. To dobrze mieć kogoś tak zaufanego. Podsumowałam i uśmiechnęłam się do muzyków z kwartetu, który grał Czajkowskiego, Mozarta i Beethovena. Widać, Momczył uważał mnie za staroświecką. W przeciwnym razie zatrudniłby miejscową gwiazdkę Pop. Pięknie grają, skomplementowałam. Wiesz, nie jesteś podobna do swojej mamy. Zmiana tematu zbiła mnie nieco z tropu. W ogóle nie jestem do niej podobna. Ma inną twarz. Ostre rysy, prosty nos, dosyć szeroko rozstawione oczy, czarne jak smoła włosy. Ja mam kręcone brązowe włosy i jasne oczy. Mój nos jest daleki od greckiego ideału. Chociaż rysy mam klasyczne. Uważam się za ładną. Figury też mamy inne. Ona jest wysoka, mocniej zbudowana, biuściasta. Ja jestem niska, bardzo szczupła. Mam wciąż ciało nastolatki. Tylko biust mogłabym mieć nieco większy niż to małe B. Pod jakim względem nie? Twoja mama jest jak gwiazda Hollywood, dopił wino. Mogłaby wejść i wmówić wszystkim, że zagra główną rolę. Albo przekonać szefa CIA, żeby powierzył jej jakieś zadanie. Albo zgłosić się do NASA. Byliby zachwyceni, gdyby zechciała polecieć w kosmos. Jest taka władcza. Parsknęłam śmiechem. To dopiero wymyślił. Chociaż coś w tym jest. W Grecji przeżyła trzęsienie ziemi. Nie chciała opuścić wyspy. Nie pamiętam, chyba Lesbos. Właśnie znalazła jakiś skarb amfory na oliwę czy coś podobnego, starsze o sto lat niż najwcześniejsze znaleziska. Całą wyspę ewakuowali, bo zapowiadali kolejne wstrząsy. Matka stwierdziła, że to koniec i wstrząsów nie będzie. Podpisała jakieś papiery, żeby zostać na wyspie. Miała rację. Wstrząsy się nie powtórzyły. Dokończyła spokojnie pracę, zadowolona, że nikt jej nie przeszkadzał. 'Ja nie jestem ani taka władcza, ani taka bystra,' zauważyłam bez żalu w głosie. 'Jesteś piękna. Bardzo piękna. Nie odpowiedziałam. Nie chcę zdradzić Dimitra nawet jednym uśmiechem. To co?' kiwnął na kelnera, który przyniósł kolejne wino. 'Gramy w naszą grę? Handlujesz insuliną? Mówiłeś coś o lekach?' spytałam z niewinnym uśmiechem. Dimitr skulił się na moim łóżku i zasnął przy zapalonej lampce nocnej. Dotknęłam jego czoła. Zerwał się. „Zesnąłem, przepraszam. Mamrotał, patrząc na mnie nieprzytomnie. Czekałem. Tak się niepokoił i zasnął o trzeciej nad ranem. Niezbyt to imponujące. Gdybym wzywała pomocy, nic by nie zrobił. Spałby spokojnie. Bosko wyglądasz. Jęknął, masując sobie kark, który najwyraźniej mu zdrętwiał. Ja też ci kupię taką sukienkę. Nie kupi. Musiałby wydać półroczną pensję szefa kryminalnych. Nigdy więcej jej nie włożę, chociaż wielka szkoda, bo jest przepiękna. On ci kupił taką sukienkę? Czemu ją włożyłaś? Przecież to jest to jest obrzydliwe, stwierdził niezręcznie. Pewnie miał rację. Włożyłam tę sukienkę, a kiedy chciałam się przebrać w swoją nie znalazłam jej. Na próżno pytałam, gdzie jest. Mączył bezradnie rozkładał ręce. Trafił ci się fetyszysta, Margarito. Moja wpadła do morza. Wykręcałam się i dotarł do mnie sens moich słów. Dimitr wpatrywał się we mnie szeroko otwartymi oczami. Nie, nie, nie żartuję, zapewniłam go. Jedliśmy kolację na jachcie wśród tłumu ludzi kelner kucharz chociaż go nie widziałam kwartet muzyczny do niczego nie doszło zapewniam cię tylko nie znalazłam swojej sukienki kiedy chciałam się w nią na powrót przebrać boże dimitr patrzył na mnie spod zmarszczonych brwi czemu ja cię zostawiłem z tym gangsterem o czym ja myślałem o dobru śledztwa usiadłam obok niego i zaczęłam głaskać go po twarzy uśmiechając się miękko Mam tylko nadzieję, że Milena i Netko nie sterczą do tej pory pod Sławejem. Nie sterczą. Zjedli tam i poszli do siebie. Nie odbierają telefonów. Po raz pierwszy się uśmiechnął. Posuń się, poprosiłam. Zdjęłam ostrożnie sukienkę. Pod spodem miałam koronkową bieliznę, zwyczajną w porównaniu z klasą sukienki. Dmitr chciał mi pomóc. Zostaw, chcę odesłać mu tę sukienkę. Musi być nienaruszona. Nie ma szans, żebym ją zdarł z ciebie? Żadnych. Możesz ze mnie zdzierać moje własne sukienki. W takim razie zaraz ci jakąś kupię. Powinienem zrobić to już dawno. Mruknął, czekając, aż pozwolę się dotknąć. To słodkie. Delikatnie poskładałam cudo od Valentino i odłożyłam na krześle. Weszłam do łóżka. I przytuliłam się do dimitera Dowiedziałeś się czegoś od mojej matki? — Oczywiście. Waży rakje. Powiedziała mi... Właściwie wyznała. — To nielegalna działalność, więc pewnie będę ją musiał aresztować. Rozważę jednak przyjęcie od ciebie łapówki. — Serio? — Pocałowałam go w szyję. — Serio? Jego wargi dotknęły moich powiek. Czyli nie puściła pary, wyszeptałam. Mogłaby pracować w CIA. Na chwilę wytrzeźwiałam. momczył przecież powiedział to samo. A krum? Co ci powiedział? Tym razem westchnienie było prawdziwe i głębokie. Co się stało? Matka mu zabroniła? Kiedy wróciłem, nie było ani kruma ani ku brata. Pojechali na obóz. Niesamowite. Czy istnieje wróg groźniejszy niż wybitna archeolog Ewa Mitkowa, która chce przywłaszczyć sobie najbardziej niezwykłe znalezisko ostatnich kilkuset lat? Czyli poniosłeś klęskę. Dobrze, że poszłam na te kolacje. Pan gangster mówił coś, czy recytował ci wiersze przez całą noc? Mączył na szczęście nie próbował tworzyć romantycznej atmosfery przynajmniej nie po tym jak podarował mi sukienkę i nakarmił ostrygami. Raczej nie zamierzał mnie uwieść. Uznałam to wszystko za rodzaj łapówki. Jesteś bardzo zmęczona? spytał Dimitry całując moje piersi. Pod koniec spotkania nie chciałam zostać na jachcie, złożyć głowy na poduszce i zasnąć spokojnie. Kazałam się odwieść na brzeg. Nie nalegał. Zapewne miał mnie dość. Żegnając się, nie potrafił ukryć rozczarowania ani zmęczenia. Dostrzegłam coś jeszcze. Mącił się bał. Swetan i Petr sprawiali wrażenie pewnych siebie. Deczo wręcz promieniował pewnością. Mączył zaś pocił się ze strachu w swojej drogiej koszuli. Bardzo, bardzo zmęczona, przeciągnęłam się. Zaraz zasnę. Nie przerwał nawet na chwilę. Nie dał się sprowokować. — Coś ty taka zadowolona. Dobrze, że o to spytał, zanim jego język zawędrował niżej, bo nic by ze mnie nie wyciągnął oprócz jęków. — Jutro wracamy do Płowdivu. Wiem, kto namalował znaki na ciele Tarkowskiego i kto zabił Metodego i jego żonę. Mam dowody. Podniósł gwałtownie głowę. — No nie, to mi się nie podoba. Wracaj z językiem w tamto miejsce, serio? Serio. Potwierdziłam i westchnęłam. Miałam do czynienia z zawodowcem. A teraz podziękuj mi ładnie za dobrze wykonaną robotę. Zachęciłam. Z rozkoszą wrócił do pieszczot. dwudziesty XXI wiek. Dimitr zakończył relację z naszego pobytu w Sozopolu. Dla części zespołu, tych, którzy byli z nami nad morzem, stanowiło to pewnego rodzaju uporządkowanie wiadomości. Pozostali, czyli Virginia, Christo i Jana słuchali uważnie. Dimitry się spiął, a ja zastanawiałam się, czy chodzi o obecność Jany jako dawnej kochanki, czy jako szefowej. Miałam nadzieję, że to drugie. Wczoraj był u niej na spotkaniu. Sam. Nie pytałam o przebieg. Chyba powiedział jej o nas, a Jana przyjęła to ze zrozumieniem i pewną ulgą. Do głowy mi to wcześniej nie przyszło, ale zapewne i dla niej to jakieś oczyszczenie atmosfery. Przynajmniej taką miałam nadzieję. — Virginio, weź pod lupę momciła, petyra i To nowi dramatis personae. — Usłyszałam. Virginia kiwnęła głową. — Dziś wystylizowała się na bizneswoman. W szarą jedwabną spódnicę i elegancką bluzkę w kolorze malwy. Malwa to po bułgarsku róża, a róża to roza. O czym ty myślisz, Margarito? Skup się na zadaniach, zamiast gadać do siebie głupoty. Powinnaś również myśleć o jakiejś pracy tutaj. Może nostryfikujesz dyplom psychologa i będziesz pracowała w zawodzie? Nie głupie, Margarito. Lepiej byłoby jednak całkowicie zmienić swoje życie i zająć się czymś nowym, na przykład tłumaczeniem książek na bułgarski. O tym pomyślałaś, prawda, Margarito? Stąd ciągle przychodzą ci do głowy niuanse translacyjne. E, jakie persony? Elegancka Virginia skrzywiła wargi pomalowane krwisto-czerwoną szminką, ale najwyraźniej przypomniała sobie, że w pokoju siedziała z nami Jana i przestała się przekomarzać. Jestem na ukończeniu. Dajcie mi jeszcze wieczór i noc. Musimy działać szybko i zdecydowanie. A przy tym cały czas udawać, że wróciliśmy z Sozopola z niczym, kontynuował Dymitr. — Zwłaszcza ja powinnam udawać, że niczego się nie domyśliłam. Przyjęłam sukienkę i jestem zainteresowana kontynuacją znajomości. Dimitr przydziela zadania Milenie i Netkowi. Poczułam lekkie rozczarowanie w końcu to ja zdobyłam pierwsze dowody. Czemu nie miałabym zyskać kolejnych? Margarito, całkiem ci się przewróciło w głowie? Chyba nie wyobrażasz sobie, że zabiorą cię na akcję. To doświadczeni policjanci. Niech zajmą się swoją robotą. Ty szukaj odpowiedzi na swoje pytania. Christo? Rzuciła Jana. Wyglądała niczym rusałka, a nie szefowa wydziału kryminalnego. Włosy rozpuszczone, sukienka w kwiaty i sandałki na płaskich obcasach. Może po pracy wybierała się na randkę albo zamierzała pobiegać po łące, śpiewając Betowena. Odpuść jej, Margarito. Wycofała się. Zostawiła ci Dimityra. Czego jeszcze chcesz? Dwie sprawy. Christo zerknął tęsknie na sporą torbę. Nie zdążył zjeść śniadania. Nie mógł się doczekać, aż zebranie się skończy i rozpakuje wałówkę od żony. Swoją drogą ta jego marejka to mistrzyni i karmiła nas regularnie, dyskretnie. Musiałam znaleźć sposób, żeby jej podziękować. Tak jak mówiłem, dwie sprawy powtórzył głośniej, bo rozległ się lekki szmer. Pierwsza prostsza do zweryfikowania przez naszą szanowną konsultantkę. Uniosłam się nieco na krześle. Dzwonił ten pan z ministerstwa. Jego angielszczyzna nie była lepsza niż moja, a po słowiańsku się nie dogadaliśmy. Zrobił przerwę dla większego efektu. Z tego, co zrozumiałem, pytał o jakieś sprawy prawne, o które znów pytał go jakiś kościół. Bo znalazł się kupiec na mieszkanie Denata. Nabrałam gwałtownie powietrza. Kolejny element puzli trafił na swoje miejsce. Nie wiedzieliśmy o tym? Zdziwiła się Milena. To miałoby sens. Zaraz zadzwonię i wyjaśnię szczegóły, zadeklarowałam. A druga sprawa? Spytała Jana. Tajemnicze zniknięcie wancza. Przepytaliśmy wszystkich, szukaliśmy wszędzie. Nic. Przed oczami stanął mi biedny chłopak ze strachem w oczach, mówiący, że Tarkowskiego zabił diabeł. A ta Lelia Sia? To byłaby trzecia sprawa. Nie wspominam o niej, ponieważ rzeczona Lelia Sia raczej nie istnieje. Może istniała tylko w wyobraźni wancza. Musi istnieć, uparłam się. Przy okazji poszukiwania wancza przepytałem wszystkich jeszcze raz. Wierz mi, naprawdę się przyłożyłem. Rozległy się pomruki pełne oburzenia. Machnęłam rękami. Nawet przez chwilę nie sugerowałam, że Christo się nie postarał. Tylko ciągle miałam wrażenie, że Talelia Lelia Sija musiała istnieć. I co ważniejsze była świadkiem zbrodni. Może zniknęła razem z wanczem, zasugerował netko. Szukamy ich dalej, podsumował Dimitr. Rozchodzimy się. Jana uniosła ręce w geście pożegnania i wyszła z pokoju. Zerknęłam kątem oka. Nawet nie skinęła Dimitrowi. Profesjonalistka, i potrafiła przyjąć porażkę. Imponujące. Dimitr podszedł do mnie. Ty idziesz do domu i pakujesz się, dobrze? Będziesz mieszkała z nami na radost. Jak romantycznie i po bułgarsku. Wyznania, czułości, a potem mówić, co masz robić. Gdzie mieszkać. Za chwilę, co masz mu ugotować? Ogarnęła mnie złość. Tego nie uzgadnialiśmy. Z mojej miny musiało wynikać, że bardzo mi się ten pomysł nie podobał. Nie będziesz mi rozkazywał. Jak będę gotowa, to popatrzył na mnie, jakby nie rozumiał, o czym mówię. Gitko. Charakterystycznym gestem przeczesał włosy od czoła po potylicę. Zawsze mnie to rozczulało. Ja nie mam tego na myśli. Podszedł do nas Kolio. Zamilkłam. Dmitr przeciwnie. Zamierzał z naszych spraw robić ogólnodostępną szopkę. Mówił dalej, mimo że spiorunowałam go wzrokiem. Po prostu myślałem, że będziesz się czuła lepiej na radost, a nie w mieszkaniu służbowym policji. O czym on mówił? — Nie możesz zostać tam, gdzie teraz mieszkasz — wyjaśnił mi Kolio i po raz pierwszy był zupełnie poważny. Zabawa się skończyła. Ustaliłem wszystko z Janą. Myślałem, że to oczywiste. Tłumaczył się Dimitr. Nie możesz tam zostać, bo każdy może wejść do mieszkania. Nie możesz tam zostać. Wtórował Kolio. Ale dlaczego? Spojrzeli po sobie. Może ci grozić niebezpieczeństwo. Kolio przemawiał łagodnie jak do dziecka. A kto niby miałby mi zaszkodzić? Parsknęłam śmiechem. Znów spojrzeli po sobie. — Ci, którzy zabili co najmniej raz — powiedział Kolio cicho. Popatrzyłam na nich zaskoczona. — Gitko, to nie jest zabawa. Skoro nie chcesz mieszkać u mnie, odwiozę cię do bezpiecznego lokalu policji. I to nie jest prośba, tylko polecenie służbowe. — Czyje? — zapytałam zimno. — Twoje? — Moje i... i Jany nie spojrzał na mnie. Przypominam ci, że jesteś częścią zespołu i obowiązują cię nie poddałam się bez walki. Wciąż jeszcze wydawało mi się śmieszne, że ktokolwiek chciałby mnie zlikwidować. Co takiego by zyskał? Czy wy też się wyprowadzacie? Westchnęłam. Bo skoro mnie coś grozi, my jesteśmy wyszkolonymi policjantami, stwierdził poważnie Dimitr. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że może nam coś grozić. Ty jesteś cywilem. Naprawdę. Virginia na obsasach też jest wyszkoloną policjantką. A Milena będzie w stanie się obronić? Nawet netko, który pręży mu ale wzrok ma utkwiony w jeden punkt. Biust Mileny. Nie wygląda na takiego, co by zatrzymał choćby anemika. Jestem cywilem. Powiedziałam z przekąsem. Jeszcze wczoraj mogłam mieszkać. Nie możesz mieszkać w kwaterze dla turystów, do której jest dostęp z góry i z dołu. Ton Dimitra był stanowczy. Koniec dyskusji. No tak. Jakby ktoś chciał wejść i mnie zamordować, nie musi się specjalnie wysilać. Drzwi wejściowe zamykały się na zamek w okrągłej klamce. Zdawałam sobie sprawę, że można go otworzyć spinką. Do mnie wchodziło się przez przeszklone drzwi z zasówką. Bez problemu można też spokojnie wdrapać się na dach sąsiedniego budynku i dotrzeć przez romantyczny taras. Dziecko by sobie dało radę. Oni chyba mieli rację. Czyli ze śpiewających fontan znowu nici? Obiecałem ci te fontanny, ale nie powiedziałem kiedy. Nie dziś. Przykro mi. Dimitry odetchnął z ulgą. Spojrzałam na kolia. Zgodziłam się więc przybrał ponownie pozek piarza i błazna. Ile potrzebujesz czasu, żeby się spakować? Dimitr zerknął na mnie. Daj mi ze dwie godziny. Kolio stał obok nas. Wiedziałam, że Dimitr chciał spytać, czy pojadę do niego, czy do służbowego apartamentu, ale nie przy koliu, skoro tak protestowałam przy pierwszej propozycji. Wiesz, dziewczyno, powiedział w końcu i skrzywił się, jakby rozgryzał cytrynę. Te służbowe apartamenty są w traki, w blokach. Pełno tam cyganów. Nie ma klimatyzacji. Ostatni raz ktoś zaglądał tam w minionym wieku. — Będziesz tydzień sprzątała. — Odradzam. Zrobiłam teatralną minę, która miała wyrażać strach przed cyganami. Dimitr wzniósł oczy ku niebu. — Dobrze, pojadę na radost. — Skapitulowałam. — Jeśli uprzedziłeś Sylwię... — Przedziłem. — Oczywiście. — Podniósł ręce w geście. — Nie mam nic do ukrycia. — Przygotowała ci pokój gościnny. — Będziesz miała wygodnie własna łazienka. Kolio odszedł, chichocząc. — Tylko nie rozumiem, czemu nie możemy zobaczyć fontan? — Marudziłam. — Proszę cię. — To już nie jest zabawa. — Patrzył na mnie poważnie. — Dimitry, przepraszam, że tak to nie twoja wina że sozopol w ogóle rozejrzałam się po pokoju Milena siedziała przed laptopem i coś pisała zapamiętale Virginia po drugiej stronie też była zajęta pisaniem ale w pięknych ustach trzymała ołówek i gryzła go zauważyłam że tak robi miała całą szufladę pogryzionych ołówków wiem że to moja rodzina ale odwrócił wzrok Oczywiście, to będzie także moja zasługa, jeśli ujmiemy sprawcę. Co się jednak stanie, jeśli będzie członkiem mojej rodziny? Dimitry, ja nie mogę, przecież wiesz. Ciągle nie patrzył na mnie. Nie o tym mówię. Dlaczego nie pomyślę, zanim czegoś nie powiem albo nie zrobię? Chodzi mi o to mieszkanie, ja. Do pokoju wszedł netko, minął nas i poszedł w stronę Mileny. Usiadł obok niej i położył rękę na jej ramieniu. Bo to mieszkanie, które zaproponowałeś. Męczyłam się i nie wiedziałam, jak go przeprosić. Jak mu powiedzieć, że to naprawdę doceniam, tylko w pierwszej chwili pomyślałam, że zachowuje się wobec mnie jak pan i władca naprawdę dwie godziny, dobrze? rzucił ostro i wyszedł. Rozległ się trzask. Potem ciche przekleństwo. To Virginia przegryzła na pół kolejny ołówek. Zebrałam swoje rzeczy do walizki. Niestety nie wszystko się mieściło. Odkąd przyjechałam, dokupiłam co nieco. Sądziłam, że tylko kilka ciuchów, parę książek i ulubione płyty Leonarda. Może zostawić książki i część ubrań i poprosić Dimitra, żeby je odebrał przy okazji, pod warunkiem, że się nie gniewa. Chyba tak zrobię. Albo zejdę do sklepu i kupię plastikową torbę, do której wpakuję to, co nie zmieści się w walizce. Albo poproszę o karton. Pewnie Dimitr będzie miał pretensje, że wyszłam, ale... Ostatecznie tak samo mogę zostać zaatakowana na ulicy, jak w mieszkaniu. Zastanawiałam się nad niebezpieczeństwem, czy rzeczywiście mi grozi, kiedy zadźwięczał telefon. Aż podskoczyłam. — Gratuluję ci, Margarito. Dałaś sobie wmówić, że na twoje życie czyha pięciu niebezpiecznych zbirów. Będziesz się teraz bała własnego cienia. Słucham, odebrałam mimo, że numer nieznany, to ja, twój wielbiciel. Mączył. Raz jeszcze dziękuję za piękny wieczór, powiedziałam miękko. Było mi przykro, kiedy znalazłem przesyłkę od ciebie. Milczę dyplomatycznie. Nie powinnam wkładać tej sukienki. Cóż, chciałam, żeby pomyślał, że poddałam się jego urokowi. Po spotkaniu nie miałam wątpliwości, że nie powinnam przyjmować tak drogich prezentów. Hmm, zaimponowało mi to. Milczałam. Niech sobie uświadomi, że coś poszło na tej kolacji nie po jego myśli. Może sprowokuje go to do jakichś wyznań. Czy moglibyśmy powtórzyć tamten wieczór? Nie wybieram się do Sozopola w najbliższym czasie. Ja też nie miałem na myśli randki w sozopolu. Będę niedługo w Płowdibie w interesach. Może mógłbym cię zaprosić do teatru. W teatrze antycznym grają turandot. Mam znajomości, moglibyśmy po spektaklu wejść za kulisy. Poznałabyś od twórcy partii Kalafa, to mój znajomy, zrobiło mi się zimno. Zgodzić się czy nie? Wiem, kto śpiewa w Turandot. Nie wiem tylko, czy będę miała wolny wieczór. Głupio to zabrzmiało. Umówiłam się wstępnie z koleżanką z dawnych lat. Ma imieniny, przecież to będzie 15 sierpnia. Zabrzmiało to bardzo głupio. Co w związku z tym, że 15 sierpnia? Nic, tylko nie wiedziałam, czy powinnam z Tobą iść, czy nie. Byłeś bardzo podejrzanym osobnikiem i na pewno coś masz na sumieniu, tylko jeszcze nikt ci tego nie udowodnił. U nas w Polsce to ważne święto, nie idzie się do pracy. Spektakl jest wieczorem. Naprawdę warto usłyszeć. I w teatrze antycznym jest świetna akustyka. Nie wiem, czy miałaś okazję zwiedzić to miejsce? Miałam. Zwiedzałam niezwykle szczegółowo. Czemu udaje, że nie wie, gdzie znaleziono trupa? I dlaczego chce się spotkać właśnie tam? Czy to coś oznacza? Daj spokój, Margarito. Po prostu tam wystawiają Turandot. Gdzie miałby cię zabrać wpływ w Płowdivie, żeby cię olśnić? Przecież nie do kasyna w hotelu Bałkan. Musi udawać światowca. Skoro to wstępna umowa, chyba nic nie stoi na przeszkodzie, żebyś zmieniła nieco plany. Zgoda, postanowiłam, ale proszę, nie przysyłaj mi sukienek ani limuzyn. Jak sobie życzysz, dobiegł mnie cichy śmiech. Rozłączył się. Będę musiała przekonać Dimitra, że to dla dobra sprawy. Przecież Momgiel nie zamorduje mnie w obecności kilku tysięcy ludzi albo w garderobie Turandot. Skoro miałam iść z nim na operę, uświadomiłam sobie, że nie mogę się wyprowadzić przed wtorkiem. Wzięłam telefon, żeby wybrać numer Dmitry'a i po namyśle odłożyłam. Powiem, jak Dmitry po mnie przyjedzie. Takich rzeczy nie omawia się przez komórkę. Mój wzrok padł na półkę, na której stoi filiżanka od Georgiego. Zaczęłam podziwiać kunsztowne zdobienia. Właśnie, Georgi. miał poszukać starych książek i skontaktować mnie z gorzkiem. Zerkam na zegarek podejmuje decyzję. Pobiegnę do niego na chwilę, a przy okazji kupię jakąś torbę na rzeczy. Napisałam SMS-a, że muszę zostać w tym mieszkaniu jeszcze kilka dni i później mu wyjaśnię dlaczego. Wyłączyłam komórkę na wypadek, gdyby zechciał natychmiast się ze mną skontaktować i przywołać mnie do porządku. Dobiegłam do sklepiku w kilka minut. Gorgi siedział przed witryną. Pił kawę. Na mój widok nie okazał zdumienia. Wskazał miejsce obok siebie i uniósł tygielek. Przed sekundą zaparzyłem. Chcesz? Pokiwałam głową, a potem poprawiłam się i pokręciłam nią, żeby nie zrozumiał opacznie mojego gestu. Znalazłeś dla mnie te książki? Spytałam, jakbyśmy się widzieli wczoraj. Takie tu zwyczaje. W Polsce bym się tłumaczyła, gdzie byłam i czemu nie przyszłam zaraz następnego dnia. W Bułgarii nie muszę. Tak, ale wypij najpierw kawę. Czekają na ciebie. Nie miałam cierpliwości. Chciałam je zobaczyć od razu. Ale nie powinnam się tak zachowywać. Po bułgarsku, Margarito. Po bułgarsku. Wolno. Nesepritesniawaj, czyli nie martw się. Typowe powiedzenie Bułgarów oznaczające wyluzuj, zwolnij, nie ma pośpiechu. Sączyłam zatem kawę i zerkałam na nowy towar. Co to jest? pokazałam na stary zegar z kukułką. Podobny wisiał u mojej babci, bardzo go lubiłam. Zegar, wzruszył ramionami. Jedna tutejsza babcia umarła i wnuczek przyniósł trochę drobiazgów. Wziąłem tylko zegar i haftowaną makatkę, bo reszta to śmieci. Jak się nazywała ta babcia? Nie pamiętam, znów wzruszył ramionami. Czemu pytasz? Zastanawiam się, czy ją znałam. Jak cię lepiej zapytać, czy nie wiesz czegoś o Lelisii? Wnuczek pochodził z Pawelska. Typowo bułgarska odpowiedź. Jakby mi to coś mówiło, że wnuk zmarłej kobiety mieszkał w Pawelsku. — Słuchaj, mieszka tu jakaś Lelia Sija? — Co wy z tą Lelią Siją? — Policja mnie pytała. Nudziła okropnie. — Teraz ty... — spojrzał na mnie lekko zdumiony. Szukujemy jej, odpowiedziałam oględnie. W związku z tym zabójstwem w amfiteatrze? Wydałam z siebie pomruki, które miały oznaczać, że nie mogę powiedzieć, ale domyślać się należy, że owszem. Podałem im wszystkie sije, które tu mieszkają. Ten gruby policjant siedział ze mną pół dnia, skrzywił się. W sklepie mi szperał. Może chciał coś kupić? Uśmiechnęłam się. Kupił tę makatkę. Dla żony. Milczeliśmy chwilę. Pora przystąpić do pytań. Chciałabym pogadać z Wanczem. Tylko nigdzie go nie ma. Nie widziałem go od dawna. Nie wiem, gdzie jest. Wzruszył ramionami. Czy ktoś o niego pytał? Policja. Stał i zniknął we wnętrzu sklepu za jakimś turystą w kapeluszu. Kiedy wrócił, znów zaczęłam go wypytywać. A oprócz policji zaprzeczył. Czy on wcześniej tak znikał? Znów wzruszenie ramionami. Niebiosa dajcie mi cierpliwość. Przypomnij sobie, poprosiłam. Chyba tak. Kiedyś zniknął na kilka miesięcy i się okazało, że był wiesz. Uczubków? Ze świętymi gadał czy coś. Za trzy lata temu. Szukaliście uczubków? Może znów tam jest. Muszę powiedzieć o tym Christowi. Mało prawdopodobne, ale trzeba to sprawdzić. — O ciebie ktoś pytał — przypomniał sobie nagle Georgi. Kto? — rzuciła mnie cierpliwie. — Taki przystojny mężczyzna? — Tak. Podjechał na białym koniu, zdjął zbroję, bo się spocił i spytał, gdzie jesteś. Wybuchnął śmiechem. — Chciał się oświadczyć. — Bardzo śmieszne. — Ten mój kumpel, Goszko. On o Ciebie pytał. Zapewne ma różne teorie spiskowe, bo chce się spotkać. Oczywiście w głębokiej konspiracji. Spotkam się z nim w głębokiej konspiracji, powiedziałam. Tylko nas skontaktuj, dobrze? Najlepiej teraz. Pokręcił głową, a potem ponownie wszedł do sklepu, bo jakaś turystka się niecierpliwiła. Nic dziwnego, chciała kupić zegar z kukułką a właściciel sklepu wydawał się niezbyt zainteresowany transakcją. To Niemka. Nie rozumie mentalności Bułgarów. Georgi niespiesznie pakował zegar, gawędząc z nią przyjaźnie. Znał niemiecki. Kobieta wyraźnie się uspokoiła. Niestety sprawa się przedłużyła, bo Georgi nie miał terminala. Niemka tego nie rozumiała i chciała za wszelką cenę zapłacić kartą. Gorgi tłumaczył jej, że w tym kraju nie ma obowiązku posiadania terminala, zwłaszcza w małych sklepach. Proponuje jej transakcję w euro. Kwotę wyliczył z pokaźną górką. W końcu kobieta dała za wygraną. Wysłała grubego mężczyznę, pewnie męża, do bankomatu. Sama przy ladzie nerwowo przebierała palcami. Musiało jej zależeć na tym zegarze. Gdzie masz te książki, Georgi? Spytałam, wchodząc do sklepu. — Nie chcę ci dłużej zabierać czasu. Obejrzałabym sobie... Wskazał niewielką klapę w podłodze. — Prawa ściana. Na samym dole. Niewiele tego jest, ale coś wybierzesz. Podniosłam klapę i zeszłam po lekko spróchniałych schodach. Zapaliłam lampkę i ogarnęłam wzrokiem niewielkie pomieszczenie, niemiłosiernie zagracone. Musiałam się schylić, bo piwnica miała jakieś półtora metra wysokości. Na ścianach ktoś, pewnie Georgi... Sklecił półki. Na półkach kurzą się książki. Spróbowałam jak matka wyłapać te najstarsze, ale Georgi poustawiał je byle jak. Wydania lektur szkolnych z lat sześćdziesiątych mieszały się z pierwszymi wydaniami dzieł Jordana Jowkowa. Aż mnie rozbolały zęby, tak mocno je zacisnęłam. — Jak on może tak traktować książki? Przecież zniszczą się w podobnych warunkach. Schyliłam się, żeby poszukać obiecanych apokryfów na dole po prawej, kiedy nagle mój wzrok przykuła jedna pozycja. Nie apokryf, tylko monografia o języku starocerkiewnosłowiańskim. Stała sobie na półce między książkami świeckimi. Zalała mnie fala gniewu. Chwyciłam książkę i wyszłam z piwnicy. Pożyczam to na chwilę, dobrze? Oddam albo kupię. Ej, czekaj! zawołał za mną Georgi. Ktoś właśnie tu pytał! Nie czekałam na to, żeby mi powiedział kto i o co pytał. Pokonałam szybko trzy ulice, które dzieliły mnie od mieszkania Popadi Cerkwi Świętych Konstantyna i Heleny. Zapukałam energicznie. Na szczęście Popadia była w domu. Nie czekając na zaproszenie, wpadłam do środka. Gdzie są książki popa? Nie rozumiem, odparła najwyraźniej przestraszona. Mój mąż ma. Wyciągnęłam przed siebie wolumin. Chodzi mi nie o książki twojego męża, tylko o bibliotekę popa Wasyla. Co z nią zrobiłaś? Kobieta cofnęła się i skrzyżowała ręce na piersiach. Kto ty w ogóle jesteś, co? Wpadasz tu najpierw sama, kłamiesz, że jesteś jego znajomą, potem widzę cię z policją cicho bądź. Przerwała jej tyradę i podetknęłam książkę pod nos. Znalazłam ją u Georgiego w sklepie. Należała do popa Wasyla, on jej nie sprzedał. Twojego męża także nie podejrzewam. To musiałaś zrobić ty. Nie, nie, ja. Broniła się, ale po oczach poznałam, że mam rację. Komu sprzedawałaś? I które książki? Chwilę stała z zaciętą miną. Tylko Georgiemu, skapitulowała nagle. Nic cennego. Pop Wasyl miał rację, że to głupia kobieta. Na pewno tylko Georgiemu? Tylko. Przysięgam ci! Patrzyła przestraszona. Dotarło do niej, że w poprzednim razem byłam tu w towarzystwie policji. Pewnie sądzi, że wyślę ją do więzienia. Niech tak myśli! Przecież to bezcenne dzieła! To karalne! Zatknęła dłonią usta. Nie sprzedawałam tych najstarszych. Wszystko zostało! Tylko takie, które mogłam sprzedać. Myślałam, że mogę, bo on był taki uciążliwy, a pod koniec życia nie mógł już czytać. Mój syn sprzedawałaś za jego życia, na mojej twarzy musiała malować się od razu. Bo on nie mógł czytać i nawet nie chciał, żebym ja pochyliła głowę. Nagle unosi wzrok i na jej pulchnej, grubo ciosanej twarzy ujrzałam zaciętość. Nigdy nie podziękował za opiekę. A mogłam go oddać do domu dla starych. Nigdy by pretensji nie miał nawet. Przestań! Aż mi się niedobrze zrobiło. Ile książek sprzedałaś Georgiemu. Ta kretynka nie rozróżniłaby współczesnej książki pisanej cyrylicą i stylizowanej na starą od bezcennego dzieła. Dwie pochyliła głowę. Te i. I taką z kazaniami jakichś starych popów. Georgi niewątpliwie by poznał, że ma przed sobą bezsenny zabytek. Czy byłby na tyle głupi, żeby go sprzedać? Pieniądze wprawdzie nie śmierdzą, ale Georgi wyglądał na takiego, co ma instynkt samozachowawczy. Poza tym, gdyby miał coś do ukrycia, nie wpuszczałby mnie do piwnicy. — Gdzie reszta? — Na półkach w pokoju starego popa było sporo wolnego miejsca. Bałaby się sprzedać więcej naraz. Resztę książek pewnie ukryła i czekała na lepsze czasy. Gdzie schowałaś resztę? Mów, bo przyjdzie tu policja i pogadamy z tobą i twoim mężem. Bingo. Kobieta patrzy błagalnie. Nawet na pogrzeb nie przyszłaś! Syknęła z pretensją w głosie. A ja takie żyto zrobiłam. Ciasta napiekłam i ugościłam tyle osób. Miała rację. Powinnam była przyjść na pogrzeb, zwłaszcza, że bardzo lubiłam te kutie. Mogliśmy pojechać do Suzopola dzień później. Nie odwiedziłam grobu popa Wasyla. — Pójdę na grób — powiedziałam pojednawczo. — A teraz pokaż, co zabrałaś. — Nikomu nie powiesz? — Jeśli znajdę, czego szukam, nie powiem — rzuciłam mglistą obietnicę. Zaprowadziła mnie do kuchni i otworzyła szafkę pod zlewem. Była pełna starych książek. Nie wróciłam już do sklepu Georgiego. Książkę oddam mu przy okazji. Miałam poczucie, że Dimitr szukał mnie wściekły albo zaniepokojony, albo jedno i drugie. Zawahałam się, czy włączyć komórkę. Po namyśle zrobiłam to. Dimitr pewnie czekał pod domem. No tak. Trzy połączenia, ale tylko jedna wiadomość od Dmitra. — Sprzed godziny. SMS, że coś pilnego w komendzie i będzie dopiero około szesnastej. Żadnego komentarza na temat tego, że chciałam zostać w pułapce jeszcze kilka dni. Odetchnęłam z ulgą. Odpisałam mu, że zgadzam się i odezwę, bo mnie też coś wypadło. Drugi numer należał do Georgiego. Trzeci — zastrzeżony. Już miałam zadzwonić do Georgiego, ale odezwał się ten zastrzeżony. Słucham? Słuchaj dalej. Odezwał się nieznany mi męski głos. Georgi mówił, że chcesz pogadać. Tylko żadnych glin, rozumiesz, kobieto? Ale. Próbowałam zebrać myśli. Albo chcesz gadać, albo nie. Tak, tak. Ty jesteś gorzko, tak? Może należało powiedzieć Georgi. Pomyśli, że go lekceważę. Przecież większość ludzi traktuje go jak nieszkodliwego świra. Za dziesięć minut w starym muzeum. Wiesz, gdzie to jest? Tak, ale tam jest... Gorzko nie dał mi dokończyć. Zajdź z tyłu Bazaru Poniedziałek. Ostatni stragan jest Leli Dobrinki. Poznasz, bo ona jedyna ma kwiaty. Podejdź i kup od niej bukiet. Ale nie masz rozumu? Idź i kup bukiet. Ostatni Stragan. Dziesięć minut, dłużej nie czekam. Miał rację, Georgi. Myślałam, biegnąc najpierw w dół do dżami, czyli meczetu, do jakiś oszołom. Czemu taka konspiracja? Napada go ktoś? Czyha na jego życie? Zdrowie? Skręciłam w lewo i główną ulicą dotarłam do Mozaik Rzymskich, potem znów w lewo, w Patriarchę Eftimia. To ta ulica, ale muzeum jest po drugiej stronie, jeszcze spory kawałek. Muszę przejść pod ziemiami. Dojście zajęło mi więcej niż dziesięć minut. Złapała mnie kolka, ale zacisnęłam zęby. Tyle razy biegałaś tędy, Margarito, i nie czułaś żadnego zmęczenia. Tyle, że biegłaś od domu babci do ogrodów cara Symeona, żeby pooglądać śpiewające fontanny. Jak babcia mogła cię puszczać samą, taką małą dziewczynkę? Kupiłam kwiaty od leli do brinki mokra od potu. Łypnęła na mnie wzrokiem, bezczelnie wręczyła mi ledwie żywe z upału margarytki i zażądała ceny jak za róże z kwiaciarni. Nie wyglądała mi na osobę, której na imię dobroć. Dobrina po bułgarsku znaczy dobroć. — Idź przed siebie — usłyszałam za plecami. Odruchowo się obejrzałam, ale moja głowa wróciła na miejsce, kiedy ktoś syknął — nie oglądaj się. Szłam zatem posłusznie, dyskretnie rozglądając się na boki. Stragane wydawały mi się małe. Nic dziwnego. Kiedy mieszkałam tutaj z babcią, miałam kilka lat. Wyszliśmy z bazaru. Zerknęłam tęsknie na ścianę naprzeciwko. Z okienka sprzedawali tu mekici. Cienkie placki smażone w głębokim oleju, z dziurką w środku. Posypuje się je cukrem pudrem. Uwielbiałam je. Podchodziliśmy tam z Dimitrem, Angełem i Kaliną. I staliśmy tak długo, aż kobieta z okienka usmożyła nam po placku i dała za darmo. — Jak ona się nazywała? — Donka? Dinka? — Była chuda i miała tak wąskie wargi, że nazywaliśmy ją Bezusta. — Skręć w lewo. Posłusznie wykonałam polecenie, zastanawiając się, czy naprawdę ów gorzko nie mógłby iść koło mnie i zaprowadzić do jakiejś kawiarni, gdzie pogadalibyśmy jak człowiek z człowiekiem. Nie ma nic bardziej naturalnego niż chłopak, który siedzi z dziewczyną w kawiarni. Dokąd on mnie prowadził? Bo, jeśli do jakiegoś domu, to ja z kimś takim dziwnym nie pójdę. Nie miałabym rozumu. Dokąd idziemy? Rzuciłam w przestrzeń. Do muzeum. Przecież idziemy naokoło. Poza tym, tam nie ma nic. Idź. Rozkazał. Muzeum. Powód, dla którego wyburzono dom, w którym mieszkała babcia mogło być dumą tego miasta, stało się wyrzutem sumienia. Płowdiv, jedno z najbardziej zabytkowych miast na świecie. Pod ziemią jest tu więcej zabytków niż na przeciętnej greckiej wyspie. Ilekroć kopano, aby zrobić tunel, czy przeprowadzić kanalizację, natykano się na ruiny trackie, rzymskie, co kto woli. Właściwie należałoby cały Płowdiv przenieść gdzieś i na jakieś sto lat uruchomić wykopaliska. Potem udostępnić turystom. Ruiny zatem dla mieszkańców miasta to nic specjalnego. Jednak to, co znaleziono na patriarchy Eftimia, było unikalne. Dotarliśmy do końca wąskiej uliczki. Gorzko szedł teraz koło mnie i wprowadził za stary dom, na podwórko. Weszłam tylko dlatego, że usłyszałam śmiech dzieci i zobaczyłam dwie kobiety rozwieszające pranie. Scena surrealistyczna. Kobiety wyglądały, jakby grały w filmie z lat pięćdziesiątych. Dalej nie idę, przedziłam. Niedoczekanie, że dam się zaprowadzić do jakiegoś pomieszczenia i uwięzić. To tutaj, powiedział gorzko. Doszliśmy do końca podwórza. Gorzko odchylił wysoką kępę traw, porastającą siatkę ogrodową dzielącą nas od muzeum. Dostrzegłam wąską dziurę. Gorzko zachęcił wzrokiem, abym przeszła. Sam się obejrzał, jakby spodziewał się, że ktoś nas śledzi. Przeszłam przez dziurę i znalazłam się na terenie niedoszłego muzeum. Nie byłam tu od dzieciństwa. Zamknęłam oczy, bo chciało mi się płakać tak tu okropnie. Widzisz to, co ja? spytał gorzko. — Trackie dziedzictwo? Kiedy odkryto ruiny Trackiego miasta, przychodziłam tu bawić się z przyjaciółmi. Krążyliśmy w labiryntach wąskich uliczek mających pewnie kilka tysięcy lat, a co najmniej pamiętających czasy Chrystusa. — Widzę — odpowiedziałam. — Mieszkałam tu. — Tak? zerknął na mnie uważnie. — Gdzie dokładnie? — Tu, gdzie siedzimy. Westchnęłam. Z babcią. Wspomniałam dwupiętrowy dom o wąskiej klatce schodowej i spróchniałych schodach. Na piątym schodku od góry, trójkątnym, była dziura. Ziała latami coraz większa. Czemu w tamtych czasach nikt nie naprawiał takich rzeczy? Po prostu uważałam na nią i przeskakiwałam. Kiedyś, kiedy przyjechała mama, nie ostrzegłyśmy jej przed tą dziurą. Wpadła w nią po kostkę, skręciła nogę. Miała potem pretensje do właścicieli domu, ale oni mgliście obiecywali, że naprawią schody i na tym się skończyło. Potem dziura pokazała się jeszcze na siódmym i ósmym schodku. Zanim jednak przedsięwzięto jakieś kroki, dom postanowiono zburzyć pod budowę muzeum. — Tam, naprzeciwko — gorzko wskazał barskę babami. Mieszkała z kolei moja babcia. Tam była mała pracownia. Wzruszyłam ramionami. Przywali guziki i plisowali materiały. Pani Maryjka, guzikarka pozwalała nam czasami wcisnąć jakiś guzik i dawała na lody. To moja babcia. Szepnął jakby ktoś mógł nas usłyszeć. A więc jesteś naprawdę nasza. Georgi miał rację. Co chciałeś mi powiedzieć? Chyba tutaj możemy rozmawiać. Tu wszędzie ściany mają uszy, przestrzegł mnie znów szeptem. Wpatrzyłam się w miejsce, gdzie stały domy naszych babci, mojej i Dimitra oraz babci Kaliny i Angeła. Uświadomiłam sobie jedną rzecz. Wychowywały nas babcie. A gdzie byli nasi rodzice? Nie wiem, czy ty jesteś swój. Nigdy cię tu nie widziałam. Jak mnie nie widziałaś? Ja cię pamiętam. Biegałaś z takimi dwoma chłopakami i jedną dziewczyną. Byłem trzy lata młodszy. Przeganialiście mnie. W jego głosie słyszałam gorycz, jakby pozostał małym chłopcem z sofii, z którym miejscowe dzieciaki nie chcą się bawić. Słuchaj, bardzo mi przykro, że nie chcieliśmy grać z tobą w berka sto lat temu. Powiedz mi, po co mnie tu sprowadziłeś, bo trochę się spieszę. Chcę, żeby tu było muzeum. Westchnęłam. Też bym chciała, żeby stało tu muzeum. Teraz w miejscach, po których chodzili rzymianie, jest pół metra wody, a z niej wyrastają rośliny. Antyczne ruiny znajdują się w opłakanym stanie. Miasto zasłoniło te przestrzeń siatką i wywiesiło ostrzeżenia, żeby nie wchodzić. Nie mogę pojąć, jak można zaprzepaszczać takie dziedzictwo. Też bym chciała, żeby tu było muzeum. Ale nie mam na to najmniejszego wpływu. Jak nie masz? Przyjechałaś z zagranicy i prowadzasz się z policją. Jakie to ma znaczenie? Wzruszyłam ramionami. Czasy, kiedy ktoś z zagranicy był atrakcją, minęły dawno temu. Poza tym jestem z Polski. To mało atrakcyjna zagranica. Twoja matka jest archeologiem. Najbardziej znanym archeologiem w Bułgarii. Czemu nigdy nie zadbała o to miejsce? Stał tu jej dom rodzinny? No właśnie. Ona mogłaby coś w tej sprawie zrobić. Choćby nagłośnić fakt, że trackie ruiny porastają roślinnością wodną i straszą ludzi. Nie zrobiła tego. Nie wiesz tego, ale ja nie jestem szczególnie blisko ze swoją matką. Nie umiem ci odpowiedzieć na pytanie dlaczego. Mogę tylko dodać, że mnie to też dziwi. A teraz jeśli pozwolisz mógł mi to wszystko powiedzieć przez telefon, skoro wiedział, że tu mieszkam i znam to miejsce, po co mnie tu ciągnął zbliżało się w pół do czwartej musiałam wrócić na czas, bo dimitr mnie zabije pomóż mnie, a ja pomogę tobie złapał mnie za rękę, dobrze powiem mojej matce, poproszę ją żeby wstałam chwycił mnie mocniej za rękę i pociągnął, usiadłam znów na kamieniu. Ty chyba czegoś nie rozumiesz, wysyczał. Zrozumiałam, że tak łatwo nie odpuści. Czyżby zamierzał mnie tu uwięzić, aż nie zmienię tego jeziora z szuwarami w nowoczesne muzeum? Goszko Georgi, poprawiłam się. Obiecuję, że się postaram. Ale teraz mam na głowie, możesz mówić jak chcesz, tylko nie traktuj mnie jak dzieciaka, z którym nie chcieliście się bawić. Się tak nie zachowuj, chciałam powiedzieć, ale zamilkłam. Wyglądał na bardzo zdenerwowanego. Przyprowadziłem cię tu, narażając się bardzo. Starałam się wyglądać na osobę pełną zrozumienia dla trudów, które poczynił, aby z tego zaniedbanego miasta wydobyć piękno. Mówię, że porozmawiam. Naprawdę się postaram. Zamierzałam to zrobić. Powiem matce, żeby się tym zajęła, albo Cwetanowi. Powiedz mi tylko jedno, wycedził. Bawiłaś się tu, jak byłaś mała? Potwierdziłam. Bawiłam się i to jak? Wstyd przyznać. Leżało tu mnóstwo ludzkich kości w zakamarkach, albo płytko zakopanych. Odkopywaliśmy je i zbieraliśmy na kubki bez świadomości, że mają tysiące lat. Pamiętam zwłaszcza jedną zabawę. Angeł ją wymyślił. Kto znajdzie czaszkę albo żuchwę z największą ilością zębów? Zwykle Kalina miała najwięcej szczęścia, albo już wtedy drzemał w niej archeolog. Ja wygrałam tylko raz. Znalazłam małą czaszkę z kompletem uzębienia. Ależ się cieszyłam. Chyba nie dostałam żadnej nagrody. Wystarczyła satysfakcja i nieco uważniejsze niż zwykle spojrzenie Angeła. Bawiłam. Potwierdziłam. Znajdowanie kości i czaszek? Niechętnie potwierdziłam. To raczej nie powód do dumy. Byliśmy dzieciakami, ale na pewno zniszczyliśmy tu wiele eksponatów. I to traktowanie ludzkich szczątków, jakby były zabawkami. Ciekawe, co się stało z tymi kośmi. Wykopali je i pogrzebali? Przenieśli do innego muzeum? Ciągle są pod wodą? To mam dla ciebie taką radę. Ściszył głos ponownie i wbił we mnie ciężkie spojrzenie. Znów się tu pobaw, ale nie pojmowałam. Najlepiej ze swoimi kolegami policjantami. Pobawcie się tu wszyscy. Wstał i zostawił mnie oszołomioną na kamieniu. Czekaj! krzyknęłam za nim. Będziesz zeznawał? Żebym skończył jak tamten? Nigdy! W głowie miałam mętlik. Podążałam szybko w stronę domu, zbierając myśli. Przycisnęłam ramieniem torebkę z cenną zawartością. W drugiej ręce trzymałam książkę zabraną Georgiemu. Puzle wchodzą na swoje miejsce. Aż podskoczyłam, kiedy usłyszałam dźwięk nadchodzącej wiadomości. — Gdzie jesteś? — To Dimitr. — Pięć minut — odpisałam. Natychmiast przychodzi drugi, odmączyła. — Do zobaczenia. Nie odpisałam mu. Przyjdzie na to czas później, kiedy ustalę z Dimitrem, jak to rozegrać. Gdzie ty byłaś? Dimitr stał na ulicy i patrzył z wyrzutem. Naprawdę nie można cię zostawić na chwilę? Przecież ja tu umieram z niepokoju. Pocałowałam go i otworzyłam drzwi wejściowe. Zaraz ci powiem, gdzie byłam. Będziesz zadowolony. Musiałam wyglądać jak kot, który wylizał śmietanę, bo Dimitr uniósł swoje gęste brwi i popatrzył na mnie uważnie. Chyba nie narażałaś się na jakieś niebezpieczeństwo? spytał, idąc za mną po schodach na górę. Ty naprawdę sobie nie zdajesz sprawy, że zatrzymałam się, odwróciłam i pocałowałam go. Gdybyś miał na względzie moje bezpieczeństwo, nie sprowadzałbyś mnie tutaj, powiedziałam bez wyrzutu. Nie mogę sobie tego darować. Z jednej strony to, że jesteś, a z drugiej miałaś być jedynie konsultantką, pomóc nam z Polakami. Nakłonić matkę, aby spojrzała na te znaki. Tak. Znów te jego strony. Pierwsza, druga i trzecia. Dawno podejrzewałam, że w kwestii znaków nie liczyli na mnie. Nie obraziłam się. Nie musiałam niczego udowadniać. Posłuchaj. Pójdę na przedstawienie z Nie zgodził się. Posłuchaj. Powtórzyłam. Pójdę z nim, wyciągnę z niego jeszcze kilka rzeczy i będziesz go mógł aresztować. — Tłumaczyłem, że nie jesteś dziewczyną Bonda i nie możesz... — Wiem, może iść Virginia, bo jest przeszkolona. Tylko tak się składa, że główny podejrzany zaprosił mnie. Popatrzył na mnie z ironią. — Zaprosił mnie na Turandot 15 sierpnia. — Oboje wiemy, że to okazja, aby go zwinąć. Upierałam się. — Dimitr powinien wiedzieć, że jak coś postanowię, nie można mnie od tego odwieść. Zaprzeczył, ale nie patrzył na mnie aresztujemy go wcześniej. W każdej chwili możemy go zatrzymać. To czemu tego nie robicie? Gitka. To są sprawy operacyjne. Nie będę ci tłumaczył. Wpatrywał się w ścianę przy schodach, jakby zauważył na niej coś szczególnie ciekawego. Oczywiście. Nie zrozumiem. Jak wam pasuje, jestem częścią zespołu. Jak nie. To są sprawy operacyjne. Chodźmy na górę. Stoimy na schodach. Patrzył poważnie i nie ruszył się nawet na centymetr. Za to złapał mnie za rękę i przyciągnął do siebie. Oficjalnie jesteś konsultantką, szepnął mi do ucha. Przypominam ci, że nie masz żadnego przeszkolenia, nawet w zakresie pierwszej pomocy. Nie mówiąc o zatrzymywaniu podejrzanego i nie mówiąc o tym, że po tamtej nocy wszystko się zmieniło. Odsunęłam się i spojrzałam na niego uważnie. Nie powinien traktować mnie jak maskotkę. Dimitr, zrobię dla ciebie wszystko, ale musisz mnie traktować poważnie. Traktuję cię poważnie, ale nie mogę narażać na niebezpieczeństwo. Znów mnie przyciągnął. Ile razy mam ci powtarzać, że nie przeżyję, jeśli kolejny raz cię stracę? Możesz mnie nazwać typowym tępym bułgarem, męską, szowinistyczną świnią nawet gorzej. Jeśli jednak coś ci będzie groziło? Zamknę cię w ciemnej komórce, bylebyś tylko była bezpieczna. Też cię kocham. Powiedziałam i ponownie wyswobodziłam się z uścisku. Mierzyliśmy się wzrokiem. Otworzyłam drzwi. Dimitr miał rację, ale nie odpuszczę tak łatwo. Bo ja naprawdę czułam się częścią zespołu. Coś mi mówi, że mamcił zniknął i nie możecie go zatrzymać. Skrzywił się. Trafiłam? Sięgnęłam po walizkę leżącą na łóżku, żeby ją zamknąć i cofnęłam rękę. Coś się nie zgadza. Na pewno na wierzchu położyłam białą jedwabną bluzkę, pod nią leżała błękitna kosmetyczka. Teraz jest przesunięta i zamiast na środku leży bardziej na prawo. Rozejrzałam się po pokoju. Co jest? Zapytał zaniepokojony Dimitr. Ktoś tu był, powiedziałam cicho przeszukał walizkę. Brakuje czegoś? Sięgnął odruchowo do miejsca, w którym powinna być kabura, choć nie miał przy sobie broni. Rozejrzałam się. Jedna z szafek była niedomknięta, a ja na pewno ją zatrzaskiwałam. Filiżanka przesunięta o kilka centymetrów. Ktoś przejrzał książki. Reszta rzeczy była spakowana. Laptop wyłączony leżał tam, gdzie go zostawiłam. Nie wyglądało na to, żeby ktoś go włączał. Daje mi się, że niczego — powiedziałam niepewnie. Odruchowo zerknęłam na sufit. Dimitr zrozumiał, co mam na myśli i dał mi znak, żebym była cicho. Drzwi balkonowe nie były zamknięte na zasówkę. Musiał zapomnieć je zamknąć albo wyszedł przez balkon w pośpiechu. Pokręciłam głową, żeby zrozumiał, że nie zostawiłam ich otwartych. Popchnął je lekko i szybko wybiegł na balkon. Spojrzał w dół i wybiegł schodkami na taras. Po chwili wrócił nikogo nie ma. Dlaczego wychodziłaś? Chociaż w sumie może i dobrze, powiedział z rezygnacją. Gdyby cię tu zastał. Tłumaczyłam, co robiłam, jednocześnie dając mu znaki, że nie chciałam tutaj rozmawiać. Kto wie, czy nie założyli podsłuchu. Myślałam, że mnie wyśmieje, ale nie. Patrzył na mnie z niepokojem. Bierzemy wszystko i wychodzimy, zdecydował. Ale ja muszę. muszę pójść na przedstawienie. Potem teatralnie podwyższyłam ton i wykrzykiwałam inwektywy, jednocześnie dając mu znaki. Jesteś zazdrosny? Ty nigdy nie zaprosiłeś mnie do teatru. Nie możesz mnie trzymać jak w klatce. Gitka, proszę cię, wzniósł oczy ku niebu. Nie wiedziałam, czy to element zaproponowanej przeze mnie gry, czy też Dymitr nie wierzył, że mieszkanie mogło być na podsłuchu. To ja cię proszę, powiedziałam stanowczo, żebyś mi nie dyktował, z kim mam spędzać letnie wieczory. Wziął walizkę i prawie siłą wyprowadził mnie z mieszkania. Zamknął drzwi i wrzucił klucze do skrzynki pocztowej. Protestowałam, bo zostawiłam tam kilka rzeczy, między innymi bezcenną filiżankę. Wszystko zabierzemy. Filiżanek kupić dziesięć, tylko chodź wreszcie na litość boską. Nie będziesz mi. Wrzeszczałam, trzymając się swojej roli. Nie mam pojęcia, czy Dmitry też grał, czy autentycznie był na mnie wkurzony. Nigdzie nie idziesz. Krzyknął i zaczął stawiać wielkie kroki. Waliska podskakiwała co chwila na kocich łbach i niemal fruwała. Biegłam za nim truchtem. Właściciele piekarni na rogu wyszli i zaczęli do nas machać. Zatrzymałam się i odmachałam im. Nie zdążyłam się pożegnać, ale jeszcze się zobaczymy. — krzyknęłam do nich jak jakaś kretynka. — Na szczęście podobne przedstawienia są tu na porządku dziennym. — Chodź! — Dimitry był świetnym aktorem, albo wyprowadziłam go ostatecznie z równowagi. Bezzębny dziadek, który zawsze siedział przed pokrytą kurzem witryną nieczynnej szwalni, pokręcił głową i pokazał Dziąsła w uśmiechu. — Słuchaj, męża! — poradził, a potem zawołał w stronę Dimityra. — Nie bij jej! Młoda jeszcze! I w takich oto okolicznościach opuszczam pułapkę. Konstantynopol, XII wiek. Nie nawykłem do przepychu. Mój dom rodzinny był biedny. Klasztory, w których przebywałem, więcej niż skromne. Władca Aleksy I Komnen nie przywykł do wyrzeczeń ani do ascezy. Być może na wojnach zadawalał się skromniejszymi warunkami, ale w jego pałacu panował iście bizantyjski przepych. Oby złoto nie oślepiło go i nie zamknęło jego umysłu na to, co najważniejsze. Ten najszlachetniejszy z kruszców był tu wszechobecny. Na ścianach, gęsto pokrytych malowidłami, co tylko możliwe błyszczało złotem. Ornaty królewskie zdobiło nie tylko złoto, lecz także purpura. Natomiast skóre koni, Wykonano z delikatnych listków hebanowych, tak cienkich, że wyglądały niczym czarna farba. Złote wezgłowia łóżek, naczynia oraz brzegi ksiąg w bibliotece. Złote wszystko, co tylko może być. Złota także korona najmożniejszego władcy wschodu i zachodu, Aleksego pierwszego Komnena. Przyjęto nas w pałacu z zachowaniem wszelkich ceremoniałów. Chociaż cesarz nie przyszedł nas przywitać osobiście, przysłał jednego ze swoich przedstawicieli, aby przekazał nam uszanowanie i powiedział, że kiedy nadejdzie odpowiednia chwila, zostaniemy wysłuchani. Tymczasem rozgośćcie się, bracia, w naszych skromnych progach. Pokłonił się każdemu z nas z osobna i znikł. Zaraz po nim pojawiły się dwórki i służące. Nie nawykłem, aby mi usługiwano. Ten krótki czas, który spędziłem wśród starszyzny, nie zdołał nauczyć mnie przyjmowania służby. Po drodze do Konstantynopola to ja i brat Roman wzięliśmy na siebie ciężar przygotowywania pożywienia oraz wszelkie prace porządkowe. Kiedy dowiedziałem się, że każdy z nas będzie miał do dyspozycji własną komnatę, oraz dziewczynę do posług i dwórkę do towarzystwa, zdumiałem się i przestraszyłem. Zaskoczył mnie widok piękności, która stanęła przede mną. Pochyliła głowę w głębokim, pełnym szacunku ukłonie i rzekła melodyjnym głosem: Witaj, czcigodny Cyrylu. Będę służyć ci podczas pobytu na dworze cesarza. A potem dodała, że zaprowadzi mnie do komnaty przeznaczonej dla mnie. Rozdziwiłem usta. Dziewczyna musiała zapewne uznać mnie za głupca, ale nie dała tego po sobie poznać. Mam na imię Alisa. Na jej pięknej twarzy pokazał się pełen szacunku uśmiech. Czego potrzebujesz, panie, aby poczuć się najmilszym gościem w domu mojego pana Aleksego, władcy nad władcami? Nie wiedziałem, co mam powiedzieć. Czy zażądać jedzenia, pozostawienia mnie w spokoju, czy też poprosić, aby została przy mnie do końca moich dni? Chciałbym odpocząć. Zdołałem wykrztusić, gdyż jej uroda onieśmielała mnie. Za mną i moimi braćmi długa droga. I chociaż byłem pewien, że nie zaznam już spokoju, uśmiechnąłem się przepraszająco i wskazałem na łóżko. Skłoniła się z szacunkiem i wskazała na worek, który trzymałem w rękach. Znajdowały się w nim kości brata Alberta. Czym mogłabym? Wyciągnęła białą dłoń, ale odruchowo zasłoniłem worek. Od razu zawstydziłem się tego gestu. To coś bardzo osobistego. Przełknąłem ślinę i nie wymaga żadnego. Oczywiście rozumiem, panie. Ponowny ukłon. Oczy miała niebieskie jak niebo, lecz nie w słońcu, tylko na chwilę przed burzą. Włosy kruczoczarne, opadające kaskadą na ramiona i plecy, na czole przetrzymane złotą opaską. Jej suknia uwydatniała kształtną kibić. Nie była w żaden sposób nieskromna, chociaż niezwykle piękna, w kolorze nieba nocą i ze złotymi haftami na spódnicy. — Nie tytułuj mnie panem, jestem tylko mnichem — wybąkałem, wciąż oszołomiony jej niezwykłą urodą. Tak nam kazano zwracać się do gości. Jedyne kobiety, które widywałem to biedne chłopki na targu albo w polu. Nigdy nie poświęcałem im wiele uwagi. Obserwowałem nieraz jak orały ziemię czy sadziły kartofle. Współczułem im z powodu ich ciężkiej doli oraz litowałem się, kiedy widziałem, jak kuliły się ze strachu pod wzrokiem męża bądź batem pana, miewałem grzeszne myśli o życiu z kobietą. Ale nigdy nie wyobrażałem sobie jej w sposób materialny. Kobieta z moich zakazanych myśli nie miała twarzy. Od tej chwili kobieta z moich marzeń będzie miała twarz Alisy. Chciałbym odpocząć, ale zanim to nastąpi, pragnąłbym. Pragnąłbym, powiedziałem, widząc, że czeka pokornie na moje rozkazy. Zachęciła mnie uśmiechem. Pragnąłbym zmyć z siebie trud podróży, zakończyłem niezręcznie. Oczywiście, ukłoniła się. Proszę pójdź, panie ze mną. Pozostawiłem worek z kośćmi pod łóżkiem, wepchnąwszy go głęboko, i podążyłem za nią. Zaprowadziła mnie do zachodniego skrzydła zamku, gdzie w pomieszczeniu kąpielowym czekała na mnie inna dziewczyna. Zdumiałem się. Poprosiłem o kąpiel zaledwie kilka minut temu. Przypuszczałyśmy, że każdy z was jest utrudzony drogą. Kazałyśmy przygotować kąpiel. Pani nasza, Anna, osobiście poleciła nam, abyśmy o tym pamiętały. Miała na myśli córkę cesarską, wpływową Annę Komnenę. Pomieszczenie było niewielkie. Na środku stała duża balia pełna parującej wody, obok szczotka do mycia ciała i łuk leżący na kawałku drewna. Dziewczyna, która nie miała więcej niż kilkanaście lat, dzierżyła w rękach płótno zapewne służące do wycierania ciała. Nie była tak piękna ani tak dostojna jak Alisa, choć i tak zmartwiłem się, że zechce mi towarzyszyć podczas kąpieli. Spojrzałem bezradnie na Alisę, uśmiechnęła się do mnie zachęcająco i wskazała gestem balie. Zawahałem się. Pragnąłem zmyć z siebie brud trzymiesięcznej podróży. Szczególnie jej ostatniego odcinka, kiedy nie minęliśmy żadnego większego źródła wody, aby móc oczyścić nasze ciała. Czy pragniesz, panie, zostać sam? Spytała Alisa. Pokiwałem jedynie głową, bo nie zdołałem wykrztusić, że nie mógłbym obnażyć się przed nią. Alisa skinęła głową na dziewczynę, która pozostawiła płótno na drewnianej ławie i stanęła za swoją panią. Gdybyś czegokolwiek potrzebował, panie, czekamy za drzwiami. Pomyślałem, że włożę na czyste ciało brudną szatę zakonną, ale Alisa, która najwyraźniej czytała w moich myślach, się uśmiechnęła: Czy życzysz sobie, aby dziewczyna pomogła ci się rozebrać i odziać po kąpieli, czy tylko przynieść czystą szatę? Znów odpowiedziałem, że proszę tylko o czystą szatę. Musiały widzieć moje zawstydzenie, ale nie dały tego po sobie poznać. Ukłoniły się, odwróciły i zniknęły za drzwiami. Zrzuciłem z ulgą sztywną od brudu suknię zakonną. Potem ostrożnie przypiąłem pas z przytroczoną księgą oprawioną w skórę. Zobaczyłem podbiegniętą krwawopręgę. W jednym miejscu otworzyła się rana i skrzepła krew zastygła razem z drobinkami kurzu. Odłożyłem ostrożnie księgę na ławę obok płótna. Patrzyłem na swoje ciało wychudzone jeszcze bardziej niż w klasztorze, szare, brudne. Zmęczone. Czułem się brudny i brzydki. Czy ktoś taki jak ja mógłby wzniecić żar w sercu istoty tak doskonałej jak alisa? Ciepło wody otuliło mnie ze wszystkich stron. Poczułem się senny, ale natychmiast opanowałem odruch rozkoszowania się kąpielą, gdyż przypomniałem sobie, że dwie kobiety czekają na to, aż skończę i wrócę do swojego pokoju. Użyłem mydła kilkakrotnie, aż woda w bali pokryła się szarym nalotem. Wtedy rozległo się ciche pukanie i do pokoju kąpielowego weszła służąca niosąca ceber z czystą, ciepłą wodą. Czułem straszliwy wstyd na samą myśl, że zobaczy mnie nagiego. Wydałem z siebie chrząknięcie, jakbym się zakrztusił, i zanurzyłem się całe w mydlinach. Czy mam pozostawić czystą wodę, czy też pomóc Ci w kąpieli, panie? spytała ze spuszczonymi skromnie oczami. — Nie trzeba — odetchnąłem z ulgą. — Proszę, zostaw mnie samego. Miałem nadzieję, że jej to nie obrazi, że zrozumie mękę zakonnika. — Oczywiście. Ukłoniła się i wyszła. Dziewczyna weszła ponownie, tym razem z czystą szatą. Czekałem na to szczelnie owinięty płótnem kąpielowym na powrót z przytroczoną do pasa księgą. Kiedy opuściłem pomieszczenie, Alissa powiodła mnie do mojego pokoju i ponownie spytała, czym może mi służyć. Chciałbym prosić o maść gojącą rany. Wyznałem wstydliwie. Czy głęboka jest Twoja rana? Alissa była zatroskana. Czy mogłabym przyprowadzić doktora, aby cię panie obejrzał? Nie trzeba. Pokręciłem stanowczo głową, starając się na nią nie patrzeć, bo pod jej wzrokiem czerwieniłem się i zaczynałem się jąkać. Przyniosę zatem maść. Oddaliła się, aby po chwili wrócić ze słoiczkiem pełnym bladozielonej papki. Pozwól, abym ja. Dziękuję ci, pani, przerwałem. Nie mogłem na to pozwolić z wiadomych względów. Ona jednak odczytała to inaczej, bo pochyliła głowę. Czy wolałbyś, abym odeszła? Chciałem, żeby usiadła przy mnie i zaśpiewała piosenkę, albo recytowała wiersze. Mogła też nic nie mówić, tylko pozostać blisko mnie, abym mógł patrzeć na cienie, jakie rzucały jej powieki. Był dwunasty dzień sierpnia. Wieczór. Chciałem spytać, gdzie są moi towarzysze, ale podejrzewałem, że każdy z nas dostał taką samą komnatę i obecnie zażywał snu lub kąpieli, jadł kolację, bądź też czytał lub się modlił. Kiedy zostaniemy przyjęci przez największego z władców? Nie wiem tego. Moim zadaniem jest słuchanie rozkazów pani mojej, Anny Komneny, pośredniczki między swoim czcigodnym ojcem a waszym zgromadzeniem. Drgnąłem. Anna Komnena, córka cesarska, której sława jako filozofki i historyczki dotarła nawet za granicę imperium, ma zaaranżować spotkanie? Mimo wszystko jest jedynie kobietą, choć niezwykle doświadczoną politycznie. Jej imię jest sławne także poza granicami imperium, ukłoniłem się. Jej czas jeszcze nie nadszedł, odpowiedziała cicho Alisa. Jej imię jest wielkie, ale będzie jeszcze większe. Jej czyny opromienią ziemię niczym słońce, które wstaje na wschodzie i wędruje ku zachodowi. Kiedy chwaliła swoją władczynię, pełna oddania i lojalna, stawała się jeszcze piękniejsza. Czy Anna Komdena jest orędowniczką naszej sprawy? Anna, pierworodna córka wielkiego Aleksego, księżniczka urodzona w purpurze, przyszła na świat w purpurowej komnacie, stąd przysługiwał jej taki właśnie tytuł i opiewana przez poetów, została obiecana po urodzeniu księciu Tesali, aby mogła objąć tron po ojcu. Jak musiała się czuć, kiedy zaręczyny zerwano po przyjściu na świat jej brata, Jana, gdyż wielki Aleksy Komnen miał męskiego potomka i nie musiał powierzyć sukcesji zięciowi. — Czy piękny Jan jest obecny na dworze? spytałem Alice. Chmura przesłoniła jej oblicze. Jan zawdzięczał swój przydomek niezwykłej urodzie. Ponoć wzdychały do niego księżniczki wszystkich bez wyjątków dworów w Europie. Czy na pewno Alisa pozostała nieczuła na jego urok? Nie wiem, panie, odrzekła po chwili wahania. Jego przybycie jest wyczekiwane, ponieważ ma wziąć udział w święcie Bogu Rodzicy Dziewicy. A twoja pani? Odważyłem się zadać kolejne pytanie: Czy weźmie udział w tak wielkim święcie? Tym razem uśmiechnęła się lekko. Zrozumiała, że wiele wiem o stosunkach panujących na dworze. Moja pani czyni przygotowania na ten dzień — odparła. Jutro ma dołączyć do nas jej małżonek. Zajmie poczesne miejsce podczas święta. Jak zwykle. O nim także słyszałem. Mężem Anny był generał Nicefor Brenius, osoba wielce zasłużona dla imperium, prawa ręka cesarza. Nicefor był biegły w sztuce wojennej, wiele razy dowiódł swojej lojalności walcząc u boku cesarza, ja znałem go również jako historyka Bizancjum, kronikarza niezwykle skrupulatnego i podkreślającego na każdym kroku chrześcijańskie poglądy. Nic dziwnego, że zamierza pojawić się na tym największym ze świąt. Czy życzysz sobie tegoś jeszcze, panie? Czy mogę poprosić o kolację dla ciebie? Chciałem spytać, czy zobaczę swoich towarzyszy, czy kolacja zostanie podana nam do pokojów, czy też mamy zjeść wspólnie. I znów ona ubiegła pytania, jakby znała ich treść. Mamy w pałacu wielu gości. Kwiat rycerstwa z całego świata ma zjechać na uroczystości. Część dostojnych gości już przybyła. Dziś każdy z was proszony jest o to, aby spożyć wieczerze w swojej komnacie. Dopiero jutrzejszego dnia spotkasz swoich braci. Nie wiedziałem, jak powiedzieć jej, że najbardziej na świecie pragnąłem, by to ona zjadła ze mną kolację. I znów właściwie odczytała moje myśli: Jeśli chcesz, panie, przyjąć moje towarzystwo, z ochotą zjem z tobą. Kiwnąłem głową, starając się nie okazać wielkiej radości, która stała się moim udziałem. Nie potrzebowałem dobrego brata Romana, ani obrażonego Matiasa, mądrego Edrana ani ascetycznych braci rodowskich. Nie chciałem myśleć o tym, jak mam pochować szczątki Alberta w Konstantynopolu lub zanieść je do Ziemi Świętej. Nie myślałem nawet, że mam przy sobie najświętszą tajemnicę i to mnie dane będzie powierzyć ją cesarzowi, który stanie się tym samym jednym z bogomiłów, najdoskonalszym z doskonałych. Po raz pierwszy myśl, że właśnie ja tego dokonam, nie była dla mnie istotna. Miałem przed oczami jedynie lazur jej oczu i delikatną skórę a w uszach jej aksamitny głos. Delikatną ręką sięgnęła pod dzwonek i zadzwoniła. Staliśmy chwilę naprzeciwko siebie, aż do pokoju wniesiono niewielki stół, dwa miejsca do siedzenia, a następnie potrawy i dzban wina. Alisa. Jej imię było jak powiew wiatru, który niesie subtelny zapach róż. Składałem obietnicę Bogu, że będę żył w czystości, i dotrzymałem słowa. Nie zgrzeszyłem uczynkiem. Myśli powstające wcześniej w mojej głowie były niczym w porównaniu z rodzącymi się teraz. Siedziałem naprzeciwko niej i razem jedliśmy kolację. Nie byliśmy sami, usługiwała nam służąca, a jednak byliśmy tylko we dwoje, ja i najpiękniejsza kobieta na świecie. Oddaliłem myśli o księdze i swojej tajemnicy. Patrzyłem na nią i słuchałem każdego jej słowa. Myli się jednak ten, kto by twierdził, że urzekły mnie jedynie jej blada cera, piękne oczy czy wiotka sylwetka. Niemniej fascynujący okazał się jej umysł. Alisa należała do najbardziej wykształconych istot w Cesarstwie Bizantyjskim. Jej wiedza dorównywała mojej, a w niektórych aspektach przewyższała ją. Ja czytywałem głównie pisma święte, te dozwolone oraz niektóre zakazane. Znałem teksty greckie i łacińskie, w tym poetykę Arystotelesa, dzieła Tukidydesa, Sokratesa oraz dramaty greckie. Od dzieciństwa szukałem odpowiedzi na pytanie czym jest natura ludzka, jak wiele człowiek jest w stanie poświęcić dla obrony wyznawanych wartości. Czytywałem kroniki ludów północy. Prawie ich nie rozumiałem, chociaż pisano je po łacinie. Tak dalekie były mi zawarte w nich namiętności. Bardziej przystępne okazały się kroniki powstałe w Bizancjum, zwłaszcza te, które pisała Anna Komnena. Nie znałem jednak poezji. W klasztorze nie mieliśmy takich ksiąg. Alisa znała je wszystkie i chętnie przekazywała mi owo piękno zawarte w słowach. Słowa płynęły z jej pięknych warg i osiadały wprost na moim sercu stanowiły obietnice poznania. Nie wiedziałem, że wiersze niosą prawdę o ludzkich pragnieniach oraz miłości do Boga. Zauważyłem, kiedy zjedliśmy pieczone perliczki, duszone w ziołach, warzywa i kaszę i popiliśmy winem. Sądziłem, że są jedynie pustosłowiem. Z banem odlanym z gliny i bogato ozdobionym ornamentami, ale bez oliwy. Sam masz w sobie poetę, panie. Uśmiechnęła się. W poezji, którą wielbimy w pałacu, jest wiele o Bogu i miłości do niego. Albo pochwałą pustoty czasów, które już nie wrócą, bitew, które nie powinny się odbyć, i wojen, które wygrali okrutniejsi i bardziej chciwi. Kontynuowałem, jakbym nie słyszał jej słów. Homer by się z tobą nie zgodził, panie. Eustacjusz z Tesaloniki zaś nie czyniłby ci wyrzutów. Uśmiech był tym razem szerszy. Alisa wyglądała na prawdziwie rozbawioną. Może okazałem się choć trochę interesującym kąpanem. Moje towarzystwo zostało jej narzucone, ale gdzieś głęboko w sercu żywiłem nadzieję, że jest z niego rada. — Twoja wiedza jest niezwykła, pani. — Powiedziałem, kiedy dziękowałem jej za wspólny posiłek. — Ufam, że mógłbym się od ciebie wiele nauczyć. Zobaczyłem zaskoczenie na jej twarzy. Po raz pierwszy słyszę z ust mężczyzny, szepnęła, że kobieta mogłaby być jego przewodnikiem. Nie chodziło mi o kobietę, tylko o nią. Mężczyzna, który nie wielbi kobiety wykształconej, jest głupcem. Ciebie można wyłącznie podziwiać. Jesteś filozofem, matematykiem, poetą. Pozostałaś przy tym kobietą. Tym razem to ja się ośmieliłem i pozwoliłem sobie na uśmiech. Widziałem, że się zawstydziła, ale moje słowa musiały sprawić jej przyjemność, ponieważ zobaczyłem lekki rumieniec na jej twarzy. Skąd taki klejnot na dworze? Na tutejszym dworze jest wiele klejnotów. Żaden z nich nie świeci jaśniej od ciebie zaprzeczyłem. Ty, pani, jesteś klejnotem z duszą nie wiem, czy wiedziała, jak niezwykłe były te słowa w ustach bogomiła. Moja pani, Anna imię jej niech będzie wielkie powsze czasy wybrała nas spośród wielu dziewcząt które chciały służyć na dworze kryteriami które stosowała wielka władczyni były nie tylko uroda ale także zdolności Alisa długo o niej opowiadała Znałem Annę Komnenę jedynie z niezwykłego dzieła literackiego jej autorstwa Aleksiady traktującego o zwycięstwach wielkiego ojca Alisa przekonywała mnie że jej pani to jeden z najbardziej niezwykłych umysłów naszych czasów. Choć jest kobietą, nie ustępuje w niczym mężczyźnie. Jej mąż, jego imię także niech będzie wielkie, pozostawia jej sprawy polityczne dotyczące całego imperium. Ojciec już dawno uczynił ją niemal równą sobie. Ile dziewcząt służył twojej pani? Jest nas dwadzieścia, gotowych by w każdej chwili służyć pani naszej rozmową. Musimy być przygotowane na konwersacje, które mają rozweselić, sprawić, aby była gotowa stawić czoło intrygom dworskim, przyjąć gości lub zrelaksować się przed snem. Były gotowe także, aby zabawiać mnichów rozmowami. Czemu ty trafiłaś akurat do mnie? Musiała się domyślać, że oddałem jej cząstkę siebie. Moja pani kazała mi towarzyszyć właśnie tobie, czcigodny Cyrylu. Swoim towarzyszom służą inne siostry w pięknie. Pozostałym braciom także przydzielono dziewczęta z intelektualnego haremu Anny Komneny. Nie wszyscy byli z tego faktu zadowoleni. Bracia Rajko i Miro kazali dziewczętom natychmiast odejść, chociaż pozwolili, aby służące przygotowały im kąpiel i przyniosły strawę. Z kolei bracia Tesar z Presławia i Kusman z Warny nie życzyli sobie nawet kąpieli. Nie zgodzili się także na oddanie brudnych szat, zjedli w samotności i do nocy oddawali się modlitwie na przemian z domaganiem się widzenia z cesarzem lub z pozostałymi braćmi. A bracia z naszego zgromadzenia? Roman, Edran i Matias? Alisa uśmiechnęła się. Brat Edran także odprawił moją siostrę rozarium. Nie wierszy potrzebował, lecz pomocy naszego medyka. Nastąpił u niego zastój krwi. I nie docierała ona do wszystkich członków. Nastawiłem uszu. Czyżby i brat Edran był śmiertelnie chory? Kto nas wtedy poprowadzi z powrotem do naszego zgromadzenia? Czy wasz medyk umiał pomóc bratu Edranowi? Spytałem z niepokojem w głosie. O tak. Uśmiechnęła się jednym ze swoich czarujących uśmiechów, którymi mnie hojnie obdarzała. Nasz nadworny medyk jest Chińczykiem terminował na wschodzie i cieszy się wielką sławą kształci innych lekarzy pan nasz chce aby jego poddani korzystali z dobrodziejstw medycyny kiedy odchodziła abym mógł udać się na spoczynek czułem fizyczny żal gdybym mógł błagałbym ją aby została i nie zmrużył oka chociaż jeszcze tego wieczoru moje myśli i pragnienia wobec niej pozostały czyste od rana graliśmy w szachy w oczekiwaniu na wezwanie przed oblicze brata Edrana lub kogoś z dworu. Nie znałem tej gry wcześniej. Alisa przeciwnie. Grywała na dworze z innymi dziewczętami, z królewiczem Janem i ze swoją panią. Dawała mi fory i chwaliła moją strategię, choć mogłem założyć się o wszystko, że była mistrzynią. A brat Matias? dopytywałem. Jemu służy farata. Wie najwięcej o prawie kanonicznym, ma ogromną wiedzę z dziedziny geografii. Brat Matias marzy o podróżach. Farata odwiedziła najdalsze zakątki na świecie. Oboje czerpią ogromną radość z konwersacji. — A Roman? — popatrzyłem na nią uważnie. — Kto zajmuje się nieszczęsnym, naiwnym, najmilszym z braci? — alenia kiwnęła głową Alisa. Poza ogromną wiedzą z historii, matematyki i medycyny, ma wiedzę z chemii. Umie także wyrabiać biżuterię. Zapewniam cię, panie, że twój brat Roman jest niezwykle zadowolony z towarzystwa. Wiem, co mnie niepokoiło. Pozwoliłem Alicie zabrać sobie najpierw wieżę, następnie królową. Osłabiwszy w ten sposób jej czujność, zapytałem nagle, skąd wiedzieliście, jaką posiadamy wiedzę. Brat Roman nie opowiadał wszystkim o swojej przeszłości. Skąd wiedzieliście, czym zajmowała się jego rodzina? Skąd tak dobrze znasz książki, które przeczytałem? Alisa nie stropiła się i przestawiła pionek. Był szach królowej, teraz jest szach i mat. Uśmiechnęła się, a moje serce stopniało. Pan nasz oczekiwał waszego przybycia. Po tym, jak wyruszyliście z waszego klasztoru, Przybyli tam nasi wysłannicy. Bez trudu dowiedzieliśmy się wszystkiego o każdym z was. Milczałem. Nie potrafiłem powiedzieć dlaczego, ale odczuwałem zaniepokojenie. Czy nie zastanowiło cię to, panie, czemu po drodze nie napotkaliście większych trudności? Ustawiała na nowo białe pionki, tym razem po mojej stronie i czarne po swojej. Owszem, ale przypisywałem to naszej modlitwie i mocy księgi. Opłaciliśmy chrześcijańskich rycerzy, aby nas chronili. Nie było powodu, abym ukrywał to przed nią. Na pewno doskonale wiedziała o towarzyszących nam konnych. Miałem jedynie nadzieję, że okoliczności ich śmierci i mój w niej udział pozostaną dla niej tajemnicą. Nie, panie. To ludzie pani Anny towarzyszyli wam przez całą drogę. Mieli rozkaz trzymać się z daleka, pozostawać dla was niewidoczni, ale gdyby zaistniało jakiekolwiek niebezpieczeństwo, ruszyliby wam na odsiecz. A więc to nie przypadek, że rycerze cesarza znaleźli nas na polnej drodze niedaleko Konstantynopola. Wstałem i spojrzałem przez okno. Wychodziło na podwórze, tuż przy zachodniej bramie. Od świtu przybywali do pałacu żołnierze i inni goście skryci w powozach więc nie mogłem ich zobaczyć. Nasz pan życzył sobie, aby uroczystość najświętszej Marii Panny uświetlili najmędrsi z mądrych i najwaleczniejsi z walecznych. Powiedziała, jakby znów czytała w moich myślach. Od kilku dni przybywa recerstwo ze wszystkich stron świata. Czy każdy zostanie podjęty równie gościnnie, jak ja? Spytałem cicho. Nagle pomyślałem, że Alisa może zostać odwołana i zacząć grać w szachy z innym mężczyzną, innemu recytować homera. Nie panie, pokręciła przecząco głową i spuściła skromnie oczy. Jesteście wyjątkowymi gośćmi. Sądzę, że wiesz o tym. Cesarz musi ograniczyć wpływy chrześcijaństwa, jeśli nie chce, aby papież kazał na powrót mu składać hołdy. Powinien także okazać siłę, aby templariusze i krzyżowcy znali swoje miejsce w szeregu. Skoro ma szpiegów, wie o tym, co dzieje się w Jerozolimie pod rządami zakonników grabiących złoto i bezczeszczących ziemię, po której rzekomo stąpał zbawiciel. Musi się ziścić to, o czym wspomniał brat Roman. Paulicjanie, manichejczycy panoszący się po Europie i usiłujący wyrwać dla siebie kawałki chrześcijańskich ochłapów, powinni zniknąć ze swoich tak zwanych klasztorów. Należy wypędzić uzurpatorów, innowierców zawłaszczających wiarę i pokryjomu składających bożkom złote cielce. Pokażemy cesarzowi księgę, a on wywyższy nas ponad pozostałych. Skończy się władza chrześcijan, jawne obrażanie Boga przez papieży. Szatan zostanie strącony w mrok. — Nie chcę grać w szachy — powiedziałem. — Chciałbym zobaczyć pałac i królewskie ogrody skinęła głową. Jednym ruchem zebrała pionki i umieściła je w wykwintnej szkatułce. Potem powiodła mnie na ścieżki ogrodu. Zobaczyłem rośliny znane mi i zupełnie nieznane, sprowadzane z dalekiej północy i najdalszych krain zachodu i wschodu. Alisa recytowała przy tym Plutarcha i fragmenty z Biblii, zawsze odpowiednie do sytuacji. Dlaczego nie wyszłaś za mąż? — spytałem, kiedy wracaliśmy, bo dano nam znać, że moi bracia zwołują na radę. — Jestem słuszką swojej pani. Kiedy przyjdzie pora, pani wskaże mi tego, którego mam poślubić. Zatrzymała się, zwróciła do mnie twarzą i zaczęła cicho recytować nieznany mi utwór po grecku, który opiewał miłość cielesną między kobietą a mężczyzną, dopełniającą tę duchową — Poemat nieznanego mi autora był prosty i piękny. Każde jego słowo trafiało do mojego serca. Słowa płynące z jej ust miały siłę modlitwy, moc wyznań i wartość prawdziwej miłości. — Aliso — wyszeptałem przez zaciśnięte gardło — to jest... — Zakazane, wiem. Na naszym dworze także. — Chciałabym, żebyś wiedział. Zawiesiła na mnie wzrok, nieomal błagalny, pełen pasji i żarliwości. Ja nie mogę, powiedziałem topniejąc pod tym spojrzeniem. Nagle ogarnęły mnie gorąco, wstyd i wielkie pragnienie, aby uciec z zamku, gdzie czyhała na mnie taka pokusa. Jeszcze był czas, aby odejść, nie zostać poddanym tak wielkiej próbie. Dobrej narady, Cyrylu. Po raz pierwszy wypowiedziała moje imię. Pożegnała mnie skinieniem głowy, zaprowadziwszy pod drzwi niewielkiego pomieszczenia. Zgromadziła się tam większość braci. Nie widziałem ich od wczorajszego dnia, miałem jednak wrażenie, jakby minął miesiąc. Patrzyłem na ich twarze, niektóre ogolone, inne zarośnięte. Zastanawiałem się, czy i oni zostali całkowicie przeobrażeni przez którąkolwiek z sióstr w pięknie brakowało jedynie Romana oraz Edrana. Ten ostatni pojawił się po chwili wspierany przez mężczyznę w stroju dworskim, który doprowadził go do pokoju, skłonił się i odszedł. Edran wyglądał, jakby przybyło mu co najmniej dziesięć lat. Roman nadszedł po chwili sam. Przeprosił nas za spóźnienie. Nie patrzył przy tym na mnie, co było dość dziwne. Nosił szatę podobną do mojej. Miał przystrzyżone włosy oraz ogoloną brodę. Jego twarz wyrażała spokój. Zastanawiałem się, czy Halenia, kimkolwiek była, tchnęła w jego duszę to, co w mojej pozostawiła Alisa. Matias spojrzał na nas nierzeczliwym okiem. On sam nic się nie zmienił. Brudna, stara szata. Długie włosy, niestrzyżone od początku naszej wyprawy. Zmierzwiona broda odpowiedziałem mu wyzywającym spojrzeniem. Otwieram nadzwyczajne zgromadzenie naszych braci bogomiłów dnia trzynastego miesiąca ósmego roku 1118 po pierwszym kalendarzowym tysiącleciu. Jesteśmy w Konstantynopolu, umiłościwie nam panującego i ochraniającego bogomiłów cesarza Aleksego Komnena. Oby panował sprawiedliwie w zdrowiu. Posiadłem Alisę tego samego dnia wieczorem. Nasze zbliżenie było krótkie, wstydliwe, naznaczone piętnem zakazanego owocu i mimo wszystko cudowne. Dla nas obojga był to pierwszy raz. Zwierzęcość tego aktu uderzyła mnie w pierwszej chwili niczym młot spadający na żelazo w kuźni. Potem poczułem gorąco i byłem niczym to żelazo, które w pierwszej chwili twarde, czarne i brudne. Mięknie pod wpływem ognia, aby na powrót stwardnieć, przybrawszy kunsztowny kształt. Alisa pragnęła mnie tak samo mocno, jak ja pragnąłem jej. Drżała pode mną jak liść na wietrze, kiedy daremnie usiłowałem szeptaniem strof iliady uspokoić ją i przekonać o mojej miłości. Kochałem tę kobietę od pierwszej chwili, kiedy ją ujrzałem. Kochałem ją miłością szatańską, pełną materii i natchnioną duchem. W tamtej chwili, kiedy obejmowałem ją nagą, przestraszoną i jednocześnie pełną oddania, zrzuciłem z siebie tajemnicę księgi. Zrobiłem to. Odpiąłem pas i wyjawiłem Alicie największą tajemnicę. Nie chcę tego słyszeć, ukochany, zamknęła oczy, ani tym bardziej nie chcę o tym wiedzieć. Poczułem jej piersi na swoim ciele. Na powrót stałem się tylko i aż mężczyzną, a ona jedynie kobietą należącą do mnie, którą pokochałem w jednej chwili i z którą miałem nadzieję spędzić resztę mojego życia, niezależnie od tego, jak nędzne i pełne hańby miałoby być. To ja mam prawdziwą księgę, szepnąłem jej do ucha, chociaż ciągle wzbraniała się przed prawdą. Pozostali bracia naszą duplikaty sporządzone na wypadek, gdyby ktoś chciał zabrać nam księgę. Nie mów, błagam. Zatykała sobie uszy rękami, Lecz ja szeptałem jej te słowa nieubłaganie. Ja mam przedstawić tajemnicę Twojemu panu Aleksemu. Mnie spotka największy zaszczyt. Cesarz nam sprzyja. Przyjmie naszą wiarę. Moja pani otworzyła oczy, wyszeptała i natychmiast umilkła. Twoja pani Anna Komnena, aby pozostawała w dobrym zdrowiu, po ceremonii konsolamentum obsypie nas mnie zaszczytami, będę mógł poprosić o twoją rękę. Wyznałem część planu kiełkującego we mnie podczas fałszowania księgi w klasztorze, rosnącego w siłę podczas drogi i dojrzewającego ostatecznie w Konstantynopolu. Plan wymagał teraz modyfikacji ze względu na alisę. Będziemy razem w Konstantynopolu lub w Filipopolis. Alisa drgnęła, spojrzała z nadzieją, zarzuciła mi ręce na kark i zaczęła mnie całować. Do tej pory leżała uległa. W pełni mi oddana. Teraz to się zmieniło. Jej pocałunki sprawiły, że gorąco wróciło. Cesarz stanie się najdoskonalszym. Będzie do niego przemawiał sam Bóg. On wskaże cesarzowi drogę, a cesarz pobłogosławi nasz związek. Mój umysł pracował mimo wszystko jasno. Jesteś zakonnikiem Cyrylu, jęknęła. Nasza formuła dopuszcza wystąpienie z zakonu. Nawet najdoskonalsi mogą mieć rodziny w pewnych okolicznościach. Jeśli cesarz zgodzi się, byśmy byli razem, staniemy na czele bogomiłów, którzy w Konstantynopolu zaczną krzewić naszą wiarę. Możemy także wrócić do Filipopolis. Będę wielką panią. Będziesz wielką panią, zapewniłem ją. Potem wypiłem wino i zasnąłem, mocno przyciskając ją do swojego boku. Rano nie zastałem jej przy sobie. Dotknąłem nabrzmiałych lędźwi. Jakżeż cudownie się czułem po złamaniu wszystkich najważniejszych przyrzeczeń i niemal całkowitym zapomnieniu o księdze! Nagle zerwałem się zaniepokojony. Mój wzrok padł na ławę. Odetchnąłem z ulgą. Największa tajemnica! Najświętsze słowa leżały wciąż ukryte w skórzanym pugilaresie dopiero następnego dnia miały ujrzeć światło dzienne. Zadrżałem na samą myśl o tym, jak zmieni się cały chrześcijański świat, kiedy pokaże księgę. Cesarz imperium rozciągającego się od wschodu do zachodu był stary i miał pomarszczone oblicze. Panował z górą trzydzieści siedem lat. Cieszył się dobrym zdrowiem poddani go słuchali, kiedy wstępował na tron, sądzono, że będzie słabym władcą, zaledwie cieniem swojego wielkiego poprzednika, bułgarobójcy, który przywrócił imperium. Mimo to Aleksy utrzymał się na tronie, walczył za wolność chrześcijańskiej Jerozolimy. Jego dzieło mieli kontynuować córka wraz z mężem. Alissa powiedziała mi o tym oraz o tym, że Aleksego trawi od dłuższego czasu nieznana choroba. Chiński medyk potrafi zahamować jej rozwój, ale nie umie zlikwidować przyczyny. Te wiadomości były naturalnie ściśle tajne, ale nie mieliśmy przed sobą tajemnic. Ona znała moją, a ja jej. Mieliśmy także wspólny sekret. Imperium było w niezwykle trudnym położeniu. Od północy, południa i zachodu zagrażali mu kumanowie, połowcy południowi Słowianie, Normanowie i Turcy Seldżuccy. konsali te ziemie niczym psy wyrywające sobie ochłap. Przy czym najgorsi byli Seldżuccy, którzy sto lat temu po rozgromieniu wojsk Imperium rozplenili się na całą Azję. Sultan Alp Arslan zajął święte dla chrześcijan miasto Jerozolimę i zbezcześcił je samą swoją obecnością. Cesarz wiedział, że jego państwo jest słabe. Wszyscy myśleli, że ruszy do boju z Turkami. Tymczasem on zawarł pokój z sułtanem i zaczął walczyć z Normanami. Aleksiada opiewa jego męstwo. Anna Komnena opisuje, że sam ruszał do walki i bił się jak każdy z jego rycerzy, nie szczędząc sił i przelewając krew za ojczyznę. Trudno było o bardziej doświadczonego wodza, mężniejszego rycerza, silniejszego władcę. Był równie dobrym strategiem w czasach kruchego pokoju. Spoglądam ukradkiem na pobrużdżone oblicze Aleksego Komnena. Brat Edran jest pewien, że cesarz na specjalnej ceremonii stanie się bogomiłem i da nam potrzebne przywileje. W zamian za to poprzemy jego dążenia do odebrania niewiernym grobu świętego. Cokolwiek się stanie, najdroższy, wyszeptała wczoraj Alisa. Pamiętaj, że Cię kocham. Z jej oczu bił żar, a ciało miała coraz bardziej chętne. Moja Alisa, najmądrzejsza z mądrych. Jan Komnen przybył wczoraj. Długo rozmawiał ze swoim ojcem. Coś poszło nie tak, gdyż potem poszedł do stajni, wziął najlepszego wierzchowca i pojechał do lasu. Po kilku godzinach wrócili: koń i jeździec z pianą na ustach. Giermek przyprowadził ich do pałacu. Koń padł. A do Jana wezwano medyka. Skąd o tym wiesz? Spytałem ostrożnie, tuląc ją w ramionach. Moja pani ma wszędzie swoje oczy i uszy, odparła cicho. Musiała zrzec się tronu jako kilkuletnie dziecko, gdyż urodził się Jan. Nie odda władzy po raz drugi. Anna Komnena liczy na sukcesję po ojcu. Chce się pozbyć Jana i zasiąść na tronie. Czy Jan piękny ma tego świadomość? Co może zrobić filozofka Anna, aby przejąć władzę? Czy Jan cierpi na chorobę, która może udaremnić sukcesję? Spytałem. Położyła palec na ustach. Postępujące duszności. Królewski medyk nie umie nic na to poradzić. Jan kazał sprowadzić swojego lekarza, ale pani Anna odprawiła go. Jan musi być czujny. — I ja także. — Anna Komnena jest chyba bardziej niebezpieczna niż nam się wydaje. Chociaż gdyby chciała tronu, nie czekałaby tylko zgładziła i ojca i brata. — Co powiedziałaś swojej pani? — To, co kazałeś, najdroższy. Ponownie wsunęła się pode mnie i objęła mnie nogami. Stawała się coraz śmielsza w miłości. — Co odparła? — Żebym jej zaufała — wyszeptała Alisa. Ty też musisz jej zaufać. I wreszcie najbardziej paląca dla mnie kwestia. Czy pozwoli na chrześcijański pochówek kości mojego przyjaciela? Ciało Alisy wygięło się w łuk, zastygło na chwilę i opadło na poduszki. Tak, tak. Tak najdroższy. Moja pani wywyższy twojego przyjaciela. Kości staną się relikwiami. Jego samego ogłosi prorokiem twierdza Macheront, pierwszy wiek. Podróżowaliśmy w zamkniętym wozie przez wiele dni, oddając mocz i kał pod siebie. Raz dziennie strażnik odpieczętowywał kratę i dawał nam miskę wody, którą przekazywaliśmy sobie z rąk do rąk. Nauczyciel zawsze pił na końcu niewiele, kilka kropel zaledwie. Bezskutecznie błagaliśmy o możliwość opuszczenia tego, Wyjątkowo ciężkiego więzienia i spędzenia nocy choćby na pustynnym piasku. Dokąd mielibyśmy uciec? Strażnicy pozostawali głusi na nasze błagania. Ostatni odcinek drogi okazał się wyjątkowo trudny. Konie z wysiłkiem ciągnęły wóz pod górę. Słyszeliśmy ich rżenie i stukot kopyt. O ile łatwiej by było, gdyby nas wypuszczono i kazano iść piechotą? Nagle urwał się dyszel wozu i zaczęliśmy się zsuwać. Nie bałem się śmierci. Obojętnie przyjmowałem swój los. Żołnierze uwijali się koło nas, krzyczeli jeden na drugiego, i wreszcie udało im się zapobiec sunięciu się wozów przepaść. Nie cieszyliśmy się. Śmierć Jezusa, uwięzienie i ta dziwaczna podróż sprawiły, że straciliśmy ducha. Wreszcie dotarliśmy na nieznaną górę i wygnano nas na powietrze. Chyba wyglądaliśmy strasznie. Oto ci, którzy towarzyszyli królowi żydowskiemu na Golgocie, powiedział jeden z pilnujących nas żołnierzy. Kobieta, która stała na dziedzińcu, nosiła bogate szaty, a na twarzy miała ślady dawnej olśniewającej urody. Musiała być wielką panią, biły od niej władczość i dostojeństwo. Poczułem wstyd, że ogląda nas w tak żałosnym stanie. Ona jednak nie przestraszyła się ani nie skrzywiła. Chociaż odur bijący od nas przyprawiał omdłości. Który z was jest Janem z Galilei, zwanym chrzcicielem? Spytała. Nasze uwięzienie zaplanowano. To nauczyciel miał zostać porwany. Czemu jednak zabrano i nas? Nikt nie odpowiedział. Nauczyciel także nie, zatopiony w modlitwie. Odpowiadać, zażądała. Albo biczem wydobędę z was prawdę. Przed oczami stanął mi bat, który spadał na ciało Chrystusa przed ukrzyżowaniem. Widziałem, jak zaostrzone na końcach haki odrywają nieszczęsnemu ciało od kości. Nauczyciel postąpił krok do przodu. To o mnie pytałaś pani. Kobieta skinęła głową, jej twarz nieco złagodniała. Kim są ci ludzie? Wysunęła brodę w naszym kierunku. To moi towarzysze podróży. Nauczyciel stał z godnością. Jakby jego szata nie była uszargana, a nóg nie oblepiały odchody. Rybacy, którzy stali się apostołami. — Uczniowie ukrzyżowanego — dociekała kobieta. Potem zwróciła się do swoich ludzi. — Po co ich tu przywieźliście? — Mówiłam, że chcę tylko jego — skazała nauczyciela palcem. — Resztę należało zabić. — Wybacz, pani. Główny strażnik ugiął przed nią kolana. Nie byliśmy pewni, czy nas nie oszukają. Mogliśmy zabić tego, którego zwał nauczycielem. Kobieta stała w milczeniu. Widać, zastanawiała się, czy od razu nie wydać rozkazu zabicia nas. Rozkaż pani, a ja, zaczął strażnik. Wystąpiłem naprzód i stanąłem z nią twarzą w twarz. Jesteśmy uczniami Jana, zwanego Chrzcicielem, powiedziałem. Wydawało się, że nasz los jest przesądzony. Mogłem zatem pozwolić sobie na to, aby przygotować się na śmierć z godnością. Ezdrasz, Samuel, Sariusz, Abiasz oraz ja. Ariel. Przyjrzała mi się uważnie. Kim była i dlaczego nas uwięziła? Spojrzałem na towarzyszy niedoli. Ci wymienieni patrzyli na swoje sandały. Ledwie trzymałem się na nogach. Dobrze zatem, Arielu uczniu Jana zwanego chrzcicielem. Usta kobiety wykrzywiły się pogardliwie. Witaj w naszych skromnych progach. Uniosłem głowę. Nad nami górowała potężna twierdza. Kim jesteś pani? Czemu kazałaś nas uwięzić i przywieźć tutaj? Spytałem. Żołnierze unieśli włócznie. To prawda, pytanie było nie na miejscu, ale nie przejąłem się tym. Kobieta uniosła rękę i władczym gestem zatrzymała żołnierzy. Masz prawo do pytań, rzuciła w moją stronę. A ja na nie odpowiem. Jestem Herodiada, czwarta tego imienia, królewska małżonka, prawowita dziedzicka tronu. Pani Galilei z nadania Bożego. Staliśmy w milczeniu, porażeni wiadomością, że sama królowa Żydów kazała nas uwięzić i przywieźć do tego miejsca zabrać ich. Umyć, odziać, nakarmić. Wrzucić do pojedynczych cel i czekać na dalsze rozkazy, poleciła żołnierzom Herodiada. Następnie odeszła w otoczeniu kilkuosobowej gwardii. Za mną, rozkazał strażnik. Gdzie jesteśmy? Spytał Jan. Zawahał się przez chwilę. Witajcie w twierdzy Macherund. Zadziwiające, jak los może się odmieniać. Jeszcze niedawno byłem świadkiem męczeńskiej śmierci Jezusa Chrystusa na krzyżu. Potem uwięziono nas i wieziono niczym zwierzęta na rzeź. Teraz piękna dziewczyna zmyła z mojego ciała brud. Sprawiła przy tym, że nie czułem wstydu i przestałem być wierny Rebece. Odziano mnie w białą, czystą szatę. Oddano mi mój największy skarb, bołek z kroniką. — Śpij teraz, Arielu. Dziewczyna zostawiła mnie w wąskiej celi. Ułożyła na poduszkach i sprzątnęła miskę z niedojedzonymi resztkami chleba oraz duszonych warzyw. Od wina kręciło mi się w głowie. Nie miałem siły prosić ją, żeby została. Szybko zasnąłem z myślą, że w winie musiało być coś, co sprawiło, że oddałem się cały tej dziewczynie o włosach czarnych jak niebo w nocy, oczach błękitnych jak niebo w dzień i ciele tak cudownym, jak tylko może być w piekle. Nie odchodź, Danailo. Wymamrotałem. Nie opowiedziałaś mi, kim jesteś, ani czy wrócisz. Wrócę. Sen ogarnął mnie na dobre. Kocham cię. Wyszeptałem, ale ona zapewne już zniknęła i nie słyszała moich słów. Spałem dłużej niż czas, w jakim słońce wschodzi, zachodzi i ponownie wschodzi na nieboskłon. Obudziłem się z uczuciem głodu i naglącą potrzebą. Drzwi do mojej celi były zamknięte. Dziwna ta gościna! Czy godzi się zamykać mężczyznę na żelazną kłódkę i dawać mu do łóżka kobietę, która ma opanować jego myśli na jawie oraz we śnie? Waliłem pięścią w drzwi, aż podszedł strażnik. Czemu nas tu więzicie? Nie odpowiedział. Otwórz drzwi, dobry człowieku, poprosiłem. Choćby po to, abym ulżył swoim potrzebom. Pod łóżkiem masz urynał, głupcze. Służba przyniesie wam jedzenie, kiedy przyjdzie na to czas. Odszedł. — Czy to wszystko jedynie mi się śni? Z westchnieniem opróżniłem pęcherz. Następnie wyjąłem kawałek płótna ze skórzanego worka i zająłem się opisywaniem ostatnich wydarzeń. W fiolce miałem niewiele sepi. Naostrzyłem pióro o kamienną ścianę i zacząłem opisywać mękę chrystusową. Tego dnia ani następnego nikt mnie nie odwiedził. Jedynie strażnicy otwierali cele, aby przynieść mi jedzenie i opróżnić urynał. Milczeli niby kamienne kolosy, o których słyszałem, że stoją na straży Wysp Greckich. I chociaż wielokrotnie pytałem, gdzie dokładnie jesteśmy i jakie zamiary ma wobec nas królowa, nie otrzymałem odpowiedzi. Tak naprawdę pragnąłem tej drugiej. Piękniejszej niż ona władczyni mającej nade mną potężną moc chciałem tej, której ciało znałem i która naznaczyła mnie grzechem, ale o nią nie odważyłem się spytać kolejnego dnia zapędzono nas wszystkich do sali o kamiennych ścianach i oknach tak małych, że dziecko by się nie przecisnęło nie musicie nas pilnować zwrócił się samuel do strażników nie uciekniemy Zabijon. — wyszeptał Abiasz. — Jeśli mieliby nas zabijać, czemu wcześniej myli nas i karmili? — zauważył Ezdrasz. Zawstydziłem się, przypomniawszy sobie piękną twarz Danaili i jej kuszące ciało. Czy moi towarzysze również otrzymali kobiety w darze? Czy skorzystali z ich wdzięków? Rzecz jasna nie mogłem o to spytać wprost. Nie dostrzegłem na ich twarzach niczego, co potwierdzałoby moje przypuszczenia lub im zaprzeczało. Nauczycielu, zwróciłem się do Jana Chrzciciela. Dlaczego chciano cię uwięzić? Czy masz wrogów? Szatan przychodzi do bogobojnego Żyda pod postacią pięknej kobiety. Odpowiedział mi, a moja twarz pokryła się ciemnym rumieńcem. Mistrzu, odezwał się Sariusz. Nie uległem pokusie. Pozostawiłem rodzinę w swojej wiosce. Kiedy wypełnię misję, chciałbym do niej wrócić. I ja także nie? Dodał szybko Esdrasz. I Ja, gorliwie zapewniali Abiasz i Samuel. I ja, wyszeptałem, nie patrząc na nauczyciela. Kogo się w ten sposób wyparłem? Nauczyciela, Chrystusa? Danaili, czy może samego siebie? otrzymałem odpowiedź na swoje pytanie. Do nas wszystkich przyszły kapłanki miłości. Ja się nie oparłem? Pozostali najwyraźniej tak. Umiłowani moi, powiedział nauczyciel. Modlę się, aby pokusa nie okazała się zbyt silna. Szatan jest wszędzie. Chrystus przecież zatriumfował, wyszeptałem. Spojrzał na mnie smutnymi oczami. Wielu wierzy, że Zbawiciel zginął na krzyżu. Nie rozumieją, że dokonało się zbawienie. Nie wiedzą, że z martwych wstał. — Czego chce od ciebie królowa, mistrzu? — spytał Abiasz. — Jeśli będziemy wiedzieli, łatwiej nam będzie stanąć u twojego boku. — Nie możecie mi pomóc, jeśli postanowiła mnie zgładzić — pokręcił głową. — Król Herod ulega jej we wszystkim. Na jedno jej skinienie zabije nie tylko mnie, ale także was. Kiedy przyjdzie pora, zaprzyjcie się mnie. Nie opuścimy cię, panie, zapewniliśmy go wszyscy gorliwie. Nigdy to nie nastąpi. Miłujemy cię, panie. Spojrzał na nas smutno. Wydawało się, że to spojrzenie przenika mnie na wskroś. Sprzeciwiłem się uznaniu małżeństwa królewskiej pary, powiedział nauczyciel. Herod Antypas jest synem Heroda Wielkiego, bratem Heroda Archealosa. Zapałał on nieczystą miłością do jego żony. Porzuciła zatem prawowitego małżonka i stała się. Nie znalazł właściwego słowa. Wszyscy bogobojni Żydzi potępili to małżeństwo. Kontynuował po chwili. Również ja. Czego zatem może chcieć królowa od ciebie, nauczycielu? spytał Ezdrasz, chociaż odpowiedź wydawała nam się oczywista. Pragnie zapewne podstępem lub siłą zmusić mnie, abym uznał jej grzech za niebyły. Może nawet chce spowiedzi, pokuty i rozgrzeszenia. Nie mogę go jednak udzielić. W tej samej chwili drzwi się otworzyły i do sali weszła wspomniana Herodiada. Towarzyszyło jej kilka dwórek. Wśród nich ta, która sprawiła, że zapomniałem o wszelkich rozterkach i pytaniach. Najpiękniejsza, czarnowłosa, odziana w zieloną suknię delikatnie spowijającą jej ciało. Moja ukochana Danaila. To nie Mesjasz został stracony na krzyżu, wyszeptała Danaila. Słowa anioła, który zwiastował we śnie nie mogą się wypełnić. Zbawienie ludzi nie dokona się, Arielu spełniły się moje marzenia. Znów leżała obok mnie, naga i kusząca. Sprawiła, że zapomniałem o wszystkim i byłem gotów obiecać jej wszystko. Kiedy jednak powtórzyła żądanie królowej, pokręciłem głową. Nie wierzysz w nic, co wierzę ja, zauważyłem z goryczą. Pewnie nie wierzysz także w moją miłość do ciebie. Zbliżyła swoją twarz do mojej. Poczułem na ustach jej pocałunek słodszy niż wszystkie miody tego świata. Nie wątp. Apostołowi to się nie godzi. Czyż nie czytałeś słów o miłości, które wypowiedział Samuel? Najświętsza księga o nich pisze. Znów poddałem się jej urokowi i słodyczy jej głosu, kiedy recytowała pieśń nad pieśniami. Co miałbym uczynić? Spytałem gotów ofiarować wszystko, o co prosiła. A jednak zdecydowany, by ochronić nauczyciela przed knowaniem Herodiady? Pokornie poproś swojego nauczyciela, aby pobłogosławił małżeństwo królewskie. O co mnie prosisz, nieszczęsna? Słowa ledwie przecisnęły mi się przez gardło. Czy wiesz, że prosisz o zdradę? Nie jest zdradą to, co prowadzi do wypełnienia proroctwa. Pokręciła głową. Namawiała do zdrady kusząc swoim ciałem. Miała nade mną wielką moc. Była niczym anioł, który wpuszcza mnie do raju. Bezskutecznie próbowałem oprzeć się jej naleganiom. Dlaczego twoja królowa chce tego właśnie od nauczyciela? Czyż nie może poprosić o to innych mędrców? Król Herod uważa Jana Chrzciciela za świętego męża. Jeśli on położy dłonie na ich głowach... Zastanowiłem się głęboko. Mówi się, że Herodiada porzuciła męża, aby żyć u boku jego brata. Wyszeptałem. Tak chciał Bóg? Uśmiechnęła się Danaila. Twój nauczyciel nie ma prawa zabraniać mojej pani tego, na co pozwolenia udzielił jej sam Bóg. Skąd wiesz, że dostała zgodę naszego pana, aby poślubić Heroda Antypasa tetrarchę Galilei i Perei? Echa oburzenia po zawarciu tego związku dotarły do najdalszych zakątków kraju. Pierwszy mąż Herodiady był jej stryjem, podobnie drugi. Czy łączyła ją z nim wielka miłość czy jedynie rządza władzy kierowała jej czynami? Czemu twoja pani trwa w uporze od lat? Czy nie widzi, że Jerozolima potępia jej uczynek? I cóż jej przeszkadza, że uczeni w piśmie patrzą na to małżeństwo złym wzrokiem? Czy nie tytułuje się królową? Czyż Herod nie jest królem? Jest, odparła. Rzymski imperator nie uwolni naszego kraju spod swojego protektoratu, jeśli bogobojni Żydzi nie poprą tego małżeństwa i tym samym nie wskażą Heroda jako tego, który uwolni naród żydowski. Niech Herod opuści twoją królową. Wtedy Rzym da mu autonomię. Jeśli twoja pani kocha męża, nie będzie przeszkodą dla jego celów. Znów się do mnie uśmiechnęła, chociaż jej spojrzenie pozostało zimne i nieczułe. Z panem moim, Herodem, łączy ją wielka miłość. Powinieneś to zrozumieć, Arielu. Przed oczami stanęła mi Rebeka. Do chwili, kiedy poznałem Danailę, uważałem ją za najpiękniejszą kobietę na świecie i nigdy nie spojrzałem na żadną inną. Teraz wiedziałem, że Danaila i każda dwórka w pałacu przewyższa Rebekę urodą po stokroć. Herod dopuścił do tego, aby Rzymianie wydarli nam, Żydom, proroka i zabili go naszymi rękami. Milczała, patrząc na mnie spod przymkniętych powiek. Czemu twoja pani tak bardzo stara się złamać opór nauczyciela? Czy nie wbito mu sztyletu w serce, kiedy musiał patrzeć, jak rozpinają na krzyżu Mesjasza? Na krzyżu nie zginął Mesjasz. Nie słyszałeś, co mówili w gminie? Anielską twarz Danaili wykrzywiła złość. Słyszałem przemowę Poncjusza Piłata. Widziałem umycie rąk. Ze zdumieniem patrzyłem, jak ci, którzy uważają się za potomków króla Dawida, skazują Jezusa na śmierć, chociaż sami Rzymianie chcieli go uwolnić. Wreszcie patrzyłem, jak wszyscy jego uczniowie opuścili go, a pozostaliśmy tylko my, garstka naśladowców. Jakże przewrotny bywa los! Widziałem cuda, jakie uczynił podczas ostatniej wieczerzy i potem w gaju oliwnym. Widziałem pioruny, które spadły z nieba na ziemię kiedy on wydawał ostatnie tchnienie i ciemność, która potem osłoniła słońce. Każdy z proroków czynił cuda. Wydawała się obojętna. Nie każdego obwoływano mesjaszem. Dziwiła mnie jej obojętność. Prorocy zapowiedzieli jego nadejście. Cuda, które czynił, miały to udowodnić. Podobnie każde proroctwo, które mówi o jego nadejściu. — Prawdziwy Mesjasz ma uwolnić naszych braci z rąk Rzymian, a kuzyna twojego nauczyciela zabił Piłat z Pontu. Piłat wydał go Sanhedrynowi. Jego członkowie zgładzili Jezusa, chociaż nie uzurpował sobie praw do władania królestwem. Skoro Rzymianie nie czuli się zagrożeni jego obecnością, czemu my, Żydzi, go zabiliśmy? Czemu Herod nie zabije nauczyciela? Wyszeptałem podczas gdy jej wargi pokrywały pocałunkami moje ciało. Pan mój boi się twojego nauczyciela, którego uważa za mesjasza. On także nie wierzy w to, że Galilejczyk, który wraz z innymi łotrami wyzionął ducha, był zbawcą Żydów. Czemu w takim razie go uwięził? pytałem uparcie zamiast poddać się rozkoszy. Danaila jest wyjątkowo biegła w sztuce sprawiania mężczyźnie przyjemności. Król nic nie wie, powiedziała królowa to uczyniła. Ilu mężczyzn kusiła przede mną. Ilu szeptała słowa o miłości cielesnej. Czy mogłem jej wierzyć? Herod będzie królem. Ma potem wszystkie prawa. Niedługo pokonamy imperatora Rzymu. Cesarz Tyberiusz będzie się smażył w piekle, a na tronie Jerozolimy ponownie zasiądzie król z Herodów. Wtedy Herod ogłosi nauczyciela mesjaszem i oznajmi Żydom, że ziściło się proroctwo. Aby tak się stało, Jan musi ogłosić, że im błogosławi. Soki wytrysnęły ze mnie niczym gejzer i moje ciało opadło bezwładnie na atłasową pościel. Jan zaprzeczy, powiedziałem z wysiłkiem, nie jest mesjaszem. Właśnie, moja pani też tak twierdzi. Mesjasz nie nadszedł. Nic nie rozumiałem. Co chciała zrobić Herodiada? — Jesteś uczony w piśmie, Arielu. Danayla złożyła głowę na moim ramieniu i objęła nogą. Potrafisz pomóc mojej pani, aby została królową. Moja pani ma ci wiele do zaoferowania. — Co takiego może zaoferować więźniowi? — spytałem wciąż, analizując jej słowa. — Wolność wyszeptała, rozchylając zmysłowo wargi. Chociażby wolność. A zobaczysz, jak wiele jeszcze może ci nam ofiarować. Wolność dla mnie i wszystkich moich towarzyszy. Uwolni nas? Pokiwała głową. W jej oczach zapłonęła iskierka radości. Czemu Herodiada tak go nienawidzi? Otwarcie złożeczy związkowi Herodiady i Heroda. Jest im przeciwny i mieni się sędzią Bożym. Mój pan będzie królem, pani królową. Będą władali Galileą. Mnie uczynią najbardziej zaufaną przyjaciółką. Albo pozbędą się ciebie, tak jak ty chcesz pozbyć się mistrza. Co miałbym uczynić? Przekonaj nauczyciela, że musi poprzeć sprawę mojej pani. Niech ogłosi, że małżeństwo Heroda i Herodiady zostało zawarte zgodnie z wolą Bożą. Wtedy odejdzie wolno. Przyrzekasz, że ja i moi towarzysze będziemy wolni, jeśli nauczyciel poprze małżeństwo twojej pani? Spytałem. Potrafisz tego dokonać? Jej język ponownie zagłębił się w intymne zakamarki mojego ciała. Tak, wyszeptałem. Pozwoliłem jej dokończyć. A potem długo patrzyłem na nią, kiedy leżała obok mnie. Palcem rysowałem znaki na jej aksamitnej skórze. Nigdy nie widziałem istoty równie doskonałej. Abiasz i Ezdra szukali bezgłośnie. Wrecz zdrajco! Sariusz zerwał się na mój widok. Pozwolono im przebywać w jednym pomieszczeniu. Ja miałem osobną celę. Dlaczego? Poczułem bolesny skurcz żołądka. Już nie byłem ich towarzyszem. Teraz stałem się jednym z tamtych. Spojrzałem na nauczyciela. Jak zwykle pogrążył się w modlitwie. Nauczycielu, podszedłem omijając wzrokiem złe spojrzenia. Nie jestem twoim nauczycielem, powiedział nie odrywając wzroku od okna. W celi śmierdziało odchodami. Moi towarzysze mieli znów brudne szaty i patrzyli z nienawiścią. Nauczycielu, upierałem się, wysłuchaj mnie. Eliasz podszedł do mnie i splunął mi pod nogi. Pfocina przykleiła się do mojego palca. Nie drgnąłem. Mów zatem, spojrzał na mnie. W jego spojrzeniu kryła się rozpacz. Król Herod uważa cię za mesjasza. — Nie jestem nim, wiesz o tym dobrze. Jego głos był zmęczony, ręka, którą uniósł, drżała. — Król Herod twierdzi, że jesteś Mesjaszem. Podobnie jak wszyscy Żydzi nie wierzy, że Chrystus był Synem Bożym, ukląkłem przy nim. — Damy świadectwo — wykrzyknął Ezdrasz. Odwróciłem się w jego stronę. Apostołowie uciekli. Pozostał jedynie ulubiony uczeń, Jan który sam nie pokona Sanhedrynu ani żądnych zemsty Żydów. Nas uwięziono tutaj. Jak mamy dać świadectwo? Świadectwo czego? Po Celi swobodnie przebiegały szczury. Zawsze byłeś zdrajcą. Sariusz podszedł do mnie i uderzył w twarz. Szkoda, że nie zginąłeś zamiast metodego. Jego słowa zabolały bardziej niż uderzenie. Ale nie czułem nienawiści. Uratuje ich, choćby mieli pluć mi w twarz. — Co zrobiłeś z naszą kroniką? — spytał Abiasz. W jego głosie także brzmiała gorycz. — Spisuję ją skrzętnie. Będzie świadectwem tego, co nas spotkało oraz dzieła zbawienia na Golgocie. — Nie dokonam tego jednak, jeśli zgniję w więziennej celi. — Nie gnijesz w niej — odezwał się Samuel. — Ponoć śpisz na atłasach... Pijesz wino ze srebrnych pucharów i łamiesz przykazania. Strażnicy nam donieśli. Po mojej nodze przebiegł szczur. jęki które wydajesz, słyszymy w swoich celach, ocenił pogardliwie Abiarz. — Kim jesteście, aby mnie osądzać? Czyż Jezus nie nauczał, aby nie rzucać w nikogo kamieniem? Nie wymawiaj Jego imienia. Sariusz rzucił się na mnie. Zostaw go, Sariuszu odezwał się ostro nauczyciel. Bóg dał nam wolną wolę. Każdy z nas postępuje, jak uważa za słuszne, Ariel także. Herodiada zabije nas wszystkich, jeśli nie ulegniemy jej życzeniom, powiedziałem dobitnie. Wtedy nasze świadectwo zjedzą szczury. Nasi bracia Żydzi zrobią wszystko, aby człowiek zwany Jezusem Chrystusem został zapomniany. Sanhedrin im w tym pomoże. Jedno twoje słowo, nauczycielu, zwróci nam wolność. Pójdziemy głosić słowo pana. Odpowiedziało mi milczenie. Nauczycielu, próbowałem jeszcze, pomyśl nie tylko o nas tu uwięzionych, lecz także o tych, którzy pozostaną w kręgu starych wierzeń, o tych, którzy czekają na słowo Boże. Musimy głosić po całej Galilei, że Sanhedryn się myli, a Chrystus zginął na krzyżu i trzeciego dnia z martwych wstał. Jan schylił głowę i złożył ręce do modlitwy. Pozostali uczynili to samo. Miałem już opuścić ich cele, kiedy usłyszałem głos nauczyciela. Jest proroctwo, Arielu. Świadectwo samego Boga, wypowiedziane ustami proroków Izajasza, Jeremiasza, Ezechiela i zawahał się chwilę. Daniela, spojrzał na mnie wyblakłymi oczami. Czemu wymienił Daniela? My, Żydzi, nie uważamy go za proroka? Oni wszyscy przepowiedzieli dzieło zbawienia w najdrobniejszych szczegółach. Mówił dalej, to im będą wierzyli potomni. Nie kilku Żydom, którzy wraz z hałastrą zniszczyli świątynię, którą był Jezus. On ją odbudował w trzy dni. Stało się tak, jak mówili prorocy. Jezus Chrystus zasiada teraz po prawicy swojego Ojca, który, Wierz mi, uczyni wszystko, aby ofiara jego syna się nie zmarnowała. Szatan zabił Jezusa. Krótki Marek także splunął mi pod nogi. Wierzyłem, Danaili. Herodiada zabije nas wszystkich, jeśli nie przekonam nauczyciela. Pragnąłem wykonać zadanie, które Danaila postawiła przede mną i tym samym uratować nauczyciela. Los pozostałych był mi niemal obojętny. — Ocale ich jednak. — Tak, zgodziłem się. Szatan zabił Jezusa. Ci jednak, którzy go zdradzili, przyczynili się do dzieła zbawienia. O tym także wspominają prorocy. Ten, który wskazał go pocałunkiem, zakończył swój nędzny żywot na gałęzi drzewa. Czyż jednak nie zmienił ludzkości swoim czynem? Będzie opluwany i lżony. Jego czyn zostanie potępiony. Zapomnijmy, że to w istocie temu zdradzieckiemu pocałunkowi zawdzięczamy zbawienie. Uniosłem ręce, jakbym modlił się do niego. Przebacz im, nauczycielu, bo nie wiedzieli, co czynili, kiedy kalali święte węzły małżeńskie, dodałem. Bóg uczył nas miłosierdzia. Chrystus, przebaczenia. Przebaczył oprawcom. Przebacz i ty, kobiecie i mężczyźnie, których pokonała miłość. Przemawiasz jak zdrajca, prychnął Abiasz. Precz zdrajco, syknął Sariusz. Ty także nauczycielu uważasz mnie za zdrajcę? Spytałem. Zdradą jest oddanie ciała kobiecie, która nie jest moją żoną. Wyznaję swoją winę. Tym bardziej rozumiem postępek królowej, nie zdradziłem jednak Boga. Zdradziłem kobietę mi poślubioną. Pychą byłoby twierdzić, że zdrada się nie dokonała albo że uczyniłem to dla Chrystusa, dla nauczyciela czy dla was. Precz! Nawet abiasz mnie potępiał. Pożegnałem się i podszedłem pod drzwi celi. Zapukałem, aby strażnik mi je otworzył. Przemawiasz jak mędrzec? dobiegł mnie głos nauczyciela. Pozwól mi zastanowić się nad Twoimi słowami i poprosić o radę Boga. A zatem była nadzieja. Wyszedłem z celi i udałem się prosto do pokojów kąpielowych, aby zmyć ze stóp plwocinę, a z nozdrzy zapach brudnej celi. Tego wieczoru Danaila nie przyszła do mnie, ale nie żałowałem. Kontynuowałem spisywanie ostatnich wydarzeń. Potem modliłem się do Boga o światło dla mnie i łaskę wybaczenia dla nauczyciela. Na końcu. O miłość Danaili dla mnie. Pan nasz, Herod, przyjechał do twierdzy na zaproszenie małżonki, skuszony obietnicą uczty, nowych niewolnic oraz wielkich wydarzeń, które miałyby nastąpić w oddalonej od ludzi twierdzy Macheront. Danaila mi o tym doniosła, kiedy zakończyliśmy miłosne zapasy i leżałem obok niej wycieńczony. Ta kobieta umiała wyssać soki z każdego mężczyzny. Kto wie zresztą, ilu ich miała, ilu kusiła przede mną. O takich kobietach mówi się, że nie zaprzedały duszy diabłu. Przeciwnie, to diabeł błagał je o ich duszę. Gdzie dotychczas był Herod? Spytałem. W Jerozolimie, odparła, tam, gdzie największe zamieszki. Jakie zamieszki? Uniosłem się na poduszkach. Od kilku dni to ja przychodziłem do jej komnat. Sypiałem na atłasach, piłem wino, które jej przynoszono, a po miłosnych uniesieniach jadłem suszone owoce i piłem najlepsze wina. Nauczyciel jeszcze nie udzielił odpowiedzi. Ponoć znów prawie nic nie jadł, pogrążony w modlitwie niczym Chrystus na pustyni. W Jerozolimie jest niespokojnie, relacjonowała. Chodzą słuchy, że wykradziono ciało króla żydowskiego. Ludzie mówią, że z martwych wstał. Wypluła pestkę daktyla wprost na ziemię. — Mówiłem ci, że z martwych wstał. Kobiety, które przybyły namaścić ciało wonnościami, zastały pustą grotę. Przewróciła się na plecy i wzięła kolejny daktyl. Bardzo lubiła te owoce. — To spisek — upierała się. Zwolennicy Chrystusa otworzyli grób i wykradli ciało, aby złożyć je w innym miejscu. — Ale Herod nie daje temu wiary — wróciłem do meritum. Nie wiem. Moja pani wczoraj kazała powiedzieć królowi, że nie jest zdrowa i odmówiła przyjęcia go w komnatach. Sądziła, że król jak dawniej każe grać na cytrze pod jej pokojami. Ale król przywitał się z córką i poszedł do swoich komnat. Nie pytał o żonę, nie prosił o nałożnicę. Moja pani obawia się, że zupełnie straciła wpływy. Rozumiałem. Jeśli Herod będzie musiał wybrać między żoną a koroną, kto wie, co zdecyduje. Królowa musi być tego świadoma. Dopiero dziś wezwał ją do siebie i spytał o uwięzionego Baptystę. Nie był zadowolony, kiedy usłyszał, że pojmała go wraz z towarzyszami. — Może każe nas po prostu uwolnić? — ile jakby czytała w moich myślach. — Liczysz na to, że każe was po prostu odesłać i uwolnić? Nie powiedziałem tego głośno, ale Herodiada nie pozwoliłaby nam ujść daleko. Dopadliby nas jej siepacze i zabili. Skąd ty to wszystko wiesz? Spytałem zazdrosny, ponieważ wyobraziłem sobie, jak uzyskuje odpowiedzi na swoje pytania od innych mężczyzn. Służę mojej królowej od wielu lat. Poznaję jej nastrój po wyrazie oczu i uniesieniu brwi. Muszę, bo w przeciwnym razie. Opowiadała mi już, jak Herodiada karze za najmniejsze przewinienia. Jedna ze sług potknęła się, wychodząc z komnaty, upadła i upuściła tacę z resztkami jedzenia. Herodiada rozebrała ją na oczach innych służących i wychłostała tak, że dziewczyna mało nie umarła. Król zrobi dla królowej wszystko. Nie chciał jej wczoraj wysłuchać do końca. Skrzywiła się. Kiedyś wystarczyło, żeby skinęła dłonią, a wybierał niewolnika i wrzucał go do celi z lwem. Sprowadzał muzyków z Afryki albo jedwabie z dalekich krajów, teraz robi tylko to, co sam uzna za stosowne. A zatem nie zabije Jana. Co więcej, mógłby go ochronić. Powiedziałem to Danaili, ale pokręciła głową. Królowa do tego nie dopuści. Błaga go, aby zabił Jana, jeśli nie uzna ich małżeństwa. Ale on nie chce tego zrobić. Obawia się, że sprowadzi to na niego gniew Boga. Podała mi owoc do ust. Potem wstała i narzuciła szatę. — Arielu, czasu mamy coraz mniej. Jutro odbędzie się na zamku uczta. Herod zaprosił kilku najmędrniejszych z gminy. Chcę porozmawiać o tym, co się stało i przedsięwziąć pewne kroki — Sądzę, że w niedługim czasie uda się do Rzymu, aby sięgnąć po koronę. Twój nauczyciel musi pobłogosławić jego związek. Pamiętałem wolność moich towarzyszy w zamian za przebaczenie złamania przykazań danych przez mojżesza. Pamiętaj, że idzie o większą sprawę. Wiele zyskasz, albo stracisz życie. Powiedz mi Danailo. Także wstałem i włożyłem szatę. Otumaniony winem i jej zapachem nie chciałem odejść. Czy ty także mnie wynagrodzisz, jeśli zyskam dla królowej przychylność nauczyciela? Tylko przez krótką chwilę jej spojrzenie wyrażało zdumienie. Po chwili znów stała się słodka i kusząca. Ależ tak. Żądaj ode mnie czego tylko chcesz. Mogę dać ci jeszcze więcej. Chciałbym pozostać z tobą na zawsze, powiedziałem, pić z twojego źródła, czerpać radość z obcowania z tobą, mieć pewność, że jesteś tylko moja. Miała nieodgadniony wyraz twarzy. Kimże dla niej byłem, aby żądać niemożliwego? Nawet nie próbowała udawać, że mnie kocha. Obiecywała mi wolność, a to oznaczało, że odejdę na zawsze. — Odejdź wraz ze mną, Danailo — poprosiłem. — Ofiaruję ci wszystko, co mam. — Nie masz nic, Arielu — powiedziała smutno. — Mam księgę, która jest świadectwem wiary. Jest wielkim skarbem. Nie można za nią kupić szat ani naczyń ze złota. — Nic nie można za nią kupić — zapewniłem gorliwie. Ale księga da świadectwo prawdzie. — Twoja pani nakazuje ci, co masz robić i nawet jak myśleć, ale zobaczysz, Danailo, ja dam ci więcej. Pan nazwy wyższy, a po śmierci posadzi po swojej prawicy. Upadłem przed nią na kolana. Poczułem jej ręce na mojej głowie, a potem uniosłem wzrok. W jej oczach po raz pierwszy zobaczyłem tlące się uczucie. — Idź teraz, proszę. — Śpij dobrze, kochany. Pocałowała moją rękę. Wszystko być może. Salę tronową przygotowano na ucztę. Wielki Herod Antypas jest stary, bardzo dostojny. Herodiada siedzi u jego boku, niemniej królewska, ubrana w złoto i purpurę. Patrzy ulegle na swego pana i króla. On okazuje jej szacunek, ale widać, że namiętność dawno przestała ich łączyć. Danajla mówiła, że Herod coraz częściej korzysta z wdzięków nałożnic, nawet wtedy, kiedy królowa pragnie spędzić z nim noc. Dawniej żadna nie mogła się z nią równać. Na jedno skinienie padał do jej stóp i ofiarowywał wszystko, czego pragnęła. Teraz nie chce z nią nawet jadać posiłków. Czy taki jest los królowych, których uroda więdnie? Danajla wprowadziła mnie sekretnym wejściem. Stałem z tyłu. Daleko, aby nikt nie wiedział, że i ja, do niedawna więzień, korzystam z przywilejów gości. Nie zostanę na uczcie. Witajcie, dostojni goście. Herod unosi puchar z winem. Ci, którzy siedzą przy stole, także podnoszą kielichy. Przypomina mi się, jak Jezus Chrystus robił to w Gospodzie w naszej obecności. Nie rozumieliśmy wtedy, co się dzieje. On wiedział, jaki los będzie jego udziałem. Witaj, najjaśniejszy panie, królu Judei i Galilei. Taki tytuł Herod miał jedynie w twierdzy Macheront. Nikt się nie odważył, aby otwarcie Heroda nazwać królem. Panuje tu rzymski imperator Tyberiusz Klaudiusz, który głuchą prowincję żydowską ma za nic. Nie wie nawet, że przyszedł na świat zbawiciel ani że został ukrzyżowany. Jak bardzo skrzywdziliśmy Jezusa! Jak bardzo przysłużyliśmy się Rzymianom! Uczta się rozpoczęła. Służący napełniali kielichy gości winem, stawiali na stole pieczone jagnięta i góry kaszy. Przełknąłem ślinę i wycofałem się powoli. Postanowiłem zaczekać u siebie na danej ile albo wieści. Wczoraj poszedłem ponownie pokłonić się nauczycielowi, a ten patrzył na mnie innymi oczami. Bądź pozdrowiony, Arielu! Bądź pozdrowiony, nauczycielu. Pokłoniłem się mu i zwróciłem do reszty obecnych. Pozostańcie w dobrym zdrowiu i cieszcie się szacunkiem innych. Przemawiał przez ciebie Bóg. Nauczyciel schylił głowę. A kimże ja jestem, aby odrzucić jego radę? Spojrzałem na towarzyszy. Wszyscy oprócz Sariusza patrzyli na mnie. On jeden nie wydawał się przekonany. Sariuszu wiem, że obawiasz się zdrady. Ale dobry Bóg nie pozwoli, aby ofiara Chrystusa poszła na marne. Zaufaj mi, proszę. Podzieliłem się dobrą nowiną z Danailą, a ona powiedziała, że pod koniec uczty Jan Baptysta udzieli Herodowi i Herodiadzie symbolicznego sakramentu małżeństwa. Wcześniej król i królowa przyjmą chrzest. Święte oleje są przygotowane, szaty liturgiczne także. Kilka dni po ceremonii Herod zapewne uda się do Rzymu i poprosi o autonomię dla części Izraela. Mówi się, że Tyberiusz Klaudiusz Druzus Nero Nagrypa sprzyja nam, Żydom. Dopełni się przeznaczenie. Żydzi nie zasługują na wolność po tym, co zrobili Jezusowi, ale ofiara nie pójdzie na marne za sprawą aktu nauczyciela. To Jezus przyczyni się do wolności Żydów. Tak, jak tego chcieli. Oddał Bogu co boskie, Cesarzowi co cesarskie. I uwolnił nas. Ja będę miał w tym akcie swój udział. Jeszcze tego samego dnia nauczyciela i pozostałych przeniesiono do wygodnych cel. Wciąż nie mogli opuszczać ich bez pozwolenia, ale cieszyli się przywilejami takimi jak ja. To także wiem od Danaili. Twój nauczyciel kazał odesłać dziewczynę. Powiedziała z przekąsem. Czy ktokolwiek inny uległ kobiecie? spytałem, puściwszy jej słowa mimo uszu. Czekałem na nią długo. Przyszła, lecz była mniej chętna niż zwykle. Nie powtórzyłem słów, które ostatnio wyrwały się z moich ust, a które mówiły o tym, że jestem gotów uczynić wszystko, aby żyła ze mną jak żona. Nie mówiłem jej o rebece. Kiedy zagłębiałem się w ciało Danaili, miałem grzeszną nadzieję, że Rebeka nie żyje, więc bez przeszkód mogę poślubić tę dziką i nieokiełznaną kobietę. Co więcej, głosić wraz z nią chwałę pana. O, tak, odpowiedziała, wstając i wkładając szatę. Oprócz nauczyciela, jeszcze najmłodszy odrzucił wdzięki mojej siostry w miłości. Pozostali okazali się podobnie do ciebie, mój drogi, tylko słabymi mężczyznami. Więc Abiasz nie uległ pokusie, chociaż nie ma żony. — Dlaczego odchodzisz? — spytałem gardłowym głosem, widząc, że wstaje i się ubiera. Pozostała zaledwie chwilę. Oddawała mi swoje ciało nie tak namiętnie, jak w pierwszych dniach, co mnie rozczarowywało i bolało ogromnie. — Muszę pomóc mojej pani przygotować ucztę — rzekła nie patrząc na mnie. — Wprowadzę cię tam. Tylko musisz mi przyrzec, że odejdziesz, kiedy tylko powiem. — Nie będę mógł zobaczyć, jak Jan Chrzciciel udziela parze królewskiej błogosławieństwa? Jak modli się o powodzenie misji Heroda w Rzymie? — Odejdziesz, kiedy tylko powiem — zacisnęła wargi. — Obiecaj mi. Po chwili wyszła. Stałem zatem w sali tronowej i czekałem, aż ten najlekarze mi odejść. Tymczasem byłem świadkiem niezwykłych wydarzeń. Drzwi się otworzyły i weszło czterech służących, ubranych w odświętne szaty. Na barkach nieśli wielką paterę, na której spoczywała dziewczyna. Naga, jeśli nie liczyć klejnotów zasłaniających jej sutki. Przyzwyczaiłem się do nagości Danaili, pięknej niczym Ewa w raju, ale ten widok był niezwykły. Paterę postawiono przed obliczem Heroda. Dziewczyna wstała i zaczęła wdzięcznie pląsać. Ciężkie piersi kołysały się w tańcu. Nieoczekiwanie pomyślałem o Rebece, pięknej, ale tak skromnej, że nigdy nie oddała mi się nago. Nie chciała także patrzeć na moje ciało bez odzienia. W tej chwili byłem pewien, że nigdy jej już nie zobaczę. Podobnie jak mojej córki Miriam. Dziewczyna tańczyła do rytmu wyklaskiwanego przez owych służących. Skończyła, wskoczyła na paterę, a służący ponieśli ją za drzwi. Herod uderzał w upierścienione dłonie, ale widać widowisko nie wywarło na nim wielkiego wrażenia. Herodiada skinęła ręką i do sali weszło sześć dziewcząt zupełnie nagich i z zakrytymi twarzami oraz jedna niosąca harfę. Na kolejny znak królowej harfistka wsunęła palce między struny i popłynęły niebiańskie dźwięki. Tak mógłby grać Dawid lwom w jaskini i one nie uczyniłyby mu krzywdy. Wpatrzyłem się w grającą dziewczynę. Jej widok przysłoniły mi tańczące piękności. Nagle zrobiło mi się gorąco. W jednej z nich rozpoznałem Danailę. Zazdrość i gniew ścisnęły mi trzewia. Gdybym był jej mężem, nie pozwoliłbym, aby pokazywała się nago innym mężczyznom. Bezwstydnica. Poczułem ukłucie w sercu. Wyobrażałem sobie, jak chłoszcze trzciną jej nagie pośladki, i powtarzam przy każdym uderzeniu, aby nigdy więcej nie zgrzeszyła pustotą i bezwstydem, a ona wije się pod moimi uderzeniami, całuje moje stopy i błaga, abym przestał. Przestaje dopiero wtedy, kiedy zalana łzami obiecuje mi posłuszeństwo. Chciałbym się mylić. Stoję daleko. Ciała kobiet podobne są jedno do drugiego. Twarze mają zasłonięte. Nie. Na pewno nie ma wśród nich Danaili. Ona jest mi wierna. Opuści swoją królową i uda się ze mną w podróż. Osiądziemy na ziemi przeobiecanej mi przez królową Herodiadę. To wyspa na Morzu Czarnym, niedaleko wybrzeży miasta o nazwie Anteja. Niedaleko, zaledwie dwa miesiące drogi stąd. Będziemy tam szczęśliwi. Danaila da mi syna. Razem będziemy głosić słowo Boże wśród mieszkających tam ludzi. Taniec się kończy. Herod pozostaje nieusatysfakcjonowany. Ma zachmurzone oblicze, chociaż po tańczących dziewczętach przybyli chłopcy i odtańczyli zapierający dech w piersiach taniec z szablami. Szable krzyżowały się ze sobą i ledwie o włos mijały ludzkie ciała. Dość zabawy. Udajmy się na spoczynek. Władca uniósł rękę. Jutro przyobleczemy inne barwy. Teraz Herodiada powie mu, że Jan Baptysta pobłogosławi ich związek i wobec świadków uczyni ich pomazańcami Bożymi. Będą mogli ubiegać się o tron. Herod będzie z niej zadowolony. Będzie dumny i szczęśliwy, przywróci ją do łask. Poczekaj, panie choć trochę. Daleko jeszcze do świtu. Powiedziała kusząco i wyszeptała mu coś do ucha. Herod spojrzał na nią zdumiony, lecz skinieniem głowy wyraził zgodę. I ponownie usiadł na tronie. Sądziłem, że wprowadzą Jana Chrzciciela, tymczasem do sali weszła nieznana mi młoda kobieta. Nie poruszała się jak niewolnica, choć odziana zachwycała kształtnym ciałem. Nie była tak piękna jak Danaila, ale jej twarz lśniła niczym jutrzenka, a w jej oczach, nawet z oddalenia, dostrzegłem niezwykły blask. Herod patrzył na nią zdumiony. Uniósłszy się nieco i uspokojony uśmiechem żony, znów opadł ciężko na tron. Dziewczyna ukłoniła się wdzięcznie władcy, skinęła głową królowej. Drzwi się otworzyły i wszedł chyba nowo czarny niewolnik z instrumentem w ręku, chyba rodzajem kitary. Zaczął grać. Dziewczyna uniosła splecione ręce i zaczęła nimi poruszać, jakby nie zawierały kości i nic nie hamowało ich płynnego ruchu. Po chwili do jej rąk dołączyła głowa, następnie szyja, tułów i całe ciało. Niezwykłe widowisko. Nigdy nie widziałem czegoś równie pięknego. Dziewczyna poruszała jednocześnie wszystkimi członkami ciała, przy czym uśmiech nie schodził jej z twarzy? Jej drobne bose stopy uderzały lekko i bezdźwięcznie o podłogę. Może dziewczyna była aniołem i dlatego sprawiała wrażenie istoty wręcz niematerialnej. Zgromadzeni wpatrywali się w nią jak urzeczeni. Nie było słychać szmeru rozmów, nikt nie sięgał po kielich. Służący nie poruszali się ani nie rozlewali wina, aby żadnym dźwiękiem nie zakłócać tego niezwykłego widowiska. Wreszcie dziewczyna znieruchomiała. Melodia ucichła. Zamiast oklasków rozległ się jęk rozczarowania i głębokiego żalu, że ta nieziemska istota skończyła swój niezwykły taniec. Pierwszy zaczął klaskać Herod. Córko moja, wykrzyknął, ofiarowałaś mi królewski taniec. Więc widziałem Salomę, skrzętnie ukrywaną królewską córkę, uczoną przez najtęższe umysły Galilei. Jako, że Herod nie cieszył się męskim potomkiem, przygotowywano ją do objęcia tronu po ojcu. Wszyscy zobaczyli, że oprócz wyjątkowego umysłu, Miała piękne ciało oraz wyjątkową grację. Córko, krzyknęła Herodiada, Twój ojciec i ja pragniemy wyrazić głęboką wdzięczność. Twój taniec był przepiękny. Wyraziłam nim swój podziw i miłość do ciebie, czcigodny ojcze. Ukłoniła się. Sama królowa Saby nie potrafiłaby wdzięczniej i bardziej czule wyrazić miłości do swojego ojca. Wyznał głęboko poruszony Herod. Salome znów ukłoniła się głęboko. Ojcze mój, królu i władco Galilei. Mój taniec był prezentem powitalnym dla ciebie. W sali rozległy się głosy podziwu dla Salome. Stałem oniemiały i pragnąłem tylko jednego, aby znów zatańczyła. Czego pragniesz Salome? Herod miał w oczach żar. Proś o co tylko chcesz. A ofiaruje ci to w zamian za miłość, którą wyraziłaś tańcem? Dziewczyna uśmiechnęła się i ukłoniła po raz trzeci. Nie trzeba wdzięczności, ojcze. To ja pragnę wyrazić wdzięczność, że pozwoliłeś mi zatańczyć przed tobą. Dam ci, co tylko zechcesz, powtórzył Herod. Nie możesz odejść bez nagrody. Czy istnieją klejnoty, które mogę ci ofiarować? Niewolnice, które powinienem sprowadzić z dalekich krajów? Niewolnicy obdarzeni zdolnością gry na instrumentach, proś Salome. Nie obawiaj się niczego. Salome skinęła na czarnoskórego niewolnika, a ten zaczął grać. Wtedy ona podeszła blisko do Matki i pochyliła się nad nią. Zaczęły szeptać. Herodiada wydawała się zadowolona. Dziewczyna niepewna. Obie zerkały na Heroda. Zadowolony toczył wzrokiem pozebranych i kazał dolewać sobie wina. Idź do siebie. Szept Danaili przestraszył mnie. Nie usłyszałem, kiedy stanęła przy mnie. Odwróciłem się gwałtownie i złapałem ją za łokieć. Czy tańczyłaś nago dla tych ludzi? Spytałem cicho. Mój głos był zabarwiony złością. Na jej twarzy pojawił się ciemny rumieniec. Kim jesteś, aby mnie osądzać? Wyszeptała przez zaciśnięte zęby. — Idź szybko do siebie i przygotuj się do drogi. — Natychmiast. Ostatnie słowa wypowiedziała natarczywie. Złagodniałem. — Opuszczamy to miejsce? — Czemu tak nagle, ilo? Czy zabieramy ze sobą nauczyciela? Spojrzała na mnie ze smutkiem. — Uratuję cię. Wyszeptała. — Tylko bądź mi posłuszny. Pamiętasz miejsce, o którym ci opowiadałam? Tam się udasz. Pamiętam. Mieliśmy pójść na wyspę koło Antei i tam osiąść. Mieliśmy pójść tam razem, obsypani zaszczytami przez Herodiadę. Bez ciebie nie pójdę, oznajmiłem także szeptem. Musisz, jeśli chcesz żyć. Zaniepokoiły mnie jej słowa. Czyżby straciła łaski królowej? Królowa wydaje się zadowolona, Herod promienieje szczęściem, taniec Salomego uszczęśliwił. Nie tylko Salome dostanie czego pragnie. Herodiada wróci do łask, zwłaszcza po zaślubinach udzielonych im przez Jana. Dlaczego miałbym uciekać? Opuścimy to miejsce wszyscy i każdy z nas, towarzyszy, pójdzie swoją drogą. Moim przeznaczeniem jest mieć żonę i synów. Przeznaczeniem nauczyciela jest powrót do Jerozolimy i głoszenie słów Chrystusa, abiasz zaś uda się do stolicy Rzymu, by tam głosić słowo Pańskie. Idź, nie zwlekaj. Nie zdołałem jej pochwycić, bo zniknęła. Czy wiesz już, czego zażądasz? spytał Herod Salome. Tak, ojcze mój i panie. Mów. Salome się zawahała. Dam ci wszystko, czego zażądasz. Słowo królewskie. Zachęcił ją Herod. A zatem powiem, czego pragnę najbardziej na świecie. Dziewczyna uniosła głowę. Chcę otrzymać na tacy głowę ja nazwanego Chrzcicielem. Byłem pewien, że się przesłyszałem. Stałem ukryty za kamienną kolumną i nie mogłem się ruszyć, mimo że danaila nakazywała mi natychmiastowy powrót do celi. Musiała o tym wiedzieć w przeciwnym razie nie kazałaby mnie uciekać nie ucieknę nie ulęknę się najwyżej przyjdzie mi zginąć przecież nas także nie zostawią przy życiu boże panie nasz w niebiesiech czemu nas doświadczasz nie wystarczy męki pańskiej chcemy głosić słowo boże, jak damy świadectwo jeśli pozbawisz nas życia czy jesteś pewna, że właśnie tego pragniesz. W głosie Heroda usłyszałem smutek. Szmer rozszedł się po całej sali. Jej prośba oznaczała dla nauczyciela śmierć. Dlaczego postąpiłaś w ten sposób, Salome? Twoja młoda dusza skala się grzechem. Na rękach będziesz mieć krew niewinnego. Herodiada, twoja samolubna matka ci to potrzepnęła. Uknuła ten spisek przeciwko nauczycielowi. Czyż Jan nie zgodził się pobłogosławić jej związkowi? Powiedziałeś, panie, że dasz mi wszystko, o co poproszę. Głos Salome był jasny i czysty. Przynieście mi na tacy głowę Jana chrzciciela. Muszę go ostrzec, dopóki nie jest za późno. Pobiegnę i uwolnię nauczyciela oraz pozostałych. Kim jesteś? Padło pytanie. Czy nie jednym z nich? To jeden z królewskich zarządców. Ten sam, który usługiwał Danaili. Odwróciłem się i pobiegłem do skrzydła twierdzy, w którym znajdowały się cele nauczyciela, moich towarzyszy oraz moja. Stać. Zatrzymać go. Nie zwolniłem biegu. Wydaje mi się, że lada chwila ktoś pochwyci mnie za szatę. Czego się bałem? Że zetnął mi głowę wraz z Janem Chrzcicielem? Dobiegłem do naszego korytarza. Wydaje się tu spokojnie. Jeszcze nie dotarła wieść, że coś się wydarzy. Dwóch strażników grało w kości. Spokój tej sceny mnie przeraził. — Bądźcie pozdrowieni, szlachetni panowie — odezwałem się do nich. Nie zwracali na mnie uwagi. — Szlachetni panowie — mówiłem dalej, starając się, aby mój głos brzmiał spokojnie. — Król nasz Herod, miłościwie panujący w Galilei, przysłał mnie, abym przyprowadził Jana zwanego chrzcicielem. Oderwali wzrok od kości. — Gdyby król chciał widzieć kogoś z was, przysłałby swoje straże. Odezwał się jeden i przyjrzał mi się bacznie. — Czemu ty jesteś poza celą? — Pani wasza, Danaila, zezwoliła mi chodzić swobodnie po całej twierdzy. — Masz na myśli te niewolnice? rzucił kości. Jedna z nich wpadła w szparę i potem prosto do celi Abiasza wybuchnęli śmiechem. Zamknąłem oczy. Danaila jest niewolnicą. Danaila jest niewolnicą, powtarzałem. Nie będzie mogła pomóc nauczycielowi. Co jej obiecała Herodiada w zamian za zdradę? Wolność? Teraz jej nie uwolni, skoro Jan nie udzieli im błogosławieństwa, byleby jej nie ukarała. Jak mogłem przypuszczać, że Danaila odejdzie z zamku i będzie moją żoną? Ona jest niewolnicą. Widziałem tylko to, co chciałem widzieć. Z królewskiego rozkazu, powtórzyłem. Za mną usłyszałem ciężki tupot nóg strażników. Zamknąłem oczy. Jest za późno. Strażnicy wstają. Jeszcze zdążę schować się w swojej celi. Tchórzliwie patrzeć przez okienko, jak jeden z przybyłych wręcza spisane zarządzenie wielkiego heroda antypasa. Mogę się tylko domyślać treści zarządzenia. Strażnik spod celi nie umie czytać. Patrzy bezradnie na przybyłych. Tam ci też nie potrafią. To rozkaz, aby wypuścić więźniów. Krzycze jak oszalały, i za takiego mnie biorą, bo spychają na bok. Wchodzę do swojej celi. Zamykam ją i kulę się na ziemi. Potem jednak wstaje i patrzę przez wąskie okienko. Chcę widzieć i słyszeć, to będzie moja kara. Strażnik się pochyla. On chyba także nie umie czytać. Przekazuje wiadomość tamtemu. Słyszałem pojedyncze wyrazy: salomy, taniec, głowa. Nie ma wątpliwości, że wiedzą, czego dotyczy rozkaz. Kat. Spytał cicho strażnik spod celi. Tamten kręci przecząco głową. Tyle widzę. Potem przybyły dobywa miecza. Nie widzę co dalej. Drzwi otwierają się z ledwie słyszalnym skrzypieniem. Kroki znikają w celi. Świst miecza słyszę być może we własnej głowie, ale głuchy stukot rozlega się w rzeczywistości. Upadło na ziemię coś, co jest głową Jana Chrzciciela, mojego nauczyciela i towarzysza podróży. Jeszcze głuche plaśnięcie korpusu o kamienną posadzkę. Jan Baptysta umiera bez jednego jęku, zapewne zatopiony w modlitwie, nieświadomy, że właśnie jego przeznaczenie się dopełniło, albo w pełni świadomy tego, co miało nastąpić. Serce bije mi, jak oszalałe. Rozlega się krzyk moich towarzyszy. Abiasz wrzeszczy tak, że nie słyszę własnych myśli ani Danaili, która wdziera się do mojej celi. Czego chcesz, niewolnico? Jesteś zdrajczynią. Jesteś złem. Jesteś diablicą wcieloną. Nie zwraca uwagi na moje słowa. Wyciąga rękę przed siebie. W niej trzyma fiolkę. Wypij to. Żąda. Wyciągam rękę i odtrącam fiolkę. Upada, ale się nie rozbija. Danaila podnosi ją i ponownie wyciąga rękę w moją stronę. Wypij to, powtarza natarczywie. Nie, krzyknąłem. Podeszła do mnie i zatkała mi usta dłonią. Ryzykuję wszystko, przychodząc tu. W oczach miała desperację. Dlaczego zabiliście nauczyciela? Przecież zgodził się pobłogosławić ten związek. Mojej pani widać to nie wystarczyło, odpowiedziała szybko. Płakam cię, wypij to. Co z nami będzie? Spytałem, próbując ją odtrącić. Chciałem znów podejść do okna i spojrzeć na to, co się dzieje. Tu pod stóp żołnierzy przybierał na sile, co oni chcą zrobić? Zabiją nas wszystkich. Ocale cię, tylko wypij to! Jej ton był błagalny. Proszę cię, kochany. Nagle zrozumiałem, że nas wszystkich zabiją na rozkaz Herodiady. Król nigdy nie dowie się, że w twierdzy przetrzymywano jeszcze pięciu ludzi. Salome dostanie na tacy głowę Jana. Nas pożrą ryby. Chcę umrzeć. Pokręciłem przecząco głową. Chcę umrzeć, słyszysz? Wyciągnęła sztylet z za pleców. Nie zauważyłem go wcześniej. Jeśli chcesz umrzeć, wypij to. zażądała wymachując sztyletem. Jeśli chcesz żyć, też. Jeśli chcesz, żebyśmy oboje zginęli, nie pij. Nic nie rozumiałem. Niczego nie chciałem rozumieć. Moi towarzysze prawdopodobnie zginęli. Z jakiegoś powodu Danaela chciała, żebym stracił życie z jej ręki. Niech i tak będzie. Nie chciałem żyć. Nie po zdradzeniu Chrystusa. Nie po tym, jak opuściłem nauczyciela dla kilku upojnych nocy z niewolnicą królowej. Byłem zdrajcą i powinienem zakończyć nędzny żywot. Wyciągnąłem rękę. Wziąłem Fiolkę. I wypiłem zawartość jednym haustem. Płyn piekł mnie straszliwie. Zobaczyłem jeszcze, jak Danaila wrzuca mi za koszulę woreczek wypełniony czerwoną cieczą i wbija w niego sztylet. Upadłem na kolana. Plama na moim brzuchu kwitła. Nie czułem bólu, tylko senność, ogarniającą mnie błogość. Poszedłem w kierunku światła. Płowdiv XXI wiek. Turandot w upale. Średnia przyjemność. Nawet wieczorem temperatura spadła jedynie o dwa stopnie. Przecież lubisz upał Margarito, ten wieczorny, urozmaicony lekkimi podmuchami wiatru zawsze uwielbiałaś. Zdecydowanie tak, ale nie wtedy, kiedy mam pod sukienką przyklejony plastrami mikrofon i urządzenia mające nagrać przyznanie się mączyła do winy. Zdecydowanie nie wtedy kiedy w rękach trzymam torebkę tylko z telefonem, a w nim urządzenie namierzające nas. Szczerze mówiąc, wolałabym siedzieć kilometr dalej, gdzie w parku Cara zaczyna się widowisko, o którego zobaczeniu marzę od dziecka, a już na pewno od czasu, kiedy znów tu przyjechałam. Powinnam posłuchać Dymityra, stanowczo odradzającego mi tę wyprawę. Jana też była przeciwna, wraz z nią Kolio i reszta zespołu. Chciałam zostać Larą Croft. Uparłam się jak muł i teraz umierałam ze strachu. — Typowy dla ciebie brak konsekwencji emocjonalnej, Margarito. — Czy widzisz jakąkolwiek konieczność, żeby robić taką szopkę? — spytał zdenerwowany Dimitry na ostatnim zebraniu. Wcześniej przytargał moją walizkę do komisariatu i kompletnie wyprowadzony z równowagi kazał mi się zamknąć, bo wykrzykiwałam jakieś teksty o Bułgarach seksistach. Oczywiście wszystko w ramach śledztwa i dawania do zrozumienia, że nie wiem o podsłuchu, czyli dla zmylenia przeciwnika. Żałosna byłaś, Margarito, wiesz o tym doskonale. Jakby cię mieli podsłuchiwać? Może mącziju zamienił się w gołębia i leciał za tobą po ulicy Bękowskiego, żeby dowiedzieć się, co masz do powiedzenia? Uważam, że nie ma żadnego powodu, by narażać współpracownika na coś takiego. Skomentowała Jana, choć nie powiedziała jednoznacznie nie. To co robimy? spytał netko. Rozmontował mój komputer w poszukiwaniu podsłuchu, nie znalazł, i telefon. Także nie znalazł, ale przy okazji zgubił trzy płyty leonarda, które sobie ściągnęłam, co mnie rozzłościło, bo zapłaciłam za nie jakieś niebotyczne pieniądze. Trzeba ich zatrzymać. Wszystkich, odpowiedział dymitr z większym niż zwykle naciskiem w głosie. Nic nie mamy poza poszlakami. Jana rozłożyła ręce. — Za mało, żeby ich zdjąć. — A ty sądziłaś, Margarito, że zgromadziłaś twarde dowody. — Nawet jeśli on opowie z detalami, jak zabił Tarkowskiego, przecież to nie będzie dowód — przypomniał Christo. — Może się przyzna, jak go aresztujemy i przedstawimy nagranie. Upierałam się przy swoim. — Przecież to amatorzy. Wszyscy wzdychają. Dmitry siedzi z zaciętą miną. Dlatego powinni się nimi zajmować profesjonaliści, trwał przy swoim zdaniu. Wzruszyłam ramionami, ale on nie patrzył na mnie, więc nie widział tego gestu. Jana? Usłyszałam głos Kolia. Ma rację. Powinna zdecydować, jak chce zakończyć śledztwo. Uważasz, że nie będzie stronnicza w swojej decyzji, Margarito? Dobrze, zgodziła się nieoczekiwanie Jana. Zróbmy to. Uniosłam ręce w geście triumfu. Tylko, dodała i wskazała na mnie, ona ma być do tego przygotowana. I wy wszyscy. Perfekcyjna akcja. Jasne? Nie chcę trupa. To nieprofesjonalne. Uznał Dimitry i się wzdrygnął. Czy miał na myśli mojego potencjalnego trupa, czy też nie zgadzał się z decyzją przełożonej? Ona chyba tak to odebrała. Żebym ja nie powiedziała, co jest nieprofesjonalne. Rzuciła jana i po chwili dotarło do niej, jak fatalnie to brzmi. Nikt nie zaśmiał się z jej pomyłki. Ja też nie. Wiedziałam, że miała na myśli nie nasz romans, lecz pomysł włączenia mnie w śledztwo. Miałam przecież tylko tłumaczyć z Bułgarskiego na Polski i spróbować odszyfrować znaki. Nie zaś przesłuchiwać popadie i zdobywać dowody. A na pewno. Nie powinnam brać udziału w śledztwie, w które była zamieszana moja własna matka. Przypominam sobie, jakie mieli miny, kiedy wyjęłam z torby książkę znalezioną w szafce pod zlewem u popadli Lili. Rozmowę z Gorzkiem pozostawiłam sobie na deser. Dlatego siedziałam teraz w amfiteatrze i czekałam, aż zacznie się Turandot. Nie cierpię tej opery. Poza tym z typowym dla siebie brakiem konsekwencji umierałam ze strachu. I żałowałam, że tu się znalazłam. Niestety za późno. Wszystko szło nie tak. Pozwolono mi wrócić do domu na Benkowskiego, by uwiarygodnić moją decyzję o przyjęciu zaproszenia na Turandot. Na wypadek, gdyby ktoś jednak nastawał na moje życie, dostałam do ochrony netka, który ku utrapieniu dymityra miał spać na balkonie i chronić mnie przed atakiem z dachu. Na dole miał czuwać jakiś zwyczajny policjant. I patrzeć, czy mączył, nie forsuje zamka agrawką. Tak zarządziła Jana. Netko pokiwał głową, a Dmitr spytał, czy on nie może zająć się moją ochroną. Jana nie patrzyła ani na niego, ani na mnie, tylko wyjaśniła, że to byłoby nieprofesjonalne. W ogóle to słowo padało tego dnia najczęściej i nie wróżyło nic dobrego. Na szczęście Milena zachowywała się profesjonalnie i patrzyła na mnie nie wilkiem, tylko z pełnym zrozumieniem. Ja miałam nadzieję, że netko zachowa się profesjonalnie, jakkolwiek to rozumieć. Nie wiem tylko, czy za profesjonalne da się uznać chrapanie rozlegające się na balkonie przez północy. Prawie nie spałam z dwóch powodów. Po pierwsze, z powodu tego hałasu. Po drugie, ze strachu, że nadejście wroga nie obudzi mojego strażnika. Na szczęście Dymitr nie chrapie. Demonstracyjnie manifestował niezadowolenie z obrotu sprawy. Sprawiał wrażenie obrażonego albo urażonego, jak kto woli, to również było nieprofesjonalne. Jana kazała mu siedzieć w biurze i przejęła dowodzenie, bo przecież było nieprofesjonalne, gdyby on kierował akcją. Słowem, profesjonaliści stali się nieprofesjonalni, amatorzy zaś nie wzbogacili swojego doświadczenia. Pierwotny plan zakładał, że Momczył po mnie przyjedzie. Śledziłby nas policjant na wypadek, gdyby mumjeł chciał mnie dokądś wywieźć, uwięzić i szantażować policję. Chyba właśnie tego bał się Dimitr. Tymczasem dwie godziny przed spektaklem dostałam wiadomość, że momczył wyśle po mnie taksówkę i mam sama pojechać na miejsce. Zadzwoniłam ze służbowego telefonu do netka kierującego akcją Turandot i spytałam, co mam robić. Pojechać taksówką, czy pójść piechotą? Chociaż nieco trudno byłoby mi na obcasach. Powiedział po dłuższej chwili, żebym napisała, że sama znajdę taksówkę. Oczywiście taksówka przyjechała z policjantem za kierownicą. Dla mojego bezpieczeństwa. Napisałam jeszcze Monciłowi, że nie wiem, gdzie mam go szukać. Odpisał, że bardzo przeprasza, bo nie tak miało być. Po prostu zatrzymały go interesy. Kwestia życia albo śmierci i on mnie znajdzie. Miałam podać swoje nazwisko przy wejściu, bo umieszczono na liście VIP-ów dostanę najlepsze miejsce i takie tam. Ta część przebiegła w miarę gładko. Przyjechał policjant, bez słowa zawiózł mnie na miejsce. Podałam nazwisko, dostałam wspaniałe miejsce tuż pod sceną. Gdzieś na widowni liczącej trzy tysiące miejsc siedzieli Virginia, Milena i pięciu policjantów, których nie znałam. A którzy mieli czuwać nad moim bezpieczeństwem. Po spektaklu śledziliby nas. Na finał zaplanowano aresztowanie Mąciła. Siedziałam zatem i wypatrywałam Mąciła. Nie przychodził, choć spektakl się zaczął. Napisałam do niego kilka SMS-ów. Za każdym razem natychmiast przychodziły przeprosiny i prośba, żebym cieszyła się operą on jest właściwie tuż tuż. Wbrew zapewnieniom, nie przyjeżdżał co stawało się i irytujące, i podejrzane. Minął pierwszy akt, w którym krwawa księżniczka Turandot zabija pretendenta do swojej ręki, bo nie odgadł trzech zagadek. Pojawia się durny książę Kalaf i też chce spróbować swoich sił. Momczył się nie pojawiał. Ja przestałam pisać sms W drugim akcie Ping, Pong i Pang wspominają dobre czasy, kiedy księżniczki nie było i nikt nie zabijał książąt. Absurdalnie mają nadzieję, że miłość skruszy lód w sercu krwawej bestii. Nic z tego. Księżniczka nie zmienia się, choć Kalaf odgaduje zagadki. Co więcej, w ciągle ma ochotę umrzeć, bo nie zamierza zmuszać biedaczki do zamążpójścia. Proponuje, żeby Turandot odgadła jego imię. Jeśli jej się uda, on zgadza się umrzeć. Momcziu nadal nie przychodził. Prawie pochorowałam się ze zdenerwowania. W trzecim akcie członkowie dworu torturują kogo popadnie, aby poznać imię młodzieńca. Na męki idą sędziwy ojciec i dziewczyna, która nie wyjawia ani słowa. W chwili, kiedy widowisko ma się ku końcowi, uznaje, że momczył mnie wystawił, co witam z ulgą. W tym momencie przychodzi SMS ze stokrotnymi przeprosinami i prośbą, abym udała się do garderoby stojana daskałowa, czyli kalafa... osobiście. Momcił czekał tam na mnie. Kalaf właśnie jak Anioł zaśpiewał Nesum Dorma i pocałował księżniczkę, która wreszcie się zakochała. Pamiętam nauki Jany, Dymityra i Netka. Żebym pod żadnym pozorem nie pozwoliła zaciągnąć się do zamkniętego pomieszczenia, bo tam nie da się mnie strzec. Odpisuję zatem, żeby Momcił pozdrowił pana Daskałowa, bo zaczekam na niego na zewnątrz. Natychmiast przychodzi kolejna wiadomość, że mącił obiecał panu Daskałowowi spotkanie ze mną i bardzo mnie prosi, żebym przyszła. Nie uległam. Odpisałam, że mam dość takiej randki. Serdecznie mu dziękuję za zaproszenie na spektakl i wychodzę do domu. Owszem, zagrałam babank, nie widziałam innego wyjścia. Trudno, nie będzie dowodu. Dmitr zatryumfuje, a ja wyjdę ze sprawy jako tako z twarzą. Ludzie klaszczą jak szaleni. Weskało wkłania się raz za razem. Zignorowałam kolejną wiadomość, że pójdziemy tylko na chwilę przywitać się i napić szampana, a potem Momchil zapraszał mnie do najlepszej restauracji w Płowdivie. Samochód czekał na nas. Dziękuję za bilet, miejsce świetne. Dobrej nocy. Skierowałam się do wyjścia z niejaką ulgą, ponieważ miałam dość nerwów. Było mi gorąco. Buty na obcasach boleśnie mnie obtarły... A na dodatek ambicja mnie boli. Przecisnęłam się między ludźmi, pisząc zwięźle Dimitrowi i Janie, że Momciu nie przyszedł. Darowałam sobie szczegóły. Można odwołać Milenę, Wirginię i pięciu policjantów, bo ja wracam na swoje poddasze. Wysłałam i odezwał się mój telefon. Dzwonił Momciu. Po namyśle odebrałam, przygotowana na to, że usłyszę wymówki albo prośby. Może uda mi się odkręcić całą sprawę i doprowadzić do jego aresztowania? Mam twojego kochasia. Kto mówi? Przystanęłam zdumiona. Przechodzący ludzie trącają mnie. Głos jest zniekształcony. Mam twojego kochasia i zrobię mu krzywdę, jeśli w ciągu dwóch minut się tu nie zjawisz powtórzył głos. Ciągle stałam zbierając myśli. Ktoś porwał mączyła. Sądząc, że jestem z nim związana. To dlatego nie przyszedł na przedstawienie, tylko wysyłał wiadomości. Co mam zrobić? Myśl Margarito. Przepraszam, powiedziałam do słuchawki, nie wiem o co chodzi. Ten pan nie jest ze mną związany. To znaczy, ja nie jestem związana z nim. Minuta. Ktoś się rozłączył. Dzwonię do Jany. Wracaj, usłyszałam. Zaczekaj na Wirginię. Dimitr ma was zgarnąć. Czeka na was gdzieś tam na dole. Napisał mi też, że koniec zabawy. Teraz nie odbiera. Oni mają Momciła i mówią, że go skrzywdzą. Nie wiem, co mam zrobić. Przerywam jej. Porwali go dlatego nie przyszedł na przedstawienie. Teraz grożą, że zrobią mu krzywdę. Znaleźliśmy Momciła. Usłyszałam niepewną odpowiedź i nagle zrobiło mi się niedobrze. O co ci chodzi? — Gdzie Dymitr? — spytałam słabym głosem. — Myślałam, że z tobą. — Bo znaleźliśmy Georgiewa, odtrąbiliśmy koniec akcji i Dymitr pojechał po ciebie. — Kiedy? — Godzinę temu. — odparła. — Nie odbiera telefonu. Pewnie ma wyciszony. — Wracajcie na komendę. Musimy porozmawiać. Sprawy się pokomplikowały. Mamy Georgiewa i Wancza, dzięki tobie zresztą, bo ten twój znajomy się nie mylił. Rozłączyłam się. Dławił mnie strach. Ja na mnie nie zrozumiała. Mój kochaś to dymitr nie mączył. Mają dymityra. Próbuję oddzwonić na numer Mączyła, ale abonent jest poza zasięgiem lub ma wyłączony telefon. Zalewa mnie pot. Próbuję dzwonić do wirginii i nie odbiera. Wybieram numer dymityra. On też nie odbiera. Rozglądam się w panice. Co robić? Znaleźć Wirginię? Jak? Duszę się. Czy pani jest słabo? Zapytał mnie jakiś człowiek z silnym rosyjskim akcentem. Nie, nie, proszę mnie zostawić. Odwróciłam się, żeby pobiec na dół, tam, gdzie uwięziono dymityra. Proszę pani! Krzyknął za mną. Gdybym była policjantką, wiedziałabym, co mam zrobić. A tak biegnę w stronę garderób, pilnując jedynie, żeby się nie potknąć. Buty na wysokich obcasach stukają o kamienne schodki. Obejrzałam się za siebie. Zadzwonił telefon. To Jana. Odebrałam. Wracaj, poleciła. Koniec akcji. Virginia na ciebie czeka. Nie mogę mówić, bo. mają Dymityra! krzyknęłam. Co za bzdury! Usłyszałam, ale się rozłączyłam. Jej na nim nie zależało. Dla mnie on jest całym światem. Jeśli coś mu zrobili. Nie wiem, jak będę z tym żyła. Już raz go straciłam z głupoty, drugi raz tego nie zrobię. Dotarłam pod garderoby. — Proszę mnie wpuścić, pan Daskałow mnie oczekuje. — Przykro mi — powiedział ochroniarz. — Nie może pani tam wejść. — Ja muszę! Upierałam się i odrzucałam telefon od Jany. Chyba wyglądam dziwnie. Pewnie byłam rozczochrana, potrozmazał mi makijaż. Zdjęłam buty i postawiłam je obok ochroniarza na podłodze patrzył zdumiony. Tam są moi znajomi. Niech mnie pan wpuści. Zrobię dla pana co tylko pan zechce. Nie wiem o co pani chodzi, zdenerwował się. Tam jest wyłącznie pan Daskałow oraz dziennikarka z telewizji. Przeprowadza z nim wywiad. Proszę odejść. Nie wierzyłam mu. Był z nimi w zmowie. Proszę pana, złożyłam błagalnie ręce. To kwestia życia albo śmierci. Miał minę, jakby chciał wezwać policję albo pogotowie. Od wschodniej strony sunęły wielbicielki. Jedne niosły kwiaty, inne szły na niebotycznie wysokich obcasach z pustymi rękami. Rzuciłam się na drzwi garderoby. Ochroniarz zagrodził mi drogę. Niech pani stąd idzie, zaraz wezwę policję. Zaczęłam krzyczeć z niepokoju i bezsilności. Jednocześnie zadzwoniły dwie moje komórki. Na służbową, nieznany numer na prywatną Virginia. Odebrałam tę służbową. — Virginia przesyła sms w swoim stylu. Ile mam jeszcze na ciebie czekać? Zamiast głoski czy widzę cyfrę cztery. Wszyscy Bułgarzy tak piszą. Jakaś plaga. — Słucham — powiedziałam słabo. — Twój chłopak stracił palec — poinformował mnie zmodyfikowany głos. — Mam mu odciąć nos? — Albo może fiuta? — Nie, nie — Zginam się w pół, jakby ktoś mnie uderzył w brzuch. Jestem tu, tylko ochroniarz nie chce mnie wpuścić. Nie mogę wejść. To nieaktualne. Połączenie zostaje przerwane. — Proszę pani — powiedział ochroniarz — wezwę policję. Zignorowałam go, wpatrując się w telefon. Zadzwonił. — Słucham? Dokąd mam iść? Nie krzywćcie go! Róg Samodumowa i Hałakowa. Restauracja Grigorko. Za nią skręcisz w prawo, wejdziesz w pierwszą bramę. Daję ci siedem minut. Dobrze! Zerwałam się. Ochroniarz spojrzał na mnie z podełba. Drzwi się otworzyły i z garderoby mistrza wyszli starszawa dziennikarka oraz kamerzysta. Ochroniarz przestał zwracać na mnie uwagę. Wpadłam szybko do garderoby tenora, zanim ktokolwiek zdołał mnie powstrzymać. To szaleństwo, ale musiałam się przekonać, czy na pewno nie ma tam Dymityra. Nie ma. Siedział tam tylko zdenerwowany światowej sławy tenor Stojan Daskałow. Przepraszam. Wybiegłam z garderoby z telefonem przy uchu. Zaraz tam będę, nie róbcie mu krzywdy. Stój! zabrzmiał ostrzegawczy głos. Stanęłam jak przyspawana do podłogi. Zapomniałaś butów, Margarito. Co teraz zrobisz? Będziesz biec boso i narazisz się na urazy? Czy wrócisz po szpilki, w których będziesz równie sprawna, jak ktoś, komu zdjęto gips z obu nóg po rocznym unieruchomieniu? Wyłącz drugi telefon. Teraz. Tak, żebym słyszał melodyjkę. Robię, co każę. Może to największy błąd mojego życia. Jest kilka wiadomości od Jany, Virginii, nawet Netka, ale nie mam czasu ich przeczytać. Świetnie. Teraz wyrzuć wyłączony telefon. Ale wyrzuć! Wyrzuciłam telefon do kosza na śmieci, stojącego nieopodal. Zachciało mi się płakać. Telefon był nowy. Na dodatek straciłam kontakt z zespołem. Co ja teraz zrobię? Błąd. Trzeba było zapytać, co teraz powinnaś zrobić, Margarito. Wyrzuciłam! Dranie! Wrzasnęłam, doprowadzona niemal do histerii. Uspokój się bo więcej nie zobaczysz go w jednym kawałku. Głos stawał się coraz groźniejszy. Zaraz. Przecież komórka, przez którą teraz rozmawiam, ma nadajnik. Zaraz mnie namierzą. Wszystko będzie dobrze. Idę do was, powiedziałam płaczliwym głosem. Nie rozłączam się. Świetnie. Powtórz trasę. Wyrecytowałam nazwy ulic, którymi miałam przejść. Świetnie. Masz pięć minut. Teraz wyrzuć i ten telefon. Jeśli za chwilę namierzę sygnał, odetnę Kochasiowi ucho. Jasne? Połączenie zakończone. Biegnij ile sił w nogach. Nie zastanawiaj się, dlaczego to wszystko uknuto. To cię przerasta, Margarito. Jesteś za głupia, żeby to rozwikłać. Po prostu biegnij i o niczym nie myśl. I tak nic mądrego nie wymyślisz. Jak mogłeś się dać złapać, dymityrze? Tyle mówiłeś o profesjonalizmie. O tym, że nie mam przeszkolenia. Ty masz i co teraz? Tkwisz w piwnicy jakiejś restauracji. Na dodatek złapią mnie i podzielę twój los. Po co ja im w ogóle jestem potrzebna? Chcą szantażować policję? Złapaliście mąciła, ale pozostali okazali się sprytniejsi od was. Jano, zamiast ubierać się w sukienki, w kwiatki, powinnaś myśleć, jak złapać sprawcę. Dymityrze, powinieneś mnie słuchać. Nie. Wróć, Margarito. To ty powinnaś słuchać dymityra. Nie biegałabyś teraz ulicą bosok, a lecząc stopy o kamyki, sycząc z bólu, bo wbijać się w palec kawałek szkła. Nie wiesz, czego od ciebie będą chcieli, ale zrobisz wszystko, ty kretynko koszmarna, żeby mu pomóc. Gitka! Usłyszałam krzyk za plecami i stanęłam, bo to on wołał. Odwróciłam się i w dali dostrzegłam sylwetkę Dimityra. Wyglądał na zdrowego. Nie wiem, czy ma wszystkie palce, ale stoi i macha do mnie zdumiony, czemu tak biegnę. Gitka. Nie. Zastanawiam się, co ma na myśli, krzycząc nie. To nieważne, bo on jest wolny i żyje, i najwyraźniej ma się zupełnie dobrze. Muszę mu to wszystko opowiedzieć. Jak mi grozili, jak wyrzuciłam oba telefony, biegłam środkiem ulicy. Byłam tak blisko, widziałam jego przerażone spojrzenie. Czemu tak na mnie patrzysz? Wypuścili cię, tylko to się liczy. Zejdź na chodnik, Gitka, krzyknął Dimitr. Nie wiedziałam o co mu chodzi. Biegłam, bo musiałam znaleźć się w jego ramionach. On też biegł do mnie. Pewnie musiał w jakiś sposób im uciec, może ich pozabijał. Zamiast mnie objąć i powiedzieć, że wszystko w porządku, Dimitr popchnął mnie w biegu z całych sił. Chyba za słabo, ponieważ coś mnie bardzo mocno uderzyło. Wyleciałam w górę jak szmaciana lalka podrzucona dla zabawy. Widziałam niebo i gwiazdy, a potem wszystko spowiła czerń. Nie zobaczyłam całego swojego życia w ułamku sekundy, tylko samochód, który chciał mnie przejechać, oraz leżącego na ulicy Dymityra. — To chyba koniec — pomyślałam w ostatnim przebłysku świadomości. Konstantynopol. XII wiek. Liczebność rycerzy zgromadzonych podczas święta mnie onieśmiela. Moich braci zapewne też. W wielkiej sali tronowej zajmujemy pierwsze rzędy po prawej stronie władcy, Aleksego I Komnena, pana szlachetnego i walecznego, cesarza Bizancjum, który za chwilę zrzuci z siebie brzemię chrześcijaństwa i stanie się jednym z nas. Bratem miłym Bogu. Dopełni się przeznaczenie. Cesarz wypełni obietnicę złożoną nam, bogomiłą, cztery wiosny temu. My także dotrzymamy słowa i przywrócimy duchową świetność Jerozolimie. Ja pozostanę tu, w Konstantynopolu, jako doskonały. Będę mógł pojąć za żonę Alisę, najpiękniejszą z pięknych i najmądrzejszą z mądrych. Witajcie, najdostojniejsi, rozpoczął przemówienie Aleksy. Zgromadziliśmy się tu, aby oddać pokłon najświętszej dziewicy i jej synowi, Panu naszemu. Po lewej stronie, wywyższeni przez niego, zasiadają dawni towarzysze broni cesarza. Alisa powiedziała mi, że szczególnie tłumnie na święto przybyli rycerze z królestwa Francji, Rywik z Boulogne, Eustachius V zwany mistrzem także z tego miasta poza tym Aldemar z Montej, Emeryk de Vermondois. Mateusz z Chambord, Gwidon z Carcassonne, Mikołaj de la Tour. Ten ostatni jest tu obdarzany niemal na bożną czcią i nazywany świętym za życia. Alisa podczas ostatniej wspólnej nocy wyszeptała mi, że będzie także pogromca wojsk tureckich, towarzysz broni Aleksego, Rajmund IV z Tuluzy. Myliła się, bo Rajmund zmarł. Ucieszyło mnie to, gdyż mógł zagrozić naszej sprawie. Zaraz w pierwszych słowach Aleksy wspomniał owego dowódce wojsk prowansalskich i bohatera marszu na dyrrachium, a następnie triumfalnego zwycięzcę, który w glorii chwały wrócił do Konstantynopola i dołączył do pozostałych krzyżowców. Widziałem poruszenie na twarzach wysłanników Rzymu, i wiedziałem z czego ono wynika. Rajmund został dwukrotnie ekskomunikowany. Ja i moi bracia potraktowaliśmy to jako znak, że cesarz nie będzie starał się przypodobać papistom. Drogi towarzyszu broni, krzyknął Aleksy. Ponownie wzywa nas Ziemia Święta. Ponownie musimy wydrzeć Boskie Miasto z rąk niewiernych. Nawet jeśli druga wyprawa krzyżowa pochłonie więcej ofiar i przyniesie mniej korzyści, jest nieunikniona przekonywał cesarz Imperium. Zagrzej nas do walki, apelował Aleksy. Ty, który teraz zasiadasz przy samym Bogu. On wszak wywyższył cię i obsypał zaszczytami, w podzięce za to coś uczynił dla najświętszego miasta. Wyproś dla nas łaski. I spoczywaj w pokoju, dostojny towarzyszu, z innymi braćmi, którzy wraz ze mną przelewali krew za Chrystusa. Wśród zgromadzonych nie ma Alisy ani żadnej z kobiet dotrzymujących nam towarzystwa od chwili, kiedy pojawiliśmy się w pałacu. Jedyną niewiastą wśród nas jest księżniczka Anna Komnena. Przyglądam się jej ukradkiem. Brakuje jej urody, za to emanuje dostojeństwem. Tak mówiła Alisa. To wielka władczyni. Kiedy sędziwy Aleksy zamknie oczy, Anna zechce walczyć ze swoim bratem Janem o tron. On także tu jest i ze skupieniem słucha przemowy ojca. Co dzieje się w jego umyśle? Ma nadzieję zostać dowódcą wyprawy krzyżowej? Czy chciałby pozostać w Konstantynopolu i przejąć schedę po ojcu? Każdy pragnie zaszczytów i tronu, zwłaszcza królowie. Aleksy może nie dożyć kolejnego miesiąca. Tymczasem przemawia, jakby miał zostać dowódcą kolejnej wyprawy. Siłę daliśmy mu my, bogomili i nasza wiara. Jesteśmy nieliczną grupą wobec zakonników papieskich, tych psów rzymskich, węszących w poszukiwaniu zdrady, odstępstwa od swojej Biblii, uzurpujących w sobie prawo do interpretacji nauk Chrystusa, które to rzekomo głosił. Wiem, że nas nienawidzą i uważają za wrogów. Szpiedzy donieśli nam, że planują stworzenie specjalnego zgromadzenia, zwalczającego innowierców, czyli wszystkich tych, którzy ich zdaniem mogli zagrozić bogatym rzymskim biskupom. Niech tworzą. Już niedługo staną się psami trzymanymi przez nas na łańcuchu. Na tronie apostolskim zasiądzie najdoskonalszy z bogomiłów. Takios, powiedział Aleksy i patrzył na delegację papieską wymownym wzrokiem. Mówił o jednym ze swoich generałów tureckiej krwi, którego pozbawił nosa, czyniąc nosicielem największej hańby, Pokazuje tym samym, że nie będzie znał litości nawet dla tych, których kiedyś uważał za braci. Przecież po koronacji stworzył dla towarzysza zabaw dziecinnych tytuł megas Carios, a następnie walczyli ramię w ramię w licznych bitwach. Anna Komnena w Aleksjadzie nie mogła się go nachwalić. Obsypany zaszczytami, z nieznanego powodu zdradził cesarza. Opuścił armię krzyżowców w trakcie oblężenia Antiochii pod błahym pretekstem. Cesarz stracił do niego zaufanie i srogo go ukarał. Papierze, skąpani od setek lat we krwi, zasiadający na tronie piotrowym po tym, jak zgładziliście innych, równie krwawych pretendentów, drżyjcie teraz i módlcie się o swoje życie, bo możecie skończyć jak takijos. Nikt się nad wami nie ulituje. Tchórzostwo jest niewybaczalne i hańbi. Można je zmazać jedynie krwią przelaną w obronie wiary. Zdrada, przemawiał Aleksy, pozostanie zdradą. Niczym nie można jej zmazać. Plugawi do dziesiątego pokolenia. Piętnuje synów i wnuki. Spojrzałem na brata Edrana. Wczorajszy wieczór spędził w prywatnych komnatach Anny Komneny. Pouczyła go, jak ma się zachować w obliczu przyjęcia przez Ojca wiary bogomiłów. Zaraz po nim, na prośbę Alisy, księżniczka zgodziła się wysłuchać mnie. Jeśli legaci, papiescy i zakonnicy zechcą opuścić zgromadzenie, mówił nam Edran po spotkaniu z Anną, zostaną ujęci i skazani. Zapłoną stosy pełne innowierców, dodał metody i wbił w Edrana wzrok pełen ekstatycznego uwielbienia. Widziałem przygotowane stosy, wyszeptał Roman. Stosów ustawiono osiem. Tyle ilu papistów brało udział w zgromadzeniu. Ten środkowy, najwyższy, przeznaczono zapewne dla namiestnika papieskiego, któremu brzuch wypychał czerwoną szatę. Ogień mocno zapłonie na takiej ilości tłuszczu. Nic nie działa tak dobrze na człowieka małej wiary, jak widok bata. Brat Tesar zaśmiał się krótko. Jeszcze lepiej działa widok stosu, oparł go brat Kusman, który musiał mieć doświadczenie w tym względzie. Po drodze opowiadał nam o procesach zakończonych śmiercią w płomieniach. Ofiarą nie zawsze padali innowiercy. Czasem wystarczyło, aby zazdrosny sąsiad doniósł na drugiego, albo mąż chciał się pozbyć starej lub niepłodnej żony. Oburzało mnie to. Widok chrustu i wbitego pala przeraża mnie. — wyjaśnił Roman. Cesarz kazał ustawić stosy na bocznym dziedzińcu. Kogo chce spalić? — Papistów — uśmiechnął się Matias. — Po tym, jak przyjmie naszą wiarę, cesarz spali na stosie rzymskich namiestników. Matias szepcze do ucha swojej dziewczynie, że niesie prawdziwą księgę. — Wie to od samego brata Edrana — powiedziała mi o tym alisa. Na szczęście Anna Komnena zna prawdę. Alisa zaś przewyższa sprytem faratę. Nie wiem, jakie są zamierzenia brata Romana i czemu nie odzywa się do mnie, pytałem alice Wyznała, że Roman nie rozmawia z Halenią. Pozwala jej przynosić jedzenie i zamienia z nią kilka grzecznościowych słów. Czyżby bał się pokusy? Bracie Romanie, myślę, skupiając się ponownie na przemowie Aleksego, nie pozwolę, aby ominęły cię zaszczyty. Najgorsza jest zdrada naszej wiary, rzekł cesarz. Tylko wiara trzyma nas razem. Tylko sztandary Chrystusowe mogą zaprowadzić nas przed oblicze namiestników Boga na ziemi i przed Jego oblicze w niebiosach. Poczułem zaniepokojenie. Aleksy zbyt dużo mówił o wierze chrześcijańskiej. Papiści wydawali się zadowoleni. Psy zakonne patrzą na nas, bogomiłów, z wyższością. Może Aleksy chce osłabić ich czujność. Wstał papista i gestem poprosił o pozwolenie na zabranie głosu. Aleksy udzielił mu go. — Państwo nasze, święta ziemia Bizancjum, jest dla nas niczym matka. — My, jej najwierniejsi synowie, bolejemy nad bezczeszczeniem jej przez niewiernych. Twoim obowiązkiem, panie, jest być strażnikiem wiary w Chrystusa, rozpoczął. Na twarzy Aleksego drgają mięśnie. Widać, że jest wzburzony. Zawarłeś pokój z Turkami, panie, ze względu na własne interesy. Nie zaś ocalenie nauki Chrystusa, odezwał się inny papista. To jeden z templariuszy. Masowo wieszano ich pod Jerozolimą za nieposłuszeństwo. Jeśli nie powściągnie języka, zapłonie na stosie obok papistów. Templariusze, diabelskie nasienie. Powiadają, że tylko dlatego utrzymali jakiekolwiek wpływy, że nikt nie odkrył, gdzie ukrywają zrabowane w Jerozolimie bezbrzeżne bogactwa. Nie obroniłbym imperium, gdybym wtedy najechał seldżuków, odpowiedział spokojnie Aleksy. A następnie pozwolił, aby rycerze świeccy i zakonni krzyczeli jeden przez drugiego jak przekupki na targu. Zachowaliśmy w swoich szeregach spokój, chociaż ciężko nam słuchać o kalaniu Słowa Chrystusowego. Wreszcie krzyki ucichły. Czy dość rzucaliście w siebie i we mnie kamieniami? spytał wreszcie Aleksy, a jego twarz wykrzywił grymas bólu. Zadaniem wodza nie jest walka z każdą hordą podchodzącą pod bramy miasta. Oddychał głęboko. Widziałem, jak podszedł do niego Giermek, ale cesarz władczym gestem kazał mu odejść. — Mówię wam. Ci, którzy kąsają imperium najbardziej, to niewyznawcy Allaha. Oni otwarcie mówią, że nie wierzą w dzieło Syna Bożego i stają z nami do walki twarzą w twarz. Prawdziwym zagrożeniem są wierzący w cielce, które sami malują. Ci, którzy twierdzą, że nie było Chrystusa na ziemi. Zapadła cisza. Aleksy zaczął kaszleć. Ponownie Giermek podszedł do niego i ponownie został odprawiony. Zaprosiłeś najjaśniejszy panie jednych z tych innowierców, o których mówisz. Zastanawiamy się dlaczego. Poświęciłeś życie na zwalczanie tych szkodników... A teraz posadziłeś ich po swojej prawicy. Brat Edran wstał i spojrzał na mówiącego te słowa rycerza z krzyżem na piersiach. Wszyscy zaczęliśmy odmawiać ojcze nasz. Przez chwilę nikt nam nie wturował, ale od słów bądź wola twoja przyłączyli się papiści. Modlitwa uspokoiła nastroje. Na chwilę skrzyżowały się spojrzenia moje i Romana, lecz Roman zaraz odwrócił wzrok. — To prawda — przyznał Aleksy. — Zaprosiłem braci bogomiłów, aby przedstawili nam swoją wiarę. Stało kilku legatów papieskich i prawie wszyscy mnisi. Wrogo spoglądali na Edrana. — To hańba — krzyknął jeden z nich. Aleksy zrobił krok wstecz i zwrócił się do najważniejszego z dostojników papieskich, tłustego mężczyzny z okrutnym wyrazem twarzy i ciałem zniszczonym rozpustą dotychczas siedział nieruchomo, zatopiony w myślach i nie brał udziału w sporze. Cóż powiesz na te słowa, dostojny cenziusie franzipani? Struchlałem. A więc to on przyjechał z Rzymu. Najbardziej wpływowa postać stolicy apostolskiej jest dostojnym gościem Cesarstwa Bizantyjskiego. On nie wahał się uwięzić samego papieża Gelazego II, następnie zwrócić mu wolność, Wygnał go i powtórnie uwięził, kiedy ten wrócił do Rzymu po należny mu tron piotrowy. Bogomili i Manichejczycy to plugastwo naszych czasów, krzyknął Franzipani. To plagi opisane w Apokalipsie! Stoimy osamotnieni podczas gdy wszyscy krzyczą i złorzeczą nam. Pokornie pochylamy głowy. Nie intonujemy modlitwy. Czekamy, aż nasi wrogowie stracą głos. Zaraz karta się odwróci i Aleksy wskaże Paniego jako zdrajcę. Nie zabił wprawdzie Gelazego, ale strącił go z tronu Piotrowego, a tylko Bóg może to uczynić. — Masz rację, czcigodny Censjusie — Aleksy uniósł dłoń, w której dzierży miecz. — Każdy, kto zdradza naukę Chrystusa, jest sługą szatana. Podobnie jak ten, kto odbiera papieżowi tron i sam zajmuje jego miejsce. Mój wzrok skrzyżował się tym razem ze wzrokiem tego, który wygnał papieża. Przez ułamek sekundy dostrzegam strach. Rozległy się pomruki. Aleksy wygląda na bardzo zmęczonego. Spojrzałem teraz na Jana. Siedział nieporuszony. Anna Komnena wydaje się dość spokojna i obojętna. Królewskie dzieci nie zabierają głosu. Zaczyna się więc widowisko. Nie ty będziesz mnie sądził. Rozległ się podniesiony głos Cenziusa. Nie jest winą, lecz zasługą, że wygnałem nikczemnika, który podstępem zdobył piotrowy tron. Wypełniłem wolę Boga! Święty Piotr był rybakiem! Wolał zginąć niż odziewać się w purpurę! krzyknął jeden z franciszkanów. Wcześniej trzykrotnie zaparł się pana! wrzasnął cenzius. Nieprawda! gorączkował się franciszkanin. To jedynie legendy. Święty Piotr nigdy nie zaparł się Jezusa. — Twierdzisz, że słowa apostołów nie są prawdą? Przez chwilę patrzyli na siebie wrogo. Purpurowy papieski bogacz i franciszkanin w brązowej szacie zakonnej. Mógłby zostać naszym sprzymierzeńcem, gdyby tylko zechciał zrozumieć naszą naukę. Aleksy cofnął się i z pomocą giermka wrócił na tron. Brat Edran wstał i wyciągnął ręce przed siebie. Na co czekasz, panie? zwrócił się do Aleksego. Przybyliśmy tu, abyś czerpał z księgi, która jest naszą mądrością. Chcemy ją powierzyć tobie, Bizancjum, a co za tym idzie światu. Pan Bóg na to czeka. Przyjmij naszą wiarę. Głosy naprzemian milkną i wybuchają z wielką siłą. Uczestnicy zgromadzenia są wzburzeni. Brat Edran wyjawił bowiem tajemnicę Aleksego, zanim ten zrobił to sam. Zdrada. Bogomili ukrzyżowali Jezusa. Cóż za bzdury? Żydzi ukrzyżowali Jezusa. Głos Romana przebija się przez wrzaski, ale nikt nie zwraca na niego uwagi. Zgromadzeni zwracają się nagle przeciwko nam. Niepodobna, wykrzyknął jeden z najwyższych dostojników papieskich. Kim jest ten mnich? I czemu siedzi z nami jak równy z równymi? — Jestem Edran z Filipopolis. Przebyłem jako pielgrzym drogę z miasta, gdzie brat nasz Bazylii założył najstarsze i najdoskonalsze opactwo na zaproszenie samego cesarza świętego Cesarstwa Bizantyjskiego. Rozległy się śmiechy i groźby. — Zamilcz, starcze — rozkazał rycerz niewielkiego wzrostu z twarzą pooraną z marszczkami. — Czy walczyłeś z nami o wolność rozolimy? Natychmiast rozległy się głosy poparcia dla rycerza, także ze strony tych, którzy są zbyt młodzi i na pewno nie byli w Anatolii. Nie walczyłem, odparł brat Edran z godnością. Jak powiedziałeś, panie, jestem mnichem. A mnisi, przynajmniej ci prawdziwi, powiedział patrząc w kierunku templariuszy, są oddani Bogu, nie wojnie. Wrzaski z sali zagłuszają go całkowicie. Aleksy uniósł rękę kilkakrotnie, aż zgromadzeni w końcu uciszyli się nieco i brat Edran kontynuował przemowę. Uważamy jednak, że wiara wymaga wyrzeczeń. Jednym z nich, które my, bogomili, akceptujemy, jest święta wojna, czyli walka w obronie naszej wiary. Ponownie rozległy się krzyki i złożeczenia. I znów Aleksy uciszył zgromadzonych. Kogo nazywacie niewiernym? Krzyknął Edran. Mnie? Wierzę w jedynego Boga, syna Jego Jezusa, którego nazywamy Logosem, i w szatana. W szatana i wy, chrześcijanie, wierzycie. się go tak samo jak wy, ale od jego wpływu chroni mnie święta księga. Czym jest ta twoja księga? zapytał rycerz z Anglii. Wiedziałem, że to towarzysz nieszczęsnego Roberta II-Krótkołudego, który po rozsławieniu się bohaterstwem pod Antiochią oddał się pijaństwu i hulankom. Uwięziony i oślepiony przez króla Henryka przebywał zamknięty w jakiejś twierdzy. Nasza księga zawiera prawdę o stworzeniu świata, jaką przekazał Bóg naszemu ojcu Bazelemu we śnie, oraz zapowiedź zagłady tego świata, znaną z przekazów Jana chrzciciela i jego uczniów. To nie może być prawda, wrzasnął niski rycerz z Bajon, najwyraźniej zamożny, bo w bogato zdobionej szacie. Apostoł Jan. Ulubiony uczeń Chrystusa dał nam świadectwo apokalipsy, która zniszczy ziemię, jeśli tacy jak ty albo tobie podobnie otumanią chrześcijański świat swoimi kłamliwymi dogmatami, zawołał jeden z templariuszy wspierany okrzykami pobratymców. To wasze dogmaty są fałszywe, krzyknął Edran, a my wtórowaliśmy mu, jako że nie potrafiliśmy opanować emocji. Nasze nauki pochodzą od Boga, a wy! Edran wskazał palcem papistów. Sfałszowaliście je dwa wieki temu, aby uzasadnić wasze grabieże. Ponownie rozległy się krzyki i złożeczenia. Aleksy nie był w stanie opanować wzburzonych rycerzy ani nas. Jego gwardia biegała między skłóconymi gośćmi i uspokajała wszystkich. Wreszcie zapadła niemal całkowita cisza. Zebraliśmy się, aby posłuchać tych mnichów powiedział Aleksy Komnen, wskazując naszą ławę. To prawda, że ich zaprosiłem. To prawda, że obiecałem im posłuchanie. Ci, którzy walczyli ze mną ramię w ramię, wiedzą, że nie ma władcy bardziej ode mnie oddanego sprawom chrześcijaństwa, ale. zawiesił głos. Napięcie staje się nieznośne. Patrzę na Jana, który wykazuje pewien niepokój, i na księżniczkę, która siedzi ze spuszczonym wzrokiem, sprawia wrażenie, jakby spała. — Ale — podjął temat Aleksy. — Jeśli nie przekonają nas, że nie są bluźniercami, a ich wiara nie ma na celu wywyższenia szatana ponad Chrystusa, nakarmimy nimi lwy — wrzasnął jeden z papistów. Sala zaś wybuchła śmiechem. — Niech mówią — to głos Aldemara z Montej. Wstał brat Edran. Aleksy nakazał mu usiąść, i wskazał mnie. Niech on mówi, zażądał. Spojrzałem na edrana zaskoczonego podobnie jak reszta braci. Roman posłał mi wreszcie spojrzenie pełne nadziei. Znamy wasze dogmaty, odezwał się Frangipani. Kłamliwe, bluźniercze pisma. Nie macie świętych, bo nie znacie świętości. Nie piszecie ikon, bo modlicie się do szatana jesteście robakami, pełzającymi po ubóstwie tego świata. Wyrzeknij się swojej wiary, mnichu, radzę ci dobrze, krzyknął niski, przysadzisty maltańczyk. Wyprostowałem się i dumnie uniosłem głowę. Kim byłbym, gdybym wyrzekł się swojej wiary w obliczu szyderstw? Spytałem i śmiechy umilkły. Wiara nie jest, panie, czymś, co da się zrzucić jak szatę. Jest łaską. Ja jej doznałem. — Ty, panie, jak mnie mam również, skoro Bóg pozwolił ci zostać sędzią samego namiestnika tronu Piotrowego. Censius poczerwieniał na twarzy. — Milcz — syknął. — Ty psie nieczysty! — Możesz mnie lżyć i upokarzać. Nie poznasz odpowiedzi na żadne pytanie, jeśli go nie zadasz. Zaległa cisza. Niemal słyszałem bicie serc zgromadzonych. Jakież to pytanie mam tobie zadać, Mnichu, odezwał się. Milcz, bracie Cyrylu, wykrzyknął Edran. Milcz i pozwól przemawiać dostojniejszym od siebie. Zignorowałem go. Cens już podszedł do nas blisko. Stanął i patrzył. Tylko Matias opuścił wzrok. Byłem silny. Gdybym chciał, mógłbym go uderzyć, nawet zabić. Gwardzista papieski najwyraźniej też tak pomyślał, gdyż podszedł do nas i położył rękę na pochwie miecza. — Milcz, starcze — Frangipani zwrócił się do Edrana. — Niech przemawia mnich, który nie ma w sobie strachu. — Żaden z nas nie ma w sobie strachu — krzyknął Kusman i spojrzał na niego z pogardą. — Wszyscy możemy dać świadectwo. — W takim razie niech on da świadectwo. Aleksy Komnen próbował wstać. Ale nie zdołał i opadł na tron. Co zatem masz do powiedzenia? Zwrócił się do mnie Cencius. Nabrałem powietrza. Przybyliśmy tu, aby dać świadectwo naszej wiary. Zacząłem. Brat Edran wzniósł ręce ku niebu i zaczął szeptać modlitwę. Nasza wiara jest prawdziwa. Nasza miłość do Boga czysta. A ciało zdolne do poniesienia ofiary w imię najwyższego. Czcicie szatana, rozległy się głosy templariuszy. Nieprawda Powtarzaliśmy to po wielokroć, także i tu w tej sali. My nie czcimy szatana, boimy się jego wpływu bardziej niż wy. My tylko prawdziwie wierzymy w jego istnienie i w to, że szatan jest złem. Nie budujecie cerkwi ani nie chowacie zmarłych zgodnie z obrządkiem! wrzasnął inny spowity w barwy francuskiego miasta Carcasson. Nie potrzebujemy obrzędów, nie czcimy świętych. Dla nas jedynym świętym jest Bóg i jego synowie. Dochodzą nas słuchy o waszych orgiach! Bezcześcicie święte węzły małżeńskie! krzyknął templariusz o imieniu Zygfryd. Żyjemy skromnie z pracy własnych rąk. Zaprzeczyłem ponownie. — Nie mamy żon. — Łżesz, mnichu. Aleksy z pomocą giermka podszedł do mnie. Straszny grymas obnażył poczerniałe od choroby zęby. — Wprowadzić ją! Drzwi się otworzyły. Dwóch rycerzy przywlekło Alice po wysadzanej złotem posadzce i rzuciło ją tuż przed Aleksym. Alisa miała potargane włosy i suknie w strzępach. Oddychała ciężko... Nie patrzyła na mnie ani na cesarza. Serce podeszło mi do gardła. Co tu robiła Alisa? Ulubienica królewskiej córki. Wstań, rozkazał Aleksy. Wydała z siebie spazmatyczny szloch i spróbowała wstać. Osunęła się jednak na posadzkę i uniosła spętane dłonie. Panie mój, zawołała do Aleksego, ale to mnie prosiła o pomoc. Czarownica. Rozległ się szmer zakonników. Widziałem, z jakim wstrętem spogląda na nią legat papieski, z jaką pogardą patrzą na nią inni zakonnicy papiści. Nie rozumiałem, co się dzieje. Moja lisa nie była czarownicą. To anioł! Powinna teraz czekać w pokojach księżniczki Anny na zakończenie debaty, spokojna o powodzenie naszej sprawy. Stań, nieszczęsna, i wyznaj swoje winy! Co robisz, Aleksy? Twoje godziny są policzone. Pojednaj się ze swoim bogiem, skoro nie chciałeś naszego. Zrób to, póki masz czas. Na prośbę Alisy sporządzono truciznę, którą połkniesz z winem tuż po tym, jak przyjmiesz naszą wiarę. Bogomili po twojej śmierci posadzą na tronie przyjazną im Annę Komnenę. Nie mam żadnych win, płakała Alisa. Chciałem do niej podejść, ale nie mogłem. Nie potrafiłem. Może to część gry. Próby, której mieliśmy zostać poddani. Szukałem wzrokiem Anny Komneny. Siedziała nieporuszona. Na twarzy miała wypisany spokój. Najjaśniejsza pani. Uratuj Alisę. Przecież obiecałaś. Ona zrobiłaby dla ciebie wszystko. Aleksy podszedł do Alisy. Złapał ją za włosy i podniósł z kolan. Potem wymierzył jej policzek. Poczułem dudnienie serca. Chciałem, żeby cierpiał przed śmiercią. Z którym z tych bluźnierców Chrystusa spółkowałaś? Alisa nie przestawała płakać. Następnie wskazała palcem legata papieskiego. Zerwało się kilku zakonników. Z nim, krzyknęła Alisa. Ofiarował mi złoto za to, że cię zdradzę, najjaśniejszy panie. Censius frangipani pani się zagotował. Zdrada, czarownica, na stos z nią. Nigdy wcześniej nie widziałem tej kobiety. Czyżby Alisa dopuściła się zdrady? Czy w jej słowach było chociaż ziarno prawdy? Aliso, jak mogłaś złamać mi serce? Zostanie osądzona. Powiedział spokojnie Alexy i sięgnął po puchar pełen wina, z którego wypił potężny łyk. We właściwym czasie. Teraz będzie świadkiem w procesie innowierców. Znów rozległy się krzyki i tym razem szybko ucichły na widok mieczy gwardzistów cesarskich. Drżałem na całym ciele. Nie patrzyłem na żadnego ze swoich braci. Muszą wiedzieć, że rozmawiałem z Alisą i że to ona była tą, która towarzyszyła mi na dworze. Czy także mnie podejrzewają o zdradę? Oknowania z papistami? Aleksy. Kiedy osądzisz papistów i przykładnie ukarzesz za przeinaczanie imienia Boga, za okradanie ziemi świętej, napychanie brzuchów zbyt wielką ilością pokarmów, masowe mordy na niewinnych kobietach i dzieciach dokonane podczas krucjaty? — Odbędzie się sąd – Aleksy uniósł kielich w drżącej dłoni – nad odszczepieńcami, nad zdrajcami, którzy zakradli się tu zdradziecko, aby wyrwać nam z serc Chrystusa. Zamarłem. Aleksy dał znak. Dziesięciu rycerzy ruszyło ku nam. Chwycili nas i wywlekli na środek. Spojrzałem na Lisę. Kręciła głową przerażona, łkała. To nie ja zdradziłam, krzyknęła do Aleksego. Ja nic nie zrobiłam. To oni. Wysunęła oskarżycielsko palec w moją stronę. Zamilcz kobieto! Brat Edran splunął i z pogardą zwrócił się do Aleksego. — Przyrzekałeś przyjąć naszą wiarę. — Kłamco! — Za takie słowa mógłbym cię zabić bez sądu. — Nie zrobię tego jednak. — Co więcej, powołam sprawiedliwy sąd, by was wysłuchał i wydał wyrok. — Panie Boże nasz! Edran wzniosł ręce i zawył. — Pomóż wiernym tobie jednemu! Jeśli Bóg cię kocha, powiedział Aleksy, będzie ci sprzyjał. Tymczasem niech zacznie się proces. Wysłucham stron, choć dość usłyszałem. Zamilkł. Patrzyliśmy na siebie z braćmi. Byliśmy przerażeni. Nawet na twarzach braci z rodopów, na których nigdy nie widziałem gwałtownych uczuć, malował się lęk. Proszę, aby razem ze mną nad przebiegiem procesu czuwali censius frangipani oraz Gwidon z Carcasson. Odezwał się tymczasem Aleksy. Jeśli mieliby sądzić papista i templariusz, już można podpalać dla nas stosy. Wezwani wystąpili na środek i zajęli miejsce obok Aleksego. Czy przyrzekacie sprawiedliwie osądzić tych oto mnichów? — Przyrzekamy. Na twarzach Censiusa i Zygfryda błąkał się uśmiech. Słuchamy was, drodzy bracia, mili Bogu, przemówił poważnie Alexy. Cóż macie do powiedzenia? Tym razem mówił brat Edran. Przedstawiał nasze dogmaty jeden po drugim. Jego przemowa była pełna pasji i rzeczowa jednocześnie. Przemawiał z natchnieniem godnym greckich oratorów. Nie zwracał uwagi na okrzyki z sali. Aleksy nie pozwalał, aby mu przerywano. Kiedy skończył, Aleksy spojrzał na Frandzi Paniego. Ten pokręcił głową. Twoja wiara jest złem. Wasza księga zasługuje na spalenie. Wasze klasztory powinny zostać zamknięte. Mnisi zaś i współwyznawcy wygnani za morza. Co masz do powiedzenia, czarownico? Zwrócił się Gwidon do Alisy. Ja nic nie zrobiłam, szlochała Alisa. — Któremu z nich służyłaś? — spytał Censjus. Alisa wskazała mnie palcem. — Czy spółkowaliście ze sobą? Censjus spojrzał na mnie z pogardą. — Nie — odpowiedziałem za nią. — Nie tknąłem tej kobiety. — Wydarła mi tajemnicę. Musiałem kłamać, aby ocalić Alisę. — Jaką to tajemnicę wydarłaś mnichowi, kobieto? — dociekał Templariusz. Potem podszedł do niej i uderzył ją w twarz. Alisa krzyknęła. Aleksy wysłał po coś giermka. Ten wrócił z kośćmi brata Alberta. Alisa nie patrzyła na mnie. Kim był ten człowiek, którego szczątki tu widzimy? Spytał. Bogomiłem? To nie są kości Bogomiła, wyznałem, tylko chrześcijanina. Brat Edran wpatrywał się we mnie. A ja patrzyłem prosto w oczy Censjusowi. Głupcze, wycedził Censjus. Chcesz powiedzieć, że się mylimy? To kości czarownicy! Spalić je! Możesz kazać je spalić. Ciągnąłem pokornym tonem, choć moje słowa brzmiały stanowczo i były pełne wiary. To tylko kości. Popiół spadnie na chrześcijańską ziemię i tutaj pozostanie. Tak jak pragnął tego brat Albert. Zdrajca. Cienki głos należy do brata Matiasa. Skąd u was bogomiłów kości chrześcijanina? spytał leciwy rycerz Gerald Amien skłoniwszy się uprzednio Aleksemu. Brat Albert, kiedyś bogomił, odszedł od naszej wiary i przyjął chrzest. Jego kości są świadectwem drogi, którą przebył. Kłamie! rozległy się głosy. Niech jego kamraci potwierdzą te słowa krzyknął młodzik z czarnym wąsem, syn zasłużonego rycerza Fryderyka z Bajon. Aleksy podszedł do Edrana. Cóż na to powiesz? Powiem, że ten oto Cyryl nie jest już bogomiłem. Niech szczęśnie, podobnie jak kości nikczemnika, który odwrócił się od prawdziwego boga. Censius krzywił twarz w uśmiechu, który fałszywie próbował ukryć. W takim razie Jestem skłonny ci uwierzyć, mnichu. Ukosz się przed nami. Przyjmij prawdziwą wiarę, a wybaczymy ci, tobie jednemu. Korzę się jedynie wobec mojego Boga, powiedziałem. Nie czynię tego nawet wobec stosów, które zdradziecko ustawiliście. Zapadła cisza. Najjaśniejszy panie, zwróciłem się do Aleksego Komnena, czy godzi się. Aby tak wielki władca zapraszał bogomiłów do Bizancjum i tu chciał ich zgładzić? Czy godzi się, aby strażnik wiary chrystusowej sądził nas podobnie jak poncjusz Piłat Chrystusa? Aleksy uniósł gniewną twarz. Cisza trwała, a ja kontynuowałem. Czy godzi się, aby cesarz imperium zgładził garstkę mnichów bez sądu? — My jesteśmy waszymi sędziami mnichu! — wrzasnął pani. Przez ciebie przemawia szatan! Na stos z nimi rozległy się krzyki. Wydałeś wyrok patrzyłem na Aleksego zanim tu przybyliśmy. Zaprosiłeś nas, potem ugościłeś, przyjąłeś nasze dary. Czuliśmy się w twoim pałacu jak najmilsi goście. Czy godzi się głaskać psa, zanim każe się go rozerwać na strzępy? Templariusz uniósł dłoń, ja umilkłem. Przemawiasz do cesarza imperium, ścierwo, powiedział. Nie jesteś godzien stać przed jego obliczem. Nie jesteś godzien, abyśmy tracili czas na słuchanie jadu płynącego z Twoich ust. Być może, może nie jestem godzien niczego. Pewnie już spłonąłem na stosie. Spalcie nas i weźcie na swoje barki grzech najcięższy ze wszystkich, jakich się dopuścicie. Dostojni panowie! zaczął papista ponownie przemowę. Oto, co stanowi plugastwo naszych czasów. Tacy jak oni, mieniący się zakonnikami, którzy nimi nie są, wyznający wiarę, która jest jedynie pozorem wiary, kochający Boga, który nie jest prawdziwym Bogiem. Możecie urządzać kolejne krucjaty, przerwałem mu. Możecie z pieśnią o Bogu na ustach najeżdżać Jerozolimę. Bóg się od was odwrócił i pokazał was szatanowi. Nie macie umiaru. To początek waszego końca, dostojni panowie. Cens już podszedł do worka i kopnął go. Następnie chwycił jego brzeg i wysypał kości brata Alberta. Upadły z głuchym łoskotem na posadzkę. Zanim zdołano mnie powstrzymać, rzuciłem się ku nim i zasłoniłem je własnym ciałem. Poczułem batok raz za razem spadający na moje plecy, należący do któregoś z dobrych chrześcijan, zapewne templariuszy. Nie dbałem o to. Prawie nie czułem bólu. Kątem oka patrzyłem na lisę płaczącą cicho. Dość, usłyszałem głos papisty. Zostawcie go. Razy przestały na mnie spadać. Ci sami, którzy mnie bili, chwycili mnie za ręce i odciągnęli od kości. Zaiste musiałeś być przywiązany do tego człowieka, skoro tak bronisz jego szczątków. Kochałem go jak brata. Nie zasłużył na śmierć. Cenz już chwycił jedną z kości i uniósł niczym laskę. Patrzcie, krzyknął. Patrzcie jak Nagle przerwał i wpatrzył się w nią. Przybliżył ją do oczu, następnie spojrzał na mnie dziwnie. Rycerze zaczęli krzyczeć, burzyć się i nawoływać do zniszczenia szczątków. To znak krzyża papieskiego, krzyknął nagle Franjipani. Skąd masz kości najświętszego ucznia Chrystusowego? Skąd je masz? To kości naszego brata, powtórzyłem. Censius Frangi padł na kolana i zaczął zbierać kości. Włożył je do worka i przycisnął do piersi. Jest na nich krzyż papieski, powiedział w kierunku Aleksego Komnena. A to oznacza, że nikt nie ma prawa ich dotykać. Nikt poza namiestnikiem Piotrowym. Kości proroka. Rozległ się szmer. Tak! krzyczy Alisa. To kości świętego Jana. Panie, powiedz im! Sądziłem, że zwraca się do mnie, ale odezwał się Roman. Prawda. To kości świętego Jana. Nasz dar dla cesarstwa Bizancjum. Nasz dar dla ciebie, najjaśniejszy panie. Cóżeś uczynił z tym darem? Kłamie! — To jakieś ścierwo bogomiłów — zaprzeczyli templariusze i krzyżacy. Sensius pani ponownie padł na kolana. — Brakuje prawicy, którą baptysta błogosławił lud. Nie ma także czaszki, bo tamta podła kobieta kazała odciąć baptyście głowę i podać ją sobie na tacy. — Prawica baptysty jest tu, w naszym świętym mieście — Aleksy uderzył ręką o tron. — A pozostałe członki tutaj — grzmiał Roman. — Nie. Zaprzeczyłem ponownie i zamilkłem, ponieważ dobiegł mnie szyderczy śmiech Matiasa. Potem wyciągnął ręce na podobieństwo brata Edrana i wzniósł oczy ku niebu. Dziękuję ci, jedyny ojcze. Dziękuję, że pozwoliłeś mi wypełnić zadanie. Znów jestem gotów wydrzeć Frangipaniemu kości brata Alberta, ale ten ściska worek zawierający skarb. Słyszysz, Cyrylu? wrzasnął Matias a z ust cieknie mu piana jak szaleńcowi. Mówiłeś, że nikt nie zna twojej tajemnicy. Wiedzieliśmy, że chowasz je jak zdrajca. Nie rozumiem. Przecież zabrałem kości Matiasowi i dobrze ukryłem. Czemu ktoś zamieniłby je na inne? Czy to możliwe, aby nasz zakon ukrywał najświętszą relikwię chrześcijan i przechowywał ją w worku na zboże? Skąd macie te kości? Wmieszał się Aleksy Komnen. Był blady. Po twarzy ściekał mu pot. Stał chwiejnie i podpierał się laską. — Otrzymał je brat Bazylii, założyciel naszego zakonu — wyjaśnił brat Roman. W oczach miał żar, jakiego nigdy wcześniej u niego nie widziałem. — Przyrzekłeś, panie, przyjąć naszą wiarę. To miał być dar dla ciebie. Podobnie jak księga. — Przyjmijcie naszą wiarę, a my zwrócimy wam waszą relikwię — rzucił Matias zapomniawszy, że kości są w rękach papieża uzurpatora. Teraz, znów odezwał się Roman, kości proroka zostały zbezczeszczone przez tego oto człowieka. To on chciał spalić bezcenne relikwie. Aleksy wycelował we mnie Romana i Matiasa palcem. Który z was mówi prawdę? Ja, krzyknęliśmy wszyscy trzej jednocześnie. Dowodem na prawdziwość naszych słów jest księga. Usłyszałem nagle słowa brata Kusmana. Święta księga bogomiłów, którą podyktował sam święty Jan, potwierdził brat Rajko. Brat Miro odmawiał Ojcze nasz. Pokażcie tę księgę, zażądał Aleksy. Nikt nie przyłączył się do modlitwy. Księga jest ukryta, ucieszył się Matias. Żaden z was jej nie znajdzie. Tylko sam Bóg może dać ją temu, kogo uzna za godnego. Trzeba zniszczyć tę ich księgę zawierającą plugastwa, rozkazał sędzia templariusz. Księga i kości dają wielką moc, odezwał się rajko. Nigdy nie znajdziecie księgi, powiedział z mocą brat Roman i spojrzał na mnie triumfalnie. Biedne głupcze. Mam prawdziwą księgę, a zaraz to wyzna. Każdy z nich ma księgę ukrytą w skórzanym worku i przytroczoną do pasa. Jedna jest prawdziwa, pozostałe to bezwartościowe duplikaty. Ze zdumieniem usłyszałem głos Anny Komneny. Rycerze ucichli. Księżniczka opuściła swoje miejsce i stanęła naprzeciwko nas. Zwróciła się do brata Romana: Który z was niesie prawdziwą księgę? Nie wiem, pani. Brat Roman popatrzył na księżniczkę z triumfem. Wyjawisz to na torturach, zdecydowała Anna. Spojrzała na ojca i dała znak rycerzom, którzy nie podchodzą do brata Romana, tylko podnoszą Alisę z ziemi. Serce staje mi z przerażenia. Mów, zażądał Aleksy. Mów, gdzie jest księga. Nie wiem, panie, płakała Alisa i padła na kolana. Zlituj się nade mną, najjaśniejsza pani. Teraz Aleksy dał znak. Do Alisy podszedł jeden z jego przybocznych rycerzy. Wyjął i uniósł bat. Uderzenie spadło głucho na jej plecy. Wytrzymałem jeszcze trzy uderzenia i zrobiłem krok do przodu. Ja mam prawdziwą księgę, powiedziałem. Zostawcie ją w spokoju. Aleksy uniósł rękę i bat znieruchomiał. Alisa szlochała. Jej suknia była rozerwana na piersiach. Widziałem krople krwi na śnieżno-białej skórze. Wyjąłem worek i podałem księgę Annie. Wzięła ją i przekazała rycerzowi stojącemu za nią. Ten rozerwał mieczem skórę i uniósł księgę. Censius Frangipani chwycił ją i odszedł na bok. Szybko przerzucił kartki i spojrzał z uwielbieniem na Aleksego. Ci złodzieje ukradli świadectwo baptysty zaginione w trzecim wieku po narodzinach Chrystusa oraz jego kości. Niczego nie ukradliśmy. Powiedział Roman patrząc na Censiusa z pogardą: To nasza własność. Zabrać im pozostałe księgi i sprawdzić czy nie kłamią, rozkazała Anna Komnena. Rycerze odebrali pozostałe ich księgi. Ci tutaj nie mają ksiąg. To o braciach Mirze i Rajce oraz Tesarze i Kusmanie. Gdzie są wasze księgi? Oni nie nieśli ksiąg, wyjaśniłem. Tylko my, bracia z Filipopolis. Zdrajca. Edran plunął. Ślina padła mi na twarz. Czuję hańbę, która mnie okrywa, i czuję się zdrajcą. Jeden z rycerzy uderzył brata Edrana skórzaną rękawicą. Edran padł. Panie, zawołał do Aleksego, księga jest tajemnicą. Nie będzie ci służyła, jeśli ją zbezcześcisz. Milcz starcze. Proces trwa. Frangipani nagle przypomniał sobie, że jest sędzią. ścisnął w ręku worek z kośćmi brata Alberta oraz księgę. Wydajmy wyrok, oparł go templariusz. Jaki wyrok wydamy na zdrajców, złodzieje i plugawców? Censjusowi śpieszno było zakończyć proces. Na stos! Niech ich piekło pochłonie! Jak brzmi wyrok? spytał Alexy. Spojrzałem na zapłakaną Alisę. A ona patrzyła na mnie nieodgadnionym wzrokiem. Co ci zrobili, ukochana moja? Śmierć, powiedział Frangipani. Śmierć, powtórzył Zygfryd Ventur. A więc śmierć. Alexy przypieczętował wyrok. Wyprowadzić ich oraz tę dziewczynę. Nie. Nie możecie zabić mojej Alisy. Nie, odezwała się Anna Komnena. Ona jest niewinna. Działała częściowo na moje polecenie. Oddaj ją panie mnie. Ukaże ją z całą surowością. Dziękuję ci pani. Dotrzymałaś danego mi słowa. Alisa posłała mi ostatnie spojrzenie i została wyprowadzona przez strażników swojej pani nas zawlekli na dziedziniec. Szarpani, lżeni i opluwani stanęliśmy przed przygotowanymi stosami. Jest ich osiem. Tylu nas, pogomiłów, przybyło na dwór cesarski. Rycerze rzucają odebrane nam księgi na stos. Rycerz z karkasą zabiera dwie z nich i szybko chowa. Zostaw to plugastwo, bracie, powiedział Zygfryd. — To fałszywe księgi. A fałsz jest dziełem szatana. Zgadzam się z tobą, panie, przyznał dostojnik. Zabiorę jednak do mojego miasta coś, co pozwoli moim poddanym uwierzyć w to, co dziś się tutaj stało. Jeśli się nie mylę, jedną z ksiąg, które trzyma gwidon z Karkasą, jest ta, którą ja fałszowałem. A więc to moja księga pojedzie do Karkasą. Masz rację, dostojny panie. "Zygfryd sięgnął po kolejny egzemplarz. Ja również zawiozę dowód zbrodni Bogomiłów do mojego zgromadzenia. Na ziemi pozostają cztery księgi. Jeden z giermków podchodzi i oblewa je oliwą. Potem podkłada ogień. Widzę, jak kartki płoną. Poznaję brzydkie dzieło metodego i staranne pismo brata Romana. Więcej nie mogę dojrzeć, bo ogień szybko je trawi." Nas zabierają i przywiązują do pali od stosów. Mnie trafia się ten najdalszy, ósmy. Spojrzałem w czyste niebo i zastanowiłem się, czy Alisa jest bezpieczna i czy zdołała ukryć prawdziwą księgę. Nawet jej nie ufałem całkowicie. Byłem pewien jej miłości i oddania, ale nie wiedziałem, czy nie złamie się na torturach. Ja umiałbym przetrzymać chłostę. Ale nie jestem pewien, czy łamanie kołem i miażdżenie palców nie skłoniłoby mnie do wyjawienia prawdy, dlatego zamieniłem księgi. Anna otrzymała na moją prośbę księgę od Alisy. Księżniczka miała uwierzyć, że dzierży prawdziwy egzemplarz. Największa tajemnica jest jednak głęboko ukryta. Alisa będzie wiedziała, co z nią zrobić. Na kościach Alberta papieskie znaki wyrył brat Roman. To był jego pomysł, aby w ostateczności posłużyć się kośćmi, wmawiając papistom, że mają do czynienia z bezcenną relikwią. Ostateczność miała nigdy nie nastąpić, ale myliliśmy się co do Aleksego. Niestety wszyscy. Także ja. Zapłacę za to życiem. Alisa na pewno już to wie. Jest mądra. Kochana Aliso, musiałem wtajemniczyć brata Romana. Zauważył worek, kiedy zbliżaliśmy się do Edirne. Powiedziałem prawdę. Pozostawało tylko czekać. Tak bardzo się boję. Drżała na całym ciele. Jeśli coś pójdzie nie po waszej myśli? Wtedy spłonę na stosie, wyznałem z uśmiechem. Ale ty, ukochana, będziesz bezpieczna. Tylko to się liczy. Ziściły się moje najczarniejsze myśli. Posmarowano mnie smołą. Censius Frangipani stanął przed nami. Czy wyrzekacie się Waszej wiary? Nigdy, odpowiedział mu brat Edran, a za nim pozostali. Na końcu i ja wykrzyknąłem swoje nigdy. Nie bałem się śmierci. Czułem spokój. Wyrzeknijcie się Waszych dogmatów. Pokłoncie się namiestnikowi papieskiemu, a będziecie wolni, obiecał Aleksy Komnen. Powtórzyliśmy słowo nigdy. Dla mnie nigdy miało gorzką wymowę. Już nigdy nie dotknę ciała Alisy. Nie poczuję smaku jej ust i nie zobaczę uśmiechu. Zdrajca, krzyknąłem w stronę Aleksego Komnena. Będziesz się smażył w piekle, dodał Matias. Niech piekło pochłonie twoje imperium! wtórował mu kusman. Niech cesarstwo bizantyjskie będzie przeklęte na wieki! dołączył rajko. Miro przeklął kolejną wyprawę krzyżową. Obyście zczeźli pod bramami Jerozolimy! Niech Turek zabierze wam święte miasto i splugawi je do końca! Niech Żydzi zapanują nad grobem pańskim, jeśli poganie nie zdołają go zniszczyć! krzyczał z kolei tesar z Presławia. Wygincie na krucjatach! Wyszeptałem, jeśli nie wszyscy zginiecie, niech wytrzebi was zaraza. Brat Edran już płonął, kiedy podłożono ogień pod mój stos. Wzniosłem oczy ku niebu i zacząłem się modlić. Krzyki płonących braci zagłuszył jakiś jęk. To Aleksy Komnen, wielki cesarz Bizancjum. Najpotężniejszy ze śmiertelnych, wydał ostatnie tchnienie i upadł u stóp Censusa Frangipaniego. Zabiła go choroba, na którą cierpiał od dawna, i trucizna, którą Alisa dosypała mu do wina. Ratujcie najjaśniejszego pana! Medyka! Wszystko mieszało mi się w głowie. Dym jest trujący. Nie widziałem nic, choć chciałem zobaczyć. Czy na pewno wydał ostatnie tchnienie? Czy przed śmiercią zrozumiał, że poniósł karę za to, co zrobił Bogomiłom i za to, że podniósł rękę na moją Alissę? Gdyby dotrzymał obietnicy, lub jej nie dotrzymał, ale chociaż puścił nas wolno, nie skończyłby niczym pospolity kundel. Ja też umieram. Dym wgryza mi się w płuca. Majaczą mi się różne obrazy. Widzę moją matkę, która umiera, ojca, który zaklina Boga, aby mu jej nie odbierał, moich głupich braci, którzy pracują bez wytchnienia. Ostatnią moją myślą jest to, że Alisa ocaleje. Wreszcie wszystko spowija czerń. Płowdiv, XXI wiek. Za chwilę się zacznie. Czekałam tyle czasu. Więcej niż osiem lat. Kiedy wyjeżdżałam z Bułgarii, fontanny od kilku lat były nieczynne. Teraz kilka razy próbowaliśmy z Dimitrem obejrzeć widowisko, i zawsze coś nam przeszkadzało. Raport dla Jany, śmierć Starego Popa. Wyjazd do Sozopola. Turandot. Wreszcie wypadek. Jestem podniecona. Czekam niczym dziecko, wreszcie zaprowadzone do cyrku. Nie jest to dobre porównanie. Nienawidzę cyrku i męczenia zwierząt. Cieszę się, jak wolna kobieta, która wreszcie wie, czego chce i czego nie chce. Po raz pierwszy w życiu, Margarito. Prawda, że to cudowne uczucie? Cieszę się jak ktoś, kto wraca do wspomnień z dzieciństwa. Dobrych, radosnych, wysysonych kolorami. Wreszcie cieszę się, jak ktoś, kto umie dzielić się z innymi najlepszym, co ma. Tak, Margarito, wreszcie jesteś szczęśliwa, I jest jak w bajce. Zaczyna się. Dimitr wziął mnie za rękę. Czajkowski brzmi dostojnie. Na początek fontanna wystrzeliła białym, pojedynczym strumieniem wody wysoko aż pod niebo. Strumień opadł i rozbryzgał się z hukiem. Kropelki wody dotarły do nas. Cudowne uczucie. Biel powitała mnie, kiedy otworzyłam oczy w szpitalu. W polskich placówkach służby zdrowia jest raczej zielono. Zielone ściany, zielone pokoje. Pamiętam te zieleń, kiedy leżałam po poronieniu. Nie była kojąca. Biel otuliła mnie w brzydka i ponura, wpadająca w szarość, przygnębiający pusty pokój oddziału pourazowego. Przeraziłam się. Nie tego, że umarłam i jestem w niebie, czy tam gdziekolwiek, tego, że Dimitr zginął. Zasłonił mnie przecież własnym ciałem. Widziałam go leżącego pod kołami samochodu. Miała pani dużo szczęścia, wstrząśnienie mózgu, no i ręka w gipsie, tylko pęknięcie. Powiedział lekarz, kiedy odzyskałam przytomność. Dmitr, gdzie on jest? Spytałam zachrypniętym głosem. Przerażenie przybrało postać kuli, która utkwiła mi w gardle. Kto? A w porządku, lekarz najwyraźniej zastanawiał się, o kogo mi chodzi. Powinnam była spytać, jak się czuje mężczyzna, który był ze mną w czasie wypadku. Ale kto myśli o precyzyjnym wyrażaniu się w takiej chwili? Pani przyjaciel jest w miarę cały. Co to znaczy? Gdzie on jest? Wciąż czułam lęk, że lekarz, zupełnie jak w filmach, oszukuje mnie i za chwilę okaże się, że Dmitry nie żyje, albo nie ma nóg, albo naprawdę go złapali i odcięli mu palce i ucho. Nie wiem co gorsze. Poproszę go, bo siedzi w korytarzu. Lekarz był młody, Zmęczony, chyba po dyżurze, fartuch pognieciony, krzywo zapięty. Która godzina? Oto najpierw zapytałam Dimitra, kiedy wszedł. Nie, czy mu nic nie jest, nie jak się czuje, ani nie, czy aresztowali morderców, tylko właśnie, która godzina. Mój mózg najwyraźniej ucierpiał. Też cię kocham, odpowiedział z przekąsem. Rozpłakałam się natychmiast, bo puściło całe napięcie. Nic ci nie jest? To też było bez sensu, bo skoro siedział przy mnie w normalnym ubraniu. Miał obie nogi i ręce oraz wszystkie palce, to najwyraźniej nic mu się poważnego nie stało. Chociaż kiedy go objęłam nieco gwałtownie, żeby mu pokazać, że naprawdę bardzo go kocham i cieszę się z jego widoku, syknął z bólu. Cztery żebra, skrzywił się. Bardzo bolesne, ale do wesela się zagoi. Tak bardzo cię kocham, nie przestawałam płakać. "Gdyby coś ci się stało, nie wiem, co bym zrobiła. Nie chciał rozmawiać o wypadku. Pewnie lekarz mu powiedział, że nie można mnie denerwować. Domyślałam się też innej przyczyny. Zachowałam się tak idiotycznie, że lepiej nic nie mówić, niż uświadomić mi, że dałam się nabrać jak dziecko. Nikt nie porwał ani Mumciła, ani Dmitra. Chodziło im o mnie. O to, żebym wyszła na ulicę i dała się przejechać." Najpierw chcieli mnie porwać spod garderoby tenora i wywieźć. Gdy to się nie udało, wpadli w panikę i byli gotowi na wszystko, bylebym tylko zniknęła. To wszystko było grubymi nićmi szyte, ale ja nie zauważyłam, że te telefony, groźby i polecenia kupy się nie trzymały. Wykoncypowałam, że schwytali Dymityra. Nie dałabym się tak nabrać, gdybym odebrała telefon od Jany, albo chociaż przeczytała wiadomości od niej. Virginia, Netka oraz... Gdyby Dimitr odebrał telefon ode mnie? A także gdyby Jana mi powiedziała, co to znaczy, że mają mąciła, ale przede wszystkim gdybym trochę pomyślała. No i są rezultaty. Może wstrząśnienie mózgu dobrze mi zrobi, liczę na to. Na razie nie planujemy wesela. Mam nadzieję, że żebra przestaną go boleć. Ubolały facet w domu to nieszczęście porównywalne jedynie do faceta z gorączką i katarem. Tak mi przykro. Aresztowaliście mączyła? A tych, którzy próbowali nas przejechać? Dimitr robił jakieś dziwne miny. Prawdę miałam poznać później, kiedy mogłam wyjść do domu. Wypuścili mnie ze szpitala dopiero po kilku dniach, po kolejnej tomografii komputerowej głowy, za którą musiałam zapłacić z własnej kieszeni, bo ubezpieczenie tego akurat nie obejmowało. Tutejsze ubezpieczenie jest koszmarne. Będę musiała coś z tym zrobić. Do lekarza mogę przecież chodzić prywatnie, ale. No powiedz to, Margarito. Chcesz mieć z Dimitrem dziecko i już myślisz, jak je urodzisz? Daj mu odetchnąć, nie wpędzaj od razu w pieluchy. Trochę tak tu życiowego, Margarito. No, chyba, że on będzie chciał. Czajkowski pasował do fontan. Nie pamiętam wiele z dzieciństwa. Oglądam widowisko, jakbym widziała je pierwszy raz. Moja pamięć przywoływała jedynie uczucie oczekiwania na wytryskujące słupy wody i ekscytację, która się wtedy pojawiała. Nie pamiętam muzyki, nawet tego, czy siedziałam w kawiarni czy w parku, na ławce czy na trawie. Tylko ten moment szczęścia, kiedy fontanna zaczynała śpiewać. Teraz mieliśmy miejsce przy białym stoliku kawiarnianym, sączyłam Campari z sokiem pomarańczowym i patrzyłam na ulubione widowisko z zachwytem. Właśnie tak to sobie wyobrażałam. Słupy wody zabarwiły się na zielono. W takiej zielonej wodzie znaleziono mączyła. Siedział na kotwicy z XVIII wieku, w garniturze i koszuli hugobosa, krawacie Hermesa, kosztownych butach, kilka metrów pod wodą i patrzył przed siebie. Przywiązali go za nogi. Wyobrażam sobie jego zdumienie, kiedy go zabijali po tym, jak zadzwonił do mnie i zaprosił mnie na turandot. Nie mogli zostawić go przy życiu. Żałosnego, spółkanego gangstera, hazardisty i mordercy. Kiedy dawni przyjaciele wlekli go na przystań, myślał pewnie, że chcą go tylko postraszyć. Przysięgał, że odda pieniądze. Był im jednak zbyt dużo winien i za wiele wiedział. Gdyby złapała go policja, Śpiewałby jak słowik, byle tylko uchronić swoją skórę. Wyszło na jaw, że chciał sprzedać ziemię na wyspie jakiemuś biznesmenowi, ale ten nie dał się omamić perspektywą tłumu turystów szturmujących wyspę Świętego Jana w poszukiwaniu duchowości. Strasznie to zdenerwowało Petyra i Decza. I przypieczętowało los mączyła Małe rybki wyjadły mu oczy i usta. Po pięknym, dumnym nosie też nie został ślad. Turystka, która zobaczyła go podczas wycieczki na statku, długo krzyczała: Pewnie nigdy więcej nie przyjedzie do Sozopola. Ponoć, kiedy nurkowie go wyciągnęli, z jego ust wyszedł krab pustelnik, a z kieszeni garnituru wymaszerowała rodzina białych płaskich raków. Nie my prowadziliśmy śledztwo. Zresztą szybko je zamknięto porachunki mafijne. Tutejsza policja nie miała żadnych wątpliwości po oględzinach rachunków bankowych, prześledzeniu wyjazdów z ostatniego pół roku oraz sprawdzeniu transakcji telefonicznych. Klasyczna egzekucja. Wzruszył ramionami gruby posterunkowy. U nas tak jest. Naraził się komuś, a nie miał z czego zapłacić i potrzebował coraz więcej nagranie. Bałam się, że posterunkowy dostanie zawału. Potlał mu się z czoła strumieniami. To on zabił waszego popa. Wyrwało mi się spod serca, ale spocony funkcjonariusz wydawał się nieporuszony tym faktem. Podał mu śmiertelną dawkę insuliny. Zdobył też cyjanek potasu, by zabić Tarkowskiego. Bracia ruscy mu przywieźli. Ponoć mają tego na litry. Rozumiem cię kochana, ale trupa nie skaże. Funkcjonariusz otarł pod z i patrzył na nas błagalnie. Odpuściliśmy. Pokonał nas okropny zapach, który wydzielał funkcjonariusz. Wyszliśmy z posterunku policji w Burgas. Seria bieli, zieleni i błękitów ustąpiła miejsca żółci oraz ciepłym odcieniom pomarańczy. Pojawia się fiolet. Delikatny, złamany złotem. Piękny kolor. Czajkowski gładko ustąpił miejsca Karlowi Orfowi. Dmitr wciąż trzymał mnie za rękę. Zadowolona? Przekrzyczał muzykę i szum wody spadającej z dużej wysokości na kamienne płyty. Za każdym razem spowijała nas kaskada mikroskopijnych kropelek, niczym mgła. Byliśmy cali mokrzy. To przyjemne w taki gorący wieczór. Deczo Deczew został aresztowany pod zarzutem zamordowania Przemysława Tarkowskiego. Dimitr założył mu kajdanki. Deczowi nie drgnął przy tym ani jeden mięsień twarzy. Do końca nie powiedział słowa. Mieliśmy dowody, lecz adwokat zapowiadał ich obalenie, moim zdaniem były mocne. Napisy na ikonach w Sozopolskiej Galerii i na ciele zamordowanego wykonano tą samą farbą. Drewno, na którym pisano ikony, posłużyło też do zrobienia krzyża. Znaleźliśmy sklep w Płowdivie, o którym wspominała Matilda. Deczo wydawał się obojętny wobec tych faktów. Przedstawiliśmy zeznania jego szwagra. Kowala, u którego zamówił artystycznie wykonane gwoździe. Z kolei adwokat przedstawił rachunek dowodzący, że gwoździe, którymi przybito Tarkowskiego do krzyża, zostały zamówione przez parafię w Nesebyrze. W tej wersji uparcie się trzymali. Dimitr chciał sprowokować Deczewa i powiedział, że znaleziono odcisk jego palca na ciele denata. Deczew spojrzał tylko ironicznie. Jego adwokat wyśmiał ten dowód nie wiedział, że klient tamtego dnia pracował w rękawiczkach. Nie udało się ich niestety znaleźć. Dałabym głowę, że rękawiczki, pobrudzone złotą farbą, zostały po prostu wyrzucone do przypadkowego kosza na śmieci i spoczywają spokojnie na Płowdliwskim wysypisku. Pilnowaliśmy sędziów, aby nie wypuścili Deczewa z aresztu. Dimitr nie ugiął się nawet przed dwoma panami z Moskwy, którzy odwiedzili go w towarzystwie adwokata... I grzecznie, choć z groźnym błyskiem w oku, pytali, czy coś da się zrobić. Jana Bibiana mi wtedy zaimponowała. Stanęła murem za Dimityrem, choć jeden z rosyjskich gangsterów miał naprawdę złe spojrzenie. Ja się go bałam. I schowałam się z resztą zespołu w naszej kanciapie. Virginia poszła o krok dalej i zatrzasnęła się w łazience. Szukaliśmy jej wszyscy. Po godzinie usłyszeliśmy głuche jęki. Nie miała już siły krzyczeć ani walić w drzwi. Mogła nie chować się na ostatnim piętrze. Ja i Milena też się bałyśmy. Milena nawet bardziej, chociaż na jej życie nikt nie nastawał. Netko prężył mu i obejmował ją ramionami, ale był dziwnie małomówny. Nawet Kolio nie żartował. Jedynie Christo spokojnie zjadł przygotowane przez żonę mielone i Szopską. Stary wyga. Gdyby nie jego i kolia doświadczenie, w życiu nie rozwiązalibyśmy tej zagadki. Przynajmniej ja tak uważam, bo reszta zgodnie twierdzi, że to ja odegrałam główną rolę w tej aferze. Mogę się zgodzić sprawiłam się jako konsultantka. Nie przyniosłam wstydu ani sobie, ani swojemu krajowi, ani nawet swojej matce. Dostałam dyplom od polskiego ministra spraw zagranicznych i uścisk dłoni w perspektywie, bo jeszcze nie pofatygowałam się po odbiór raczej się nie pofatyguje. W Bułgarii nie wręczono nam żadnego dyplomu. Nawet Jana nie dostała. Powinna, moim zdaniem, za postawę wobec Rosjan. Nasze państwa zawsze były tak zaprzyjaźnione, stwierdziła. Nie narażajmy tej przyjaźni na szwang. Chyba panowie nie chcą powiedzieć, że wpadli tutaj, by poddać nas jakimkolwiek naciskom. Chciałam także zwrócić uwagę, że mamy tu monitoring. I każda rozmowa, która toczy się w którymkolwiek z gabinetów, jest nagrywana. Potem kazała Rosjanom poczekać, a sama wzięła w obroty adwokata. Wyszedł zielony. Nie wiem, co mu powiedziała, ale po dwóch dniach deczo powiesił się w celi na prześcieradle, które podarł w pasy. Dziwnym trafem nikt go nie pilnował. Czerwony słup wody tryskał wyżej, na jakieś sto metrów. Torowały mu małe słupki, podskakujące wesoło wokół niego niczym dzieci przy matce. Muzyka się zmieniała. Rozpoznaje to Karmina Burana Orfa. Jeden z moich ulubionych utworów. Sorsimanis, etinanis, rota tu volubilis. Status malus, vana salus, semper disolubilis. Chór śpiewał słowa, które na lekcjach łaciny tłumaczyliśmy kołem toczy się fortuna. Zła i nieżyczliwa. Nasze szczęście w swoich trybach miażdży i rozrywa. Tak, Orf tu bardzo pasuje. Nie dla wszystkich fortuna okazała się życzliwa. Tak jak mówił gorzko, znaleźliśmy Wancza w ruinach mojego starego domu. Stracił przytomność od ciosów głowę. Potem mączył, wepchnął go do wody. Sprytne. Teren jest ogrodzony. Nawet w suche lato jest tam woda. Zielona mułowata, więc ciało trudno było znaleźć. Kto mu powiedział, że jest jedno jedyne miejsce w Płowdivie, gdzie latem jest wystarczająco dużo wody, aby utopić dorosłego mężczyznę? Pewnie sam Wancho, bo lubił dzielić się podobnymi informacjami. Mączył był w Płowdivie. Pewnie chodził tymi samymi ulicami, co my, wracając nad Radem z kasyna kompletnie spłukany. Może pił kawę w tej samej kawiarni lub jadł banice przy meczecie. Działanie Momciła stanowiło akt desperacji. Przemysław Tarkowski. Wanczo. Dimitr? Ja? Momcił daremnie próbował nas uciszyć. Wancza mógł oszczędzić. Nikt przecież biedakowi nie wierzył. Nawet ja wstyd się przyznać. Może deczo rosyjscy przyjaciele albo Petr naciskali, żeby pozbywał się świadków. Temu ostatniemu też niczego nie udowodniliśmy. Uważam, że to on pozbył się ubrania Tarkowskiego i jego komórki. Znaleźliśmy ją za ogrodzeniem amfiteatru. Podejrzewaliśmy także, że jeden z imponującej kolekcji mieczy w jego domu posłużył do odrąbania głowy Polakowi, chociaż na żadnym nie znaleziono śladów krwi. Musiał go wyrzucić pewnie do morza. Petr nie był w ciemię bity. W jego samochodzie, przystosowanym do przewozu żywności, również nie znaleźliśmy żadnych podejrzanych śladów. Żadnych drobinek drewna ani śladów farby. Został świeżo polakierowany. Petr zeznał, że miał wypadek kilka dni wcześniej. Rzeczywiście, to się zgadzało. Zgłosił sprawę ubezpieczycielowi. Najechał na mur i zadrapał cały bok. Jak wygodnie, prawda? Nie ma przepisu, który zabraniałby lakierowania uszkodzonego pojazdu. Znów tkwiliśmy w ślepym zaułku, chociaż Petr też siedział w więzieniu. Przykro mi to mówić ale tylko jedna osoba mogła zawiadomić Petyra, Decza i Momciła, że śledztwo ruszyło. I był to Cwetan. Cwetan, który dostarczał do cerkwi szalne wino. No i nie udało się udowodnić, że wino, które Tarkowski wypił ostatniego wieczoru, pochodziło od Cwetana. Niemniej to on musiał zadzwonić do kumpli. Matka nie miała żadnego powodu, by posądzać męża i jego miłych kompanów, o jakiekolwiek nieczyste zamiary względem polskich posłów na Sejm minionych kadencji. Nie obchodziły jej kości, wyspa, turyści ani budowa sanktuarium. Jej chodziło tylko o księgę, ponieważ wiedziała, że kości nie należą do świętego Jana ani innego świętego. Cvetan i Momczy mogli sobie robić tysiące ekspertyz, prawdziwych albo fałszywych. Co dzień oglądać kości i ekscytować się znaleziskiem. Ona nie musiała nawet odwiedzać wyspy. I tak wiedziała. Metody jej powiedział, ponieważ to on odnalazł księgę. Miał jednak mało rozumu, bo wyznał to również Cwetanowi W księdze napisano, że szkielet należy do jakiegoś mnicha z XII wieku. Nie od razu odczytał zlepek liter i znaków, ale w końcu mu się udało. Zmienił zdanie dotyczące tego, czyje to są kości i wydał na siebie wyrok. Metody mógł i co więcej, Chciał zniweczyć plany budowy sanktuarium. W jego uczciwości nie mieściło się wmawianie ludziom, że oglądają relikwie świętego, a potem zachęcanie ich, aby kupowali prażoną kukurydzę w kiosku obok. Nie mam ochoty wiedzieć, czy cwetan zdaje sobie sprawę, do czego doprowadziła jego chęć przypodobania się przyjaciołom z dzieciństwa i własnej żonie. Chciał ze mną porozmawiać, tak mówił Dimitr. Ale ja nie chciałam go widzieć. Nie miał krwi na rękach, nie był przy morderstwach ani ich planowaniu, ale dla mnie był współodpowiedzialny moralnie za te zbrodnie. Fioletowo-niebieskie rozbryzgi i małe, zielone, wirujące strumienie wody. Fontanna się rozkręca. Semper crescis aut decrescis vita destabilis. Nunc obdurat et tunc curat asiem. Egestatem protestatem Dissolvit ut glaciem. Ciągle rośniesz lub znikasz ciemna lub promienna. Życie podłe wciąż kapryśne chłodzi nas lub grzeje. Niedostatek lub bogactwo, jak lód w nim topnieje. Uwielbiam tę pieśń. Mama też. Czy lubi także śpiewające fontanny, tego nie wiem. Nigdy nie przyszłyśmy tu razem. Prawdopodobnie uznałaby kolorowe strumienie wody za coś trywialnego. Może słuchałaby jedynie muzyki. A może polubiłaby te ferie barw? Na przykład niebieski, zielony i lila. Nic o niej nie wiem. Nigdy nie chciała mnie poznać, ani nie pozwoliła, abym ja ją poznała. Nie wiem, co myśli. Mogę nazwać jedynie to, co widać z wierzchu, na przykład, że kolory pasują bardziej do mnie, a nie do niej. To moje barwy. Ja jestem stonowana, skromna i elegancka. Ona kojarzy mi się z tą kaskadą odcieni w kulminacyjnym momencie pokazu. Zieleń przeplatała się z purpurą, fioletem, błękitem, żółcią a nawet czernią. Piękne. Nie zdołałam jej pokonać, a ona nie pokonała mnie. Remis. Dla mnie wiecznie przegrywającej, zawsze coś. Wyjaśnisz mi to? spytałam, kiedy odwiedziła mnie w domu wkrótce po moim wyjściu ze szpitala. Przyjechała specjalnie z Sozopola na wieść, że jej córeczka została potrącona przez samochód. Swetana na szczęście zostawiła w domu. Co mam ci wyjaśnić? Popatrzyła autentycznie zdumiona. Wiesz, że wolałaby niczego nie tłumaczyć, Margarito. Czy zdajesz sobie sprawę, że mogłam zginąć przez Twoje intrygi? zaatakowałam. Nie broniła się, chociaż mogła. Niby jakie intrygi, Margarito. To niewłaściwe słowo. Matka tylko chroniła księgę? Chociaż nie. Raz była intrygantką. Wtedy, kiedy odmówiła Dmitryrowi konsultacji, zasugerowała, żeby zaangażował mnie. Chciała w ten sposób sprowadzić mnie do Bułgarii, bo wreszcie pojęła, jak złą była dla mnie matką. Chciała coś tam naprawić. Po swojemu wyszło, jak wyszło. Miała dobre chęci. Gdyby nie jej absurdalne chęci, zagadka nigdy nie zostałaby wyjaśniona. Aż mi się wierzyć nie chce, kiedy o tym myślę. Żaden trop nie prowadził do Sozopola, ja ich tam zaprowadziłam. W odpowiedzi na jej wezwanie. Czyż to nie ironia? Swetan jej to powinien odradzać. Ile sił wmawiać, że swoim przyjazdem spowoduje same kłopoty, on myślał inaczej. Sądził, że to ona rozwiąże zagadkę. Postawił na szali nas dwie i uznał, że ja stanowię mniejsze zagrożenie. Stwierdził, że jestem głupsza i nie domyślę się prawdy. Owszem, nie jestem taka bystra jak ona. Chociaż nie. Mylił się. Okazałam się wystarczająco inteligentna i zdeterminowana. Gdyby nie ta sprawa, nie wróciłabym jednak do Płowdivu. Mam wobec niego dług wdzięczności. Wobec niej też. Niech tam. Metody ją przejrzał. Nie wierzył jej ani na Jotę interesował się wiekowym kościołem, ruinami bizantyjskiej świątyni, na której gruzach postawiono jego cerkiew, dotarł do kości i księgi i od razu poznał wagę znaleziska. Tysiącletnia księga zachowana w dobrym stanie. Musiała być niezwykła. Może nawet święta. Zaczął ją studiować i odkrył coś więcej. Niektóre jej fragmenty były jeszcze starsze. Ile lat mogły mieć drewienka połączone wyprawionymi zwierzęcymi jelitami? Nawet dwa tysiące. Teraz nie wspominałby o tym nikomu. Za późno. Napisał do swojego ojca. Raczej opisał, czym księga może być dla współczesnych ludzi, dla Bułgarów pozbawionych złudzeń, że uda im się odzyskać imperialną świetność utraconą przed wiekami. Znaleźliśmy ten list. Znów dzięki mnie. To ja pomyślałam, żeby sprawdzić w Tuki Pop wkładał zapiski, listy i rachunki do książek. Potem książki odstawiał na półkę. Od dziwactwo, które kosztowało go życie. Wspominał, że lubi Tuki Miałam zatem nadzieję, że to jedna z jego ostatnich lektur i się nie pomyliłam. Książka leżała w szafce Popadi, list zaś między kartkami. Ta kretynka zabrała książkę i chciała ją sprzedać, na szczęście nie zdążyła. List nie był wart śmierci starego popa. Metody naprawdę o niczym ważnym nie napisał. Wspominał, że znaleziono w Sozopolu kości i wyrażał radość z tego powodu. Twierdził, że nie są to autentyczne szczątki Jana Chrzciciela i że może przedstawić na to dowód, nic więcej. Jedynie wspomniał o księdze. Przepisał kilka liter. Dodał Musiałem ukryć tę rzecz, ponieważ jest bardzo cenna, zupełnie wyjątkowa, z przyczyny nie tyle jej wieku, ile wagi słów tam zawartych. Takie znalezisko zawsze zawiedzie na pokuszenie najsilniejszych, którzy będą chcieli je wykorzystać do swoich celów. Mam nadzieję, że dobry Bóg, z moją pomocą, nie dopuści do czegoś takiego. Nie miał na myśli budowy sanktuarium. Trochę tak jak Chrystus, który powiedział, Zbóżcie tę świątynię, a ja odbuduję ją w ciągu trzech dni. Nie został zrozumiany podobnie jak metody. Gdyby mączył, był odrobinę bardziej subtelny lub nieco mniej zniszczony przez nauk i chciwość, dostrzegłby różnicę. Wancho przychodził do starego popa, żeby mu poczytać. Zawsze wpadało mu wtedy kilka groszy. Znalazł list w dziele Tukidydesa i przeczytał, ale nie miał odwagi go zabrać. Wtedy jeszcze nie zdawał sobie sprawy z wagi znaleziska. Nie łączył śmierci metodego z listem. Dopiero, kiedy się pojawiłam i spytałam o popa i morderstwo, wanzo dodał dwa do dwóch i uległ pokusie. Jak się odnaleźli, zmąciłem? Prawdopodobnie to on go znalazł i wypytywał. Nie posądzam Wancho o chciwość. Pewnie biedak chciał uczestniczyć w sprowadzaniu relikwii do swojej cerkwi, to dopiero byłoby coś wspomniał o liście i o wątpliwościach metodego. Nie chciał powiedzieć wprost, że kości nie są autentyczne. Może o tym napomknął, a Momczył przekonał go, że muszą odnaleźć list. Może twierdził, że kości wraz z listem stanowią komplet i tylko wtedy mają jakąś wartość. Momczył musiał zrobić szybki rachunek. Metody już nie żył, tajemniczej księgi nikt nie widział, wystarczy pozostawić rzeczy swojemu biegowi, Pozostaje sędziwy prawie ślepy pop, ale śmierć wkrótce i tak by go zabrała. Nic już im nie przeszkodzi w wybudowaniu sanktuarium. Może tak było, a może nie. Momczy mu mógł docenić wagę księgi. Nawet jeśli kości nie były kośćmi Baptysty, księga mogłaby wskazać, od kogo pochodziły. Skoro zadano sobie tyle trudu, szczątki są tego warte. Sądził, że księga została wysłana do starego popa pocztą. Cóż za absurdalny pomysł. Tylko ktoś tak ograniczony mógł na to wpaść. Chociaż trzeba przyznać, że interesowało go tylko jedno: znaleźć dokument, który przekonałby Watykan. Rozpaczliwie go potrzebował. I mumczejł zaczął zabijać. Najpierw metodego i Anę, potem wraz z kumplami Tarkowskiego, Wancza, starego Popa. Wreszcie zapadła decyzja, że należy wyeliminować mnie. Zatem bancho sprowadził Momciła do popa. Momcił, próbował wyciągnąć ze staruszka wiadomości najpierw po dobroci, potem go przycisnął, nieco za mocno i pop umarł. Skąd wiem, że to on? Otóż Lelia Sia go widziała. Ta od diabła. Długo jej szukaliśmy i wreszcie wpadliśmy na trop. A raczej to ona nas znalazła. Była gledaczką, czyli widzącą i zobaczyła wszystko jak na dłoni. W filiżance kawy Georgiego. Zaraz kazała się skontaktować z Chrystem. Opisała go nawet. Gruby, nie taki stary i z wąsem, wcześniej jej szukał. Georgi przyszedł do komendy, pytał o mnie, ale nie zastał ani mnie, ani Dmityra, wreszcie posłużył się opisem jasnowidzącej. Na szczęście nikt go nie wyrzucił. Nie w Bułgarii, gdzie jasnowidzenie jest częste i dość oczywiste. Jedna z najbardziej znanych jasnowidzących w historii świata, czyli Baba Vanga, jest znana każdemu Bułgarowi powyżej piątego roku życia. Wszędzie roi się od jej naśladowczeń. Zdarzają się naprawdę dobre, jak choćby Leliasija. Christo Wabcarow wysłuchał z pełnym zrozumieniem relacji o tym, co ona widziała. Problem polegał na tym, że nie dało się Lelisii powołać na świadka. Staruszka nie mieszkała na starym mieście, tylko na osiedlu nieopodal. Przez okno nie widziała ani amfiteatru, ani uliczek do niego prowadzących, ani żadnego z podejrzanych, nie mówiąc o zamordowanym. Dlatego właśnie Christo jej nie znalazł, chociaż wnikliwie szukał. Bo Lelia Si'a widziała rzeczonego diabła wyłącznie w kawowych fusach. Poza tym wszystko się zgadzało: opis zabójców Polaka, znaki na jego ciele namalowane przez decza, odcięcie głowy, przybicie do krzyża. Wreszcie wycieczka na stare miasto i postawienie krzyża w amfiteatrze. Narysowała większość znaków na ciele. Dosyć niewyraźnie, bo cierpiała biedaczka na chorobę Parkinsona, ale wiernie opisała trasę dojazdu, nawet samochód. Sprytnie wybrany, wszyscy musieli to przyznać. Pytanie za sto punktów: Jakim samochodem trzeba jechać, żeby nikt go nie zauważył nad ranem? Odpowiedź furgonetką z zakuskami. To normalne, że nad ranem wiezie się boze, banice i milinki, żeby ludzie od rana mogli je kupować. Wystarczyło namalować na samochodzie banice i napisać smaczne śniadanie czy coś w tym stylu. Stali się dla potencjalnych świadków niewidzialni. Podjechali pod sam amfiteatr i wyciągnęli trupa na krzyżu. Deczo w młodości należał do reprezentacji Bułgarii w podnoszeniu ciężarów. Niestety bojkot olimpiady w Los Angeles zaprzepaścił jego szansę na medal olimpijski. Siła jednak pozostała. W najlepszych swoich latach w rwaniu osiągał 222 kg. Z łatwością przeniósł zwłoki rozpięte na dwóch belkach. Zwłaszcza przy pomocy petyra i mąciła. Po wszystkim przejechał bokiem ciężarówki po kamiennym murze. Napisy zamalowano. Gdyby znalazł się jakiś świadek, samochód by zniknął. Połączyliśmy zatem fakty. Zdobyłam dowody w pracowni Momciła w Sozopolu, a Christo w sklepie z artykułami malarskimi dla profesjonalistów w Płowdivie. Pozostaje jeszcze pytanie. Dlaczego właściwie zabito Przemysława Tarkowskiego? Otóż z tego samego powodu, dla którego zginęli Metody, Popwasyl, Wancho, momcił i Deczo. On także pragnął kości. Wprawdzie nie dla siebie, tylko dla Warszawskiej Katedry, ale chciał je odebrać grupie sozopolskiej. Na jego usprawiedliwienie dodam, że nie planował kradzieży. Zamierzał kupić relikwie za pieniądze uzyskane ze sprzedaży swojego mieszkania. Gdyby pieniędzy zabrakło, chciał urządzić zbiórkę wśród wiernych. Można zastanawiać się nad tym, dlaczego zabito go w tak okrutny sposób. Zapewne ku przestrodze. Skoro człowiek z zagranicy uzurpuje sobie prawo do odebrania świętości bułgarom, trzeba pokazać innym co się stanie, gdyby przypadkiem znalazł naśladowców. Tarkowski nie powiedział nikomu o swoim zamiarze. Chciał tę transakcję przeprowadzić sam. Dzieło życia, akt wiary hołd Bogu. Dopiero przy przewożeniu relikwii sprawa wyszłaby na jaw. Nawet tak wierzący i skromny człowiek jak Tarkowski chciał być podziwiany. A to go zgubiło i przypieczętowało jego los. Ludzka natura jest bowiem zawsze taka sama. W pierwszej chwili mączył i reszta odmówili sprzedaży kości. Nie skusiła ich nawet cena. Swoją drogą czy relikwie mają wartość wyrażalną w pieniądzach? Relikwie są bezcenne, zawsze i wszędzie i raczej nie na sprzedaż. Wykradano je, rabowano. Zdobywano na wojnach, ale raczej nie kupowano ich za cenę mieszkania w centrum Warszawy. Przemysław Tarkowski nie rozumiał słowa nie. Uznał, że oferta jest zbyt skromna i zasugerował, że przeprowadzi w Warszawie zbiórkę. Chciał także napisać do samego papieża i prosić o interwencję. Najwyraźniej uważał, że kościom baptysty bardziej będzie odpowiadało spoczywanie w katolickiej katedrze niż na prawosławnej wyspie. Kto jest bliżej Boga? My czy wy? Tarkowski nie krył, że zrobi wszystko, aby sprowadzić kości Jana Chrzciciela do Polski. Deczo, Petr i Momciu zdecydowali, że trzeba wyciszyć sprawę, bo Tarkowski zagraża całemu przedsięwzięciu. Zorganizowali spotkanie w Płowdliwie. Obiecali Tarkowskiemu, że sprzedadzą mu relikwie. Kto wie, jak to miało wyglądać. Może sugerowali, że sam Władyka będzie uczestniczył w spotkaniu. Na pewno musieli poprosić o zachowanie tajemnicy. Dopiero po udanej transakcji Tarkowski miał się pochwalić światu prezentem dla katedry. Księża byliby zachwyceni. Przecież to prezent lepszy niż mieszkanie i zostałby przekazany natychmiast, a nie dopiero po śmierci eksposła. Kolio mówił, że Tarkowski nie cierpiał. Cios pałką w głowę zabił go od razu. Wcześniej nakarmiono go dziwacznym jedzeniem, by zasugerować jakiś rytuał religijny. Czułam, że na pomysł z wieczerzą wpadł Deczo, ale nie potrafiliśmy tego udowodnić. Ciało Przemysława Tarkowskiego wróciło do Polski i zostało pochowane przez księdza Mariana w katedrze św. Jana Chrzciciela na Starym Mieście. Kościół przejął jego mieszkanie. O relikwiach nie mówiono. W polskiej telewizji wspomniano lakonicznie, że śledztwo się zakończyło, sprawców ujęto. Nikogo to nie interesowało. Oglądałam ten program Stek Bzdur. Widowisko powoli się kończy. Jest mi żal i mówię to Dimitrowi. Jest jeszcze piękniej niż w moich wspomnieniach, a wydawało się to niemożliwe. Gitko. Przecież możemy tu przychodzić co tydzień. To prawda. Możemy tu przychodzić co tydzień. Możemy wszystko. Jesteśmy razem. Sors salutis et virtutis, mihi nunc contraria. Est affectus et defectus, semper in angaria. Hac in hora, sine mora, corde pulsum tangite. Quod per sortem, sernit fortem. Mecum omnes plangite. Los zbawienia, cnót zasługi, przeciw mnie są teraz. W mej słabości albo woli... Wspierały mnie nieraz. A więc zaraz, nie mieszkając, uderzajcie w struny i użalcie się nade mną, ofiarą fortuny. No i koniec. Wszystkie kolory wody zaśpiewały w finale. Wielki żal. Chcę zostać. Czuję niedosyt. Chociaż właściwie zaczynam nowy rozdział w życiu. Po pokazie jedziemy na radost. Mieszkam z Dimityrem. Silvia wyjeżdża z końcem września do Edynburga, gdzie będzie studiowała ekonomię na tamtejszym uniwersytecie. Zapowiedziała, że nie wróci, chociaż mam nadzieję, że zmieni zdanie. Bułgaria potrzebuje młodych, zdolnych ludzi. Egestatem, potestatem, dissolvit Glaciem sors imanis et inanis, rota tu volubilis. Niedostatek lub bogactwo, jak lud w nim topnieje. Kołem toczy się fortuna zła i nieżyczliwa. Muszę poruszyć jeszcze jedną sprawę. Ona zawsze będzie początkiem i końcem. Alfą i omegą. Taki już mój los. Może się odmieni, kiedy będę miała własne dzieci. Chciałabym mieć córkę. Będę dobrą matką. Inną niż moja dla mnie. Fortuna okazała się dla niej życzliwa jak zwykle. Można by powiedzieć, że spadła jak kot na cztery łapy, gdyby była kimś tak prostym jak kot. Nie. Ona była jak całe stado tygrysów, czarnych panter i Bóg wie jakich drapieżników, które nie mają żadnych naturalnych wrogów. Miałam tego świadomość i postanowiłam pamiętać. Właśnie. Będę ci to pamiętała. Cwetan pozostał nietknięty. Jego nazwisko nie pojawiło się w trakcie śledztwa. Dowiedziałam się ze zdumieniem, że matka go porzuciła. Czy znudził jej się jak ojciec, czy w grę wchodziło co innego? Nie chciała mi tego zdradzić. Mój ukochany Herkules Poirot powiedziałby, że zamyka się niczym ostryga. Skonfrontowałam ją z faktami. Atakowałam. Wreszcie wyznała mi ze wzruszeniem ramion, choć niewzruszonym tonem, o niczym nie wiedziała. Chroniła rodzinę, nie mogła inaczej. — Jak zdołałaś sfałszować datowanie kości? — Niczego nie sfałszowałam — obruszyła się. — Ja tylko wiedziałam, że zrobił to mój kolega. — Bo Cvetan mu zapłacił. — Na prośbę tamtych. — Oczywiście. To tamci byli wszystkiemu winni. Składałam właśnie swoje rzeczy. Wracałam na krótko do Polski, żeby uporządkować różne sprawy i zabrać ubrania, książki i płyty... Najbardziej brakuje mi koena. Dlatego porzuciłaś cwetana? Przytaknęła, a więc to nieprawda. Powiedz, o czym tak naprawdę wiedziałaś, sądowałam dalej. Ponownie wzruszyła ramionami. Dorosła kobieta, a zachowuje się jak uparta nastolatka. Mam się przed tobą tłumaczyć? Wiedziałam, że to pytanie retoryczne, ale i tak odpowiedziałam. Tak. "Jeśli nie chcesz, żebym porozmawiała o tobie z policją, żadnej reakcji. Albo lepiej z krumem i ku bratem. Teraz popatrzyła przerażona. Więc zależy jej na dzieciach. Cóż za odkrycie! Co się stało z Gitą? Dobrą i cichą córeczką, która co najwyżej reagowała biernym oporem. Nigdy nie walczyła, nie stawiała się ani nie konfrontowała. Powiedz jej prawdę, Margarito. Ta dobra córeczka poszła się jebać. Już ci mówiłam, zaczęła, nie przypuszczałam, że oni zrobią coś metodemu. Ostrzegłam go, żeby nie mówił o księdze nie dlatego. Chciałam ją mieć dla siebie. Metody dał świętą księgę Bogomiłów-Krumowi. Od początku zdawał sobie sprawę z wagi swojego znaleziska. I też chciał ją dla siebie. Gdyby tak nie było, natychmiast wysłałby ją do muzeum, prawda? Płowdiv, Warna, te miasta chętnie przyjęłyby tak cenne znalezisko. A może chciał ją oddać, tylko najpierw postanowił przestudiować? Odkryć stary tekst? Poznać tajemniczego autora, jego myśli, lęki, pragnienia? O czym marzył? Myślał jedynie o boskiej chwale? Którego Boga wysławiał? I co byś z nią zrobiła? Włożyła do biblioteki? Przecież nie masz pamiątek z wykopalisk. Nawet kota z Egiptu mi nigdy nie przywiozłaś, żebym na kominku sobie położyła. Nie masz kominka, odpowiedziała automatycznie. Jesteś niemożliwa! Wzniosłam ręce ku niebu. Własnemu synowi ukradłaś książkę. Co masz na swoje usprawiedliwienie? Nic nie miała. Jest jak skorpion z tej starej historii, w której prosił Żabę o przewiezienie na drugą stronę rzeki. Ukąsisz mnie! protestowała Żaba skąd? Przecież zależy mi na tym, żeby dostać się na drugi brzeg. Nie umiem pływać. I żaba wzięła go na grzbiet, a on ukąsił ją na środku rzeki. Co zrobiłeś? Teraz oboje zginiemy. Taka moja natura, zawołał skorpion tonąc. Taka natura. Przecież mówiła, że coś, co ma ponad sto lat, jest w stanie dostrzec przez ściany albo na półce z książkami w drugim rzędzie. Te słowa jej się wymknęły, ale ty tego nie zrozumiałaś, Margarito. Niczego nie zrozumiałaś. Kiedy metody dał Krumowi księgę, powiedział musisz ją schować, bo znajdzie ją ktoś, kto nie zrobi z niej dobrego użytku. Posłuchaj, Krum, wiem, że to twoja mama, ale musisz mi przyrzec, że nie powiesz jej o tym. To bardzo ważne. Rozumiesz? I Krum zrozumiał. Schował księgę w swoim pokoju na półce za igrzyskami śmierci Susan Collins. Przechowaj to dla mnie, a kiedy ci powiem, oddasz mi ją, dodał Metody. Dla Kruma to była przygoda, dopóki nie usłyszał, że Metody i jego żona zmarli w wyniku zaczadzenia. Przeraził się. Podejrzewał, że z tą śmiercią jest coś nie tak, ale nie wiedział z kim mógłby o tym porozmawiać. Nie chciał rozmawiać z matką. Bał się, że ojciec powtórzy jej wszystko, gdyby to jemu się zwierzył. Słowa metodego zasiały w nim niepokój. Powiedział, żeby nie pokazywać jej księgi, a teraz nie żył. Krum nie wiedział, co robić. Chciał jakoś pozbyć się jej, bo sądził, że sprowadza na właściciela nieszczęście. Naoglądał się filmów, jak to chłopak, i wymyślił coś durnego. Na szczęście zmienił zdanie i wpadł na lepszy pomysł. Stąd nocna wycieczka na wyspę. Moja matka i Cwetan podejrzewali już, że księga może być u nich w domu, po tym jak przeszukali niezależnie od siebie mieszkanie Metodego oraz cerkiew i niczego nie znaleźli. Krum postanowił zagrać w bank. Mądry chłopak opłynął na wyspę. Dał się złapać i zainteresowanym wspomniał o tym, że Metody go tam posłał. Cwetan próbował wyciągnąć od Kruma coś więcej. Sądził, że Metody przed śmiercią zdradził dzieciakowi, gdzie schował księgę. I krum pozornie puścił parę bredząc coś o nieodkrytych ruinach świątyni bizantyjskiej. Petr oraz Deczo uwierzyli mu i zaczęli przekopywać nocą wyspę. Rzuciłam Cwetana, ponieważ romansował z Iliną, córką swojego wspólnika, wyznała nagle matka. To też nieprawda. Tylko pretekst. Ty będziesz rzucała kamieniem w inną kobietę? Nie mogłam się powstrzymać. Obruszyła się. Cwetan był sam, kiedy. Kiedy się związaliśmy, od razu zostawiłam twojego ojca. Nie okłamywałam go i nie ciągnęłam romansu w tajemnicy. Jaka uczciwa. Ta mała wywłoka przychodziła do nas do domu. pomagała jej się uczyć do egzaminów. Pokręciła głową z niedowierzaniem. Krum i kubrat ją uwielbiali. Cóż, teraz nie będzie jej lubił. Podobnie jak ja cwetana. Chyba, że cwetan się z nią ożeni. Urodzi im się dziecina i historia zatoczy koło. Muszę Krumowi i Kubratowi powiedzieć, jak to jest. Żeby nie mieli żalu do potencjalnych dzieci, które się urodzą. Przyrodnie rodzeństwo okazuje się przydatne. Cieszę się, że Krum mi zaufał i o wszystkim opowiedział. — Dzieci zostają z tobą? — Oczywiście — odpowiedziała chłodno. — Są niepełnoletnie. — Zostajemy w domu — Chociaż Krum chce się uczyć w płowliwie, a Kubrat też niedługo wyfrunie z domu. Pojechaliśmy do Kruma z Dimitrem na obóz, na który został wysłany niby to planowo. Czy naprawdę sądzili, że nie dowiemy się gdzie chłopcy przebywają? Dmitry jest naprawdę świetnym detektywem. Dokończył opowiadanie historii. Księga została ukryta za igrzyskami, któregoś dnia po prostu jej tam nie znalazł. Od tak nie ma pojęcia, kto ją zabrał, chociaż stawia na matkę. Popłakał się z tego powodu, że okazał się niegodnym strażnikiem tajemnicy. Czy ona się znajdzie? spytał. Mają nasza mama, tylko nie wiem, co z nią zrobiła, wyznałam. Nie powie ci za nic. Wysmarkał nos w chusteczkę Dymityra. Będę musiał opowiedzieć to w sądzie? Oboje z Dymityrem zaprzeczyliśmy gorliwie. A mama? Też nie odpowiedział Dimitr. Krum westchnął z ulgą. Dobre dziecko. A tata odważył się jeszcze spytać. Jeśli nawet to tylko jako świadek, odparł Dimitr, zerkając na mnie, ale nie sądzę. No przecież nie chciałaś tak naprawdę wsadzić go za kratki, margarito. Odparłaś pokusę. Jest ojcem twoich przyrodnich braci, a rodzinę się chroni. Zresztą za cóż byś go zapuszkowała? Spoczywa na nim tylko moralna odpowiedzialność. To on informował kogo trzeba i umywał ręce. Kto wie, jak się przestraszył, kiedy metody zginął? Czy rozmawiał wtedy ze swoimi dawnymi kumplami? Czym go postraszyli? Swetan miał rodzinę, nie mógł ryzykować. Sądził, że matka zajmie się odzyskaniem mojego zaufania. Kości wydawały się jej nie obchodzić. Czemu miałby ją interesować jakiś trup? Trzymał rękę na pulsie i pilnował. Naiwnie wierzył, że ona nie ma o niczym pojęcia, no i że nie wie, gdzie jest księga. Już raz mówiłam, ale powiem to drugi raz. Nie docenił mnie. Czy mama wiedziała, że Pop Metody mi ją dał? Wiedziała od początku? Zapytał Krum. Nie, odpowiedziałam szczerze. To jak ją znalazła? I czemu mi nie powiedziała to Kradzież, jak ona mogła. Nie powtórzę jej tej rozmowy. Mimo wszystko nie chcę jej sprawiać przykrości. Od kiedy to jesteś taka szlachetna i dobra dla niej, Margarito? Nie dla niej, dla Kruma i kubrata. Niech nie czują do niej tego, co ja czuję. Obiecałam Krumowi, że zaopiekujemy się nim w płowliwie. Ja i Dymitr. Pakowałam kosmetyki. Dobrze. Dziękuję. Będę spokojniejsza. Jesteście niemożliwi. Zamknęłam małą walizkę. Jestem gotowa. Dmitr ma przyjechać za godzinę. Mam czas na dokończenie tej rozmowy. Wysłaliście synów na obóz, żebym nie mogła z nimi porozmawiać. Nie dlatego, zaprzeczyła, mieli wykupione miejsca i krum i kubrat. Od następnego dnia. Ale niech ci będzie. Poddałam się. Głupio zrobiłaś, że wysłałaś Kruma na obóz survivalowy. Ma lęk wysokości, a tam łazi się głównie nad ziemią. Wiem. On musi pokonać swoje lęki. Wrzuciłaby go do wody, żeby nauczył się pływać. Nie nakręcaj się tak, Margarito. Znów zaczynasz jej nienawidzić? Złość cię otumani i nie rozwiążesz zagadki do końca. Chciałam Ci podziękować, że mimo wszystko Cwetan. Cwetan pozostał na wolności. Musiało jej być bardzo ciężko, ze świadomością, że może zostać żoną kryminalisty. Zawsze chronię rodzinę. Odparłam z naciskiem na słowo rodzina. Matka odchyliła głowę, jakbym przyłożyła jej w twarz. Ja, powiedziała, ale uniosłam rękę. Cokolwiek by powiedziała, nie chciałam tego słuchać. Jak się dowiedziałaś, że Cwetan ma romans? Czy dałaś przeglądała się jego pocztę? Mówił przez sen? Nie. Spojrzała w bok. Zaraz, zaraz. Ależ ty jesteś beznadziejna, Margarito. Przecież to oczywiste. Siadłam na kanapie i złapałam się za głowę. Wyczułaś jej zapach na jego ubraniach, prawda? Potwierdziła. Wyczułaś też zapach księgi w pokoju Kruma. Nie pytam. Wiem, że tak było. Legendarny węch, pozwalający jej przez piasek wyczuć zakopany skarb. Mówiono o jej nosie do znalezisk. To nie przenośnia. Ona ma po prostu nadwrażliwość węchową od zawsze. Nie mogłam używać perfum, kiedy z nią mieszkałam, bo tego nie znosiła. Tolerowała tylko nieliczne potrawy. Rzadko gotowała, bo zapach ją męczył. Ojciec się śmiał, że powinna zatrudnić się w koncernie perfumeryjnym za wielkie pieniądze. Albo chociaż jako pies tropiący. Tak. Wywąchałam ją. Skrzywiła się. Nie wchodzę do pokoju chłopców, bo nie cierpię bałaganu i tego zapachu. Oni pachną mieszanką potu, pryszczy i jeszcze tego tak spermy, wiem! przerwałam jej. Ale weszłam. Posprzątałam i natychmiast ją wyczułam. Księgę. Czy jest sens pytać, gdzie ją ukryła? Pachniała. Wzniosła oczy niemal w ekstazie. Pachniała skarbem. Rozumiem to. Gdzie jest teraz? Opuściła gwałtownie głowę. Schowałam ją, ale nie wierz jej, Margarito. Nie wierz w ani jedno słowo. Ktoś ci ją ukradł? zakpiłam. Krasnoludki? Jej spojrzenie wyrażało stratę. Wierzyłam jej. Gdybym ja zginęła pod kołami samochodu. Kubrat się utopił, a krum zapadł w szczelinie po trzęsieniu ziemi, nie zrobiłaby smutniejszej miny. Nie ma księgi. Koniec, zaginęła. Nagle mnie olśniło. To dlatego nam w ogóle o niej powiedziała. Nie dlatego, że wiedzieliśmy o liście metodego od popa wasyla, tylko właśnie dlatego Ktoś jej ukradł tę księgę i nie wiedziała, gdzie jej szukać. Pewnie wąchała sozopol metr po metrze. Czy dlatego przyjechała do Płowdivu? Liczyła, że wywącha ją u mnie? Zatem gdzie jest bezcenna księga Bogomiłów? Kto mógł ją ukraść? spytałam. Cwetan? Mącił przed śmiercią? Zaprzeczyła. Musiała jej zginąć po śmierci mąciła, aresztowaniach pozostałych chłopaków i po naszym wypadku. Na pewno nie cwetan. Gdzie ją przechowywałaś? Kto znał tę kryjówkę? Na pewno sama zadawała sobie to pytanie setki razy i nie znała na nie odpowiedzi. Pomogłoby mi, gdybym wiedziała, gdzie przechowywałaś księgę. Czułam szczery żal. Chciałam zobaczyć tę księgę. Ja, jedna z najbardziej zainteresowanych, nie widziałam jej na oczy. Nie mogłam się oprzeć wrażeniu, że matka kłamała. A może nie? W takim razie kibicuję złodziejowi. Niech sprzedają na Allegro. Dzwonek do drzwi. To Dimitry. Przywitali się miło, ale niespecjalnie wylewnie. Dimitry nie rozumiał, jak można narazić życie własnych dzieci i okazywał to spojrzeniem. Poza tym miał wypisane na twarzy, że przebywanie z moją matką pod jednym dachem nie prowadzi do niczego dobrego. Pod tym względem się z nim zgadzam. — Musimy iść, bo spóźnię się na samolot — powiedziałam. Matka niechętnie skierowała się do wyjścia. — Dobrego lotu. — Kiedy wracasz? — Nie zmienisz zdania? Złapałam zaniepokojone spojrzenie Dymityra. — Muszę załatwić sporo spraw, ale sądzę, że nie zajmie mi to więcej czasu niż dwa tygodnie. Odpowiedziałam bardziej Dymityrowi niż matce, chociaż sto razy mu mówiłam, czemu nie kupuje od razu biletu powrotnego. Zgłoś kradzież. Powiedziałam jej złośliwie, O czym wyszłam? Sozopol XII Wiek. Wyspa okazała się niegościnna. Przywitały nas kolczaste krzaki jałowca i jaszczurki, tak liczne, że Lisa łapała je rękami, kiedy chciała przygotować obiad. Bardzo długo stanowiły nasze podstawowe pożywienie: jaszczurki w jagodach jałowca. Dopiero w drugim roku wykarczowaliśmy zarośla pod poletko na ziemniaki, marchew i fasole. W kolejnym zaczęliśmy hodować kozy. Popłynąłem po nie na stały ląd. Mleko nam się przydało. Alisa urodziła syna, lecz osłabiona ciążą i ciężkim porodem nie miała mleka. Przeżyłem wtedy najtrudniejsze chwile w swoim życiu. Codziennie lękałem się o życie jej i naszego syna Alberta. Ta kobieta była, jest i będzie dla mnie wszystkim. Kocham ją ponad wszystko, co materialne i duchowe. Mogłbym za nią oddać życie i próbowałem to uczynić. Bóg jednak chciał inaczej. Wraz z moją ukochaną ciężko pracowaliśmy. Jestem do tego przyzwyczajony od najmłodszych lat. Ona przeciwnie. Wychowana wśród ksiąg, uczona śpiewu i haftu, nienawykła do takich trudów. Najważniejsza jest jednak miłość. Połączyła nas i pozwoliła nam przetrwać na wyspie świętego Jana. Anna Komnena dotrzymała słowa. Uratowała Alice, za którą zgodziłem się umrzeć. Taka była cena. Życie Alice w zamian za moje i moich towarzyszy oraz za księgę. Nie doceniłem jednak kobiety kochającej mnie od pierwszego wejrzenia tak mocno, jak ja kochałem ją. Próbowałem ukryć przed nią swój plan. Widziałem stosy. Tylko głupiec pomyślałby, że przygotowano je dla któregokolwiek z chrześcijańskich rycerzy, albo dla tłustych papistów. Od samego początku Aleksy Komnen chciał spalić nas bogomiłów. Oczywiście po tym, jak odbierze nam księgę. Najpierw nas zwabił, a następnie poniżył i skazał. Spodziewał się zapewne, że to zapoczątkuje zagładę zgromadzeń bogomilskich w całym chrześcijańskim świecie. Może tak by się stało, gdyby tamtego dnia, 15 sierpnia 1118 roku, nie pokonała go przewlekła starcza choroba i bella donna, którą kazałem Alicie przyprawić jego wino. Aleksy Komnen zgodnie z planem umarł, lecz nasze stosy już płonęły. Alisa miała zabrać prawdziwą, tajemną księgę i uciec wraz z nią do miasta Sozopolis nad Morzem Czarnym. Księżniczka Anna Komnena zasiadłaby na tronie Bizancjum. Wszystko szło zgodnie z planem. Alisa mnie zdradziła, aby ocalić siebie. Censius Frangipani wziął kości dobrego brata Alberta za szczątki Jana Chrzciciela. Część fałszywych ksiąg spalono, podobnie jak nas, na stosach podwórza Pałacu Cesarskiego w Bizancjum. Aleksy pierwszy komnen umarł. Potem już nic nie szło zgodnie z planem. Straż zamknęła Annę wraz z pozostałymi służkami w jej komnatach. Jan piękny obwołał się cesarzem, zanim ciało jego ojca ostygło. Pierwszym rozkazem było oślepienie i wygnanie z Bizancjum chińskiego medyka. Tuż za bramami miasta medyka dopadły bezdomne psy i rozszarpały na kawałki. Anna zajęła się pochówkiem ojca i przekonywaniem brata, że nigdy nie chciała panować. Przecież ustąpiła mu tronu, kiedy miała zaledwie trzy lata, teraz również nie zamierza na nim zasiadać. Jan uwierzył. Alisa usiłowała zrobić wszystko, aby mnie spłonął na stosie. Wykorzystała to, że uwagę wszystkich przykuwali umierający Aleksy, wrzeszczący papiści oraz templariusze atakujący Franciszkanów. Przekupiony przez nią i Annę komneny rycerz przeciął moje więzy i zaniósł mnie do cesarskiej stajni, gdzie czekała na mnie ukochana. Ocknąłem się daleko za murami miasta. W pierwszej chwili nie poznałem Alisy. Przebrała się za chłopca stajennego. Ubrudziła twarz, obcięła piękne włosy i ukryła kształtną figurę pod obszernymi łachmanami. Przykryty skórami jechałem na wozie ciągniętym przez osła. Balansowałem na granicy życia i śmierci przez kilka dni niczym linoskoczek na linie rozpiętej między balkonami pałacu. Przeżyłem, chociaż mój głos ledwie wydobywał się z gardła podrażnionego ogniem i dymem. Udaliśmy się na brzeg Morza Czarnego i popłynęliśmy stamtąd na wyspę nazwaną przez nas Wyspą Świętego Jana na pamiątkę wydarzeń, które nas tam przywiodły. Nie chcieliśmy mieszkać w mieście. Baliśmy się, że któregoś dnia znajdą nas rycerze z krzyżem na piersiach i zażądają oddania kości i księgi, bo Alisa ukradła Frangi paniemu dobrego brata Alberta. Tak się zemściła na człowieku, który kazał ją okładać batem i chciał śmierci jej ukochanego. Na czterdzieści lat wyspa stała się dla nas schronieniem. Zbudowaliśmy dom, uprawialiśmy ziemię, witaliśmy i żegnaliśmy dzieci, które rodziły się. I pozostawały z nami lub przeciwnie, odchodziły do Boga. Nękani przez trzęsienia ziemi za każdym razem dźwigaliśmy się z nędzy i rozpoczynaliśmy wszystko od początku. Mieliśmy siebie i to nas radowało. Wiele lat po osiedleniu wykarczowaliśmy szczególnie zarośnięty kawałek ziemi potrzebny pod uprawę kukurydzy. Natrafiliśmy tam na ruiny budynku, zapewne zniszczonego przez jedno strzęsień ziemi. Odkryliśmy schowek, a w nim niezwykłe znalezisko księgę. Nie wiem kto i kiedy ją napisał, ponieważ autor nie podpisał się na żadnej ze stron, lecz zawierała ona mądrości dopełniające słowa zawarte w bogomilskiej tajemnicy. Nie wiem także, co stało się z człowiekiem, który na skórze, płótnie, drewnie oraz papirusie przekazał niezwykłą historię wędrówki apostołów wraz z ich nauczycielem do Ziemi Świętej, gdzie stali się świadkami niezrozumiałych wydarzeń. Sądzę, że Bóg nas tu przywiódł i pozwolił, abyśmy odnaleźli tę księgę i połączyli ją z naszą. Nie inaczej. Dopiero teraz świadectwo jest kompletne. A miejsce, które mogło być piekłem, stało się święte. Do ostatniego dnia pobytu na wyspie modliłem się w tych ruinach, podobnie jak za życia moja Alisa. Pochowaliśmy tam kości dobrego brata Alberta. Nie wiem, co stało się z naszym klasztorem w Filipopolis. Wieść o straceniu brata Edrana i pozostałych mnichów, w tym mnie, musiała dotrzeć do bram zgromadzenia. Czy moi bracia uciekli w obawie przed prześladowaniami, czy też udali się do Bizancjum, Rzymu i Carcassonne, aby prosić o oddanie księgi, jeśli ta ocalała? Wielokrotnie zadawałem sobie to pytanie. I naturalnie nie uzyskałem odpowiedzi. Wiem skądinąd, że to, co stało się w Konstantynopolu, nie zaważyło na naszych działaniach na terenie cesarstwa. Kiedy przepływałem na ląd po nasiona, dawnym zwyczajem nastawiałem uszu. Czasem pytałem nawet, co się stało z bogomiłami, którzy poszli do Bizancjum. W zależności od tego, kogo pytałem, słyszałem, że bogomili wciąż jeszcze plenią się niczym chwasty. Lubże kontynuują swoje dzieło w całym cesarstwie nieniepokojeni przez dostojników ze stolicy? Sprawiła to nasza księga albo opieka Boga. Nie prześladowano nas. Co więcej, pozwalano, żebyśmy pielgrzymowali po całym cesarstwie i głosili prawdziwe słowo Boże. Gdybym nie był wygnańcem i nie pragnąłbym żyć już tylko z Alisą i wychowywać naszych synów, Także poszedłbym krzewić zasady wiary zawarte w obu księgach. Jako doświadczony życiem starzec dowiedziałem się, że zorganizowano kolejną krucjatę skierowaną przeciwko muzułmanom na terytorium Lewantu. Nawoływali do niej papież Eugeniusz III i Bernard Sclervo, którzy nie mogli ścierpieć, że despota epiru został podbity przez prawdziwie niewiernych, czyli muzułmanów. Bogomili nie brali udziału w tej krucjacie. Cesarz Bizancjum, Manuel Komnen, z tych Komnenów, nie stanął na czele owej wyprawy. To król francuski Ludwik XII oraz niemiecki Konrad III i wielki bohater Fryderyk Barbarossa poprowadzili żołnierzy do Ziemi Świętej. Każdy szedł przez Europę tylko ze swoim wojskiem. Armia Konrada wkroczyła do Antoli, ale osłabiona marszem poniosła druzgocącą klęskę w bitwie pod Doryleum. Konrad utracił dziewięciu na dziesięciu swoich rycerzy. Reszta w popłochu uciekła albo dołączyła do Francuzów. Może i wojna nie byłaby przegrana, gdyby nie państwa krzyżowe. Pod ich naciskiem zaatakowano Damaszek. Armia po pięciu dniach wycofała się w rozsypce do królestwa Jerozolimy. Nie wiem ilu krzyżowców umarło z pragnienia, bo nie zabrano zapasu wody, a ilu zginęło z rąk nękających ich muzułmanów. Miałem rację twierdząc, że największym złem nie są niewierni, nawet niechciwi, tylko waleczni krzyżowcy, tempi, templariusze oraz pazerni krzyżacy. Wszyscy ci, którzy noszą krzyż na piersi, lecz obrażają Boga. Zginęły tysiące ludzi. Rycerze Chrystusowi wracali jak kundle z podkulonymi ogonami do swoich domów. Nie jestem jednak pewien, czy to ich czegokolwiek nauczyło. Nie zdziwiłbym się, gdyby ogłoszono kolejne krucjaty. Natura ludzka jest bowiem zawsze taka sama. Anna Komnena wciąż mieszka w pałacu cesarskim. Odstąpiła tron bratu, ocaliła życie i zachowała przywileje. Może Jan Piękny nigdy nie dowiedział się o knowaniach siostry, a może jej wybaczył. Tego nie wiem. Anna, kobieta niezwykle silna i mądra, Zapewne wciąż czeka na swoją szansę. Napisała wielkie dzieło o życiu swojego ojca, wielkiego cesarza Aleksego Komnena i wojnach, jakie prowadził. Chciałbym je przeczytać. Nie dowiem się, czy nie brakowało kiedykolwiek Alisy, jej ulubionej i najmądrzejszej wychowanicy. Ona zaś nigdy nie dowie się, że oboje przeżyliśmy. Podczas czterdziestu lat spędzonych na Wyspie Świętego Jana nie czytałem żadnych ksiąg, poza tą jedną, jedyną najświętszą, tajemną księgą Bogomiłów. Widzisz, bracie Odrysie? Broniłeś mi tajemnej wiedzy. Tymczasem ja studiowałem ową księgę w każdej wolnej chwili przez wiele lat. Alisa znają lepiej niż pieśni Homera oraz dramaty Aischylosa. Nasi synowie, Albert i Roman. Uczyli się czytać na księdze. Obaj poszli w świat, jeden jako wyświęcony pop, drugi jako poeta. W listach od nich rozpoznawałem słowa zawarte w księdze. Po trzydziestu latach na wyspie moja ukochana Alisa, oślubiona przeze mnie wobec Boga, bez świadków i jakichkolwiek ceremonii, umarła we śnie. Rano znalazłem jej ciało i zapłakałem żewnymi łzami. Moja najdroższa, moja ukochana, odeszła tak samo piękna jak w dniu, kiedy ujrzałem ją po raz pierwszy. Przez te wszystkie lata codziennie dziękowałem Bogu za każdą chwilę spędzoną u jej boku. Zgodnie z wolą Alicji spaliłem jej ciało, a prochy wrzuciłem do Morza Czarnego, które pokochała. Następnie opuściłem wyspę, także zgodnie z jej wolą, i ostatnie lata życia spędziłem w mieście Sosopolis, gdzie piszę te słowa codziennie proszę Boga, by mnie zabrał do siebie i do mojej ukochanej. Oprócz wspomnień i kości brata Alberta, zostawiłem na wyspie największy skarb bogomiłów. W niewielkiej kamiennej skrytce, którą odnaleźliśmy w ruinach świątyni, pozostawiłem księgę z nadzieją, że nie dostanie się w ręce niegodnych. Opisano w niej bowiem nie tylko historię stworzenia świata przez szatana. Zawiera także prawdę na temat rzekomych słów Jezusa przed ukrzyżowaniem i tego wszystkiego, co działo się z Jego uczniami po ukrzyżowaniu. Pod tym względem bogomili nie mieli racji. Nic dziwnego, że ukrywali tajemnice nawet przed nami, braćmi zakonnymi i kazali nam fałszować święte słowa. Ja bowiem Cyryl, bogomius Filipopolis, uczestnik wyprawy do Bizancjum, Cudem ocalały ze stosu, na który mnie skazał cesarz Aleksy Komnen, przeczytałem tajemną księgę i posiadłem jej mądrość. Choć bogomiłem pozostanę do końca życia, mogę z mocą powiedzieć, że Jezus Chrystus istniał naprawdę i poniósł ofiarę za ludzkie grzechy. Mam nadzieję, że opuszczona przeze mnie wyspa zarośnie chwastem albo zniknie w morzu po trzęsieniu ziemi. Jeśli ktokolwiek odkopie grób w ruinach świątyni, niech uważa, jest w niej Bóg i szatan. Mogę mieć jedynie nadzieję, że nigdy to nie nastąpi. Wyspa Świętego Jana, pierwszy wiek. Najbardziej brakuje mi Abiasza, dobrego młodzieńca, który opuścił chorą matkę na wezwanie Jana-chrzciciela i wraz ze mną spisywał kronikę naszej podróży. Pewnie jego matka dawno umarła, niech spoczywa w pokoju, oby dobrze ludzie ją pochowali. Początkowo nie chciałem patrzeć na moje zapiski, gdyż wywoływały same bolesne wspomnienia. Kiedy trawił mnie jednak głód fizyczny, bo nie udało mi się złapać przez kilka dni bodaj szczura na obiad, otwierałem je i czytałem to, co napisaliśmy wraz z abiaszem, oraz słowa skreślone w twierdzy macheront. Zwłaszcza te ostatnie. Wracały wspomnienia. Przed oczami stawali mi ezdraż ze zbolałą miną, nieszczęśliwy i tęskniący za domem, myśliwy Sariusz, krępy, pocący się nadmiernie Samuel, dobry Abiasz i nauczyciel. Mniej pamiętałem towarzyszy zmarłych, zanim nas pojmano i zawieziono do okrutnej Herodiady, najlepiej śpiewających Matiasa i jego brata długiego Marka. Luke, który umarł pierwszy, i krótkiego Marka, który chwalił pana, trzymając w ręku własne trzewia. W nocy budziły mnie koszmary. Wszystkich nas na powrót przybijano do krzyża, ale tylko ja skamlałem jak pies, aby mnie oszczędzono. Tak jak wtedy. Innej nocy ginęliśmy wszyscy od mieczy żołnierzy Herodiady. Tylko ja zostawałem żywy. Danaila nie chciała mojej śmierci. Czy wiedziała o planach swojej pani? Nawet jeśli tak, wierzę, że nie mogła pomóc nauczycielowi ani moim towarzyszom. Była tylko niewolnicą, nawykłą do słuchania rozkazów królowej. Ocaliła mnie jednak i wierzę, że z miłości podała mi truciznę, która spowolniła bicie mojego serca i rozlała na moich piersiach zwierzęcą krew. Żołnierz, który zabrał mnie z celi, wierzył, że jestem martwy, podobnie jak tamci. Ocknąłem się, kiedy wraz ze wszystkimi zabitymi wrzucono mnie do wody. Wypłynąłem na powierzchnię. Nikt nas nie pilnował. Pozostałem w wodzie modląc się i patrząc na dryfujące zwłoki moich towarzyszy oraz bezgłowy korpus jana Przekleństwo morza martwego. Jest tak pełne soli, że nie można w nim utonąć, bo wypycha ciało na powierzchnię. Po zapadnięciu ciemności odpłynąłem. Do ostatniej chwili czekałem, że ona przybędzie i odpłynie ze mną na próżno. Dotarłem do wyspy. Zabije mnie ona prędzej czy później. Trudno o mnie gościnne miejsce. W dzień zmagam się ze słońcem, w nocy z insektami i duchotą. Żmije podpełzają do mojego szałasu. Co dzień spodziewam się, że któraś zatopi zęby w moim ciele. Znalazłem tylko jedno źródło słodkiej wody. Kiedy podchodzę, aby się napić, jaszczurki pieszchają i kryją się w wyschniętej trawie lub kolczastych krzakach. Są sprytne. Kolce pozostawiają na skórze głębokie zadrapania, niegojące się tygodniami mimo moczenia ich w słonej wodzie. Oto piekło na ziemi. Nie narzekam. Przygotowuje mnie ono do prawdziwego piekła, do którego udam się po śmierci. Nazywam to miejsce wyspą Jana. Albo nauczyciela. Nazwa przypomina mi moją zdradę. Wspominam i jego i braci codziennie. Ciekawe, że Jezus Chrystus nie zagościł tak głęboko w moich myślach i sercu, jak ten milczący człowiek, który nie umiał zapanować nad czynionymi cudami, nie miał własnych opowieści i gniewał się, kiedy nazywano go prorokiem albo mylono z mesjaszem. Początkowo żywiłem się rybami i drobnymi żyjątkami morskimi łapanymi w sieć uplecioną z gęstej wikliny. Dopiero po miesiącu zbudowałem coś, co Sariusz nazwałby obrazą dla wnyków. Chwytałem w niej jaszczurki. Obdzierałem je ze skóry, moczyłem w słonej wodzie i piekłem. Przypadkiem natknąłem się na dzikie zboże. Zebrałem jego ziarna i posiałem w ziemi wzruszonej kijem. Nie wiem, czy coś z nich wyrośnie, bo podlewam ziemię słoną wodą. Źródełko wysycha, i wody starcza mi tylko do picia. Mimo wszystko, postawię tu coś w rodzaju świątyni. Nie dla mnie, tylko aby ukryć kronikę. Sam mogę spać w szałasie. Przypomniałem sobie, co o budowaniu domów mówił Izrael. Jego rodzina wzniosła ponoć świątynię w samej Jerozolimie. Otóż, według niego. Najlepszym budulcem jest glina, ta zmora rolników. Gołymi rękoma wykopałem zatem fundamenty i wypełniłem je gliną, wymieszaną z drobnymi kamieniami. Następnie lepiłem z gliny cegły, układałem je między kamieniami i oklejałem trzciną. Z czasem dodawałem także trzcinę między ściany, a budynek wydawał mi się stabilniejszy. Wreszcie powstało niewielkie pomieszczenie. Przykryłem je dachem ze zlepionej wodorostami trzciny i warstwy błota. Nie wyglądało to pięknie, ale księga mogła tam spocząć. Dobrze ją zabezpieczyłem, owijając w skóry jaszczurek. Jest świadectwem, że chodziłem po tej samej ziemi co nasz Pan Jezus Chrystus, że dokonało się zbawienie i Bóg stał się człowiekiem, aby zapłacić za nasze winy. Jest kroniką wydarzeń daleko ważniejszych niż te w twierdzy. Macheront. Co dzień myślę o Rebece i Miriam. Okazałem się słaby w obliczu pokusy. Mógłbym wrócić do rodzinnej wsi i spojrzeć w twarz tej, którą kiedyś szanowałem, ale starszyzna niechybnie przepędziłaby mnie. Nie przyniosłbym radości, jedynie cierpienie i wspomnienie hańby. Mam nadzieję, że uznano mnie za martwego, a moja piękna żona znalazła opiekuna, prawdziwego mężczyznę. Zasługuje na to. — Wspominam Danaile. — Co robi? — Czy służy królowej? — Co się z nią stanie, kiedy jej uroda przeminie? — Może przypłynie wtedy na naszą wyspę? — Musi wiedzieć, że mnie tu znajdzie. — Będę dźwigał swój krzyż. — Nie wiem, jak długo. — Pewnego dnia jedna ze żmi zlituje się nade mną i przyniesie mi wreszcie spokój wieczny. — Jeśli tak się nie stanie... A ja uznam, że stoję u kresu żywota, resztką sił pójdę do morza i pozwolę mu się pochłonąć. Z wody się zrodziłem i pod wodą umrę. Na wyspie może pozostać jedynie moja księga. Nie ma tu miejsca na moje kości. Sofia, XXI wiek Bar był obskurny. Jakby na zamówienie. Przyznaj się, Margarito. Chciałaś zobaczyć go w takiej spelunie. Co byś czuła, gdyby został człowiekiem sukcesu, prowadził ekskluzywną restaurację i jeździł BMW? Naprawdę nie masz się czego wstydzić. Przesuwam wzrokiem po ścianach pokrytych łuszczącą się farbą olejną. Odczytuję na bazgrane mądrości życiowe. Życie jest zbyt krótkie, żeby nie pić. Od pierwszego kieliszka wódki lepszy jest tylko drugi kieliszek. Metalowy, odrapany bar sprawia wrażenie brudnego. Nad nim wiszą rzędy kieliszków, założę się, że zakurzonych. Miejsce nie wygląda na uczęszczane. W kącie siedzi tylko jedna para klientów, piją piwo i rozmawiają po cichu. Kelner patrzy na mnie wyczekująco. Zamawiam szklankę wody i kieliszek białego wina. Jakie macie wino? Wzruszył ramionami. Mówiłaś, że chcesz białe. Białe może być różne. Zaczęłam, ale przerwałam. Widzę, że żartuję. Chardonnay. Jakiekolwiek. Wyjął z lodówki butelkę i nalał do kieliszka. Na szczęście wcześniej przetarł go ściereczką. Mam nadzieję, że niedawno praną. Powinnam teraz zapytać o Angeła. Nie jestem jeszcze jednak gotowa na to, żeby go zobaczyć. Potrzebuję chwili, kilku minut żeby uspokoić bijące serce. Po tylu latach mogłabyś odpuścić Margarito. Może dopisze mi szczęście i on sam się tu zjawi? Zyskam czas, żeby mu się przyjrzeć. A potem co zrobisz? Zaczniesz wrzeszczeć jak bardzo cię wtedy skrzywdził? Czemu nie poszłaś do niego do domu i nie porozmawiałaś z nim przy kalinie? Byłoby lepiej dla ciebie, chociaż nie do końca wiadomo, czy rzeczywiście lepiej. Kelner stawia przede mną małą miskę pełną orzeszków. — Ciężki dzień? — Potwierdzam. — Tak, ciężki dzień. Pokłóciłam się z Dimitrem, bo się uparłam, że nie wsiądę od razu do pociągu z Sofii do Płowdivu, tylko spędzę w stolicy kilka godzin. Domyślił się, kogo chcę odwiedzić. — Czemu nie mogę jechać z tobą? — Ochronię cię! — Nie może mnie ochronić. Sama muszę się z tym zmierzyć, wyjść z zaklętego kręgu. Macie coś do zjedzenia? Patrzę zdumiony. Rzeczywiście ta speluna nie wygląda na taką, która ma kuchnię na zapleczu. Mrożoną cace i frytki. Podać? Zamawiam, chociaż zbiera mi się nam mdłości. Dymitr tego nie zrozumie, ale musi przyjąć do wiadomości, że robię to dla niego. Dla nas. Nie mogę mu tego powiedzieć. On musi mi zaufać. Kelner przynosi frytki. Są gorące, dobrze wysmażone. Zjadam kilka. Trochę mi lepiej. Przez brudną szybę widzę miasto. Sofia jest dziwna. Nie poznałam jej, choć studiowałam tu dwa lata. Najwięcej czasu spędzałam w Płowdivie. Z Angełem i Dimityrem. To dziwne, że kiedy wyjechałam, Angeł przeprowadził się do Sofii. — Smakują ci? Spytał kelner. Chcesz cacę od razu czy za chwilę? Później. Powiem ci zresztą, czy w ogóle chcę. Może najem się frytkami. Okej. Okay. Jeszcze wina? Tak, poproszę. Szardonne i frytki. Margarito, Margarito, nie upadaj tak nisko. Widok Angeła jest jak rąbnięcie pałką w łeb. Dimitr miał rację. Nie jestem przygotowana na ten widok. Upijam potężny łyk wina. Trzeba było zamówić wódkę, Margarito? Albo rakije. Chociaż nie, źle na ciebie działają mocne alkohole. Jak on się zmienił? Jest potężniejszy niż pamiętam. Widać, że ćwiczy na siłowni i nie stroni od anabolików. Koleżanka lekarka mówiła mi, że ciało jest wtedy charakterystycznie opuchnięte. Widać, że mięśnie nie są naturalne. Tak właśnie wygląda Angeł, chociaż brzuch ma niewyrzeźbiony, a na nim wyraźną oponkę. Kontrast między umięśnionymi ramionami, plecami i masywnymi nogami, a brzuchem, który nie chce się poddać ćwiczeniom, wyglądał absurdalnie. Skuliłam się, ale on nie patrzył na salę. Zamienił kilka słów z kelnerem. Widać, że są w dobrych stosunkach. Sprzedaje tu narkotyki? Dopalacze? Przecież z piwa i napojów bezalkoholowych takie miejsce się nie utrzyma. Angeł się odwraca. Patrzę na jego twarz. Naturalna byłaby refleksja, co ja takiego w nim widziałam. Tu chodzi jednak o coś więcej. Angeł wygląda jak Dorian Gray na portrecie. Zniszczony przez alkohol, napuchnięty przez prochy, pobróżdżony przez czas. W dodatku włosy mu się przerzedziły. Niegdyś gęste, lśniące, zaczesywane ku górze. Widok nieprzyjemny, żałosny. Wręcz wstydliwy. Czy Kalina jeszcze z nim jest? Z takim wrakiem? Jestem gotowa na konfrontację. Zrób to, Margarito, a potem stąd idź. Macham ręką na kelnera. Zrób mi cacę. I powiedz angełowi, że chodziliśmy razem do szkoły. Może ma ochotę się przywitać? Patrzy zdumiony. Pewnie sobie uświadomił, że nie trafiłam tu przypadkiem. Tak kotku. Przyszłam do twojego szefa. Gita. Angeł ma spłoszony wyraz twarzy. Zaskakuje mnie to. Zawsze był taki pewny siebie. Cześć. Nie wstaję. Nie całuję go, nie podaję mu ręki. Cześć. Odpowiadam po prostu. Głos mi nawet nie drży. Przyjechałam zamienić z tobą kilka słów. Jestem zajęty, nie mogę stąd wyjść. Czego się boi? Nic mu nie mogę zrobić. Nie chcę wychodzić. Nie zajmę ci też wiele czasu. Chwilę się waha, wreszcie siada naprzeciwko mnie. Co tam u kaliny? Chyba dobrze. Uśmiecha się. Górną czwórkę ma czerniałą. pozostałe zęby żółte. Brzydko to wygląda. Odeszła ode mnie rok temu. Zabrała córkę. Współczuję. Przez chwilę naprawdę mi go żal. Nie byliśmy dobrym małżeństwem, wzruszył ramionami. Odwrócił się i spojrzał na kelnera. Ten po chwili przyniósł mu duży kufel zagorki. Jorzeszki, skorzystałam ze sposobności. Co robisz w Bułgarii? Słyszałeś o śledztwie w sprawie trupa, którego znaleziono w amfiteatrze? Coś tam słyszałem, piąte przez dziesiąte. No właśnie. Skwapliwie częstuje się cacą i podsuwam mu talerz. Przyjechałam jako konsultantka na prośbę dymityra. On jest komendantem policji w Płowdiwie. Zatrudnił mnie. Pamiętasz, dymityra. Oczywiście, że pamiętam. Oburza się. Mi tak. Twój rycerz pewnie się ożenił i ma gromadkę dzieci. Nie ma. Pozdrów go ode mnie. Pozdrowie. On mnie o to nie prosił. Nie dziwię się, nigdy mnie nie lubił. Powiedz mu, że nie mam żalu. O co mógłbyś mieć do niego żal? Patrzy zdumiony. N nie powiedział ci? To nie U. dlatego przyjechałaś? Nie powiedział mi i nie dlatego przyjechałam. To po co? Dymitr wykurzył mnie spłów diwu do Sofii, a ty pewnie chcesz, żebym wyjechał z kraju. Jest mi obojętne, gdzie będziesz. W kraju, za granicą, przykro mi, że wyglądasz jak kawałek główna i że opuściła cię żona. Przykro mi, że jesteś zerem. Wydyma usta. Dawny Angeł uderzyłby mnie po takim tekście. Ten obecny nawet nie ruszył się z miejsca. Jestem prosty chłopak. Prowadzę bar. Żałuję tamtego, co się stało, ale czasu nie cofnę. Mam przeprosić? Nie potrzebuję przeprosin. Chciałam tylko zobaczyć, jak z demona opanowującego mnie i zatruwającego mi życie przemienił się w zgniłego osiłka z zepsutymi zębami i byczym karkiem. Chciałam zobaczyć, jak bardzo jest żałosny, i zobaczyłam. Nie sprawiło mi to ani radości, ani satysfakcji. Twój chłopak odpowiednio mnie potraktował. Wyszczerzył te okropne zęby. Nie udawaj, że nie wiesz. Na pewno się pochwalił, jakby miał czym żeby jeszcze własnymi rękami. Nic nie wiem. Po twoim wyjeździe chodził za mną krok w krok. Skoro mu tak zależało, mógł jechać za tobą do Polski, ale nie skupił się na mnie. Szukał haka. Wreszcie znalazł. Przymknął mnie za handel prochami. Kalina mi pomogła, znalazła adwokata. Udało się. Patrzył wyzywająco. Oczekiwał, że ja go uratuję? Znajdę lepszego adwokata niż Kalina? Zapłacę więcej? W końcu zawsze o niego rywalizowałyśmy. Teraz to nie ma znaczenia. Wsadzili mnie na krótko kilka miesięcy. Byli tam tacy jedni. Nie podobałem się im. Pobili mnie kilka razy do nieprzytomności. Wybili zęby, pogruchotali kości twarzy. Mam mu współczuć? Przecież mnie też pobił. Kalina cię chciała mimo wszystko stwierdziłam bez emocji chciała potem też dopiero niedawno jej się odwidziało za sprawą jakiegoś profesora od wykopalisk że też wy wszystkie macie fioła na punkcie starych kamieni przetrawiam informację czego chcesz pewnie chcesz mi pokazać zdjęcie tego dziecka co to niby jest moje czy zmieniłaś zdanie jak mnie zobaczyłaś a może nigdy go nie było było. Poroniłam w Polsce. Informacja nie zrobiła na nim wrażenia. To czego chcesz? Skończył piwo i zjadł ostatnie rybki. Niczego. Chciałam ci powiedzieć, że straciłam przez ciebie osiem lat. Chowałam się przed ludźmi. Nie miałam normalnego związku. Zaśmiał się cicho, ale zaraz spoważniał. Też żałuję. Gdyby nie tamto, Dimitr nie wsadziłby mnie do więzienia. Raz pobili mnie tak, że lekarze wycięli mi śledzione. Podniósł koszulkę. Po lewej stronie blizna ciągnęła się od żeber w dół. Współczuję. Pokiwałam na kelnera, by zapłacić. Na koszt firmy. Angeł skrzywił się, jakby ktoś go uderzył. Stać mnie na zafundowanie ryby i frytek kobiecie, której podobno złamałem życie. Podeszłam jednak do kelnera i zostawiłam dwadzieścia lewów na blacie. To bardzo dużo. Posłał mi pełne uznania spojrzenie. Angeł siedział przy stole. Nie odrywał wzroku od pustego kufla. Podeszłam. Żegnaj, Angeł. Nie wrócę tu. Ani ja, ani Dimitr. Przez chwilę znów siedzę na murku naprzeciwko kamienicy, w której mieszka Angeł. Pali się światło w jego pokoju. Wiem, że on nie lubi uprawiać seksu po ciemku. Czekam, aż skończą i Kalina sobie pójdzie. Łzy spływają mi po twarzy. Właśnie zastałam ukochanego z inną kobietą. Żal i wstyd ściskają mi gardło. Żal, bo mój ukochany jest z inną kobietą. Wstyd, bo nie mam dość godności, żeby odejść, tylko czekam, aż ze mną porozmawia. Czego chce? Przekonać go, że tylko ze mną będzie szczęśliwy? Nie. Chcę mu powiedzieć o ciąży. Wreszcie widzę Kalinę. Wyszła z kamienicy i idzie ulicą niespiesznym krokiem. Łatwo mogłaby mnie dostrzec, gdyby odwróciła głowę. Zniknęła za zakrętem. Nie czekałam dłużej. Jestem zmęczona, senna. Ciąża jeszcze nie daje mi się we znaki, więc to na pewno żal i rozpacz. Angeł jest zaskoczony. Siedział, popijając rakie. Czego chcesz? — spytał. — Zupełnie jak teraz. Coś tam bredziłam o miłości, a on ziewał. Naprawdę ziewał. Próbował mnie odpędzić. Mówił, że nie nadaje się do związków. Takie tam. Wreszcie, że wstaje rano do roboty. Powiedziałam mu o ciąży. Nie, że jestem w ciąży, tylko że będziemy mieli dziecko. Że jestem taka szczęśliwa. Kretynka. Jak można być szczęśliwą, kiedy właśnie zastało się swojego faceta z inną? Podszedł do mnie. Uderzył. Dwa razy. Mocno. Otwartą dłonią w twarz, pięścią w brzuch. Zamroczyło mnie. Upadłam. Instynktownie zwinęłam się w kulkę, by uniknąć kolejnego ciosu. Chroń dziecko! Kołatało mi w głowie. Złapał mnie za włosy, zmusił, żebym stanęła i powlókł do łóżka. Tam mnie zgwałcił. Czego się spodziewałam? Przecież sama do niego przyszłam i chciałam go przekonać, że spędzenie ze mną całego życia go uszczęśliwi. Wchodził we mnie brutalnie. Przy tym jedną rękę trzymał mi na gardle, a drugą bił po twarzy raz za razem. Brakowało mi powietrza. Myślałam, że mnie udusi. Kiedy wreszcie skończył i mogłam wstać, wypiłam kilka łyków rakii, obciągnęłam sukienkę. Nie włożyłam ani majtek, ani butów. Angel poszedł do łazienki. Kręciło mi się w głowie, nie mogłam złapać równowagi. Zwymiotowałam na łóżko. Jedyna zemsta, na jaką było mnie stać. Trochę mi ulżyło. Przynajmniej mogłam trafić do drzwi. Zabrałam torebkę i wyszłam. Dotarłam do małego kranu na bocznej ścianie polikliniki. Umyłam się między nogami, rozglądając nerwowo na boki, czy ktoś mnie nie widzi. Na szczęście w tym miejscu nie paliły się latarnie. Ochlapałam kilka razy piekącą twarz. Potem z budki zadzwoniłam do Dimitra. Przepraszam! krzyczał za mną dzisiejszy Angeł. Nie odwróciłam się. Wyszłam na zakurzoną ulicę. Musiałam złapać taksówkę. Jeśli się pospieszę, zdążę na pociąg i za trzy godziny będę znów z Dymityrem. Wreszcie wolna. Warszawa? XXI wiek. Dzień dobry, pani Małgosiu. Pani Sabina wysuwa siwą głowę przez uchylone drzwi. Ledwie weszłam do bloku, a ona mnie już usłyszała, chociaż dobiega setki. Kiedyś mi opowiadała, że w młodości pracowała jako szpieg dla aliantów. Może jest w tym ziarno prawdy. Dzień dobry, pani Sabino. Uśmiecham się z wysiłkiem. Lot miałam ciężki. Zjadłam kanapkę wyjętą z lodówki na lotnisku i wymiotowałam w samolocie. Wróciła pani na dobre, czy tylko na chwilę? Nie będę jej tłumaczyła zawiłości związanych ze świeżo zakończonym śledztwem, nowym szczęśliwym związkiem i całą resztą, zwłaszcza, że nie zdecydowała się zdjąć łańcucha z drzwi. Widzę tylko jej spiczasty nos, kawałek policzka i jedno oko. Na razie jestem, pani Sabino. Przekręcam klucz w zamku, ale zaraz wracam. Pewnie mieszkanie to nie w kurzu. O gosiu, dobijali się tu jacyś. Pani Sabina nie odpuszcza. O Boże. Czemu przekonałam Dymityra, żeby puścił mnie samą? To najpewniej russcy gangsterzy, zaraz mnie zamordują. Kto? Przełykam myślinę. Z ministerstwa. Pani Sabina marszczy nos. Wymawia to słowo takim tonem, jakby mówiła o robakach, na których punkcie ma obsesję, albo o myszach, których panicznie się boi. Skontaktuję się z nimi, uspokajam ją. Zostawili dla pani jakiś list i dyplom. Napuściłam na nich Tadeuszka. Tadeuszek to jej mąż. Zmarł jakieś dwadzieścia lat temu, ale nie opuszcza pani Sabinki, przynajmniej nie w potrzebie. Proszę podziękować panu Tadeuszowi, powiedziałam grzecznie. Jeśli natychmiast nie wejdę do mieszkania, zwymiotuję na wycieraczkę. Mam dla pani listy i rachunki, wszystkie co do jednego. Nie wątpię. Pani Sabinka należała do dam starej generacji. Listonosz przynosi jej wszystko do mieszkania. Nie żeby go wpuszczała, przyjmowała listy przez szparę w drzwiach. Nasz listonosz, od lat ten sam pan Janek, przyzwyczaił się do tego i maszerował na trzecie piętro, żeby dostarczyć jej przesyłkę. Przed wyjazdem dałam mu na piśmie dyspozycję, aby wszelką korespondencję dla mnie składał do rąk pani Sabinki, zwłaszcza listy polecone. Dziękuję bardzo, może jutro. Albo jak się trochę odświeżę. Byłam zmęczona i źle się czułam. A nie, 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 nie! Nie zgodziła się pani Sabinka. Ja mam tu wszystko przygotowane. Pójdzie pani spać, pani Małgosiu, a ja może umrę. Człowiek nie zna dnia ani godziny. I co wtedy będzie? Pokiwałam głową z rezygnacją. Zastanawiałam się, czy otworzyć walizkę i od razu dać jej olejek i mydło różane. Mówiła mi, że lubi ten zapach, bo kojarzy jej się z młodością. Ani nie umrze, pani Sabinko. Powiedziałam, choć to nieprawda, bo staruszka jest naprawdę wiekowa. Wszyscy kiedyś umrzemy, rzuciła filozoficznie. Drzwi się zamykają, usłyszałam szczęk łańcucha i po chwili pani Sabinka pojawiła się w całej jej pudrowo różowej krasie. Przyglądała mi się uważnie. Pani to się chyba zakochała, pani Małgosiu. I bardzo dobrze. Taka śliczna młoda kobieta powinna się zakochać, a nie tak sama i sama. Nie dodała nic na temat moich kilkumiesięcznych pożal się Boże związków. Musiała widzieć, jak ten czy ów przychodził do mnie czasami. Jest damą, więc nie komentuje takich spraw. Skąd pani wie? Uśmiecham się z wysiłkiem, bo mdłości podchodzą mi do gardła. Widzę po błysku w oku. I Tadeuszek mówił, że tym razem to dobry chłopak. No, skoro pan Tadeuszek zaaprobował Dymityra, ma rację. Modliłam się o koniec tej konwersacji. Pan Tadeusz, o mało nie dodaję, jest. To mądry człowiek. Życiowy, owszem. Pokiwała siwą głową z loczkami. Miała na nich siateczkę. Naprawdę. Na szczęście w końcu wręczyła mi ciężką reklamówkę z listami i wspomnianym dyplomem. Podziękowałam jej raz jeszcze, obiecałam, że wpadnę z prezentem — kryguję się wdzięcznie — i chowam się we własnym korytarzu. Postawiłam reklamówkę z listami na stole i poszłam umyć twarz. Kurzu nie jest tak wiele. Jutro pójdę po jakieś zakupy. Położyłam się na kanapie, żeby napisać wiadomość do Dymityra — Jestem w mieszkaniu, wszystko dobrze idę spać. Piszę też do ojca, że pewnie odwiedzę go w najbliższych dniach, bo wróciłam. Obaj odpisują mi serduszkiem. Zmówili się chyba. Przeczekam mdłości. Dopiero później się rozpakuję. Cięgam po reklamówkę, żeby zobaczyć ten dyplom. Moja ręka natrafia na jakąś paczkę. Ciekawe, co to jest. Wyciągnęłam prostokątną kopertę bąbelkową zaadresowaną dziecinnym pismem. Kochany kubrat, wysłał mi tę swoją książkę. Przyszła tego samego dnia, w którym wyjechałam do Bułgarii, ale numer. Muszę ją przeczytać, pomyślałam, szarpiąc kopertę oklejoną taśmą. Sądziłam, że dwunastolatek może napisać tylko jakieś opowiadanie. Książka jest ciężka. Nagle zaparło mi dech i mdłości wróciły ze zdwojoną siłą. Nie, nie, nie. To nieprawda, Margarito. To niemożliwe, żeby mały Kubrat zabrał księgę bratu, a potem wysłał bezcenną księgę Bogomiłów zwyczajną pocztą. To się nie dzieje naprawdę. Przecież żaden rentgen by tego nie przepuścił. Teraz wszędzie szukają bomb, zwłaszcza w przesyłkach pocztowych. Ręce mi się trzęsły. Nikt nie zwrócił uwagi na taką paczkę? Bezcenne znalezisko zawinięte jedynie w kilka warstw folii? Jak to się stało, że książka była praktycznie nienaruszona? Wyglądała, jakby miała pięćdziesiąt lat, a nie tysiąc. Teraz naprawdę z zwymiotuję z nerwów. Co ja mam robić? Oddychaj, Margarito. Oddychaj. Z koperty wypada złożona na pół kartka. Kochana siostro. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Pomyślałem, że chciałabyś dostać wyjątkowy prezent. Chyba każdy by chciał, prawda? Więc ci go wysyłam. I powiem ci jak profesor Dumbledore haremu, kiedy dawał mu pelerynę niewidkę. Korzystaj mądrze. Kubrat. P.S. Nie mów mamie ani tacie. Nie mów też krumowi, bo mnie zabije. Nikomu nie mów. Ja na urodziny bym chciał, żebyś przyjechała nas odwiedzić. Posłowie. Bogomili istnieli naprawdę. Sekta powstała w Bułgarii w dziewiątym wieku na podłożu buntu przeciw bizantyjskim wpływom, jej wyznawcy ostro przeciwstawiali się ówczesnemu systemowi społeczno-religijnemu, w którym przywileje mieli duchowni oraz ludzie bogaci, natomiast biedni byli pozbawieni podstawowych praw. Członkowie sekty odrzucali większość dogmatów. Negowali mękę Chrystusa, sprzeciwiali się opisanym w księdze rodzaju stworzeniu świata i człowieka, uważali, że pierwotnie istniał tylko samotnie panujący Bóg, a Syn Boży i Duch Święty były jedynie jego emanacjami. Szatan według bogomiłów był nie tylko upadłym aniołem, lecz także kimś w rodzaju syna marnotrawnego. Bóg pozwolił mu na stworzenie własnego królestwa i tak powstał świat materialny wraz z nowym niebem. To Satanael ulepił najpierw Adama, a następnie Ewę, którą uwiódł i spłodził z nią Kaina oraz Kalomene. Bóg widział złocznione przez Satanaela i posłał drugiego syna na ziemię, aby uratował ludzkie dusze. Bogomili krzewili wiarę ostrożnie i w tajemnicy przed duchowieństwem prawosławnym. Wszystkie zgromadzenia praktykowały ascezę. Niektóre stosowały ścisłe posty i samobiczowanie. Mnisi nie budowali świątyń, nie odprawiali liturgii, nie uznawali świętych. Rzeczy ziemskie nie stanowiły przedmiotu ich zainteresowania. Materie uważali za twór szatana. Tylko duch był boskim dziełem. Tajemna Księga Bogomiłów także istniała. Bogomilski mnich, Bazylii Bułgar, zaniósł ją do Konstantynopola. Tam w roku 1118 został spalony wraz z grupką swoich zwolenników. Odmówili oni wyrzeczenia wyznawanych poglądów, chociaż widzieli przygotowane na kaźń stosy. Księga zachowała się wyłącznie w przekładzie łacińskim pod tytułem... Oto tajemna wiara heretyków z Konkorecco, przeniesiona przez ich biskupa, bułgara Nazariusza, a przepełniona błędami. Utwór ma formę dialogu Chrystusa z apostołem Janem, w którym przystępnie wyłożono naukę Bogomiłów. Łacińskie kopie owej księgi znajdują się dziś w Carcassonne oraz w Wiedeńskiej Bibliotece Narodowej. Nie wiadomo kto i kiedy je wykonał, ale istnieją przypuszczenia, że powstały w Płowdliwie. Wtedy Filipopolis, w jednym z najstarszych zgromadzeń bogomilskich. Niektóre doniesienia mówią nawet o pierwszym zgromadzeniu. Aleksy I Komnen istotnie panował w Bizancjum w latach 1081-1118. Zmarł 15 sierpnia. Pod koniec życia szczególnie aktywnie dążył do pokojowego ograniczenia wpływów sekt chrześcijańskich, głównie paulicjan i bogomiłów. Powodem mogło być szybkie rozprzestrzenianie się wyznawców tych odłamów chrześcijaństwa na obszarze cesarstwa na przełomie XI i XII wieku. Sprawa jego śmierci jest dość zagadkowa, dlatego pozwoliłam sobie na licencja poetika i opisałam ją tak, jak to sobie wyobrażam. Niektóre źródła podają, że Jan Chrzciciel zginął w 32 roku, czyli przed śmiercią Chrystusa. Większość badaczy twierdzi jednak, że baptysta był świadkiem męczeńskiej śmierci Mesjasza, a dopiero potem został zatrzymany przez Herodiadę i ścięty wskutek jej intryk. O wędrówce Jana i uczniów do Jerozolimy mówią niektóre z apokryfów. Większość tego wątku jest jednakże objęta licencja poetika. Płowdiv to miasto w południowej Bułgarii. Wszystko, co o nim napisałam, jest prawdą. W książce opisuje między innymi swoje wspomnienia. Moja babcia mieszkała na ulicy patriarchy Eftimia. Jedna z moich kuzynek na ulicy Radost. Jest jedna różnica. Kamienicę wyburzono, kiedy byłam bardzo mała. Gitka, znacznie ode mnie młodsza, nie mogła mieć zatem wspomnień związanych z tym miejscem. Proszę mi to wybaczyć. Zależało mi ogromnie, aby przywrócić pamięci stary dom. Opis ruin niestety jest prawdziwy. Dziedzictwo trackie ogrodzono siatką, zalewa je woda, antyczne ruiny pokrywa dzika roślinność. Jako dziecko bawiłam się tam z przyjaciółkami. Znajdowałyśmy kości i naprawdę rywalizowałyśmy, która znajdzie więcej czaszek z zębami. Mam nadzieję, że to wyznanie nie spowoduje żadnych kłopotów. Dla usprawiedliwienia dodam, że miałam wtedy osiem lat. Dziękuję wszystkim, którzy we mnie wierzyli i wspierali na każdym kroku, nie tylko podczas pisania kości proroka. Dziękuję Hani, która zaprosiła mnie do marginesów, redaktorowi Adamowi Pluszce za wszystko: redakcje, dobre słowa, cierpliwość i fachowość. Dziękuję mojej mamie, która wytrwale tropiła błędy. Przy okazji, za te, które pozostały, odpowiadam sama. Moim dwóm przyjaciółkom, pierwszym czytelniczkom, Ewie i Monice Teresie za ich cenne rady, przyjacielowi Danielowi Wyszogrockiemu za bezcenne wsparcie merytoryczne przy okazji wątku Koenowskiego. Zawsze? Moim dzieciom, które są moim szczęściem. Dziękujemy za wysłuchanie książki autorstwa Aubeny Grabowskiej pod tytułem Kości proroka. Czytała Magda Karel.